Macintosh, Dublin 1864 rok. Księga liczb. Temat odkupieni. Działanie łaski. Obecnie przystępujemy do nauki czwartej wielkiej części pięcioksięgu Mojżesza. Charakterystyczna cecha tej księgi. Nie mniej się uwidacznia aniżeli w poprzednich trzech, o których była mowa. I tak w księdze rodzaju po opisie stworzenia świata potopu, opisie rozproszenia się narodów spod babilońskiej wieży, czytamy o wybraniu przez Boga rodziny Abrahama. W księdze wyjścia znajdujemy opis odkupienia. Księga kapłańska opisuje nam społeczność z Bogiem. I kapłańską służbę przed Bogiem. Księdze Liczb została przedstawiona pielgrzymka i zmagania na pustyni Izraela. I tak jest zadanie główne tych poszczególnych części Księgi Liczb, które także poruszają i inne zagadnienia nie mniej ważne. Dzięki swojemu wielkiemu miłosierdziu Bóg będzie towarzyszył tym wszystkim. Którzy są zainteresowani nauką Bożej Księgi. Dlatego wierzymy, że On sam będzie nami kierował przy rozpatrywaniu Jego księgi liczb. Niech więc Jego duch towarzyszy naszym myślom, naszemu pióru. żeby każda myśl i każde napisane zdanie było zgodne z Jego boskimi myślami, niechaj więc każda stronica, każda część. Nosi na sobie pieczęć jego aprobaty i niech służy do uwielbienia Jego, a także i dla duchowego wzrostu słuchających. Księga liczb. Rozdział pierwszy dnia pierwszego, drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Jachwę do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Dokonajcie spisu całego zgromadzenia synów Izraela według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn. Ty i Aaron dokonajcie przeglądu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż według ich zastępów. Z każdego pokolenia winien Wam towarzyszyć mąż, głowa rodu. A oto imiona mężów, którzy winni Wam towarzyszyć: z Rubena Elisur, syn Shedeura, z Simeona Shelumiel, syn Surishaddaya, z Judy Nachon, syn Aminadaba, i Zachara Netanel, syn Suara, Zabulona Eliab, syn Helona synów Józefa, Zefraima, Eliszama, syn Amichuda. Z Manasesa, Gamriel, syn Padaschura. Z Beniamina, Abidan, syn Gideoniego. Zdana Dana, Achiezer, syn Amishaddaja. Z Asera, Pagiel, syn Okrana. Zgada Gada, Eliasaf, syn Deula. Z Neftalego Achira, syn Enana. Ci zostali wezwani z całej społeczności, aby byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela. Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia, drugiego miesiąca. A każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż, liczono ich imiona jednego za drugim. Zgodnie z rozkazem Jahwe, dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków, według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż zdolnych do walki, tych których policzono w pokoleniu Rubena było 46 500 synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów licząc imiona i głowy wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu zwyż zdolnych do walki tych których policzono z pokolenia Symeona, było 59 300 Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż zdolnych do walki, tych których policzono z pokolenia Gada było 45 650. Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż zdolnych do walki, tych których policzono z pokolenia Judy było 74 600. Synów Izachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 zwyż, wszystkich zdolnych do walki, tych których policzono z pokolenia Zachara było 54 400. Synów zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu zwyż. Wszystkich zdolnych do walki, tych, których policzono z pokolenia Zabulona, było 57 400. Synów Józefa, synów Efraima, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, tych, których policzono z pokolenia Efraima, było 40 500. Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów licząc simiono dla dwudziestu wyż, wszystkich zdolnych do walki tych których policzono z pokolenia manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu synów beniamina ich potomków według szczepów i rodów licząc simiono dla dwudziestu wyż, wszystkich zdolnych do walki tych których policzono z pokolenia beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, tych których policzono z pokolenia Dana, było sześćdziesiąt dwa tysiące Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, tych których policzono z pokolenia Asera, było 41 tysięcy synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, tych których policzono z pokolenia Neftalego, było 53 tysiące Tak zostali policzeni ci, których spisał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było Dwunastu mężów po jednym z każdego rodu. Całkowita liczba synów Izraela zdolnych do walki, spisanych według swych rodów od lat 20 z wynosi w całości 603 550. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów. Jachwe bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami: Nie będziesz spisywał pokolenia lewiego. Według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą synów Izraela. Powierzysz natomiast Lewitom troskę o przybytek świadectwa, o wszystkiego sprzęty i cokolwiek do niego należy. Oni będą nosić zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiło swoje namioty. Gdy przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go Lewici. A gdy się zatrzyma, znowu go zbudują. Jeśli się zbliży do przybytku ktoś obcy, będzie ukarany śmiercią. Synowie zaś Izraela rozbiją namioty według swoich zastępów, każdy na swoim miejscu, w obozie, i każdy pod swoją chorągwią. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół przybytku świadectwa. Wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie synów Izraela. Lewici będą strzegli przybytku świadectwa. Synowie Izraela spełnili i wykonali wszystko, co Jachwe nakazał Mojżeszowi. Rozdział drugi. Potem Jachwe przemówił do Mojżesza i Arona tymi słowami: Niech synowie Izraela rozbiją namioty każdy pod swoją chorągią, pod znakami swoich rodów dookoła namiotu spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Od schodu Rozbije obóz Juda stosownie do oddziału swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachshon, syn Aminadaba. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 74 600. Obok nich zajmie miejsce pokolenie Izachara, którego wodzem ma być Netanel, syn Suara. Liczba jego wojska Według obliczenia wynosi 54 400. Następnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Halona. Liczba jego wojska, według obliczenia, wynosi 57 400. Wszystkich policzonych w obozie Judy, według ich zastępów 186 400. Oni pierwsi będą zwijać namioty. Od południowej strony będzie chorągiew obozu Rubena, rozłożonego według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedłara. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 46 tysięcy Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 59 300. Następnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada będzie Eliasa, syn Deuela. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 45 650. Wszystkich policzonych w obozie Rubena. Było według ich zastępów 151 450, jako drudzy będą zwijać namioty. Potem wyruszy namiot spotkania obu lewitów w środku ich obozów, według tego, jak rozbijali namioty, tak też ruszać będą każdy na swoim miejscu pod swoją chorągwią. Od zachodu będzie chorągiew obozu Efraima, rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Amichuda. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 40 500. Obok nich pokolenie Manassesa. Wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedachsura. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 32 200. Wreszcie pokolenie Beniamina. Wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 35 400. Wszystkich policzonych w obozie Fraima według ich zastępów było 108 100. Oni jako trzeci będą zwijać namioty. Od północy, stosownie do swoich oddziałów, będzie chorągiew obozu Dana rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Amistad. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 62 tysiące siedmiuset. Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera. Wodzem synów Asera będzie Pagiel, syn Okrana. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 41 tysięcy W końcu pokolenie Neftalego. Wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 53 400. Wszystkich policzonych w obozie Dana było 157 600. Oni jako ostatni będą zwijać namioty według swych chorągwi. Oto synowie Izraela spisani według swoich rodów. Pełna liczba policzonych w obozach według ich zastępów wynosi 603 550. Stosownie do rozkazu Jahwe, danego Mojżeszowi, Lewici nie zostali spisani razem z resztą synów Izraela. Izraelici wykonali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał Jahwe, obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz, każdy w swym pokoleniu i swym rodzie. Rozdziały pierwszy i drugi. Temat. Pierwszy spis mężczyzn zdolnych do walki. Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu tymi słowami przemówił Jahwe do Mojżesza. Na pustyni Synaj w namiocie zgromadzenia. Dokonajcie spisu całego zgromadzenia, Synów Izraela według szczepów i rodów licząc według głów imion wszystkich mężczyzn. Ty i Aaron dokonajcie przeglądu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż według ich zastępów. Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu. Sam wstęp do tego rozdziału przynosi nas na pustynię, gdzie podlegają spisowi tylko ludzie zdolni do walki. Ta podstawa jest wyrażona w sposób określony. I tak w Księdze Rodzaju nasienie Izraela zostaje nam przedstawione jako przebywające jeszcze w łonie swego ojca Abrahama. W Księdze Wyjścia znajdujemy Izraelitów pracujących nad wypalaniem cegieł w Egipcie. W Księdze Kapłańskiej oglądamy Izraelitów zgromadzonych wokół namiotu zgromadzenia. W Księdze Liczb widzimy ich na pustyni. Wychodząc z innego punktu widzenia, który potwierdza poprzednie spostrzeżenia, możemy powiedzieć, że w Księdze Rodzaju rozlega się głos powołania wybranych Boga. W Księdze Wyjścia oglądamy krew Baranka przelaną w odkupieniu świata. W Księdze Kapłańskiej jesteśmy zajęci oglądaniem oddawania czci Bogu i Jego służby w przybytku. Kiedy tylko otworzymy Księgę Liczb, a od razu przed nami pojawiały się pułki żołnierzy z ich znamionami, obozami, trąbami przekazującymi wojskowe sygnały. Wszystko to jest bardzo charakterystyczne i pokazuje nam, że księga, która jest obecnie przed nami otwarta, jest przepełniona żywym i szczególnie cennym dla nas materiałem. Cała księga, Biblia, każda jej część, każdy rozdział, każdy werset, ma swoje szczególne miejsce i zadanie. Dla każdego wersetu dane zostało szczególne miejsce w tej szczególnej, jeśli można tak nazwać, galerii Bożej Sztuki. Człowiek tutaj nie może cokolwiek wykorzystać lub ułożyć według własnego pomysłu, lub doszukać się czegoś porównywalnego o podobnym znaczeniu i ważności. Wszystko tutaj boskie, dokładne. I wszystko nosi na sobie pieczęć doskonałości. Czytający chrześcijanin jest w pełni przekonany o tym, z wielką powagą skłania głowę przed tym, czego jest tak pewne, dlatego że całe pismo jest natchnione, włączając w to i pięcioksiąg Mojżesza, zuchwałe i plugawe napady na czystość i zupełność pisma ze strony bezbożnych sił dawnych wieków. A także aż do obecnej chwili kontynuowanych, nie mają jakiegoś wielkiego wpływu ani swoich osiągnięć. Ludzie niewierzący, racjonaliści, mogą udowadniać i wskazywać na różne przekonywujące w ich mniemaniu dowody, chcąc tym samym ukazać swój wrogi stosunek wobec Boga, jako autora świętej księgi. Prawdziwy chrześcijanin, przeciwnie do tych wszystkich napadów na pismo święte, Znajduje pełny spokój, wierząc, że całe Pismo jest natchnione, i tak całkowicie odrzucając samą myśl, wyróżniania lub dzielenia ksiąg Biblii na ważne i mniej ważne my możemy z wielką korzyścią dla siebie porównywać zestaw, cel i plan tych ksiąg Tymoteusza 3,16. I czym bardziej będziemy się zagłębiać w tego rodzaju porównywanie i śledzenie celu tym bardziej będziemy zafascynowani pięknem, nieskończoną mądrością i cudowną zgodnością całości z każdą choćby najmniejszą częścią. Natchniony autor nigdy nie odbiega zbyt daleko od poruszanego zagadnienia w danej części księgi, obojętnie czego by to zagadnienie nie dotyczyło. Nigdy i nigdzie w Biblii nie znajdziecie czegoś, co nie byłoby w harmonii z głównym zagadnieniem, którym zajmuje się Biblia. Gdybyśmy chcieli rozwinąć tę myśl, chcąc udowodnić to wszystko, co dotąd powiedzieliśmy, to musielibyśmy kolejno omawiać wszystkie księgi Biblii. Nie chcemy tego czynić. Mądry chrześcijanin nie potrzebuje udowodnienia. Dla niego jest wiarygodnym wszystko, co jest w Biblii zawarte. On szczyci się z wielkiej prawdy, że ta księga jest Bożą księgą zarówno jako całość, jak też i jej poszczególne części. A jego serce w pełni ufa temu, że w każdej części nie ma czegokolwiek, co nie byłoby w pełni wyjaśnione i nie byłoby na nim pieczęci Bożej, pieczęci jej autora. Posłuchajmy słów jednego z pisarzy, który mówi, że on jest bardzo głęboko przekonany o natchnieniu danym przez Boga jego pismu. I On utwierdza coraz bardziej i bardziej wszystkich, że tak rzeczywiście jest. I On każdego dnia coraz bardziej i bardziej staje się pewnym, odkrywając pełnię i doskonałość Pisma Świętego. Dlatego Własce Bożej staje się świadomym zadziwiającej spójności całego, jak i harmonii pomiędzy poszczególnymi częściami Pisma Świętego. Pismo święte wypływa ze źródła żywego, mówi ten pisarz, dlatego żywa siła kierowała przy składaniu w jedną całość go. I w tym jest zawarte wielkie znaczenie pisma. Nie można wydzielić lub odrzucić poszczególnej części bez naruszania całości, bez naruszania harmonii całości, dlatego że Bóg jest żywym centrum, z którego wypływa wszystko. Natomiast Chrystus jest żywym centrum, wokół którego grupują się wszelkie prawdy i którego one dotyczą, chociaż odnoszą się do różnych epok jego chwały. Duch Święty, jak gdyby jedynym boskim sokiem pobierającym swą potęgę ze swojego źródła, będącego w Bogu samym i przez małe gałązki, latorośle. Zabierające w sobie prawdy i świadczące o prawdzie i łasce tego, którego Bóg czyni celem, centrum i głową wszystkiego przebywającego w społeczności z Nim samym, tego, kto w tym czasie jest Bogiem wszystkiego i na wieki błogosławionym. Czym bliżej podchodzimy do centrum, dającego początek temu soku. Czym więcej upewnia się nasz wzrok w tej nieobjętej potędze, tego objawienia Bożego, którego końcowe gałązki dotykają nas i dotknęły, kiedy jeszcze byliśmy odłączeni i oddzieleni od Boga, przez co upewniamy się w konieczności przyjęcia tego objawienia. Uznajemy, że miłość służąca za źródło osiąga niewyrażalną doskonałość, a tym samym. Niemniej wszechstronnie się przejawiając, bez względu na nasze upadki i winy, za co dzięki Bogu. Wszędzie jest odkrywana osobowość Boża, objawiająca doskonałość swej miłości. Objawienia boskiej mądrości w odwiecznych planach Bożych, których objawił siebie Bóg, pozostają dla nas źródłem. Ciągłego śledzenia i każdego nowego odkrycia, które także przyczynia się do wzrostu naszego duchowego zrozumienia, i stanowi dla nas coraz bardziej jawną i zrozumiałą wielkość Bożego objawienia, i ukazuje na ile ten ogrom przewyższa nasze zrozumienie i pojęcie. Jest naprawdę przyjemnym przepisywać takie myśli z książek ludzkich, a szczególnie z książek człowieka który poświęcił całe 40 lat na bardzo dokładne studium słowa Bożego. W obecnych czasach, kiedy tak wielkie mnóstwo ludzi skłonny jest w sposób lekceważący odnosić się do wszystkiego co pochodzi z Biblii, dla nas jednak te słowa mają szczególne znaczenie. To wszystko wcale nie oznacza, że my stawiamy naszą wiarę w boskie pochodzenie Biblii w uzależnienie od świadectwa ludzkiego. Nasza wiara oparta jest na świadectwie samej Biblii. Słowo Boże, podobnie jak wszystkie dzieła Boże, mówią same za siebie. Słowo Boże samo o sobie świadczy. Ono mówi do naszego serca, ono potrafi przeniknąć do najgłębszych moralnych początków naszego wewnętrznego człowieka. Ono dochodzi do najbardziej tajnych zakątków naszej duszy. Ono obnaża człowieka przed samym sobą. Ono mówi tak, jak nie potrafi powiedzieć żadna księga na świecie. O Biblii my możemy powiedzieć to, co powiedziała kobieta z Samarii z miasta Sychar, która zobaczyła w Jezusie Chrystusa, dlatego że On jej powiedział wszystko, co ona uczyniła w swoim życiu. Jan 4,39. Biblia także mówi nam o wszystkim, co my uczyniliśmy. A to czyż nie świadczy o tym, że jest ona Słowem Bożym? Tylko poznanie Ducha Świętego może nas nauczyć rozpoznać i cenić wiarygodność i oczywistość, którą nam przedstawia Pismo Święte. Jednakowoż ono mówi też i samo za siebie, i nie potrzebuje świadectwa ludzkiego, ażeby stać się cennym dla naszej duszy. Nie powinniśmy się także kierować w naszej wierze tym, że nieomelnym dla Biblii świadectwem jest odzew ludzi na jej poselstwo, jak też i dopuszczać wątpliwość lub uzależniać prawdziwość jej świadectwa od wrogiego stosunku ludzi do niej. Jest rzeczą szczególnie ważną w naszych dniach posiadać serce przeniknięte autorytetem Pisma Świętego i bezspornym czynnikiem, jakim jest boskie natchnienie. Musimy także być przekonani, że ono wychodzi naprzeciw wszelkim potrzebom każdej duszy i w każdym czasie. Istnieją dwa wrogie dla Słowa Bożego kierunki. I tak pierwszy odrzuca to, że Bóg nam mówi przez swoje słowo, a drugi dopuszcza, że Bóg mówi do nas przez swoje słowo, ale w tym samym czasie utwierdza, że my nie jesteśmy w stanie Zrozumieć tego, co Bóg nam powiedział. Bardzo wielu ludzi z obrzydzeniem odwraca się od wszelkiego rodzaju nieczystości i różnych odmian niewiary, nie biorąc pod uwagę, że wszelki przesąd pozbawia ich możliwości korzystania i posługiwania się Pismem Świętym. W czym więc zapytujemy jest zawarta różnica pomiędzy ludźmi odrzucającymi możliwość mówienia Boga przez słowo do nas a drugimi, którzy mówią, że my tych słów zrozumieć nie możemy. Czy przez to nie pozbawiamy siebie słowa Bożego tak samo w obu przypadkach? Na pewno. Jeżeli Bóg nie może dać mi możliwości zrozumienia, że to on mi mówi, i skoro on nie może dać mi możliwości zrozumienia tego, to dla mnie jest to równoznaczne z tym, jakby on w ogóle do mnie nie mówił. Jeżeli Słowo Boże nie jest dostatecznie jasnym dla mnie bez potrzeby jeszcze dodatkowego wyjaśniania przez człowieka, to to nie jest Słowem Bożym. Jedno z dwóch czy darował Bóg nam swoje objawienie, niewiara mówi nie. Przesada zabobon mówi nam tak, ale nie można jego zrozumieć bez wyjaśnienia przez drugiego człowieka. I w ten sposób zarówno w tym, jak i też i w drugim przypadku. Pozbawiamy siebie ogromnych skarbów zawartych w słowie Bożym. Niewiara i przesąd, pomimo tego, że na pozór są różne od siebie, to jednakowoż razem nie czerpią z Bożego Objawienia. Dzięki Bogu, że On dał nam swoje Objawienie. On mówi do nas, i słowo jego może dosięgnąć naszego serca i jest dostępne dla naszego rozumu. Bóg także jest w stanie dać nam i zapewnienie, że to właśnie On mówił. Dla zrozumienia tego wszystkiego niepotrzebne jest jakieś działanie ludzkie. My nie potrzebujemy oświecać ciemność nocy, ażeby zobaczyć wschodzące słońce. Promienie tego światłotwórczego ciała mają taką moc, że potrafią same. Oświecić mroki choćby najciemniejszej nocy i nie potrzebuje jakiegoś marnego światełka do pomocy. My tylko potrzebujemy wyjść z ciemnego pomieszczenia, by zobaczyć działanie Słońca. Kiedy my przebywamy w ciemnym pomieszczeniu lub w piwnicy, to tym samym pozbawiamy siebie oddziaływania na nas promieni Słońca. To samo możemy. Powiedzieć i w stosunku do Pisma Świętego, jeżeli postawimy siebie w zależności od chłodnej i ciemnej niewiary lub przesądu, to nie doświadczymy na sobie działania boskiego objawienia. Po tym wstępie przystąpmy teraz do nauki nad jedną z części Pisma Świętego. W pierwszym rozdziale Księgi Liczb znajdujemy genologię, rodowód pokoleń izraelskich, Natomiast drugi rozdział mówi nam o znamionach tychże pokoleń. Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia, drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestych zwyż, liczono ich imiona jednego za drugim. Zgodnie z rozkazem Jahwe dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj. 1 od 17 do 19. Zwraca się ten głos do nas. Czy jest w tym wszystkim duchowa lekcja i dla nas? Te słowa powodują, że pojawia się przed nami pytanie. Czy mogę przedstawić i ja swoją genealogię lub swój rodowód? Musimy się obawiać, że znajdzie się niewielu, którzy siebie nazywają chrześcijanami, którzy mogliby tego dokonać. Na pewno nie będą to tysiące, a może tylko setki. Oni nie mogą z głębi serca i twardo objawić wszystkim, my jesteśmy dziećmi bożymi. 1 Jana 3.2. Wszyscy bowiem dzięki tej wierzy jesteście synami bożymi w Chrystusie. Jezusie, jeśli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem abrahamowym. I zgodnie z obietnicą dziedzicami Galacjan 3, od 26 do 29. Albowiem wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są Synami Bożymi. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Rzymian 8, rozdział 14 i 16 wiersz, oto rodowód człowieka chrześcijanina, jemu też został dany przywilej aby mógł ten rodowód wszystkim przedstawić. On jest zrodzony z góry. On otrzymał nowe narodzenie, to jest od wody i od ducha, przez słowo Boże i Ducha Świętego. Porównaj Jan 3:5, Jakub 1:18, 1 Piotra 1:23 i Efezjan 5:26. Chrześcijanin wywodzi swój rodowód bezpośrednio od Chrystusa z martwy wstałego, i wyniesionego do najwyższej chwały i godności oto chrześcijański rodowód kiedy sprawa dotyczy naszego ludzkiego rodowodu cielesnego to kiedy my dojdziemy do tego samego początku i uczciwie przedstawimy jego to możemy przyznać się że pochodzimy od upadłego grzesznego naczelnika rodu nasz ród jest rodem upadłych grzeszników nasze dziedzictwo utracone nawet nasza krew jest zarażona zarazą grzechu. Jesteśmy bezpowrotnie zgubionymi grzesznikami i nigdy nie powrócimy do pierwotnego stanu. Zarówno stan niewinności, jak i związane z nim dziedzictwo zostało utracone na zawsze. Człowieczy rodowód może prowadzić przez szlacheckie rody, rody książęce i królewskie. Jeśli jednak będzie chciał przedstawić swojego naczelnika rodu to będzie musiał stwierdzić, że naczelnikiem mego rodu jest upadły, zgubiony, wygnany z obecności Bożej człowiek. A żeby poznać istotę jakiegoś przedmiotu, należy dojść do jego pochodzenia. Tak właśnie patrzy na sprawy i tak właśnie sądzi o nich Bóg. Jeżeli my chcemy mieć prawidłową ocenę, to należy tak samo myśleć, jak Boże osąd o ludziach, i o wszelkich zagadnieniach z nimi związanych. Natomiast osąd ludzki zmienia się z dnia na dzień na skutek tego wiara, i zdrowy rozsądek mówią nam, że bardzo małe znaczenie ma to, co ludzie o tym sądzą. Porównaj 1 Koryntian 4:3. To wszystko jest naprawdę nieważne. Dlatego też bardzo dobrze zrobimy, jeśli zrozumiemy zupełną beznadziejność człowieka. I jego sądu, a to daje naszej duszy spokój i równowagę, a także świętą godność, która czyni nas sposobnymi, aby unosić się w sposób duchowy ponad wszelkimi okolicznościami. A jakie znaczenie ma wielkość, godność ziemska? Czy to jest zawarte w rodowodzie, którego początek bierze się od grzesznego Praojca? Człowiek może chlubić się swoim pochodzeniem dotąd, dopóki on nie pomyśli o jego prawdziwym pochodzeniu. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Psalm 51, wiersz 7. Takie jest pochodzenie człowieka i takie jest jego urodzenie. Czy może komuś przyjść na myśl, aby chlubić się takim rodowodem? Na to stać jest tylko człowieka, którego umysł zaślepił Bóg tego świata. Inaczej ma się sprawa z chrześcijaninem. Jego narodzenie jest niebiańskie, korzenie jego genealogicznego drzewa karmią się sokami odnowionego stworzenia. Śmierć nie jest w stanie przerwać jego rodzinnych więzi, dlatego jego rodowód ma swój początek w zmartwychwstaniu. My nie możemy w sposób lekceważący odnosić się do tego zagadnienia. Każdy powinien zrozumieć ten szczególny fakt. Z pierwszego rozdziału Księgi Liczb możemy bardzo lekko upewnić się, że dla każdego człowieka społeczności izraelskiej było obowiązkiem przedstawienie swojego rodowodu. Jakiekolwiek niedomówienia w tej sprawie pociągnęłyby zgubne następstwa. To wprowadziłoby do rodziny Izraela wielkie zamieszanie i spowodowałoby wyłączenie jednego członka synów Abrahama z liczby obywateli państwa Izraela. Trudno sobie nawet przedstawić, aby Izraelita zapytany o rodowód mógł dawać jakieś niejasne wyjaśnienia, tak jak to czynią współcześni chrześcijanie. My nie możemy sobie przedstawić, aby on mówił: Ja nie mam pewności co do swojego pochodzenia. Żyję nadzieją, że będę należał do narodu Izraela, przestrzegam tych samych praw i obyczajów, ale pewności co do zaliczenia mnie do Izraela Bożego, to nie mam. Czy byłby nam zrozumiały taki stosunek? Na pewno nie. Tym bardziej trudno sobie przedstawić człowieka, który tkwi w przekonaniu, że do nastania dnia sądu ostatecznego nikt nie może twierdzić, że należy do prawdziwego Izraela Bożego. Jesteśmy pewni, że takie wątpliwości, myśli, pytania były zupełne obce dla Izraela. Każdy członek społeczności Bożej Zanim został powołany, aby zająć miejsce w szeregach żołnierskich, musiał przedstawić swój rodowód. Każdy mógł, podobnie jak Paweł Starsu, powiedzieć, obrzezany w ósmym dniu z rodu Izraela z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków. Filipian 3:5. Wszystko wyszczególnione, jasne, zgodne z przyjętymi normami. I on mógł być przyjęty w szeregi wojska, aby potykać się z wrogiem swoim pośród pustyni. Czyż wobec tego nie zadamy pytania, które nasuwa się samo? Jeżeli Hebrajczyk mógł być pewny swojego rodowodu, swojego pochodzenia, to dlaczego by tego mógł być pozbawiony chrześcijanin? Drogi przyjacielu, zważ bardzo dokładnie to zagadnienie. Jeżeli należysz do wielkiego mnóstwa ludzi, którzy nie mogą uzyskać pewności o swoim duchowym stanie, o swoim duchowym pochodzeniu, o swoim duchowym zrodzeniu, to pomyśl, bardzo proszę Ciebie, i wysłuchaj przekonywujących wywodów w tym przedmiocie. Może zechcesz nas zapytać: A w jaki sposób ja mogę być pewnym, że ja rzeczywiście jestem dzieckiem Bożym, że jestem uczestnikiem ciała Chrystusa? Odrodzony Słowem i Duchem Bożym. I oddałbym wszystko, co mam, aby wyjaśnić sobie to ważne zagadnienie, dlatego że podejmując się pracy nad tym zagadnieniem, właśnie w tym celu chcemy napisać nasze uwagi i wyjaśnienia, przychodząc z pomocą potrzebującym duszom. Bardzo pragniemy, na tyle na ile nam Bóg pozwoli odpowiedzieć na ich potrzeby, rozwiązując i rozpraszając ich wątpliwości. Usuwając wszelkie kamienie z drogi, i tak przede wszystkim odnotujmy charakterystyczną linię odróżniającą bez wyjątków wszystkie owce Bożego stada. To jest bardzo proste i w wyższym stopniu przywilejem. Jeżeli byśmy w pewnej mierze nie posiadali tego, to tym samym oznaczałoby, że my nie należymy do ludu nieba. Jeżeli natomiast my to posiadamy, władamy tym, to oznacza, że my bez najmniejszej wątpliwości należymy do nich, a tym samym w każdej chwili możemy przedstawić nasz rodowód. Co to więc za linia, co to za zakres? Jakie jest tutaj rodzinne podobieństwo? Sam Pan Jezus wskazuje na to, a jednak mądrość jest usprawiedliwiona przez swe czyny Łukasz 7:35. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Mateusz 11, 19 Wszystkie dzieci mądrości, od dni ABLA aż do czasów obecnych, posiadały tą szczególną cechę, właściwą dla całego ludu Bożego, i nie było nikogo, kto by tego nie posiadał. Wszystkie dzieci Boże, wszyscy synowie mądrości przez wszystkie czasy, w większym lub mniejszym stopniu, przejawiali tą cechę. Oni Przyznawali rację Bogu. Zważ więc na ten fakt, chociaż być może jest on niezrozumiały dla ciebie, bo cóż to znaczy przyznać rację Bogu? Chcę wyjaśnić to wszystko przykładem wziętym z Pisma Świętego. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział, czytamy. I cały lud, który go słuchał, i nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Farzeusze, zaś uczeni w piśmie, udaremniali zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując Chrztu od niego. 29. 30 wiersz. Tutaj oglądamy dwa rodzaje ludzi stojących koło siebie: celnicy i prosty lud przyznają słuszność Bogu i osądzają samych siebie. Farzeusze usprawiedliwiają siebie, osądzają Boga. Pierwsi uznawali Chrzest pokuty Jana, drudzy odrzucali ten Chrzest, odrzucali pokutę upokorzenie i samoosądzenie to wszystko powinno spowodować w sercu każdego człowieka bardzo głęboką refleksję tutaj zostały przedstawione dwie rzesze ludzi na które dzieli się cały ród ludzki od czasów Abla i Kaina aż do naszych dni oto kamień graniczny od którego możemy liczyć nasze dni a więc czy zajęliśmy miejsce na którym my możemy osądzić samych siebie czy w gorącej pokorze przed Bogiem upadliśmy przed Nim jako nic nieznaczący proch? A to oznacza przyznać rację Bogu. Są to dwa nierozdzielne fakty, które są tym samym. Człowiek osądzający samego siebie przyznaje rację Bogu. Człowiek przyznający rację Bogu osądza samego siebie. I z drugiej strony, człowiek usprawiedliwiający siebie osądza Boga. Człowiek osądzający Boga usprawiedliwia siebie, i tak bywa zawsze. Zauważmy przy tym, że kiedy człowiek staje na gruncie pokuty i samosądzenia, to Bóg zajmuje miejsce usprawiedliwiającego. Wszystkie jego dzieci przyznają rację jemu, i on usprawiedliwia wszystkie swoje dzieci. W tej samej chwili, kiedy Dawid wypowiedział: Zgrzeszyłem. Usłyszał odpowiedź: Bóg zdjął z ciebie twój grzech. Druga Samuela 12,13 Boże przebaczenie idzie zaraz za wyznaniem grzechu. Dlatego też to wszystko staje się oczywistym i nic nie jest bardziej bezmyślnym i głupim, jak usprawiedliwianie samego siebie. Mądrym jest każdy, kto samego siebie osądza, a tak postępują dzieci mądrości. Nic tak nie świadczy o prawdziwym charakterze dzieci mądrości jak nawyki i duch pokory. Także się okazuje sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Psalm 51, 6 wiersz. Żadną miarą Bóg przecież musi się okazać prawdomównym, każdy zaś człowiek kłamliwy zgodnie z tym, co napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy cię. Sądzą, Rzymian 3,4. I z drugiej strony nic tak nie obnaża ludzi nienależących do tej rodziny, jak duch samousprawiedliwienia. Ciało odrzuca wszystko i wszystkich poza nią samą. Kiedy jednak zaczyna się praca łaski, wtedy ona powoduje pragnienie osądzenia naszego ja i zajęcie samego niskiego miejsca przed Bogiem. Oto gdzie jest ukryta tajemnica błogosławienia i pokoju duszy. Wszystkie dzieci Boże stały na tym gruncie. Wszyscy odczuwali oddziaływanie na siebie tej szczególnej cechy synowskiego charakteru. Wszyscy także doścignęli szczególny nastrój. W całej rodzinie wyższej mądrości nie znajdziemy ani jednego wyjątku odbiegającego od tych norm, o których była mowa powyżej. Dlatego możemy każdemu powiedzieć, że jeżeli on został doprowadzony do odkrytego czysto serdecznego wyznania, które to. Z powodu zobaczenia w sobie upadłego grzesznika, i osądzenie siebie, i zajęcie miejsca prawdziwie pokutującego winowajcy. To tym samym on jest jednym z dzieci mądrości, dlatego bez wahania może przedstawić swój rodowód. Dlatego bardzo prosimy każdego, słuchającego te słowa, aby to pytanie najpierw zadał sobie. Dlatego, że nikt nie może stanąć przed tą lub tamtą chorągwią i znamieniem, dopóki nie ma możliwości przedstawienia swojego rodowodu. Innymi słowami, mówiąc, nie można na pustyni tego świata zajmować stosownego miejsca w armii, dopóki nie zostanie rozwiązane to zagadnienie. W jaki sposób mógłby Izraelita w dawnych czasach zająć swoje miejsce w zgromadzeniu? w jaki sposób mógłby zająć stosowne miejsce w swoim półku na pustyni lub liczyć na jakiś postęp w swoim życiu, gdyby on nie mógł przedstawić dokładnego, czytelnego rodowodu swojego. To byłoby dla niego nie do pomyślenia. To samo dotyczy i nas obecnie. Nie ma żadnej możliwości, aby cokolwiek osiągnąć w życiu wśród pustyni tego świata, nie ma możliwości, aby czegokolwiek oczekiwać, czy to zwycięstwa w życiu duchowym, bądź błogosławieństwa, jeżeli chrześcijanin jeszcze nie jest pewny swojego duchowego pochodzenia. My powinniśmy mieć prawo by wypowiedzieć. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Wiemy, że jesteśmy z Boga. Myśmy je widzieli. 1 Jana 1:2, że znacie Ojca Poznaliście tego. Pierwszy Jana 2,11. Macie namaszczenie od świętego. Pierwszy Jana 2,20. My jesteśmy z Boga. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. 4,16. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś święty Boga. Jan 6,69. Bez tego. Nie można liczyć na jakikolwiek postęp w chrześcijańskim życiu w drodze do nieba. A czy ty, drogi przyjacielu, możesz przedstawić swój rodowód? Czy to wszystko jest dla ciebie w pełni jasne? Wierzysz, jesteś pewny swojego pochodzenia? Kiedy spotykasz się sam na sam ze swoim Bogiem, to czy to zagadnienie zostało rozwiązane pomiędzy tobą a Bogiem? Sprawdź dokładnie, czy tak jest naprawdę. Nie można do tego odnosić się powierzchownie. Nie ograniczaj się tylko do mówienia o tym. Nie mów, ja jestem członkiem Kościoła, ja uczestniczył w wieczerzy pańskiej, wyznaję tą lub tą drugą religię. Zostałem wychowany w pobożnej rodzinie, prowadzę moralne życie, nie czyniłem i nie czynię nikomu krzywdy. Czytam Biblię i modlę się, okazuję pomoc potrzebującym. Uczestniczę we wszystkich pracach Kościoła. Wszystko to może być prawdziwym, jednak, pomimo tego wszystkiego, w Tobie może nie być nawet najmniejszego znaku Bożego życia. W Tobie może być brak choćby najmniejszego blasku nieba. Z tych wszystkich wymienionych zasług żadna nie wskazuje na to, że Ty posiadasz niebiańskie powołanie. To duch święty powinien świadczyć w tobie, że jesteś dzieckiem bożym, a to świadectwo jest zawsze związane z bardzo prostą wiarą w pana Jezusa Chrystusa. Kto wierzy w syna bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim synu. 1 Jana 5:10. Czyż więc nie należy szukać świadectwa w swoim własnym sercu? Czyż nie powinniśmy się opierać na naszych zewnętrznych przyjawach naszego życia w uczuciach i doświadczeniach? Czegoś takiego nie potrzeba. Nam potrzebna jest prosta, dziecinna wiara w Chrystusa o to, co nam potrzeba. Nam potrzebne jest wieczne życie w Synu Bożym i pieczęć wieczności Ducha Świętego. Tam jest potrzebne wierzyć w Słowo. Zaprawdę, zaprawdę, opowiadam Wam: kto słucha słowa Mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Jan 5:24. I to jest jedyny sposób, w jaki możemy ustalić nasz rodowód, i to jest także koniecznym dla Ciebie, gdyż w inny sposób nie zostaniesz wysłany na wojnę. My nie chcemy powiedzieć, że bez tego ty nie możesz zostać zbawionym. Niech Bóg zachowa nas przed taką myślą. Myślimy, że są tysiące prawdziwych członków prawdziwego Izraela, którzy nie mogą przedstawić swojego rodowodu. Jednak tutaj postawimy pytanie, czy oni są w stanie, aby iść na wojnę. Czy są więc dobrymi żołnierzami Chrystusa? Na pewno nie. Oni nawet nie wiedzą, co to oznacza prawdziwa walka, a wręcz przeciwnie. Tego rodzaju ludzie swoje wątpliwości, strach, chwilę mroku i cierpienia liczą za walkę, która prowadzi chrześcijanin. I to jest jedno z samych wielkich błędów, bardzo szeroko rozprzestrzenionych. Możemy bardzo często spotykać ludzi przygnębionych, smutnych, w bojaźliwym stanie ducha, którzy usprawiedliwiają siebie i nazywają to wszystko chrześcijańską walką. Jednakże to co mówią na ten temat Nowotestamentowe pisma jest czymś wręcz przeciwnym temu wszystkiemu. Prawdziwa walka ma miejsce w zupełnie innej sferze, w której strach i wątpliwości są nieznane. Gdyż przebywając w pełnym świetle zbawienia Bożego w Chrystusie z martwy wstałym, wstępujemy w wir walki dostępnej tylko nam jako chrześcijanom. Czyż w tym świetle możemy dopuścić myśl że nasza walka z uczynkami zakonu, nasza niewybaczalna niewiara, brak gotowości, aby poddać się praworządności Bożej, nasze różne wątpliwe pytania, domniemane odpowiedzi są tą chrześcijańską walką? W żadnym wypadku. Wszystko to powinno być liczone jako walka przeciwko Bogu. Walka chrześcijanina jest skierowana przeciwko diabłu. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciał, lecz przeciwko zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Efezjan 6, 12. Taka jest walka chrześcijanina. Ale czy taką walkę mogą prowadzić ludzie, którzy często się załamują, chrześcijanie wątpiący? Nie myślę, że mogą. Czy możemy sobie przedstawić Izraelitę walczącego na pustyni z Malkitami lub z Kanadyjczykami w ziemi obiecanej, który nie znałby swojego rodowodu lub nie znałby swojego znaku? Taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Każdy Izraelita wychodzący na wojnę miał w pełni wyrobiony, jasno określony pogląd na te sprawy. Jeżeli on przedtem tego sobie nie przyswoił, to na pewno nie zostałby zaliczony w poczet ludzi zdolnych do walki z wrogiem. Przy rozpatrywaniu tego tak bardzo ważnego zagadnienia o walce chrześcijańskiej, będzie pożytecznym, jeżeli zwrócimy naszą uwagę na trzy wypowiedzi Nowego Testamentu, w których zostały uwidocznione trzy rodzaje walk: Rzymian 7, rozdział od 7 do 24 wiersza, Galacjan 5,17, Efezjan 6, rozdział od 10 do 17 wiersza. Jeżeli czytający zechce przez chwilę zatrzymać się przy tych wypowiedziach, to postaramy się wyjaśnić charakter tych wypowiedzi. I tak Rzymian siódmy rozdział od 1 do 24 wiersza oglądamy walkę duszy przebudzonej, ale jeszcze nie w pełni uwolnionej duszy, a więc duszy odrodzonej, ale będącej jeszcze pod władzą prawa, wskazówką do tego, że tutaj mamy do czynienia z duszą przebudzoną. Są słowa. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, lecz zło, którego nie chcę. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię. Albowiem, wewnętrzny człowiek ma upodobanie zgodnie z prawem bożym. A tak mówić może dusza odrodzona. Niechęć do zła, pragnienie czynienia dobra. Znajdowanie zadowolenia wewnętrznym człowieku, który ma upodobanie w prawie bożym. Wszystko to jest oznaką nowego życia, są to drogocenne owoce odrodzenia. Żaden nieodrodzony człowiek nie może tak mówić. Jednak z drugiej strony znajdujemy w tych słowach świadectwo tego, że dusza jeszcze nie poznała pełnego uwolnienia, nie widać w niej radości pełnego uwolnienia, ani głębokiej świadomości zwycięstwa, ani także posiadanie pełnej miary duchowej siły. To wszystko potwierdzają słowa czyniąc zło, którego nie chcę. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? O chrześcijaninie, wiemy, że on nie jest człowiekiem cielesnym a duchowym, on nie jest zaprzedany grzechowi, ale jest odkupiony od jego władzy. On nie jest biednym człowiekiem wzdychającym o uwolnienie, ale człowiekiem błogosławionym, pewnym swojego uwolnienia. On nie jest słabym, nieczyniącym dobro. Nie jest niewolnikiem skłonnym do czynienia zła, ale człowiekiem wolnym, obdarowanym siłą ducha świętego i będącym w stanie powiedzieć: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Filipian 4.3. Nie mamy tutaj możliwości, aby dokładnie opisać to szczególne miejsce Słowa Bożego. Ograniczymy się tylko do przedstawienia jednego lub dwóch cytatów, które pomogą zrozumieć myśli i znaczenie tego zagadnienia. Jak wiemy, Wśród chrześcijan istnieje wiele poglądów w odniesieniu do tego rozdziału. Niektórzy odrzucają myśl, że ten rozdział przedstawia nam duchowe doświadczenia przebudzonej duszy, inni natomiast twierdzą, że jest to przedstawienie stanu wewnętrznego duszy chrześcijanina. My tutaj nie popieramy żadnego z nich, natomiast wiemy, że ten rozdział przedstawia nam stan duchowy prawdziwie odrodzonej duszy, ale która jeszcze jest świadomą swego złączenia z Chrystusem Zmartwychwstałym i świadomością potęgi Ducha Świętego. Natomiast wiemy, że ten rozdział przedstawia nam stan duchowy prawdziwie odrodzonej duszy, która jest świadoma swego złączenia z Chrystusem Zmartwychwstałym i świadoma potęgi Ducha Świętego. Setki chrześcijan... Znajdują się w położeniu przedstawionym przez siódmy rozdział listu do Rzymian, chociaż powinni byli już zająć miejsce opisane nam przez ósmy rozdział. Dlatego, że według swojego stanu duchowego oni nie wyszli jeszcze spod prawa, oni jeszcze nie liczą się z tym, że są zapieczętowani duchem świętym, jeszcze nie uzyskali pełnego zwycięstwa w Chrystusie zmartwychwstałym i uwielbionym. Oni ciągle mają wątpliwości, ciągle skłonni są wołać biedny ja człowiek, kto mnie wybawi? Czyż chrześcijanin nie został już uwolniony? Czyż on nie jest zbawiony? Czyż on nie został błogosławiony? W umiłowanym wszelkim błogosławieństwem nieba? Czyż nie został złączony z Chrystusem? Czyż nie powinien o tym wszystkim wiedzieć? Czyż nie powinien tym się posługiwać? Tak powinno być. Dlatego też nie jest koniecznym dla Niego, aby On znajdował się w położeniu opisanym w Rzymian 7 rozdziale. Jemu został dany przywilej śpiewania, pieśni, zwycięstwa, patrząc na niebo i pusty grób Pana Jezusa. Jemu dano chodzić w świętej wolności, w której uwalniając nas postawił Chrystus. W liście do Rzymian 7 rozdziale jest mowa nie o wolności, a o niewoli, wyłączając prawda ostatni okrzyk duszy – Dzięki Bogu. Jest jednak koniecznym, aby każda dusza przeszła przez ten duchowy stan, który został z tak wielką siłą przedstawiony. Będąc świadomym tego, dla nas jest o wiele lepszym w sposób jawny zajmować miejsce, które zostało nam przedstawione w rozdziale siódmym listu do Rzymian, aniżeli liczyć na siebie, że już osiągnięte zostało położenie opisane w Rzymian ósmym rozdziale. Przy czym w rzeczywistości tego nie osiągając. Jednak wszystko to nie usuwa pytania związanego z miejscem, które przedstawiają nam dwa rozdziały Pisma Świętego. Obecnie nasz wzrok skierujemy na walkę, która została nam przedstawiona w Galacjan 5.17. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Ten werset bardzo często jest cytowany jako przykład ciągłej służby Grzechowi, kiedy w rzeczywistości on zawiera w sobie tajemnicę bezustannego zwycięstwa nad Grzechem. W Wierszu XVI czytamy: Oto, czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Jest koniecznym odnotować, że w Galacjan 5.17 nie ma mowy o wzajemnej walce pomiędzy dwoma naturami naturze starej i nowej, ale o walce pomiędzy Duchem Świętym a ciałem. Stąd też autor dodaje, stąd też nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Gdyby Duch Święty nie żył w nas, to bezustannie wykonywalibyśmy uczynki ciała, jednak z powodu tego, że On mieszka w nas, a żeby za nas walczyć, to jesteśmy tym bardziej zobowiązani nie czynić zła, ale ku naszemu dobru jesteśmy w stanie czynić dobro. I to jest właśnie udowodnienie różnicy pomiędzy Rzymian 7,14-15, a Galacjan 5-17. I tak w pierwszym wypadku mamy do czynienia z nową naturą, jednak jeszcze jesteśmy pozbawieni, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko nowego człowieka, ale także i siły Ducha Świętego. Nie należy przy tym zapominać, że nowa osobowość człowieka znajduje się w pełnej zależności. W stosunku do siły ono jest uzależnione od Ducha Świętego, w stosunku do ukierunkowania jest uzależnione od Słowa Bożego. Jednak siła objawia się tam, gdzie przebywa Duch Święty. Można obrażać i zasmucać Ducha Świętego, jednak w Galacjan 5.16 znajdujemy bardzo jasną wskazówkę, że postępując według Ducha otrzymujemy wierne i ciągłe zwycięstwo nad ciałem. Dlatego też posługiwanie się Galacjan 5.17 w celu udowodnienia, że chrześcijanie jest słabym i musi dogadzać swojemu ciału, jest wielkim błędem. Nauka, która jest zawarta w tych słowach, jest czymś przeciwnym do tego. Chcemy jeszcze powiedzieć kilka słów na temat Efezjan 6 rozdziału 10 do 17 wiersza. Tutaj mamy przed sobą walkę pomiędzy chrześcijanami a siłami ciemności, które działają na powietrzu. Kościół ma swoje pochodzenie w niebie. Dlatego też charakter niebiański powinien mieć i jego chodzenie, i w jego słowie. My powinniśmy się starać, aby przebywać w naszym niebiańskim położeniu, utwierdzać się i zakorzeniać się w naszym dziedzictwie. Diabeł natomiast stara się wszelkimi siłami, aby przeszkodzić w tym, a to powoduje walkę, jest przyczyną tego, że otrzymujemy oręż Boży. Dzięki któremu możemy sprzeciwiać się temu potężnemu wrogowi. Tutaj nie mamy możliwości, aby dokładnie przyjrzeć się tej zbroi Bożej. Chcemy tylko uwagę każdego, czytającego te słowa, zwrócić na te trzy miejsca pisma świętego, związane z tematem, który rozpatrujemy z Księgi Liczb. Nie ma czegoś bardziej interesującego od tego, i my nie możemy w dostatecznym stopniu zwracać uwagę na prawidłowy kierunek każdego, Zainteresowanego tą duchową walką. Każdy powinien starać się zrozumieć charakter tej walki, jak też i miejsce, w którym ona się odbywa. Jeżeli my idziemy do walki, a nie wiemy, na czym ona polega, nie zwracając uwagi na nasz rodowód, to nie mamy żadnych podstaw do tego, aby zwyciężyć. Jednakże, prócz tego, o czym była mowa, żołnierz powinien wiedzieć także i pod jakim znakiem walczy. Te dwie cechy były konieczne dla życia i postępu w pustyni do odniesienia zwycięstwa w walce. Te cechy były nierozdzielne. Jeżeli człowiek nie znał swojego pochodzenia, to nie mógł także wiedzieć, do jakich chorągwi należy. I gdyby przystąpił do walki, to spowodowałoby tylko zamieszanie wśród pułków bożych. Zamiast tego, aby zająć to miejsce, które było właściwe dla niego, on by tylko przeszkadzał innym. Każdy żołnierz musi znać swoje miejsce i zachowywać je, trzymać się w pobliżu jego. A to dawało możliwość posuwania się wszystkim pułkom do przodu, a także przyjęcia walki według ściśle określonych reguł. Żołnierz z pokolenia Benjamina miał swoje ściśle określone miejsce. Pokolenie Efraima miało swoje określone miejsce". Nikt nie musiał tracić czasu na to, aby ukazywać innym miejsce w ich szeregach. Prawo także obowiązywało wszystkie pokolenia Izraela w całym obozie Bożym. Każdy posiadał zgodnie ze swoim rodowodem, swoje miejsce w swoim oddziale pod odpowiednim znakiem chorągwią. A to wszystko było niezależnym od osobistej wyobraźni pojedynczego człowieka. Wszystko pochodziło od Boga. Bóg wypowiadał wojnę, Bóg ustanowił rodowód, przydzielał odpowiednią chorągiew. Nie było rywalizacji pomiędzy nimi, nikt nie porównywał jednego Izraelity do drugiego, bardziej zręcznego. Każdy musiał tylko zająć odpowiednie dla siebie miejsce i wykonywać powierzone jemu dzieło. Zarówno miejsca, jak i pracy wystarczało dla wszystkich. Zarówno największa różnica, jak też... I doskonała jedność była widoczna we wszystkim. Niech synowie Izraela rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dookoła namiotu spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Izraelici wykonali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał Jahwe. obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz każdy w swym pokoleniu i swym rodzie. Drugi rozdział drugi, czysty czwarty wiersz. I w taki sposób uznajemy, że podobnie jak w dawnych czasach w obozie Izraela, tak i w kościele naszych dni, Bóg nasz jest Bogiem porządku. Nie można sobie przedstawić czegoś bardziej uporządkowanego, aniżeli cztery oddziały, każdy pod swoją chorągwią, zawierające po trzy pokolenia ze swoimi znakami swoich rodowodów, zgromadzonych wokół namiotu zgromadzenia. Bóg wódz Pułków Izraela, wiedział jak ich ustawić, wiedział gdzie mają mieć miejsca jego żołnierze. Podawanie wątpliwość, że żołnierze nie byli rozmieszczeni zgodnie z najdoskonalszą taktyką wojenną, oznaczałoby wpadnięcie w straszne zabłądzenie. My jesteśmy w stanie chwalić się swoim postępem w rzemiośle i nauce. Możemy sobie też wyobrażać, że w porównaniu z naszą wiedzą, jak też i z najnowocześniejszą taktyką wojenną, armia Izraela przedstawiała w sobie wygląd gromady niezorganizowanych ludzi. Jednak tym samym byśmy tylko potwierdzili zupełny brak jakiegokolwiek rozeznania w nas samych. My możemy być pewni, że wzorcowy porządek i doskonała organizacja obejmowała cały obóz Izraela. Prosta i przekonywująca przyczyna była zawarta w tym, że cały obóz Izraela był zabezpieczony we wszystko, co jest niezbędnym, ręką Bożą. Dla nas wystarczającym jest wiedzieć, że wszystko było zorganizowane i zabezpieczone przez Boga, i możemy być przekonani, że i wszystko, co było polecone, zostało wykonane w sposób doskonały. A to jest bardzo prosty, ale i nieskazitelnie błogosławiony fundament. Na którym wszystko spoczywa. Musimy tutaj zaznaczyć, że to nie zadowoliłoby człowieka niewierzącego, a zresztą co mogłoby go zadowolić? Gdyż głównym celem niewierzącego jest, aby we wszystkim wątpić i nie wierzyć niczemu. On wszystko mierzy swoją własną miarą i odrzuca to wszystko, co nie mieści się w jego zrozumieniu, co nie odpowiada jego poglądom. Z niezwykle zimną krwią obmyśla zgodnie ze swoimi poglądami, przekazy, nakazy i zgodnie z nimi głosi swoje dowody. Charakterystyczna cecha, która towarzyszy wszystkim założeniom sceptyków, racjonalistów i bezbożników, zawarta jest w ciągłym wykluczaniu Boga. I to jest przyczyną, dlaczego i wywody są niewiarygodne. Niewiarygodne uprzedzenia prowadzą do niewiarygodnych wywodów. Z drugiej strony wierząca dusza w pokorze wybiera jako punkt swoich poglądów i zapewnień postawę, że Bóg istnieje i nie tylko istnieje, ale też i troszczy się o swoje stworzenie, wychodzi naprzeciw interesom ludzi i zajmuje się nimi. Jest to naprawdę wielka radość dla chrześcijanina. Niewiara to odrzuca. Wprowadzając w nasze życie Boga niszczy wszelkie dowody bezbożników, które są właśnie oparte na odrzucaniu Boga. Obojętni jakby to nie było, nie mówimy w celu, aby wchodzić z ludźmi bezbożnymi w dyskusję, ale aby podać dla duszy wierzącej słowa pokrzepiające. Nieraz przynoszą znaczną korzyść wszelkiego rodzaju ostrzeżenia przed tym całym systemem niewiary, który jest dla nas jawnym udowodnieniem, że On opiera się całkowicie na jawnym odrzuceniu Boga. Ten fakt skłania nas do refleksji nad całą pozycją tego świata. To wszystko w niedługim czasie runie. Jeżeli wierzymy w Boga, że on istnieje i działa, to ten fakt musi być brany pod uwagę przy rozpatrywaniu każdego zagadnienia. Na wszystko należy patrzeć z Bożego punktu widzenia. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeżeli my wiemy, że Bóg istnieje, to także powinniśmy wiedzieć, że człowiek nie może osądzać Boga. Jedynie sam Bóg może być sędzią zarówno dobra jak i zła, tego co jest godne jego i tego co jemu się nie podoba. To samo możemy powiedzieć i o słowie Bożym. Jeżeli Bóg rzeczywiście istnieje i jeżeli on mówi do nas i darował nam objawienie, to to objawienie nie może być przyswajane przez rozum ludzki. Ono znajduje się na wyższym poziomie niżeli sięga rozum ludzki. W jaki sposób może człowiek, dotykając Słowa Bożego, stosować normy, miary, wagi, poglądy ludzkie? A tak postępują ludzie z drogocenną Księgą Biblią i zawartą w niej Księgą Liczb, nad którą obecnie się zastanawiamy i którą chcemy w dalszym ciągu się zajmować, pozostawiając z boku niewiarę i jej wyliczenia. W naszych uwagach względem tej, jak i innych Bożych Ksiąg, musimy pamiętać, że na pierwszym miejscu ma być Księga. A następnie dusza czytającego. A więc księga jest zawartość, dusza i jej potrzeby. Należy tutaj zawsze mieć na uwadze, aby zajmując się tą pierwszą, nie pominąć tej drugiej i odwrotnie. Zajmując się sprawami duszy, możemy pominąć księgę. A więc musimy jednocześnie zajmować się jednym i tym drugim. Możemy stwierdzić, że każdy przekaz, czy to pisemny, czy też słowny, musi zawierać te oba interesy. Wtedy będzie z korzyścią dla obu. Istnieją kaznodziei, którzy bardzo uważnie studiują Słowo i bardzo głęboko wnikają w jego sens. Bardzo dobrze znają Biblię, czerpią z bardzo głębokiego źródła poznanie, gdyż bez tego każdy przekaz słowa jest bezowocnym. Jeżeli człowiek nie uczy się z Biblii z uwagą i modlitwą, to nie może przekazać słuchaczom zbyt wiele, gdyż jego przekaz nie będzie posiadał siły Bożej potrzebnej dla duszy. Wszyscy pracujący w pokładach Słowa Bożego powinni kopać dla samych siebie i to kopać bardzo głęboko. Należy także brać pod uwagę sprawę duszy, wniknąć w jej stan, starając się zaspokoić jej potrzeby. Jeżeli to nie bierzemy pod uwagę, to tym samym nauka nie będzie miała wpływu na duszę. W tym nie będzie tego, co mogłoby pociągnąć serce, niczego, co by mogło przeniknąć do głębin duszy. Ono okaże się zupełnie niezadowalającym i nieprzynoszącym owoców. Dlatego koniecznym jest, aby oba te warunki spełniały rolę w jednakowej mierze wspólnie pracując ze sobą. Człowiek ograniczający się tylko do nauki księgi, a nie stosujący tego w praktyce, nie osiągnie postępu. Tak samo i człowiek, który wychodzi naprzeciwko potrzebom duszy i tylko ogranicza się do tego, poniesie wcześniej czy później klęskę. Lecz ten, kto poświęca się zarówno jednemu, jak też i drugiemu, okaże się dobrym nosicielem zbawienia, Pana Jezusa Chrystusa. I według naszych możliwości chcemy być takimi nosicielami dobrej nowiny i dla naszych czytelników. I według miary tego, że czyniąc to razem, będziemy czynić postępy, posuwając się do przodu w nauce z otwartej przed nami Bożej Księgi. Pragnęlibyśmy nie tylko wyciągnąć z niej całe piękno i korzystać ze świętej nauki, ale cały czas być napełnieni myślą, że musimy także zwracać się do naszych słuchaczy, obojętnie kim by oni nie byli, z prośbą, aby to całe piękno znalazło zastosowanie w ich życiu. Wierzymy, że słuchający nie będzie miał nam za złe, że chcemy realizować ten zamiar. Dlatego też, zanim zakończymy omawianie tych pierwszych rozdziałów, Chcemy jeszcze postawić kilka pytań związanych z tym tematem. Najpierw chcemy zapytać, czy każdy ze słuchających te słowa zdaje sobie sprawę z ważności swojego rodowodu? Jesteś pewnym, że ty stoisz na stronie Boga? Bardzo Cię proszę, nie odkładaj tego ważnego pytania na bok. Zdecyduj dziś. Już Ciebie pytaliśmy, zapytamy jeszcze raz, czy możesz się wykazać znajomością swojego duchowego pochodzenia? A to jest pierwszy z warunków do wstąpienia w szeregi żołnierzy bożych. Próżna nadzieja każdego, że zostanie zaliczony w poczet pułków wojennych, dopóki nie zadecyduje o tym ważnym zagadnieniu. My tutaj nie mówimy, że bez tego człowiek nie może być zbawiony. Jesteśmy dalekimi od takich myśli, ale bez tego człowiek nie może wstąpić w szeregi wojsk bożych. Bez tego nie można przystąpić do walki ze światem, ciałem i diabłem. I dopóki jego serce przepełnione zwątpieniem i strachem w stosunku do zagadnienia przynależności do prawdziwego domu bożego. A żeby posiadać postęp, Dlatego, żeby podjąć tak ważną dla żołnierza Chrystusa decyzję, trzeba być w stanie, aby powiedzieć: My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. My wiemy, że z Boga jesteśmy. Oto warunek, decyzja, która towarzyszy wierzącemu. Żaden uczestnik tej silnej armii, która zgromadziła się przed namiotem Zgromadzenia wokoło, nie mógł mieć cienia wątpliwości w stosunku do swojego osobistego pochodzenia. Każde zagadnienie, każde zadane pytanie o tej dziedzinie spowodowałby tylko uśmiech na obliczu żołnierza. Każdy jeden z tych sześciuset tysięcy żołnierzy wiedział skąd pochodzi, znał swój rodowód i w rezultacie tego znał swoje miejsce i zajmował je jako dowód tej świadomości. To samo dotyczy żołnierzy stojących w szeregach Armii Bożej w naszych dniach. Każdy z tych żołnierzy musi mieć pełną świadomość, gdzie on należy, a także z jakiego rodu pochodzi. W przeciwnym razie nie będzie w stanie stanąć w szeregach, aby walczyć z wrogiem. Obecnie naszą uwagę skierujemy na znak znamię. Co to znaczy? Czy to oznaczało jakąś naukę? Czy ta sprawa dotyczyła jakiegoś systemu oddawania czci Bogu? Nie. Czy są tu brane pod uwagę kościelne ustawy? Nie. A może to dotyczy zakonu i całego systemu praw i obowiązków religijnych ceremonii o czymś podobnym nie ma tutaj mowy. Żołnierze Boga pod takim czymś nie walczą, jaki więc znak znamie bywało podniesione ponad pułkami bożymi? Posłuchajmy więc, co na ten temat mówi Słowo Boże. Korzeń jest stać będzie na znak dla narodów. Porówna Izaja 17,10. Wyjścia 17.15 Łukasz 2.34 Znamieniem, sztandarem był Chrystus. Oto jedyne znamieł Boże jedyne znamię pułków Bożych. Obóz tego wojska jest rozłożony na pustyni tego świata, żeby prowadzić walkę z wojskami wroga. Chrystus jest naszym znamieniem, naszą chorągwią dla każdego dzieła. Gdyby nam nie zostało dane to znamię to nie bylibyśmy w stanie prowadzić duchowej walki do której prowadzenia zostaliśmy powołani. Jako chrześcijanom, czyż należy nam wstępować w spory z powodów jakichkolwiek systemów chrześcijańskich lub duchowych, organizacji? Co mogą dać nam dobrego jakieś obrady, obyczaje czy ustawy? Czy idziemy na wojnę pod takim znamieniem? Boże, zachowaj nas przed czymś takim. Naszym przewodnikiem jest Biblia. Nasza duchowa organizacja, jedyne ciało Chrystusa, zorganizowane, połączone z żywą i uwielbioną głową swoją na niebiosach. Walka za coś mniej znacznego, niezgodną żołnierza chrześcijanina. Niestety, bardzo wielu ludzi, chociaż i wyznają swoją przynależność do Kościoła, w tym samym czasie zapominają o darowanym im przez Boga znaku i walczą pod zupełnie innym znamieniem. Pamiętajmy, że to pociąga ze sobą słabość, szkodzi naszemu świadectwu o Bogu i wstrzymuje nasz postęp. Jeżeli my chcemy stać na swojej pozycji w walce, to nie możemy tego zrobić pod jakimkolwiek innym znamieniem prócz Chrystusa i Jego słowa, słowa żywego i słowa napisanego. W tym jest zawarta nasza siła sprzeciwu naszym duchowym wrogom. Czym bliżej będziemy trzymać się Chrystusa, i to Chrystusa jedynego, tym silniejszymi będziemy, tym bardziej bezpieczne będzie nasze położenie. Mieć Jego za jedyną osłonę naszą, trzymając się zawsze w pobliżu Jego, opierać się na nim, oto nasz duchowy przywilej. Synowie Izraela rozkładali obóz według swoich chorągwi i według swoich rodów. Niech tak będzie z całą armią Kościoła Bożego. Nie każdy będzie w stanie wyrzec się wszystkiego oprócz Chrystusa. Niech raduje się z Niego nasze serce. Wywodząc nasz rodowód od Niego, wypiszemy Jego imię na naszej chorągwi, na naszym znamieniu, aby zgromadzać się wokół Niego w pustyni tego świata w drodze do domu. Zatrość się o to, drogi Przyjacielu, Niech na twojej chorągwi nie będzie niczego ani kreski czy nawet kropki prócz wypisanego imienia Pana Jezusa Chrystusa, które przewyższa wszelkie imiona i które coraz wyżej i wyżej ma być wynoszone po całym wszechświecie Bożym. Rozdział trzeci. Tak oto przedstawiała się rodzina Arona i Mojżesza w czasie gdy Jachwę mówił do Mojżesza na górze Synaj. Synowie Arona mieli następujące imiona: pierworodny Nadab, następnie Abichu, Elazar oraz Itamar. Oto imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których poświęcił, by pełnili kapłańską służbę Nadab i Abichu, umarli jednak przed jachwę na pustyni Synaj, gdy chcieli złożyć w ofierze inny ogień. Niemile oni synów i dlatego służbę kapłańską spełniali w obecności ojca swego Arona, Eleazar i Tamar. Przemówił znowu Jachwę do Mojżesza tymi słowami. Każ się zbliżyć pokoleniu lewiego i postaw je przed kapłanem Aaronem, niechaj mu służą. Pełniąc służbę w przybytku troszczyć się będą wszyscy o to, o co on sam i cała społeczność winna dbać w związku, z namiotem spotkania. Winni strzec wszystkich sprzętów namiotu spotkania i wezmą na siebie staranie o to wszystko, o co winni się troszczyć synowi Izraela, gdy chodzi o pełnienie służby w przybytku. Oddaj więc Lewitów Aaronowi i jego synom. Winni mu być całkowicie oddani ze strony synów Izraela. Aronowi jego synom zlecisz, by pełnili powierzoną im służbę kapłańską. Gdyby ktoś obcy zbliżył się, ma być ukarany śmiercią. I rzekł jeszcze Jachwe do Mojżesza: Oto mi ja wziął Lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek. Dlatego Lewici są moją własnością. Do mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, do mnie należał. Ja jestem Jachwe. Mówił dalej Jachwe do Mojżesza na pustyni Syna i tymi słowami: Spisz wszystkich synów lewiego według ich rodów i szczepów, wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż. Mojżesz więc spisał ich według rozkazu Jahwe. A oto imiona synów Lewiego, Gerszon, Kechat i Merari. Imiona zaś synów Gerszona według ich rodzin Libni i Szimei, synowie zaś Kechata według swych rodzin Amram, Ishar, Hebron i Uziel, a synowie Merariego według swych rodzin Machli i Musi. To są rodziny Lewiego według ich rodów. Od Gerszona pochodzą rodziny Libnitów i Szymeitów, To są właśnie rodziny Gerszonitów. Liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 7500. Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od strony zachodniej. Głową rodu Gerszona był Eliasa, syn Laela. W namiocie spotkania mieli gerszonici powierzoną pieczęł o sam przybytek, o namiot i jego pokrycie, jak również o zasłonę wiszącą wejścia do namiotu spotkania. Dalej o zasłony dziedzińca oraz o zasłonę przy wejściu na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz, wreszcie o powrozy potrzebne do tej służby. Od Kechata pochodzą rodziny Amramitów i Hebronitów, Uzjelitów, są to rodziny Kecharytów. Całkowita liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 8300 ludzi przeznaczonych do pełnienia służby w przybytku. Rodziny Kechatytów rozbijały namioty od strony południowej przybytku. Głową rodu Kechatytów był Elisafan, syn Uzjela. Mieli oni troszczyć się o arkę i stół, o świecznik, ołtarze oraz inne sprzęty przybytku przeznaczone do służby Bożej, wreszcie o zasłonę i jej obsługiwanie. Księciem książąt rodów lewickich był Eleazar, syn kapłana Aarona. On miał nadzór nad tymi, którzy pełnili służbę w świątyni. Od Merariego pochodzą rodziny Machlitów, i muszytów, są to rodziny merarytów. Całkowita liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 6200. Głową rodzin merarytów był Suriel, syn Abichajla, Rozbijali oni namioty od północnej strony przybytku. Merarytom powierzono troskę o deski przybytku, ich poprzeczki, Słupy razem z podstawami, wszelki sprzęt do tego należący i jego obsługę. Dalej osłupy dziedzińca razem z ich podstawami, wreszcie okołki i powrozy. Mojżesz i Aaron wraz z synami rozbijali namioty od strony wschodniej przed namiotem spotkania. Oni to w imieniu Izraelitów mieli pełnić służbę przy świątyni. Gdyby ktoś obcy poważył się zbliżyć, miał być ukarany śmiercią. Całkowita liczba Lewitów, spisanych przez Mojżesza na rozkaz Jahwe, mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła 22 tysiące. Rzekł znowu Jahwe do Mojżesza: Spisz mężczyzn, pierworodnych Izraelitów w wieku od jednego miesiąca wzwyż, i zrób imienny ich wykaz. Weź dla mnie Lewitów, bo ja jestem jachwę. w miejsce pierworodnych spośród Izraela, podobnie też bydło Lewitów, w miejsce wszystkiego, co pierworodne z bydła izraelskiego. Spisał więc Mojżesz stosownie do rozkazu Jachwe pierworodnych Izraelitów, i okazało się, że liczba mężczyzn pierworodnych w wieku od miesiąca wzwyż wynosiła według liczby imion 22 tysiące. 273. Rzekł znowu Jahwe do Mojżesza tymi słowami: Weź Lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych u Izraelitów oraz bydło należące do Lewitów zamiast ich bydła. I będą Lewici należeć do mnie, bo ja jestem Jahwe. Jako wykup za owych 273 pierworodnych Izraelitów, którzy przewyższają liczbę Lewitów, Weźmiesz po pięć cyklów od głowy według wagi sykla przybytku, cykl po 20 ger. Daj to srebro Aaronowi jego synom jako wykup za tych nadliczbowych. Wziął więc Mojżesz wykup od tych, którzy przekraczali liczbę wykupionych przez Lewitów. Otrzymał srebro od pierworodnych 1365 cyklów według wagi sykla przybytku. Mojżesz. Oddał srebro wykupu Aronowi, jego synom, według rozkazu Jahwe, tak jak polecił Jachwę Mojżeszowi. Rozdział czwarty. Następnie mówił Jachwę do Mojżesza i Arona tymi słowami: Wyłącz spośród synów Lewiego kechatytów, pełną ich liczbę, według szczepów i rodów od lat 30 do 50 czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. Zadaniem kechatytów będzie troska o rzeczy najświętsze. Kiedy będzie się zwijać obóz, wejdzie Aaron z synami, zdejmą oni zasłonę okrywającą i owiną nią Arkę Świadectwa. Następnie położą pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozciągną tkaninę całą z fioletowej purpury, wreszcie założą drążki. Również nad stołem pokładnym rozciągnął tkaninę z fioletowej purpury, na której położą misy, czasze, patery i dzbany dla ofiar płynnych. Chleb ustawicznej ofiary winien się również na nim znajdować. Następnie okryją go tkaniną karmazynową, wreszcie pokrowcem ze skór delfinów na koniec założą drążki. Potem wezmą tkaninę z fioletowej purpury i okryją nią podstawę świecznika łącznie z lampami, nożycami, naczyniami do knotów oraz wszystkimi naczyniami na oliwę używanymi do jego obsługi. Następnie owinął go wraz z całym przynależnym sprzętem pokrowcem ze skóry delfinów i umieszczą na noszach. Teraz Rozciągnął nad ołtarzem złotym tkaninę z fioletowej purpury i okryją go okryciem ze skór delfinów i założą drążki. Następnie wezmą wszystkie pozostałe sprzęty należące do służby w świątyni, owinął je tkaniną z fioletowej purpury, okryją pokrowcem ze skór delfinów i umieszczą na noszach. Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu i okryją czerwoną purpurą. Położą na nim wszystkie naczynia używane do służby przy ołtarzu, popielnice, widełki, łopatki, kropielnice. Wszystkie te sprzęty ołtarza przykryją pokrowcem ze skór delfinów i założą drążki. Przy zwijaniu obozu, gdy Aaron i synowie jego skończą okrywać przedmioty święte i wszystkie przynależne do nich sprzęty, wtedy przystąpią kechatyci, aby je ponieść. Nie wolno im jednak przedmiotów świętych dotykać, w przeciwnym razie umrą. Taką to służbę mają do spełnienia kechatyci w namiocie spotkania. Eleazar zaś, syn kapłana Arona, będzie się troszczył o oliwę do oświetlenia, o pachnące kadzidło, o stałą ofiarę z pokarmów, wreszcie o olej do namaszczania. Winien czuwać nad całym przybytkiem oraz nad wszystkim, co się w nim znajduje nad miejscem świętym i jego sprzętami. I mówił dalej Jahwe do Mojżesza i Arona, nie dopuśćcie, by szczep rodzin kechatytów został spośród lewitu wytracony. Postarajcie się raczej, aby żyli, a nie musieli umrzeć, gdy się zbliżą do rzeczy najświętszych. Aaron i jego synowie przyjdą i wskażą każdemu, co ma czynić i co dźwigać. Sami jednak Kechatyci nie mogą przyjść, by choć przez chwilę popatrzeć na Rzeczy Święte, w przeciwnym razie umrą. Mówił dalej Jachwę do Mojżesza. Policz synów Gerszona według rodów i rodzin ludzi od lat 30 do 50 zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. A oto na czym ma polegać służba Gerszonitów. Co mają czynić i co dźwigać. Winni nosić tkaniny przybytku i sam namiot spotkania łącznie z pokrowcem, pokrowiec ze skór delfinów, który leży na wierzchu, oraz zasłonę będącą przy wejściu do namiotu spotkania, następnie zasłony dziedzińca i zasłonę przy bramie wejściowej na dziedziniec, który otacza dookoła przybytek i ołtarz, wreszcie należące do tego powrozy. I wszystkie sprzęty potrzebne do tej służby. Wszystkie zajęcia gerszonitów odnośnie do tego, co mają nosić i co czynić, podlegać będą rozkazom Aarona i jego synów. Powierzycie ich pieczy wszystko to, co mają nosić. Taka będzie służba rodzin gerszonitów co do namiotu spotkania. Nadzór nad nimi będzie należał do Itamara, syna kapłana Aarona. Policz również merarytów, według ich rodzin i rodów, w wieku od 30 do 50 lat, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. Pełniąc służbę w namiocie spotkania, będą nosić deski przybytku i należące do nich poprzeczki oraz słupy łącznie z podstawami, dalej słupy otaczające dziedziniec dookoła z ich podstawami, paliki namiotu, i po oraz cały sprzęt do tego należący. Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co mają nosić. Taka będzie służba rodzin merarytów. Co do wszystkich obowiązków swych w namiocie spotkania, będą podlegać i Tamarowi, synowi kapłana Aarona. Następnie Mojżesz, Aaron i książęta społeczności policzyli kechatytu według ich rodzin i rodów Ludzi w wieku od lat 30 do 50, wszystkich zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania. Naliczono ich według rodzin 2750. Są to spisani z rodzin kechatytów, Całkowita liczba tych, którzy mają pełnić służbę w namiocie spotkania, a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Jachwe, przekazany za pośrednictwem Mojżesza. Dokonano też spisu gerszonitów według ich rodzin i rodów w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania pracy w namiocie spotkania. Naliczono ich według rodzin i rodów 2630. To była pełna liczba spisanych z rodzin gerszonitów, wszystkich, którzy mieli pełnić służbę w namiocie spotkania, a których spisał Mojżesz i Aaron. Na rozkaz Jachwe. Spisano też merarytów według ich rodzin i rodów, wszystkich w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania. Liczba spisanych według rodzin wynosiła 3200. To była liczba spisanych z rodzin merarytów, a spisu tego dokonali Mojżesz i Aaron na rozkaz Jachwe dany Mojżeszowi. Całkowita liczba Lewitów, których spisali Mojżesz, Aaron i książęta Izraela, według rodzin i rodów wszystkich ludzi zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania oraz do dźwigania ciężarów, wynosiła 8580, stosownie do rozkazu Jahwe. Mojżesz wyznaczył każdemu, co ma czynić i co dźwigać. Zostali spisani zgodnie z rozkazem, który Jahwe dał Mojżeszowi. On posłał Ducha, świętego, błogosławionego pocieszyciela, aby on przebywał z odkupionymi jego i czynił z nich jedno ciało i łączył z ich niebiańską głową. Duch ten jest siłą jedności, społeczności, służby i oddawania czci i pokłonu Bogu. On nigdy nas nie opuszczał i nigdy nie opuści. Zaufajmy tylko Jemu, korzystajmy tylko z Jego pomocy, a pozostawmy Jemu działanie. Wystrzegajmy się wszystkiego, co mogłoby Jego ugasić, co mogłoby Jego zasmucić. Dajmy więc Jemu miejsce w Kościele, które by się Jemu podobało, i zaufajmy Jego kierownictwu i Jego autorytetowi. W tym wszystkim, a jesteśmy tego pewni, znajduje się tajemnica siły i błogosławieństwa Bożego. A czy odrzucamy nasz upadek? A jak my możemy to uczynić? Niestety ono jest zbyt jawne, można je dotknąć. Czy my usiłujemy odrzucić nasz upadek i naszą skłonność do upadku, naszą bezmyślność, nasz grzech? Niech nam Bóg pomoże, abyśmy mogli je wyznać. My możemy tylko wzmóc nasz grzech twierdząc, że siła i łaska naszego pana Jezusa nie mogą dosięgnąć nas w naszej bezmyślności i naszym upadku. Czyż pozostawimy Jego źródło wody żywej, a uczynimy sobie cysterny, które nie mogą utrzymać wody? Czyż odwrócimy się od skały wiecznej, ażeby opierać się na złamanej czcinie naszej osobistej wyobraźni? Niechaj nigdy to nie stanie się z nami, niech Jego miłosierdzie nas zachowa. Niechaj na myśl o cudownym imieniu Jezusa dźwięczą w sercach naszych wspaniałe słowa. W tym cudownym imieniu otrzymałem zbawienie. Otrzymałem wybawienie od ciężkich kłopotów. Pociechę w cierpieniach, dla duszy uzdrowienie a wszystko to dla mnie daje imię Jezus. Chcę jednak, aby słuchający te słowa. Nie pomyślał, że my liczymy siebie za godnych czegoś więcej. My boimy się podobnych myśli, staramy się strzec przed duchowym wynoszeniem się. Trudno znaleźć dla nas położenie dostatecznie skromne. Niechlubny upadek i grzech nasz zmusza nas do poszukiwania położenia bardzo niskiego i upokarza naszego ducha. Twierdzimy tylko jedno. W imieniu Pana Jezusa znajdują się wszystkie potrzeby kościoła we wszystkich wiekach i we wszystkich okolicznościach. W czasach apostolskich imię to zawierało w sobie wyższą władzę. Dlaczego więc by miał brakować tej władzy w nim teraz? Czy zaszły jakieś niespodziewane okoliczności, które zmieniły wartość tego imienia? Dzięki Bogu nie. I tak ono jest takim samym, pełnym mocy w każdej chwili. A dla nas pozostaje tylko zaufać całkowicie w danej chwili panu Jezusowi, a jednocześnie odrzucić zupełnie możliwość liczenia na pomoc z jakiejkolwiek innej strony, całkowicie skrywając się w drogocennym imieniu Jego. Pan Jezus jest przychylnym, aby przebywać, niech będzie błogosławione imię Jego na wieki. W samym maleńkim gronie, w samej maleńkiej społeczności, gdzie was dwoje, troje, zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Czy dotyczą jeszcze te słowa nas? Czy nadal są aktualnymi te słowa dla nas? Czy nadal posiadają swoją siłę, swoją działalność? A może te słowa uległy zmianie? Drogi przyjacielu, chrześcijaninie, słuchający te słowa, Prosimy Ciebie, przy pomocy tych wszystkich dowodów, mogących wpłynąć na Ciebie, na Twoje serce, abyś przyznał rację sprawiedliwej i wiecznej prawdzie, potwierdzającej wszystko, obejmującą pełnię imienia Pana Jezusa Chrystusa dla Kościoła Bożego, obojętnie w jakich warunkach by ona nie znajdowała się przez cały okres swojego istnienia. Uwaga! Używając wyrażenia, wszystko obejmująca pełnia imienia Pana Jezusa Chrystusa, my mamy na myśli wszelkie dobra darowane Jego narodowi w tym imieniu, a więc życie, sprawiedliwość, synostwo, obecność różnorodnych darów Ducha Świętego, boskie centrum lub punkt łączności. Dlatego wierzymy, że wszystko w czym mamy potrzebę, w czym ma potrzebę Kościół na tej ziemi – a także wieczności zawarte jest w jedynym sławnym imieniu Pan Jezus Chrystus. Dlatego też prosimy Ciebie, nie uważaj tego tylko za prawdziwą teorię, ale zastosuj to w życiu Twoim. Wtedy znajdziesz się w cudownej bliskości Pana Jezusa, a to obecność można ocenić tylko wtedy, kiedy zakosztujesz, jak dobrym jest Pan. Każdy, kto zakosztował, nie może zapomnieć nigdy i nigdy nie będzie chciał zamienić tego na cokolwiek nie mamy zamiaru aby dalej zajmować się spostrzeżeniami o których już zbyt wiele powiedzieliśmy chcielibyśmy jednak aby każdy ze słuchających sam osobiście zwrócił na to szczególną uwagę przyglądając się o zgromadzeniu w pustyni gdzie apostolski 738 widzimy podział na trzy części a Wojownicy, żołnierze b Robotnicy pomagający, c słudzy Boga. A więc obóz ten składał się z żołnierzy gotowych do walki, z pokolenia sług Bożych robotników i z rodziny sług Boga kapłanów. My no już o tym mówiliśmy poprzednio, że każdy z żołnierzy zgodnie z zarządzeniem Jahwe, musiał zajmować swoje miejsce pod swoim znakiem zgodnie ze swoim rodowodem. Obecnie chcemy naszą uwagę zwrócić na robotników, aby przyjrzeć się ich pracy i służbie, która została bezpośrednio włożona na nich przez samego Boga. Lewici mieli zupełnie inną pozycję od reszty pokoleń Izraela. Dla nich zostało wydzielone miejsce i mieli do wykonania zupełnie inną pracę. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów. Jachwe bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowy: nie będziesz spisywał Lewitów, pokolenia Lewiego, według głów, i nie policzysz ich razem z resztą synów Izraela. Powierzysz natomiast Lewitom troskę o przybytek świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy, będą mu służyć i rozbią dookoła niego swoje namioty. Gdy przybytek będzie zmieniał swoje miejsce, rozbiorą go Lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują. Jeśli się zbliży do przybytku ktoś obcy, będzie ukarany śmiercią. Synowie zaś Izraela rozbiją namioty według swoich zastępów, każdy na swoim miejscu w obozie i każdy pod swoją chorągwią. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół przybytku świadectwa. Wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie synów Izraela. Lewici będą strzegli przybytku świadectwa. Pierwszy rozdział 47 do 53 wiersza i drugi rozdział 33 wierszu czytamy. Stosownie do rozkazu danego Mojżeszowi Lewici nie zostali spisani razem z resztą synów Izraela. A dlaczego Lewici zostali pominięci w spisie? Dlaczego to pokolenie zostało tak szczególnie wyróżnione pośród wszystkich pokoleń i dlaczego im została powierzona służba tak święta jak i zaszczytna? Czy wynikało to z ich zasług lub ze świętego życia? Według cielesnej ludzkiej natury oni wcale nie zasługiwali na wyższe uznanie niż pozostałe pokolenia synów Izraela. A to możemy stwierdzić na podstawie słów. Symeon i Lewi narzędziami gwałtu były ich miecze. Do ich zmowy się nie przyłączył, z ich knowaniami nie złączył mej sławy, gdyż w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło. Przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny ich zawziętość, gdyż było okrucieństwem, rozproszył więc ich w Jakubie i rozdrobnił ich w Izraelu. Rodzaju 49, rozdział 5-7 do 7 wiersza. Takim był Lewi według swojej cielesnej natury i według swoich uczynków, swawolny, zuchwały i bezlitosny. Czyż nie jest zadziwiającym, że taki człowiek został wybrany spośród swoich braci, i został postawiony na tak zaszczytnym miejscu i otrzymał takie wielkie powołanie? Wszystko, co tutaj się stało od początku aż do końca, nosi na sobie pieczęć łaski. Łaska i miłosierdzie Boże podnosi ludzi, którzy są pogrążeni w głębinach zgubnej przepaści. Oto droga łaski Bożej. Ona zniża się do samego dna przepaści i tam zbiera najcenniejsze trofea dla Boga. Nauka ta zasługuje na wiarę i godna całkowitego jest uznania, że Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszym. 1 Tymoteusza 1,15: Mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska, ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa. Efezjan 3,8: Wsłuchajmy się w te słowa, które są wieloznaczne. Jakub mówi: Do ich zmowy się nie przyłączę, z ich knowaniem nie złączę mojej sławy. Czyste oczy Boże nie mogą wpatrywać się w zło. Bóg nie może obojętnie odnosić się do bezprawia. On nie mógł wpłynąć na sumienie lewiego, nie mógł mieć cokolwiek wspólnego z jego czynami, to było niemożliwe. U Boga nie mogło być coś, co miałoby coś wspólnego z samowolą, z uchwałością i bezlitosnym, bezwzględnym charakterem człowieka. Jednakże on znalazł możliwość przyjęcia Lewiego i wprowadzenia jego do swoich planów i do swojej społeczności. On mógł wyprowadzić jego z mieszkania, gdzie były popełnione czyny zuchwałe i bezlitosne, i przyprowadzić do świątyni i mógł dać jemu pod opiekę naczynia świątyni. To było działanie łaski, Łaski wolnej i wyższej i błogosławionej służby Lewiego. Dopóki sprawa dotyczyła wyłącznie Lewiego, to ogromna przepaść oddzielała jego od Boga Świętego. Ta przepaść była tak ogromna, że nie w sile ludzkiej była sztuka, aby przerzucić most nad tą przepaścią. A Bóg Święty nie mógł mieć czegokolwiek wspólnego z samowolą, gwałtownością i brakiem litości. Jednak Bóg łaski wstąpił w kontakt. Z lewim. I nieporównywalnym miłosierdziu swoim on mógł wyjść naprzeciw zagubionej duszy, wyciągnąć ją z głębin przepaści, wyrwać z mocy moralnego zepsucia i przybliżyć ją ku sobie. Czym wyróżniało się rzeczywiste położenie według ciała od położenia lewego według łaski? Ogromem przepaści, która je dzieliła, o jak potężna różnica występuje pomiędzy narzędziem bezlitosnym, a naczyniem świątyni, pomiędzy Lewim, o którym czytamy w rodzaju 34, a Lewim przedstawiony nam w Księdze Liczb w trzecim i czwartym rozdziale. Popatrzmy jednak, jak Bóg postępował z Lewim. Odnotujmy podstawę, dzięki której Lewi otrzymał swoją błogosławioną pozycję. W tym celu będziemy musieli zajrzeć do ósmego rozdziału Księgi Liczb, która odkryje przed nami tajemnicę tego faktu. Z niego my możemy być upewnieni, że żaden z postępków Lewiego nie mógł otrzymać usprawiedliwienia. Bóg nie mógł usprawiedliwić jego postępków. Jednak w tym samym czasie przed nami rozpościera się widok cudownego przejawu łaski. Łaski, która zakrólowała dzięki sprawiedliwości. Rzymian 5:21 które przejawiały swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego. Przez Jezusa, Chrystusa. A mamy ciągle na myśli ten pierwowzór i jego znaczenie, dostosowując do niego słowa, które to potwierdzają. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. 1 Koryntian 10, 11. Do jakiego stopnia lewici rozumieli te wielkie pierwowzory, to nie jest ważnym, sprawa zupełnie nie dotyczy tego. My nie powinniśmy pytać, co widzieli lewici w bożych zamiarach względem nich, ale co to wszystko ma do powiedzenia nam. Mówił znów Jahwe do Mojżesza tymi słowami, wyłącz lewitów spośród Izraela i oczyść ich, postąpisz z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić, pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty – i wtedy będą czyści, ósmy rozdział od piątego do siódmego wiersza. Tutaj została wysunięta sprawa dotycząca podstawy Bożego oczyszczania i oglądamy pierwowzór tego oczyszczenia. Jest tu widoczne osiągnięcie śmierci ciała i wszelkich jego skłonności, jak też żywe oddziaływanie Słowa Bożego na serce i sumienia. Nie ma nic bardziej wyrazistego, jak to podwójne działanie przedstawione w tej Bożej ustawie. Mojżesz, powinien pokropić ich wodą oczyszczenia, następnie oni musieli ogolić całe swoje ciało brzytwą i wyprać całą swoją odzież. Cała ta ustawa tchnie szczególną świeżością i nieporównywalnym pięknem, jak też wielką dokładnością. Mojżesz. Jako przedstawiciel praw Bożych oczyszcza lewitów zgodnie z wymogami świętości Bożej. Będąc pokropieni wodą oczyszczającą są w stanie, aby przy pomocy brzytwy sięgnąć wszystko, co było rezultatem rozwoju ciała. Następnie mogą wyprać swoją odzież, co mówi nam obrazowo o oczyszczeniu od zewnętrznych nawyków zgodnie z wymogami słowa Bożego. Oto. W jaki sposób Bóg odpowiada na cielesne nawyki Lewiego, na jego samowolę i bezwzględność. Czysta woda i brzytwa przystąpiły do dzieła, które musiało trwać do chwili, kiedy Lewi stał się gotowym do wyznaczonej dla niego służby, ochrony przedmiotów świątyni. Takie warunki postawione są dla każdej służby bożej. Dla cielesnej natury nie ma miejsca wśród pracowników bożych. Nie ma bardziej zgubnego zabłądzenia, kusiłowania, usiłowania, aby z cielesnej natury uczynić coś, co mogłoby być przydatne w służbie Bożej, choćby człowiek najbardziej się starał ją ulepszyć lub zrównoważyć. Dla służby Bożej potrzebne jest nie ulepszenie cielesnej natury, ale jej śmierć. Bardzo ważnym jest, aby każdy zrozumiał tą wielką Bożą prawdę, która jest konieczną dla życia. Człowiek został ustawiony, aby skontrolować jego drogę i droga człowieka okazała się bardzo nierówna. Zupełnie niepotrzebnym okazały się starania, aby zmienić naturę ludzką. Człowiek pozostał tym samym, a dokonać tego mogła tylko brzytwa i woda. I w ten sposób Bóg położył koniec rozwoju cielesnej natury ludzkiej, a zostało to dokonane za pośrednictwem śmierci Chrystusa. Pierwszym Wielkim faktem, za pomocą którego Duch Święty pieczętuje sumienie człowieka, jest przedstawienie obwiniającego wyroku dla cielesnej natury człowieka i związana z tym świadomość, że ten wyrok dotyczy osobiście każdego. Tutaj wcale nie chodzi o to, co człowiek widzi albo odczuwa. My możemy mówić: Ja wcale nie widzę ani nie odczuwam, że jestem tak niegodnym człowiekiem, za jakiego mnie liczą. Odpowiemy, że to wcale nie dotyczy tego zagadnienia, w jaki sposób my na to patrzymy. Bóg dokonał sądu nad wszystkimi ludźmi. I obowiązkiem każdego człowieka jest, aby pochylił czoło przed tym i uznał Boży wyrok za obowiązujący. Do czego by to doprowadziło, gdyby Lewi powiedział, że on nie uznaje tego, co o nim mówi Słowo Boże? Czy przez to uległyby zmianie myśli Boże o nim samym? W żadnym wypadku. Obojętnie co myślał o tym Lewi, ocena Boża pozostawała niezmienną. Jednakże zgadzając się z tą właśnie oceną, człowiek dokonuje pierwszego kroku na drodze mądrości. A wszystko zostało przedstawione pod postacią wody i brzytwy. A więc obmyciem i ogoleniem całego ciała brzytwą nie istnieje pierwowzór bardziej wyraźny, posiadający tak wielkie znaczenie. Działalność taka Przedstawia nam wyrok śmierci wydanej dla ciała i osądzenia wszelkich owoców tego ciała. Zapytajmy samych siebie, jaki jest sens chrztu wodnego, czyż nie przedstawia on nam zupełnego odrzucenia starego człowieka, wykorzenienia starej natury i wprowadzenia duszy w zupełnie nowe położenie? Tak, rzeczywiście ono tym jest. A co oznacza brzytwa przyłożona do ciała? Codzienne osądzenie samego siebie. I odrzucenie wszystkiego, co ma związek z ciałem. A tą drogą należy iść wszystkim pracownikom Bożym w pustyni. Widząc zachowanie Lewiego w Sychemie, rodzaju 34 rozdział, a to, co jest o nim powiedziane w rodzaju 49 rozdział, miłowolnie możemy zadać sobie pytanie – a w jaki sposób mogli zostać dopuszczeni lewici do służby przenoszenia przedmiotów należących do świątyni Bożej? Łaska błyszczy w powołaniu Lewiego, a świętość w oczyszczeniu. I to jedyna odpowiedź na takie pytania. Lewi został powołany do służby Bożej dzięki wielkiemu bogactwu Boskiej Łaski, ale przygotowany do tej służby on został z wymogami Bożej Świętości. I tak powinna wyglądać sprawa ze wszystkimi pracownikami Bożymi. My bardzo głęboko wierzymy, że jesteśmy na tyle sposobnymi wykonać Boże dzieło, na ile ciało zostało poddane władzy krzyża i samoosądzenia. Samowola nigdy nie może przynieść korzyści służbie Bożej. Ona musi zupełnie zejść na bok, jeżeli my chcemy poznać, w czym zawiera się prawdziwa służba Bogu. Ileż to istnieje wszelkiego rodzaju zajęć uchodzących za służbę Bogu, a które w świetle obecności Bożej okazują się tylko rezultatem działania samowoli. Wszystko to jest bardzo ważnym i wymaga z naszej strony bardzo poważnego potraktowania. My nie potrafimy w dostatecznym stopniu kontrolować siebie w tej dziedzinie życia. Serce człowieka jest na tyle fałszywym, że my możemy wyobrazić sobie, że pełnimy Boże dzieło. Przy czym w rzeczywistości jest to tylko dogadzanie swoim osobistym smakom lub pragnieniom. Kiedy jednak my chcemy chodzić prawdziwą drogą prawdziwej służby Bogu, to powinniśmy coraz bardziej i bardziej wyrzekać się wszystkiego, co jest tak bardzo miłym dla naszej cielesnej natury. Samowolnemu lewiemu koniecznym było wypróbowanie na własnym ciele działania wody i brzytwy. Zanim On mógł być użytecznym w zaszczytnej służbie wyznaczonej dla Niego przez Boga Izraela. Zanim jednak przystąpimy do szczegółowego rozpatrywania zagadnienia dotyczącego powołania, uważamy za konieczne pozostanie jeszcze przez chwilę przy wydarzeniu, które nam opisuje wyjścia 32 rozdział, gdzie lewici są wykonawcami bardzo ważnego dzieła. My Właśnie mówimy o złotym cielcu, który został uczyniony pod górą Synaj. O tym słuchać sam może się przekonać, czytając tą historię w całości. Z powodu nieobecności Mojżesza, naród na tyle traci poczucie obecności Boga i zapomina o Jego ustawach, że czynią sobie złotego cielca, i on w miejsce Boga staje się przedmiotem oddawania czci. I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełzany gdyż Aaron w wodze mu popuścił na pośmibisko wobec nieprzyjaciół. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Lewiego? I rzekł do nich: Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Każdy z was niech przepasze miecz do Boku, przejdzie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijecie, kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego, synowie Lewiego, Uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów. Mojżesz powiedział wówczas do nich: poświęciliście ręce dla Jachwe, ponieważ każdy z was był przeciwny swojemu Synowi, przeciw swemu bratu, oby Jachwe użyczył nam swojego błogosławieństwa. 32 rozdział 25 do 29 wiersza to był decydujący moment, inaczej być nie mogło. Dla sumienia i serca nadszedł moment, aby dać zdecydowaną odpowiedź na bardzo ważne pytanie: kto jest za jachwę? Nic bardziej nie mogło doświadczyć oddania serca. Tu nie padło pytanie, kto by chciał to lub coś innego wykonać. Sprawa była znacznie poważniejsza. Ona zawierała w sobie bardzo bolesny interes. Sprawa wcale. Nie dotyczyła tego, kto w jaką stronę ma się udać, albo kto czym ma się zająć. W tej sprawie mogło powstać bardzo wiele działań i ruchów. Jednak to wszystko mogło być efektem nierozbitej, cielesnej woli przed Bogiem, która wpłynęła na religijne uczucia człowieka, a tym samym nadałaby charakter zupełnego poddania się woli Bożej na chwalebną służbę. Co mogłoby bardziej szybko oszukać tego, co wykonywał, jak i tych, co widzieli? Ale być za Jachwę oznacza zupełne wyrzeczenie się własnej woli, wyrzeczenie się samego siebie, co jest tak bardzo ważnym dla wiernego sługi, dla prawdziwego pracownika Bożego. W takim właśnie stanie ducha był Saul Starsu, zapytując, co mam czynić, Panie? Dzieje apostolskie 9, 6. Co za zadziwiające słowa w ustach samowolnego, krąbrnego, bezwzględnego prześladowcy kościoła. Kto za jachwę? Drogi przyjacielu, słuchający te słowa: Czy służysz Bogu? Przeanalizuj to wszystko, przyjrzyj się sobie bardzo dokładnie. Pamiętaj, że sprawa wcale nie dotyczy tego, co ty robisz. To sięga znacznie głębiej. Jeżeli jesteś Bożym człowiekiem, to znaczy, że jesteś gotowym na wszystko. To jesteś zdecydowany, aby stać na miejscu lub iść do przodu, gotów iść na prawo lub na lewo, gotów działać lub czekać, przebywać w spokoju, gotów stać lub leżeć na ziemi. Cała sprawa jest zawarta w następującym: oddać prawa nad samym sobą komuś innemu, a tym kim innym jest sam Pan. Oto zagadnienie najwyższej jakości. W danym momencie my nie znamy niczego więcej poza doświadczającym naszą duszę pytaniem: kto za jachwę? Żyjemy w czasach, kiedy wola ludzka jest szczególnie aktywna. Człowiek szczyci się swoją wolnością i to wszystko ma decydujący wpływ na cały obraz życia religijnego. Tak samo było i w tym wydarzeniu opisanym nam w Księdze Wyjścia 32. Kiedy wszyscy oddawali pokłon złotemu cielcowi. Mojżesz odszedł na górę, a ciało zaczęło nadawać odpowiedni bieg wydarzeniom. Rylec ukształtował to, co chciało ciało. I do jakich to doprowadziło następstw? Do ukształtowania złotego cielca. I kiedy Mojżesz powrócił, to zobaczył, że w narodzie zaszła wielka zmiana. Izraelici stali się bałwochwalcami, a zapomnieli o Bogu. Wtedy rozległ się uroczysty okrzyk, kto za Jachwę, który wystawił na próbę cały nastrój synów Izraela. Nie inaczej powinno wyglądać i w naszych czasach. Bez jakichkolwiek skrupułów swawola ludzka wykonuje swoje dzieło, a szczególnie przejawia się w sprawach religijnych. Człowiek szczyci się swoją wolnością, swoimi prawami, własną wolą, niezależnością swojego światopoglądu. I w tym okazuje się odrzucenie panowania Pana Jezusa i z powodu tego należy nam stać na straży i troszczyć się o to, ażeby trzymać się na stronie Bożej w walce z naszymi nawykami i dążeniami, które powoduje nasza cielesna natura. Naszym zadaniem jest, aby zająć miejsce prostego podporządkowania się władzy Bożej. Wtedy my nie będziemy więcej zajęci znaczeniem i charakterem naszej służby. Jedynym celem naszym powinno być wykonywanie woli Bożej. Czyli jednym słowem, zarówno dla całego obozu synów Izraela w czasie ich służby wokół Złotego Cielca, jak i względem Kościoła, w naszych czasach, czasach oddawania czci i służbie wokół woli człowieka, dotyczy to samo pytanie: Kto za Jachwę? Pytanie o szczególnej ważności. Co wcale nie oznacza, kto jest za religią, kto za kulturą, czy kto za podniesieniem poziomu naszego życia. My możemy bardzo wiele energii tracić na różne cele dobroczynne, charytatywne, dla okazywania religijnej pomocy, przychodzić z pomocą dla różnych religijnych celów, a w tym samym czasie, w rzeczywistości, jesteśmy tylko na służbie naszego własnego ja, kierując się wyłącznie naszą własną wolą. Prawdziwą pomoc w walce z tym wielkim złem znajdziemy w tym bardzo poważnym pytaniu, kto za jachwę, w Nim jest zawarta ogromna siła życiowa, być jego szczególną własnością oznacza być zdecydowanym na wszystko, do czego On nas powołuje. Jeżeli dusza jest gotowa ze szczerego serca zawołać Panie, co chcesz, aby mu czynił, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Pierwszy Samuela 3:9 To znaczy, że ona gotowa jest na wszystko. Podobnie temu, co powiedzieliśmy, Lewici zostali wezwani w opisanym w 32. rozdziale księgi wyjścia wydarzeniu, aby zabijać kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. To była bardzo trudna decyzja dla ciała i krwi. Ale sytuacja danej chwili wymagała tego. Prawa Boże zostały naruszone w sposób grubiański. Ciału ludzkiemu została dana możliwość, aby jego wyobraźnia mogła stworzyć i zrealizować swój zamiar. I zostaje uczyniony posąg cielca. Chwała Boga zostaje zamieniona na posąg przedstawiający cielca karmiącego się trawą. To było przyczyną, dlaczego wszyscy słudzy Boga zostali powołani, aby chwycić za miecz. Ciało mogło powiedzieć, okaż wyrozumiałość, współczucie i miłosierdzie. Przez to my osiągniemy o wiele więcej, aniżeli przez surowość. Czyż można ludziom pomóc, uśmiercając ich? A czyż miłość nie jest o wiele silniejsza od surowości? A więc będziemy miłować jedni drugich. Takie właśnie Myśli mogło podpowiadać właśnie ciało, i w taki sposób mogło to wszystko osądzać. Jednak rozkaz był zdecydowany i jasny. Tak mówi Jachwe. Bóg Izraela, każdy z was niech przypasze miecz swój do boku swego. Dopóki istniał złoty cielec, miał prawo działać miecz. Mówienie o tym, że w podobnej chwili należałoby okazać miłość. Oznaczałoby, że człowiek przestaje liczyć się z wymaganiami Boga Izraela. Prawdziwe posłuszeństwo wymagało tego, aby wykonywać to, co było wymagane w danych okolicznościach. Dla sługi nie jest właściwym, aby on miał się kierować tym, co podpowiada mu w danej chwili rozum. On miał za zadanie wykonać tylko to, co było wymagane od niego. Wszelkie wzbudzone wątpliwości lub obawy świadczyły, że sługa zapomniał o swojej woli. Obowiązek zabicia swojego brata lub bliskiego mogło okazać się czynem bezlitosnym. Słowo Boże tutaj jednak nie dopuszczało dwuznaczności. Nie można było nie podporządkować się jemu. I dzięki pomocy Bożej Lewici wcale nie opóźniali swojej decyzji. Oni okazali pełne posłuszeństwo Bogu. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza 28 wiersz Oto jedyna prawdziwa droga dla wszystkich, którzy pragną być pracownikami Bożymi i sługami Chrystusa w świecie, gdzie króluje ponad wszystkim swawola i dogadzanie ciału. Jest rzeczą nadzwyczaj ważną, abyśmy zawsze mieli na uwadze, że Chrystus musi sprawować nad nami władzę. I ta świadomość powinna zawsze kierować naszym chodzeniem i całym zachowaniem. A to rozwiązuje całe mnóstwo pytań i trudnych do rozwiązania przypadków. Jeżeli serce jest prawdziwie podporządkowane Chrystusowi, to ono będzie w stanie wykonać wszystko, co Bóg od nas wymaga, a więc przebywać w spokoju, iść do przodu, wiele pracować lub niewiele robić, być człowiekiem aktywnym lub pasywnym. Dla prawdziwie posłusznego serca najważniejszym zagadnieniem jest nie to, co ja czynię lub gdzie ja idę. Ono tylko zapytuje, czy czynię wolę mojego Boga. I takim było położenie Lewiego. Zwróćmy uwagę na Boże wyjaśnienie przedstawione nam przez proroka Malachiasza. Przekonajcie się, że istotnie wydałem co do was to postanowienie dla podtrzymania mojego przymierza z Lewim, mówi Jahwe Zastępów. Przymierze moje z Nim dotyczyło życia i pokoju. Nałożyłem na niego obowiązek czci i okazywał mi cześć i korzył się przed mym imieniem, wierność wobec Pana. Wierność wobec prawa była w Jego ustach, a niegodziwości nie znaleziono na Jego wargach. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu odciągnął od grzechu. Alachiasz, drugi rozdział, od czwartego do szóstego wiersza. Zauważmy, że podobne słowa wypowiada Mojżesz, błogosławiąc Lewiego. Do Lewiego powiedział, twoje tumim i urim są dla oddanego ci męża, wypróbowałeś go w massa, spierałeś się z nim u wód Meriba. O ojcu swym on mówi, o matce ja ich nie widziałem, nie znam już swych braci, nie chcę rozpoznać swych dzieci. Tak słowa Twojego ostrzegli przymierze Twoje zachowali, niech nakazów Twych uczą Jakuba, prawa Twego Izraela, przed Tobą palą kadzidło, na Twoim ołtarzu całopalenie, moc Jego jachwę błogosław, a dzieła rąk Jego przyjmij, złam biodra Jego nieprzyjaciół i tych, co Go nienawidzą, by nie powstali. Powtórzonego prawa, czysty trzeci rozdział, od ósmego do jedenastego wiersza rozdziały trzeci i czwarty. Temat: Odkupienie Boża obecność, kapłani Boża własność. Jak cudowny widok przedstawiał obóz Izraela w dzikiej, noszącej na sobie ślady zupełnego opuszczenia pustyni. Jaki widok przedstawiał dla aniołów, ludzi i demonów? Wzrok Boga był skierowany na niego, tam odczuwalna była obecność Boga Jahwe. On tam przebywał wśród swoich żołnierzy, tam zbudował sobie mieszkanie. On nie mógł zbudować sobie mieszkania wśród wielmożów Egiptu, Asyrii i Babilonu. Na pewno dla ciała te ziemie miały w sobie wiele piękna. Tam dokonywano różnych wynalazków, tam kwitły różne rzemiosła, handel, nauka. Cywilizacja tych dawnych narodów osiągnęła takie rozmiary, że my z trudem możemy sobie to wyobrazić. Subtelne smaki, rozkosz zostały doprowadzone do wyższej doskonałości, właściwej dla zwolenników kulturalnego blasku. Musimy tutaj pamiętać, że Jachwe był nieznanym wśród tych narodów. Jego imię nigdy nie zostało im objawione. On nie przebywał pośród nich. I chociaż wszystko, co ich zewsząd otaczało, nosiło na sobie ślady Jego nieskończonej siły i potęgi, i oko, które nigdy nie drzemie, chroniło ich także, Bóg posyłał im deszcze i urodzaje, napełniając ich serca radością z obfitości pokarmu każdego dnia, każdego roku, szczodrą swoją ręką rozsypywał na nich swoje błogosławieństwa, okazując swoją przychylność. Jego deszcze czyniły na polach ich urodzaj, a promienie jego słońca radowały ich serca, ale oni nie znali i nie szukali Boga, i on nie przebywał wśród nich. Żaden z tych narodów nie mógł powiedzieć Jachwe jest mocą moją i źródłem męstwa mego. Jemu zawdzięczam swoje ocalenie. On Bogiem moim uwielbiać go będę. On Bogiem Ojca mego, będę go wywyższał. Wyjście 15.2. Jachwe uczynił swoje mieszkanie wśród swojego odkupionego narodu Izraela. On zeszedł z nieba nie tylko dlatego, żeby wykupić Izraela ziemi egipskiej, ale także, aby im towarzyszyć w ich pielgrzymce po pustyni. Odkupienie było główną podstawą mieszkania Bożego. Poza odkupieniem obecność Boga mogła powodować tylko śmierć człowieka. Ponieważ odkupienie zostało objawione przez Boga i przyjęte przez człowieka, dlatego obecność Boża darowała odkupionemu narodowi Bożemu wyższe przywileje, okrywając ich. Oślepiającą chwałą. Bóg wybrał miejsce wśród narodu izraelskiego. Jak już było powiedziane, On zeszedł z nieba nie dlatego, żeby ich tylko odkupić z Egiptu, ale także, aby im towarzyszyć w ich pielgrzymce po pustyni. Jaka wielka myśl? Wszechmogący Bóg obiera sobie miejsce w piaszczystej pustyni, wśród swojego odkupionego narodu. W całym wszechświecie nie było czegoś podobnego temu. To tutaj znajdowały się pułki, w których było 600 tysięcy żołnierzy, nie licząc kobiet i dzieci. Zewsząd otaczała ich bezpłodna pustynia. Nigdzie nie było widać trawy, drzew, wody, żadnych widocznych śladów umożliwiających egzystencję. W jaki sposób oni mogli zdobywać sobie pokarm? Bóg przebywał z nimi, w jaki sposób mógł być zaprowadzony porządek między nimi. Bóg przebywał z nimi, a w jaki sposób oni odnajdowali drogę nie widząc żadnych śladów ani dróg w bezludnej pustyni? Bóg przebywał z nimi. Czyli innymi słowy, Bóg zabezpieczał ich we wszystkim. Niewiara mogła mówić, czyż możliwym było, aby trzy miliony ludzi mogło żyć samym powietrzem? Kto zaopatrywał wojsko w prowiant? Gdzie znajdowały się wojskowe składy, magazyny, fabryki, warsztaty naprawcze? Tylko wiara może na to odpowiedzieć, a odpowiedź jest bardzo krótka, ale przekonywująca. Z nimi przebywał Bóg. I to było w pełni wystarczającym. Ta jedna teza wyjaśniała wszystko. W arytmetycznych wyliczeniach wiary, Bóg jest jedyną ważną, działającą osobą. I kiedy my mamy na uwadze tą jedyną, jedynkę, to do niej można dołączyć obojętnie jaką ilość cyfr. Jeżeli więc wszystkie źródła znajdują się w Bogu żywym, zagadnienie dotyczące naszych potrzeb znika, gdyż tym wszystkim zajmuje się Bóg. Cóż znaczyło dla Wszechmogącego sześćset tysięcy ludzi? Czym były dla Niego ich potrzeby, ich żon i ich dzieci? Według oceny człowieka wszystko to było związane z wielkimi obowiązkami. Przedstawmy sobie, że we współczesnym świecie Anglia wysyła armię dziesięciotysięczną do Etiopii. Jakie by były związane z tym koszty? Ileś trzeba byłoby pokonać trudności? Ileś trzeba byłoby okrętów? Ile pojazdów, które wiozłyby sprzęt i zaopatrzenie? Ilu ludzi trzeba byłoby do obsługi? A teraz przedstawmy sobie armię 60 razy większą, nie włączając do tego kobiet i dzieci. Przedstawmy sobie tą wielką armię wyruszającą w podróż, która ma trwać 40 lat przez pustynię straszną i wielką, w której nie było ani zboża, ani trawy, ani źródeł wód. W jaki sposób oni mogli utrzymać się przy życiu? Przecież nie mieli wielkich zapasów żywności, nie mieli podpisanych umów z okolicznymi narodami w celu zaopatrzenia i w niezbędne środki do życia, nie mieli też wybudowanych składów w różnych częściach pustyni, czyli oni nie mieli w swoich rękach żadnego ze znanych środków, który by chociaż w części zaspokoił ich potrzeby. Nie było niczego, co by ciało mogło uznać za przydatne i niezbędne. Wszystko to należy dokładnie przeanalizować. Ale wszystko to należy rozpatrywać w obecności Bożej. Narewnym byłaby wszelka analiza, wszelkie wyjaśnienie pochodzące z naszej wyobraźni. Nasz rozum nie może sprostać temu żądaniu. Tylko wiara może to rozwiązać. Ale rozwiązać za pośrednictwem słowa Boga żywego. I w tym jest zawarty klucz do rozwiązania tego trudnego zadania. Przedstawcie to wszystko Bogu i niczego więcej nie musicie robić, aby otrzymać odpowiedź. Wyeliminujcie Boga i choćby Wasz rozum był najbardziej rozwinięty wszechstronnie, i choćby Wasze wyliczenia byłyby najbardziej dokładne i obejmowały wszystkie inne czynniki, to niemożność wyjaśnienia będzie coraz bardziej wzrastać. A wiara. Rozwiązuje w taki sposób wszelkie zagadnienia. Bóg był wśród swojego narodu. On przebywał wśród swoich odkupionych z całą swoją łaską i dobrocią, z pełną znajomością ich potrzeb i ich trudności w drodze. On był tam wraz z całą swoją potęgą, z niewyczerpującymi się źródłami swoimi, mogącymi tym samym zaspokoić wszelkie potrzeby w podróży przez pustynię tego świata. On tak bardzo głęboko wnikał we wszystko to, co ich dotyczyło, że po zakończeniu ich podróży przez pustynię mógł przez usta sługi swojego powiedzieć. Przecież Jachwe, Twój Bóg, który ci błogosławił w pracach Twych rąk, opiekuje się Twoją wędrówką po tej pustyni. Oto czterdzieści lat Jachwe, Bóg Twój, jest z Tobą i niczego Ci nie brakowało. Nie zniszczyło się tobie, odzienie twoje, ani twoja noga nie opuchła przez 40 lat. Powtórzonego prawa 2, 7 i 8, 4. W tym wszystkim obóz Izraela był bardzo zdumiewającym pierwowzorem, zawierającym w sobie wymowę. A czyim pierwowzorem? Kościoła Bożego, przechodzącego przez pustynię tego świata. Siadectwo Pisma Świętego jest tak bardzo zrozumiałe że nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek domysły i wyobrażenia. A to wszystko przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Opisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. 1 Koryntian 10,14 Dlatego zbliżmy się, aby przypatrzyć się z wielką uwagą do przedstawionego nam widoku, aby zaczerpnąć z tego głęboką lekcję zawartą w tym pierwowzorze. A jaka głęboka nauka jest w tym ukryta? Niech Bóg pomoże nam, abyśmy w godny Jego sposób to wszystko zastosowali w naszym życiu. Wpatrując się w ten tajemniczy obóz rozbity na pustyni i składający się, jak już była mowa, żołnierzy, a także pracowników i sług Boga, o jak wielkie i pełne oddzielenie od wszystkich narodów ziemi, zupełna bezbronność. A mimo to obłogosławione położenie, zupełna, bezwarunkowa zależność od Boga. Oni niczego nie mieli, niczego nie mogli uczynić sami, niczego nie znali. Nie otrzymali choćby najmniejszego kęsa chleba, ani kropli wody, które by nie pochodziły z rąk Boga. Idąc do namiotu i kładąc się do snu, nie mieli żadnego zapasu na następny dzień. Nie było u nich zapasowych magazynów, nie było składów towarów, ani jakichś innych spichlerzy. Oni nie posiadali czegoś takiego, na czym mogłoby znaleźć oparcie ciało, ale Bóg był pośród nich, a dla wiary to było w zupełnie wystarczającym. Oni musieli być uzależnieni całkowicie od Boga i to było jedyne wyjście ze wszystkich kłopotów. Wiara nie uznaje innej rzeczywistości, nie zna czegoś, co byłoby bardziej wiernym, stałym, prócz Boga, żywego, prawdziwego i wiecznego. Ciało mogło z zawiścią obracać się do tyłu i patrzeć na spichlerze Egiptu i w nich znajdować widoczne, istniejące dobro. Wzrok wiary zawsze jest zwrócony na niebo, gdzie znajduje swoje źródła. Oto jakim było położenie w pustyni obozu izraelskiego. Takim też jest położenie Kościoła w tym świecie, nie mogła się pojawić taka potrzeba obojętnie w jakiej by to nie było dziedzinie, która by nie została rozwiązana i zaspokojona w obecności Bożej. Narody nieobrzezane mogły tylko patrzeć na Izraela i dziwić się z ich położenia. Na skutek zabłądzenia ślepej niewiary oni mogli tylko ze zdziwienia pytać się między sobą w jaki sposób to mnóstwo zdobywa pokarm i odzież, w jaki sposób zaprowadzono tam porządek? Ich oczy nie mogły dostrzec, w jaki sposób to wszystko działo się, oni nie znali Jachwę, Pana Boga Izraela, dlatego na próżno byłoby starać się, aby oni zrozumieli, że Bóg obrał sobie wśród nich mieszkanie i że On wziął na siebie cały obowiązek zaopatrzenia ich we wszystko. To wszystko wydałoby się im baśnią. To samo dotyczy obecnie kościoła Bożego, żyjącego w tym świecie w pełni zasługującym na miano pustyni. Z Bożego punktu widzenia, Kościół ten nie jest z tego świata on jest zupełnie oddzielony od niego. I na tyle on przybywa poza światem, na ile obóz izraelski znajdował się poza Egiptem, wody Morza Czerwonego oddzielały od ziemi egipskiej. Głębokie wody śmierci Chrystusa oddzielają od tego świata. Trudno sobie przedstawić coś, co byłoby jeszcze bardziej oddzielone. Oni nie są z tego świata, tak jak i ja nie jestem z tego świata. Jan 17:16 Jeżeli chodzi o pełną zależność od Boga, to gdzie ona przejawia się silniej, aniżeli w Bożym Kościele? W sobie samym nie ma nic nadzwyczajnego. Kościół żyje wśród normalnej pustyni. Pustyni bez życia, ciemnej, ogromnej, pustyni, która przedstawia bardzo smutny obraz zupełnego opuszczenia, nie mogącej w czymkolwiek podtrzymać życie, które by tam się znalazło. Tym bardziej nie ma nic, co by mogło podtrzymać życie kościoła. W całym obszernym wszechświecie nie znajdziemy choćby kropli wody. Ani jednego kęsa chleba dla zaspokojenia pragnienia i głodu Kościoła Bożego. Jest także pod wpływami różnego rodzaju wrogich sił. Nigdzie nie może znaleźć sobie miejsca, w którym byłby przyjacielski stosunek do niego. Kościół podobny jest do delikatnej roślinki rosnącej w tropiku, która jednak została przyniesiona do zupełnie innych warunków, gdzie wszystko wokół surowe, niesprzyjające. Cała atmosfera, ziemia skażona. Wszystko grozi śmiercią. Takim jest Kościół Boży pośród tego świata, zupełnie oddzielony, zależny tylko od Boga żywego. I to daje nam zupełnie jasny i żywy obraz przedstawiający Kościół. Obraz Izraela w pustyni służy nam jako pierwowzór Kościoła. To nie jest jakiś tylko kaprys naszej wyobraźni lub jakiś wymysł chorego rozumu. Apostoł Paweł w liście do Koryntian 10,11 mówi o tym bardzo jasno. Dlatego też mamy pełne prawo mówić, że według sensu moralnego i duchowego Kościół przedstawia nam to, co przedstawiał obóz Izraela w pustyni według swojej zewnętrznej strony swojego istnienia. I czym była pustynia dla Izraela w rzeczywistości, tym jest świat dla Kościoła zarówno w sensie moralnym, jak i duchowym. Tak jak dla Izraela, pustynia nie była miejscem przyjemnym lub miejscem odpoczynku, ale ośrodkiem skupiającym różne niebezpieczeństwa, jak też utrudniającym nawet samo przejście. Tak samo i świat dla Kościoła nie może zapewnić pokarmu ani pokoju, jest tylko źródłem niepokoju, zmęczenia i niebezpieczeństw. Musimy przyswoić sobie całą siłę moralną tego faktu. Troska o Kościół Boży w tym świecie, jak też i troska o społeczność Izraela w pustyni, spoczywała tylko i wyłącznie na Bogu żywym. Należy przy tym pamiętać, że my mówimy tutaj o Kościele Bożym, ale takim, jakim on jest w oczach Bożych. Kiedy przypatrujemy się Kościołowi z ludzkiego punktu widzenia i widząc jego takim, jakim on nam się przedstawia, to widzimy, że jest on daleko, nie takim, jakim powinien być. Dlatego tutaj mówimy o prawdziwym Bożym położeniu Kościoła w tym świecie. Nie należy choćby na chwilę zapominać, że tak jak był wiarygodnym fakt istnienia w pustyni obozu i społeczności Izraela, na tyle też nie podlega wątpliwościom fakt istnienia w świecie Kościoła Bożego, ciała Chrystusa. Narody. Dawnego świata odnosiły się obojętnie do istnienia na ziemi narodu Bożego, a nawet być może niczego nie wiedzieli o tym, to takie stanowisko wcale nie wpływało na fakt jego istnienia. Podobnie jak i teraz, ludzie tego świata zupełnie nie znają Kościoła Bożego, ciała Chrystusa, i odnoszą się do Niego z zupełną ignorancją. Ale to wcale nie ma żadnego wpływu na fakt istnienia na ziemi Kościoła Chrystusa. Od samego dnia zesłania na wierzących, w dniu pięćdziesiątnicy, Ducha Świętego. Musimy tutaj przyznać, że społeczeństwo Izraela miało w pustyni swoje różne doświadczenia, wojny, uciski, pokuszenia, swoje rozbieżności, spory wokół różnych spraw i poglądów, różne upadki, które nawet nie mają swoich nazw. Wszystko to wymagało różnorakiej pomocy Bożej. Potrzebowało kierownictwa, proroka, arcykapłana i króla obranego przez Jachwę, dlatego, że Mojżesz, jak nam wiadomo, był jakby królem i jednocześnie prorokiem postawionym przez Boga wśród jego narodu świętego. Natomiast na Arona zostały włożone arcykapłańskie obowiązki. Nie patrząc na wszelkie niedole, na słabości, upadki, grzech, niezadowolenie i szemrania, Bezporniej istniał zadziwiający fakt, bez wszelkiej wątpliwości wiadomy ludziom, diabłom, aniołom, fakt istnienia trzymilionowej społeczności, zgodnie z dawnym sposobem liczenia, wśród pustyni. Pielgrzymując po niej, ci ludzie w pełni byli uzależnieni od niewidocznej ręki, byli wiedzeni, znajdując się pod opieką przedwiecznego Boga, którego wzrok ani na chwilę nie odwracał się od tego tajemniczego, będącego pierwowzorem narodu. Bóg prawdziwie mieszkał wśród swojego narodu i nie opuszczał jego, nie patrząc na jego niewiarę, niechlujność, niewdzięczność i niepokorność. Bóg przebywał z nimi, ażeby ich podtrzymywać i kierować, ubezpieczać i ochraniać dzień i noc. Bóg karmił ich każdego dnia chlebem z nieba, wyprowadzał dla nich wodę ze skały, to był naprawdę wielki cud, wielka tajemnica. Bóg posiadał w pustyni swój lud, oddzielony od wszystkich otaczających narodów ziemi, oddzielony po to, by stać się szczególną własnością Bożą. Ważnym było nie to, czy znały ich narody ziemi, czy o nich się troszczyli i czy myśleli. Pustynia na pewno nie dawała im żadnych środków ani jakiejkolwiek pomocy. W niej było pełno węży i skorpionów, niebezpieczeństw różnego typu. Była odzwierciedleniem suszy ziemiałowej i pustkowia, i wśród niej mieszkało społeczeństwo, które otrzymywało niewidzialną pomoc, która przyprowadzała rozum ludzki do bezradnej niewiedzy i niemożliwości. Aby cokolwiek wyjaśnić. I wszystko to, drodzy słuchacze, jest tylko pierwowzorem. Pierwowzorem czego? Zjawiska istniejącego już przez dziewiętnaście stuleci, istniejącego teraz i które będzie istnieć aż do czasu, kiedy sam Pan opuści miejsce swojego przebywania i zejdzie z nieba, a to jest typem kościoła w świecie. Jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy zawsze liczyli się z tym faktem, który niestety z wielkim smutkiem musimy powiedzieć jest zapomniany i pomijany w obecnym czasie. Jednak dla każdego chrześcijanina wpisanym do obowiązków jest fakt pragnienia, aby to wszystko było stosowane w praktyce, w naszym życiu i abyśmy byli podobni do oczekujących przychodzącego Pana. Nie możemy o tym przemilczeć. Istnieje w obecnym czasie w tym świecie coś, co przypomina nam obóz w pustyni. Tak istotnie w pustyni tego świata znajduje się Kościół Boży. Przez pustynię tego świata przechodzi duchowy naród Boży, tak jak dawnymi czasy przechodził przez pustynię Izrael Boży. W sensie moralnym i duchowym ten świat jest dla Kościoła tym, czym była pustynia w sensie fizycznym dla Izraela. Izrael nie znajdował choćby najmniejszej pomocy w pustyni. Nie znajduje jej także kościół w tym świecie. Jeżeli kościół znajduje tam cokolwiek w tym świecie, to to wszystko bez cześci Boga oznacza także, że kościół nie idzie drogą wytyczoną przez Boga swojego. Izrael nie był stałym mieszkańcem pustyni, oni tylko przez nią przechodzili. Kościół Boży także nie jest z tego świata. On tylko przez ten świat przechodzi. Jeżeli więc człowiek zrozumie tą Bożą zasadę, a ona znajduje się w jego sercu, to ta Boża Prawda wskaże miejsce pełnego oddzielenia, które przystoi Kościołowi Bożemu jako ciału, a także i każdemu członkowi oddzielnie. Tak jak oddzielony był obóz od otaczającej pustyni ich ze wszystkich stron, tak z Bożego punktu widzenia jest oddzielony od tego świata Kościół, pomiędzy Kościołem a światem nie ma nic wspólnego, tak jak niczego wspólnego nie było pomiędzy tym, czym były węże i skorpiony i dziesiątki tysięcy innych niebezpieczeństw dla Izraela. Takim jest Boże przeznaczenie Kościoła, dlatego też i my rozpatrujemy to w takim sensie. Ale niestety Jakie to wszystko niepodobne jest do tego, co dzisiaj jest nazwane Kościołem. Jednak chcemy bardzo uwagę każdego słuchającego te słowa zwrócić na prawdziwy stan rzeczy, ażeby każdy spojrzał na Kościół z Bożego punktu widzenia. Tylko w takich warunkach można sobie przedstawić wierną rzeczywistość i sens prawdziwy Kościoła, zdając sobie sprawę, w czym zawarta jest odpowiedzialność osobista, w stosunku do Kościoła. Bóg posiada w tym świecie Kościół. Istnieje w obecnym czasie na Ziemi ciało, w którym przebywa Duch Święty, które jest złączone ze swoją głową, z Chrystusem. Kościół ten jest ciałem, składa się ze wszystkich tych, którzy wierzą w Syna Bożego i którzy są zjednoczeni w jedno dzięki obecności wśród nich Ducha Świętego. Zauważmy przy tym, że to nie jest sprawą czyjś, Domyśleń lub poglądów. To nie są tylko myśli lub przypuszczenia, które można uznać lub nie zgodnie ze swoimi zaopatrywaniami. Jest to Boży fakt, jest to wielka prawda, którą my uznajemy lub nie uznajemy, to nie ma żadnego wpływu na nią. Kościół jest ciałem Chrystusa, a my członkami Jego, jeżeli wierzymy w Pana Jezusa i my nie możemy w tym wypadku być nie takimi. My nie możemy przebywać w nieświadomości. Chrzest duchem świętym darował nam takie położenie. A jest to na tyle wiarygodny fakt, na ile wiarygodnym jest fakt urodzenia dziecka w rodzinie. Narodzenie nastąpiło, rodzinna więź została zawiązana, a dla nas pozostaje tylko uznać i żyć z tym z dnia na dzień. Od tej chwili, kiedy dusza została urodzona. Kiedy została zrodzona z góry i zapieczętowana duchem świętym, wchodzi w skład ciała Chrystusa. Ona nie może liczyć siebie oddzielną osobą, osobą niezależną, samoistnym atomem. Ona jest członkiem ciała, podobnie jak ręka lub noga, jest członkiem ludzkiego ciała. Wierząca dusza jest członkiem Kościoła Bożego i w żaden sposób nie może być w tym sensie członkiem czegoś innego. W jaki sposób moja ręka mogłaby się stać ręką jakiegoś innego ciała? Na tej właśnie podstawie możemy zapytać, a w jaki sposób członek ciała Chrystusa może stać się członkiem jakiegoś innego ciała? O jak prawdziwym pierwowzorem i ze wszechmiar cudownym Kościoła Bożego jest obóz, to jest społeczeństwo Izraela w pustyni. Jest radosnym dla nas, kiedy z pełną świadomością zdajemy pełną relację na ten temat. Kościół Boży rzeczywiście istnieje wśród wszelkiego rodzaju przeciwności, upadków i ruiny wśród różnych sekt i partii. To jest jedna z drogocennych prawd, prawd w tym samym czasie ważnych i istotnych dla życia. Przez wiarę jesteśmy zobowiązani przyznać, że istnieje Kościół w świecie tak jak Izraelici swoimi własnymi oczami mogli zobaczyć obóz w pustyni. Obóz Boży istniał w pustyni i prawdziwy Izraelita należał do niego. Istnieje i Kościół, ciało Chrystusa i prawdziwy Chrześcijanin należy do niego. A jak jest zbudowane to ciało? Ono zostało zorganizowane przez Ducha Świętego zgodnie z tym jest napisane. W jednym duchu. Zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem 1 Koryntian 12, 13. W jaki sposób jest utrzymywane to razem przez żywą głowę za pośrednictwem Ducha Świętego i Słowa Bożego, w stosunku do czego jest powiedziane, przecież nigdy, nikt, nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz je żywi, pielęgnuje jak i Chrystus Kościół. Efezjan 5,29. Czyż więc to nie jest wystarczającym? Czyż nie zaspokaja wszystkiego w pełni Chrystus? Czyż nie jest wszechpotężnym dzieło Ducha Świętego? Czyż nam potrzeba czegokolwiek poza niezliczonymi darami, które znajdują się w imieniu Jezusa? Dary odwiecznego Ducha Świętego, czyż nie są w pełni dostatecznym dla wzrostu i podtrzymania Kościoła Bożego? Czyż fakt obecności Bożej w Kościele nie świadczy o zaspokojeniu jego wszystkich potrzeb i pragnień? Czyż nie odpowiada on na potrzeby, które mogłyby wyniknąć w każdym czasie? Wiara mówi, że tak. I tak mówi z pełnym zdecydowaniem i zaufaniem. Niewiara i ludzki rozum mówią: nie. My mamy wiele jeszcze innych potrzeb, cóż my możemy odpowiedzieć na to? Odpowiemy wprost, jeżeli Bóg nie zaspokoi wszystkiego, to my nie wiemy, gdzie szukać pomocy. Jeżeli imię Jezus okazuje się niedostatecznym, to my nie wiemy, gdzie możemy zwrócić się o zbawienie. Jeżeli Duch Święty nie jest silnym, aby chronić nas społeczności z Bogiem, nauczać nas, służyć Jemu to nasze usta pozostają zamknięte. Wielu może sprzeciwiać się nam i oświadczyć, że w czasach apostolskich było zupełnie inaczej, że Kościół nie utrzymywał swojego wysokiego powołania, że dary pięćdziesiątnicy ustały, że pierwsze dni wielkiej miłości Kościoła zakończyły się i dlatego powinniśmy wykorzystywać wszystkie dostępne przez nas środki dla podtrzymywania organizacji i budowy naszych Kościołów. Na to wszystko my możemy odpowiedzieć słowami: ani Bóg, ani Chrystus głowa Kościoła, ani Duch Święty nie zmienili się, ani jedna jota lub litera Słowa Bożego nie została naruszona. Prawdziwa podstawa wiary jest taka: Jezus Chrystus. Wczoraj, dziś i na wieki jest tym samym. On powiedział: oto jestem z wami. Jak długo? Czy tylko wtedy, kiedy była pierwsza miłość? Czy tylko w czasach apostołów? Albo do czasu, kiedy Kościół będzie wiernym Bogu? Oto jestem z wami do skończenia świata. Mateusz 28, 20. Tak samo i przedtem, zanim Pan Jezus wypowiedział te słowa o prawdziwym Kościele, czytamy pamiętne słowa na tej skale, a było to wyznanie o synu Boga żywego, Zbuduję kościół mój i bramy piekieł go nie przemogą. Mateusz 16, 18. A więc pozostaje pytanie, czy w obecnym czasie jest ten kościół na ziemi? Na pewno tak. Istnienie w obecnym czasie kościoła nie podlega żadnej wątpliwości, tak jak nie podlegało żadnej wątpliwości istnienie obozu Izraela w pustyni. I podobnie temu, jak Bóg przebywał w tamtym obozie, aby odpowiadać na wszystkie modlitwy i potrzeby, prośby i błagania swojego narodu, tak samo i on przybywa teraz do kościele, żeby nim kierować, prowadzić, zgodnie z tym, co napisano. W nim zapalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu. By stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Efezjan 2 rozdział 21-22 wiersz. Czy to wszystko przestało być rzeczywistością? A jeżeli to wszystko jest rzeczywistością, to czyż obecność Chrystusa nie zaspokaja wszelkie potrzeby Jego Kościoła? Czyż nie wystarcza Jego dla zbawienia dusz? Co trzeba mówić grzesznikowi? Zaufaj Jezusowi! Czy istnieje coś, co On nie byłby w stanie stworzyć? Czy jest coś trudnego dla Niego? Rdzaju 18.14 On jest zupełnie wystarczającym. Należy tylko prostą, dziecinną wiarą przyswoić sobie i to wszystko, co nam potrzeba. Imię Pana Jezusa odpowiada na wszystkie potrzeby Kościoła Bożego, dokonując w tym samym czasie i zbawienia dusz. I to, i to drugie jest bez wątpienia, gdzie was dwoje, troje zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Mateusz 18:20. Czyż więc na podstawie tego możemy powiedzieć, że została wyczerpana ogromna ilość jego darów i skarbów? Czyż on nie jest w stanie ubogacić nas we wszystko, co jest potrzebne dla służby jemu? Czyż nie może on przygotować głosicieli, pasterzy, nauczycieli? Czyż on nie może odpowiedzieć na wszystkie potrzeby kościoła w pustyni? Jeżeli on nie jest w stanie, aby dokonać tego wszystkiego, to co będzie z nami? Co my mamy w tym wypadku czynić? Do kogo udać się po pomoc? A jakie zadania miało do spełnienia społeczeństwo Izraela w pustyni? Co oni powinni czynić, patrzeć na jachwę ich Boga, a w jakim celu? Aby otrzymać od niego wszystko, pokarm, odzież, napój, wskazówki co do drogi, co do obrony, co do wszystkiego, w czym tylko mieli oni potrzebę. Wszystkie źródła Izraela znajdowały się w nim. Czy potrzeba było prosić kogoś obcego o pomoc? Nie. Bez względu na wszystkie nasze upadki, grzechy i naszą niewiarę do Chrystusa, nasz Pan wszystko pokrywa i daje tak obficie że daleko więcej niż to, o co prosimy, mogłoby się wydawać, że Lewi postąpił bezlitośnie i bardzo surowo, nie okazując żadnego współczucia nawet swoim rodzicom, nie uznając ich i nie szczędząc nawet swoich braci. Jednak prawa Boże są ponad wszystko na tym świecie i nawet sam Pan Jezus wypowiedział tak bardzo znaczące słowa. Jeżeli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, na to i samego siebie, nie może być uczniem moim. Łukasz 14:26. Są to bardzo zrozumiałe słowa, odkrywające przed nami tajemnicę, podstawy każdej prawdziwej służby Bożej. Niech nikt nie myśli, że uczucia i przywiązania rodzinne powinny być nam obce. Bez przywiązania rodzinnego bylibyśmy podobni do ludzi, którzy utracili w naszych czasach moralne uczucia. Porównaj 2 II Tymoteusza, 3 rozdział, 2 i 3 wiersz. Kiedy jednak więzi i prawa rodzinne stanowią dla nas przeszkodę na drodze naszej dobrowolnej służby dla Chrystusa. Kiedy tak zwana miłość do braci naszych zajmuje miejsce naszej wierności w stosunku do Chrystusa, wtedy tracimy możliwość służenia Chrystusowi i stajemy się niegodnymi służby Jego. Zwróćmy uwagę na to, że moralne prawo, które dawało prawo na służbę Bogu dla Lewiego, w czasie wykonywania woli Bożej on nie znał ani rodziców, ani braci, ani krewnych. Czyli, jednym zdaniem, Lewi okazał się w pełni sposobnym, aby wyrzec się więzi rodzinnych, dając tym samym pierwsze miejsce w sercu swoim dla praw Boga Jachwe. Oto jedyna prawdziwa postawa prawdziwego sługi Bożego. Dlatego, drogi przyjacielu, podejdź bardzo poważnie do tego faktu. Bardzo wiele spraw może wydawać się jako służba Bogu. Można w wielu dziedzinach wiele spraw załatwiać bardzo wiele i ciężko pracować. O wiele rzeczy się troszczyć. Jednak w tym wszystkim może okazać się, że nie ma ani atomu z prawdziwej służby Bożej. Według oceny Bożej, może to wszystko być tylko przejawem niespokojnej, cielesnej woli ludzkiej. Może ktoś zapytać, a w jaki sposób można przejawiać swoje działanie w służbie Bożej i w służbach, których celem jest religijny postęp? Ona może niestety przybierać bardzo różne postacie i tak ona czyni. Bardzo często jest widocznym, że widzialna energia, jak też i efekty pracy i służby Bożej, jak raz odpowiadają sile woli człowieka. To wymaga od nas wielkiej uwagi, a także i samoosądzenia w świetle obecności Bożej. Prawdziwa służba nie jest zawarta w bardzo szerokiej działalności. Ale w podporządkowaniu się woli Bożej. I jeżeli takie podporządkowanie się istnieje, to my nie pozostawimy sobie naszych praw rodzinnych, ale je także przyniesiemy na ofiarę Bogu, aby wykonać wolę tego, kogo my uznajemy za Pana naszego. Powinniśmy miłować naszych rodziców, nasze dzieci, i ta miłość nie powinna być tylko pokazowa jakimś dodatkiem. Ale Boga należy miłować ponad wszystko. Sam Bóg i Jego prawa powinny zajmować w naszym sercu najwyższe miejsce, jeżeli my chcemy być prawdziwymi robotnikami Bożymi, prawdziwymi sługami Chrystusa, prawdziwymi Lewitami w pustyni tego świata. A to właśnie szczególnie się przejawiało w charakterze postępowania Lewitów w opisanym przez nas wydarzeniu. Zagadnienie dotyczyło praw bożych i dlatego, prawa przyrodnie nie mogły być brane pod uwagę. Rodzice, bracia i dzieci, obojętnie jakimi drogimi by nie były dla serca, nie mogły mieć żadnego wpływu, kiedy sprawa dotyczyła spraw bożych, Bożej chwały, Boga Izraela, którego oni zamienili na posąg cielca jedzącego trawę. W tym Zawarta jest cała ważność i wielkie znaczenie tego zagadnienia. Wszelkim więzom rodzinnym i ich prawom zawsze jest dane odpowiednie miejsce. Tak samo obowiązkom i odpowiedzialności zostało zakreślone odpowiednie miejsce, i każdy, którego serce kierowane jest prawdą Bożą, będzie stosował się do tego. Jednak nic i nigdy nie powinno. Wchodzić na miejsce praw zakreślonych dla więzów rodzinnych, dopóki sprawa nie dotyczy praw przynależnych Bogu i Chrystusowi. I to jest jedna z bardzo wartościowych i tak bardzo potrzebnych dla życia prawd. Prosimy tutaj każdego młodego słuchacza tych słów, aby głęboko zastanowił się nad tymi rzeczami. Musimy wystrzegać się ducha samowoli i samodogadzania sobie. Ducha, który szczególnie jest bardzo niebezpiecznym, gdyż on właśnie przybiera kształty i postacie religijnej służby dla dzieła Bożego. Należy tutaj się upewnić, czy mamy przed sobą rzeczywiste prawa Boże, a potem dopiero możemy nie liczyć się z prawami związanymi z więzami rodzinnymi. W tym wszystkim, co do wykonania został zobowiązany Lewi, nie było choćby cienia wątpliwości, dlatego też ta krytyczna chwila wymagała działania miecza i sądu, a nie współczucia i miłości. Podobnie powinno być i w naszym życiu, chociaż bywają i chwile, kiedy byśmy okazali niewierność w stosunku do Boga, gdybyśmy tylko wsłuchiwali się w głos naszych więzów rodzinnych, powyższe rozważania. Pomogą naszym słuchaczom zrozumieć postępowanie Lewitów z wyjścia 32 rozdziału i słowa naszego Pana z Łukasza 1426. Niech więc Duch Boży uczyni nas, abyśmy stali się sposobnymi osiągnąć i przejawiać w czynie niedopuszczającej sprzeczności siły Bożej. Obecnie nasz wzrok zwrócimy na sprawę poświęcenia lewitów, opisanych w Księdze Liczb, 8 rozdziale a żeby wszechstronnie rozpatrzyć zagadnienie o lewita, gdyż ono przedstawia prawdziwe źródło pouczenia dla wszystkich pragnących być pracownikami bożymi. Następnie wezmą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną. Każ wystąpić lewitom przed namiot spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraela. Gdy wyprowadzisz Lewitów przed Jachwę, synowie Izraela włożą na nich ręce. Następnie Aaron, gestem kołysania, ofiaruje Lewitów jako ofiarę ze strony Izraela, i będą przeznaczeni na służbę dla Jachwe. Lewici włożą ręce na głowy cielców, a ty jednego złożysz na ofiarę przebłagalną, a drugiego jako całopalenie dla Jachwe. By w ten sposób dokonać nad lewitami obrzędu przebłagania. Księga Liczb, 8 rozdział od 8 do 12 wiersza. Tutaj zostały przedstawione dwa wielkie znaczenia śmierci Chrystusa. Jedna strona tej śmierci została nam przedstawiona w ofierze za grzech, druga w ofierze całopalnej. Nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać tych ofiar. O tym była mowa w komentarzu do księgi kapłańskiej. Tutaj tylko odnotujemy, że w ofierze za grzech widzimy Chrystusa, podnoszącego grzech ciałem swoim na drzewo, co spowodowało, że gniew Boży za grzech spada na niego. W ofierze całopalnej widzimy Chrystusa wielbiącego Boga tym, że przynosi odkupienie za grzech. Odkupienie bywa dokonane w obu. Wypadkach, ale w pierwszym wypadku odkupienie wychodzi naprzeciwko potrzebom grzesznika, w drugim wypadku odkupienie odkrywa całą pełnię oddania Chrystusa Bogu. W obu tych ofiarach mamy przedstawiony pierwowzór śmierci Chrystusa, przedstawiony jednak z różnych stron. Lewici powinni byli kłaść ręce na ofiary za grzech i całopalną. Ta czynność położenia rąk wyrażała utożsamienie się z ofiarą, jednak różne były następstwa położenia rąk na każdą z tych ofiar. Kiedy Lewita kładł swoje ręce na ofiarę za grzech, oznaczało tym samym, że on wszystkie swoje grzechy, wszystkie winy, całą jego bezwzględność, wszelką nachalność, grubiaństwo, samowolę przynosił na ofiarę. Kiedy jednak z drugiej strony On kład ręce na głowę ofiary całopalnej, to zostawało przenoszone z ofiary cała doskonałość, cała przychylność, którą ofiara miała w oczach Bożych. My tutaj mówimy tylko o znaczeniu tego pierwowzoru. My nie wiemy, czy Lewici zrozumieli cały sens tych pierwowzorów, jednak chcemy tylko wniknąć w symboliczne znaczenie tych pierwowzorów. A żaden z tych pierwowzorów nie jest przepełniony tak głębokim sensem, jak położenie rąk zarówno w przeniesieniu ofiary za grzech, jak też i przy ofierze całopalnej. A nauka o tym została zawarta w bardzo ważnym wyjaśnieniu apostoła, zawartym w 2 Koryntian 5 rozdziale i końcowej wypowiedzi. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. 2 Koryntian 5, 21 Stawisz Lewitów przed Aaronem jego synami ofiarujesz ich gestem kołysania dla Jachwe. Wodrębnisz Lewitów spośród Izraela, gdyż oni do mnie należą. Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz gestem kołysania, przyjdą Lewici służyć w namiocie spotkania. Są oni mnie oddani na własność spośród Izraela. Biorę ich spośród Izraela w miejsce tego, co otwierało ono Matki, to znaczy w miejsce wszystkich pierworodnych. Do mnie należy bowiem wszystko, co pierworodne w Izraelu tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych Izraela. I dają ich Aaronowi jego synom jako własność spośród Izraelitów, by mieli troskę o służbę synów Izraela w namiocie spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara w wypadku, gdyby sami zbliżyli się do przybytku. Ósmy rozdział, 13 do 20 wiersza. Jak bardzo to przypomina słowa naszego Pana, Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Jan, 17 rozdział, od 6 do 10 wiersza. Lewici stanowili lud oddzielony, oni byli szczególną własnością Bożą. Oni zastępowali wszystkich pierworodnych Izraela, wszystkich pierworodnych wykupionych krwią baranka od miecza. Obrazowo mówiąc, oni przedstawiają sobą naród umarły i martwych wzbudzony, oddzielony dla Boga. Naród, którego Bóg przyniósł w darze arcykapłanowi Aaronowi w celu wykonywania służby w świątyni. Zadziwiające położenie dla synów bezlitosnego, samowolnego Lewiego. O jak wspaniałe zwycięstwo łaski! O jak wspaniałe świadectwo rzeczywistości i siły oczyszczającej krwi, odkupieńczej krwi i oczyszczającej wody! Według swojej cielesnej natury oni byli bardzo oddaleni od Boga, ale w nich okazała swoją działalność odkupieńcza krew i oczyszczająca woda, a także brzytwa, samoosądzenia. W rezultacie czego lewici mogli być ofiarowani Aronowi w darze i stali się pomocnikami Arona i jego synów w służbie przy namiocie zgromadzenia. W tym wszystkim lewici byli zdumiewającym pierwowzorem narodu Bożego w naszych dniach. Grzesznicy, wchodzący w skład jego zostali podniesieni i wyciągnięci z głębin poniżenia i zguby. Oni wybielili swoje szaty we krwi Chrystusa, zostali oczyszczeni przez słowo Boże i poprowadzeni do swojej zaszczytnej służby. A to czyni ich sposobnymi do wypełnienia i wykonywania wszystkiego, co jest związane ze służbą świętą. Bóg ich dał swojemu synowi, aby oni stali się Jego robotnikami w tym świecie. Twoimi byli i tymi ich dałeś. Dziwny cud Boży. Trudno przedstawić sobie, że sprawa dotyczy ludzi podobnych nam, i on nas dał swojemu synowi. Poprawdzie powinniśmy przyznać, że to wszystko przechodzi wyobraźnię ludzką. My nie tylko zostaliśmy zbawieni od władzy piekła, co jest niezaprzeczalnym faktem, ale nam zostały jeszcze powierzone posługi wyższe, święte. Nam zostało powierzone ogłaszanie w tym świecie świadectwa o chwale Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym właśnie została zawarta nasza służba – Służba wiernych Lewitów Bożych. Jako żołnierze Boga zostaliśmy powołani, aby walczyć z grzechem, jako duchowni kapłani mamy prawo, aby oddawać pokłon Bogu. Jako Lewici zostaliśmy zobowiązani, aby służyć, i my służymy bezwodnej pustyni tego świata, Chrystusowi. A to nam przedstawia pierwowzór namiotu spotkania, cień rzeczy przyszłych. Oto charakterystyczna cecha naszej służby, oto do czego zostaliśmy powołani i dlaczego zostaliśmy oddzieleni od tego świata. Wcale nie wątpimy, że każdy słuchający ze szczególnym zainteresowaniem zauważy bardzo ważny fakt, że mianowicie w tej Księdze Liczb i tylko w niej zostało nam darowane drogocenne i pouczające świadectwo o pracy Lewitów. Ten fakt świadczy, o szczególnej wartości tej księgi. Przenosząc się w pustynię, otrzymujemy prawdziwe i pełne świadectwo o pracownikach bożych, tak samo jak o żołnierzach Boga naszego. Obecnie chcemy przejrzeć się służbie lewitów opisanej nam w Księdze Liczb, trzeci i czwarty rozdział. Przemówił znowu Jachwę do Mojżesza tymi słowami – każ się zbliżyć pokoleniu lewiego, i postaw ich przed kapłanem Aaronem, niechaj mu służą. Pełniąc służbę w przybytku, troszczyć się będą wszyscy, o co on sam i cała społeczność winna dbać w związku z namiotem spotkania. Winni strzec wszystkich sprzętów namiotu spotkania. Winni strzec wszystkich sprzętów namiotu spotkania i wezmą na siebie staranie Izraela, gdy chodzi o pełnienie służby przybytku. Oddaj więc lewitów Aaronowi, jego synom. Winni mu być oddani całkowicie ze strony synów Izraela. Trzeci rozdział, od 5 do 9 wiersza. Lewici byli przedstawicielami społeczności Izraela i działali na ich korzyść. A to jest widocznym z faktu, kiedy synowie Izraela kładli ręce na głowy lewitów, przy czym lewici, jak wiemy, z kolei kładli ręce na głowy zwierząt ofiarnych. 80. Działalność położenia rąk oznaczała utożsamienie, dlatego też lewici przedstawiają nam szczególny charakter narodu bożego w pustyni. I oni przedstawiają nam ten naród jako grupa nieprzypadkowych najemców, którzy w sposób mało efektywny pracują, każdy według swojego uznania. Tutaj czegoś takiego nie ma. Jeżeli żołnierze zobowiązani byli wykazać swój rodowód i wiernie służyć wokół swojego znaku pod swoją chorągwią, to Lewici z kolei powinni byli się zgromadzić wokół wskazanego im centrum i tam wykonywać swoje obowiązki. A wszystko to było bardzo jasnym i czytelnym, prócz tego kierowano się autorytetem i bezpośrednimi wskazaniami arcykapłana. Wszystkim pragnącym być prawdziwymi Lewitami, wiernymi pracownikami i mądrymi sługami Boga, należy bardzo poważnie zważać na te fakty. Służba Lewitów była uzależniona od wskazówek arcykapłana. I tak, zarówno w służbie żołnierzy, jak też i w służbie Lewitów, nie było miejsca dla przejawów własnej woli. Wszystko było zgodne z Bożym poleceniem. I w tym jest zawarta wielka dobroć Boża dla wszystkich, których serce było szczere przed Bogiem. Jednak dla człowieka z nierozbitą wolą obowiązek zawsze pozostaje w jednym i tym samym położeniu, jest niezmiennym, zajmuje się jednym i tym samym dziełem. Dlatego też dla niego będzie to wszystko tylko ciężarem i czymś bezsensownym. Przeciwnie do tego, jeżeli serce jest posłusznym i oddanym Jemu, to taki człowiek może powiedzieć, droga jest otwarta przede mną, mnie pozostaje być tylko podporządkowanym. Człowiek niepodporządkowany woli Bożej może tylko wzdychać o jakimś nowym czynie, o nowej pracy. On jest niespokojny, pragnie ciągle czegoś nowego, brak mu pokoju i nadziei. Sługa wierny, Zawsze postępuje podobnie jak Pan i nauczyciel. A tak właśnie postępował ten, kto był jedynym prawdziwym, wiernym sługą Bożym na Ziemi. On mógł powiedzieć: Ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić wolę swoją, ale wolę tego, który mnie posłał. Jan 6,38. Powiedział im Jezus. Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mię posłał i wykonywać jego dzieło. Jan 4,34. Jest jeszcze jedna okoliczność, godna uwagi w życiu Lewitów: służba ich była uzależniona wyłącznie od przybytku i wszystkiego, co było z nim związane. Oni z czymś innym nie mieli w ogóle do czynienia. Zajęcie się czymś innym dla Lewity oznaczało, że on wyrzekł się swojego powołania. Wyrzekł się tego wszystkiego, co zostało powierzone jemu przez Boga. Podobnie można powiedzieć i w stosunku do chrześcijaństwa naszych wieków. Ich wyłącznym zajęciem, jedynym dziełem wielkim, nieskończenie ważną ich służbą jest Chrystus i wszystko to, co jest z nim związane. Nie zostało im powierzone jakieś inne dzieło w tym świecie. Wszelki zamysł, nie mający na celu Chrystusa, wszelka praca niezwiązana z Nim, jest wyraźnym sprzeciwem przeciwko wyraźnemu Bożemu nakazowi. Jest to sprzeciw wobec zależności od Boga, wzgarda i wyrzeczenie się swojego zaszczytnego powołania. Prawdziwy starotestamentowy Lawita mógł powiedzieć: Dla mnie życiem jest przebywanie na terenie przybytku. Obecnie Prawdziwy chrześcijanin może powiedzieć: Dla mnie życiem jest Chrystus. Filipian 1:21. Ze wszystkim co chrześcijanin spotyka w swoim życiu i we wszystkich dziedzinach jego życia, główne pytanie zawarte jest w tym, czy to lub to drugie mogę ja złączyć z Chrystusem, czy też nie. Jeżeli jest to coś, co nie odpowiada temu, to należy w ogóle tego nie dotykać. I właśnie w takim świetle należy widzieć wszystko. Sprawa w ogóle nie dotyczy tego, czy to dzieło lub tamto jest wykonywane dobrze lub źle. Ja muszę najpierw dowiedzieć się, na ile to wszystko jest związane z imieniem i chwałą pana Jezusa. To wszystko w zadziwiający sposób upraszcza wszelkie zagadnienie, odpowiada na tysiące pytań. Wyjaśnia i odsuwa na bok sprawy podejrzane, czyniąc ścieżkę chrześcijanina jasną i zrozumiałą, czyniąc tym samym jego pewnym i szczęśliwym, że dokonał takiego wyboru. Lewita wcale nie musiał martwić się wyborem swojej pracy. Ona została wydzielona jemu wprost z Bożą Precyzją. Brzemię to, które zostało na każdego włożone, oraz praca, która została każdemu przydzielona, były tak ściśle określone, że nie pozostawiało to dla człowieka żadnych wątpliwości. Każdy zapoznać się mógł szczegółowo ze swoją pracą i wykonywać ją. Musimy tutaj dodać, że praca taka była przeznaczona tylko dla ludzi, którzy zostali powołani przez Boga do tej szczególnej pracy. Prawdziwa służba w przybytku nie polegała na jakimś tam nieuporządkowanym wykonywaniu tych czynności lub tamtych. Ona polegała na stałym obowiązku wykonywania tej pracy, do której zostali powołani. Musimy o tym pamiętać. My, chrześcijanie, jesteśmy skłonni rywalizować jedni z drugimi, przez co utrudniamy sobie nawzajem, dlatego że nie możemy wiernie służyć Bogu. I tak będzie nadal się przedłużać nasz upadek, dopóki nie zrozumiemy, że każdy z nas ma swoje ściśle określone zadanie wyznaczone przez Boga, jeżeli nie idzie po swojej własnej drodze, ale podąża w ślad za Bogiem. Chcemy tutaj jeszcze raz zaakcentować. Ściśle określone zadanie wyznaczone przez Boga podkreślamy po to, aby nikt nie miał wątpliwości, o co tutaj chodzi. My sami nie mamy prawa dokonywać wyboru służby dla siebie. Jeżeli Bóg postawi jednego człowieka, by był ewangelistą, drugiego nauczycielem, innego kaznodzieją i tym podobnie, jeżeli on sam komuś dał ducha napominania, to w jaki sposób to wszystko ma ze sobą współpracować? Jak to ma przebiegać? Na pewno ewangelista nie powinien czynić siebie nauczyciela, nauczyciel kaznodzieję Nikt, kto nie otrzyma daru na obie te służby, nie może ich wykonywać. Nie każdy wykonuje to, co zostało jemu powierzone. Na pewno Bóg, jeżeli jest taka Jego wola, może obdarzyć jednego człowieka różnymi darami, ale to zupełnie nie dotyczy naszego zagadnienia. Każdy z nas powinien wiedzieć, jakie życie, jaka działalność nasza jest miła dla naszego Boga i dostosować się do tego. Jeżeli my o tym zapominamy, to wpadamy w wielkie kłopoty. Bóg sam wybiera pracowników do wydobywania kamieni, pracowników do ociosywania i murarzy do układania murów z kamieni w Bożej Budowli. Postęp tej Budowli jest uzależniony od sumiennego wykonywania wszystkich prac, wszystkich pracowników. Gdyby wszyscy byli murarzami, to gdzie byliby robotnicy, którzy odciosywali kamienie? Gdyby wszyscy byli pracownikami wydobywającymi kamienie, to kto by je potem układał na murze? Każdy, kto nie zgadza się z takim porządkiem, lub kto wprowadza inny porządek, to tym samym powoduje wielką szkodę dla dzieła Chrystusa w tym świecie. Musimy pamiętać, że to było wielkim błędem dla wszystkich, którzy tak żyć próbowali. Od tego błędu chcemy uszczec i tych, którzy próbują to czynić obecnie. Nie ma większej bezmyślności od tej. Bóg nigdy się nie powtarza. Nie ma na świecie dwóch jednakowych osób. Nie ma w całym lesie dwóch identycznych listków lub źdźbeł trawy. Dlaczego więc chęć wykonywania pracy czyjeś lub staranie się, aby otrzymać dar taki, jaki ma ktoś inny, jest tak częstym zjawiskiem u nas. Niech więc każdy będzie zadowolony z tego, czym go obdarzył Bóg, gdyż w tym jest zawarta tajemnica prawdziwego pokoju i postępu. Wszystko to znajduje jasne potwierdzenie wyliczonych przez natnionego autora obowiązków, które zostały nałożone na trzy kategorie Lewitów. Dla wygody słuchającego te słowa przytaczamy je dosłownie. Nic nie może się równać z oryginałem i z językiem oryginału Pisma Świętego. Mówił dalej Jahwe do Mojżesza na pustyni syna i tymi słowy. Spisz wszystkich synów Lewiego według ich rodów i szczepów, wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż. Mojżesz więc spisał ich według rozkazu a Oto imiona synów Lewiego. Gerszon, Hekat i Merari. Imiona zaś synów Gerszona według ich rodzin Libni i Sinei. Synowie zaś Kechata według swych rodzin Amram, Yishar, Hebron i Uziel. A synowie Merariego według swych rodzin Machli i Musi. To są rodziny Lewiego według ich rodów. Od Gerszona pochodzą rodziny Libnitów i Sineitów to są właśnie rodziny Gerszonitów. Liczba spisanych mężczyzn od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 7500. Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od strony zachodniej. Głową rodu Gerszonitów był Eliasa, syn Lada. W namiocie spotkania mieli Gerszonici powierzoną pieczę o sam przybytek o namiot i jego okrycie, jak również o zasłonę wiszącą u wejścia do namiotu spotkania, dalej o zasłony dziedzińca oraz zasłonę przy wejściu na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz, wreszcie powrozy potrzebne do tej służby. Trzeci rozdział od 14 do 26 wiersza. Mówił dalej Jahwe do Mojżesza, Policz. Synu według rodów i rodzin, ludzi od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. Oto na czym ma polegać służba garszonitów, co mają czynić i co dźwigać. Winni nosić tkaniny przybytku i sam namiot spotkania łącznie z pokrowcem. Pokrowiec ze skór delfinów, który leży na wierzchu, oraz zasłonę, będącą przy wejściu. Do namiotu spotkania, następnie zasłony dziedzińca i zasłony przy bramie wejściowej na dziedziniec, który otacza dookoła przybytek i ołtarz, wreszcie należące do tego powrozy i wszystkie sprzęty potrzebne do tej służby. Wszystkie zajęcia gerszonitów odnośnie tego, co mają nosić i co czynić, podlegać będą rozkazom Aarona i jego synów. Powierzycie ich pieczy wszystko to, co mają nosić. Taka będzie służba rodzin Gerszonitów co do namiotu spotkania. Nadzór nad nimi będzie należał do Itamara, syna kapłana Aarona. Czwarty rozdział, od 21 do 28 wiersza. Wszystko zostało dokładnie rozgraniczone. Gerszon dokładnie wiedział, co należało do jego obowiązków. Zarówno on, jak i jego brat Merari odpowiedzialni byli za przenoszenie przybytku. Natomiast kachatyci byli odpowiedzialni za sprzęty i naczynia przybytku. Porównaj 4,19. W dziesiątym rozdziale 17-21 do 21 wiersza czytamy. Skoro zwinięto przybytek, ruszyli dźwigający przybytek gerszonici i meraryci. Potem ruszyła chorągiew obozu Rubena. Wtedy ruszyli kachatyci, którzy mieli nieść sprzęty najświętsze. Zanim oni ruszyli, inni już postawili przybytek. Służba Gerszonitów i służba Merarytów była bardzo ściśle związana ze sobą, chociaż jak zobaczymy, obowiązki ich różniły się między sobą, a to możemy zobaczyć w ustawie dotyczącej ich obowiązków. Policz również Merarytów według ich rodzin i rodów w wieku od 30 do 50 lat, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali pracę w namiocie, spotkania. Pełniąc służbę w namiocie spotkania, będą nosić deski przybytku i należące do nich poprzeczki oraz słupy, łącznie z podstawami, dalej słupy otaczające dziedziniec dookoła z ich podstawami, paliki namiotu i powrozy oraz cały sprzęt do tego należący. Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co mają nosić. Taka będzie służba rodzin merarytów. Co do wszystkich obowiązków swych w namiocie spotkania podlegać będą i Tamarowi, synowi kapłana Arona. 4 rozdział od 29 do 33 wiersza. Cała praca została dokładnie rozliczona i podzielona. Gerszonici wcale nie musieli się martwić tym, kto przyniesie konstrukcję namiotu. Meraryci nie martwili się o przyniesieniem nakrycia namiotu jego zasłon. Tym niemniej, będąc uzależnieni jedni od drugich, ich praca była ściśle ze sobą powiązana. Cała konstrukcja namiotu, gdyby była bez nakrycia, byłaby nieprzydatną. Wszystko musiało być na swoim miejscu i wtedy tworzyło jedną całość. Jeśli chodzi o paliki namiotu, to chociaż one były tak bardzo mało zauważalnymi elementami, być może niewielu dostatecznie oceniało ich znaczenie. To jednak one napinały cały namiot, całe nakrycie, i ich wzajemna współpraca była wprost niezbędna. Dlatego wszyscy obsługujący, noszący pracowali w określonym celu. Jednak ten cel został osiągnięty przez współpracę poszczególnych osób. I gdyby jeden z synów Gerszona pozostawił swoją pracę i zająłby się czymś innym, to jego część pracy pozostałaby niewykonana. I tym samym przeszkadzałoby to znacznie, opóźniając całą pracę synów Meradiego. Cały porządek zostałby zachwiany. To zaszkodziłoby całości budowli. Natomiast dokładne przestrzeganie Bożych poleceń wprowadzało doskonałą harmonię wśród wszystkich wykonawców. To wszystko powinno wzbudzić niezwykły zachwyt u każdego postronnego obserwatora. Każda czynność skoordynowana, wszystko dokładnie przewidziane i ustalone. I to wszystko miało miejsce wśród mieszkańców Bożych na pustyni. Każdy pozostawał na swoim miejscu wyznaczonym dokładnie przez Boga. Kiedy tylko obłok podnosił się do góry, kiedy tylko rozlegał się głos do składania przybytku, każdy już dokładnie wiedział, gdzie i co należy robić. On wcale nie myślał o jakim innym zajęciu. Nikt nie miał prawa działania według własnego uznania. Jachwę decydował o wszystkim. Lewici byli nazwani Bożymi, oni byli poddani autorytetowi Bożemu i to było podstawą każdego ich czynu w pustyni. Przy podobnym rozdziale pracy zupełnie obojętnym było, czy człowiekowi została powierzona piecza o gwoździe lub o zasłonę, o paliki namiotu lub o złoty świecznik. Dla wszystkich razem, jak i dla każdego oddzielnie, najważniejszą sprawą było to, czy to, co ja robił, jest rzeczywiście moim zajęciem. Czy to właśnie robić mi polecił Bóg. Takie postawienie sprawy kładło koniec wszelkim niedomówieniom lub sporom. Gdyby wybór pracy powierzono człowiekowi, to on wybrałby sobie określoną służbę i tak każdy według swojego uznania. Zadajmy sobie pytanie, jak w takich warunkach odbywałoby się przenoszenie przybytku przez pustynię? To byłoby wprost niemożliwym. Zostało dopuszczone, aby istniała tylko jedyna władza, a mianowicie samego Boga Jachwe. On wszystko ściśle określał. I wszyscy byli zobowiązani jemu się podporządkować. Dla ludzkiej woli nie było tutaj miejsca, i w tym jest zawarta szczególna myśl Boża. To wykluczało wszelką rywalizację, wszelkie wątpliwości. Warunkiem było tylko bezwarunkowe podporządkowanie się woli Bożej, złamanie swojej cielesnej woli, dobrowolne uznanie autorytetu Bożego. W przeciwnym wypadku zaponowałby nieporządek, o którym wspomina Księga Sędziów. Za dni owych nie było króla w Izraelu, każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Sędziów 17.6. Syn Merariego mógłby powiedzieć lub myśleć sobie, po co? Sam najpiękniejszy okres mojej młodości, mojej młode siły ja mam poświęcić opiece i przynoszeniu jakichś palików do namiotu? Czyżbym tylko po to miał się urodzić na ten świat? Czyż nie powinienem kierować się wyższym celem mojego życia? Czyżby takie monotonne zajęcie miałoby się stać moim wiecznym zajęciem od 30 do 50 lat? Można byłoby odpowiedzieć w dwojaki sposób na to pytanie. Przede wszystkim dla syna Merariego było zupełnie wystarczającym to, że Jachwe powierzył jemu taką pracę. Już samo to podnosiło cenę tego, że dla ciała tutaj pozostawiono najniższe i ostatnie miejsce. Nie jest ważnym, co my czynimy, ważne natomiast jest to, ażebyśmy zawsze wykonywali powierzoną pracę nam przez Boga. Człowiek może wybierać sobie karierę, która okaże się błyskotliwą dla ludzi. On może oddać swoją energię, swój zapał, swój czas, możliwości, stanowisko służbie interesów, które ten świat liczy za wielkie i pożyteczne, a to często za wielkie i chwalebne. A między tym jego życie może okazać się tylko błyskotliwą mistyfikacją. Z drugiej strony, człowiek, który w prostocie serca wykonujący wolę Bożą, ażeby jego zasługi nie zostawały przypisywane jemu. Idzie ścieżkami oświetlonymi promieniami obecności Bożej. Wykonywanie woli Bożej, obojętnie jakoby ona nie była, i przestrzeganie przykazań Bożych, obojętnie co by te przykazania nie mówiły, powoduje, że taki człowiek oczekuje nagrody, która zostanie przypomniana wtedy, kiedy wszystkie dzieła dzieci tego świata upadną i rozwieją się jak pył na wietrze, a pozostanie to, co Boże nieprzemijające. Prócz moralnego znaczenia zawsze towarzyszącego wypełnieniu tego, co zostało włożone jako obowiązek na syna Merariego, nosiło na sobie jeszcze pieczęć szczególnej godności, choćby on miał tylko doniesienia paliki od namiotu albo podstawki pod deski. Wszystko, co miało związek z przybytkiem, zawierało w sobie bardzo wielkie znaczenie i przedstawiało najwyższy interes. Nic co było w tym świecie nie mogło być porównane z tym tajemniczym przybytkiem i z jego tajemniczymi przedmiotami i naczyniami. Zetknięcie się choćby tylko z palikami od namiotu lub też piecza, nad nimi powinno być zaliczone do najwyższych przywilejów, jakie mogły spotkać człowieka podczas wędrówki przez pustynię, tym bardziej było to wielkim zaszczytem dla Meraritów, że oni mieli prawo do dotykania i przenoszenia tych przedmiotów. Na pewno o wiele bardziej zaszczytnym zajęciem dla meraritów było noszenie tych palików niż trzymanie złotego berma na tronie Egiptu lub Asyrii. Syn merariego, sądząc po sensie swojego imienia, mógł wyglądać na biednego, smutnego i zmęczonego człowieka, ale cały wysiłek jego był związany z mieszkaniem Boga Wszechmogącego, Właściciela Nieba i Ziemi. On trzymał w swoim ręku przedmioty, których oryginały znajdowały się w niebie. Każdy najmniejszy palik, pierścień, deska, nakrycie, zasłona były cieniami wielkich przyszłych dóbr. Były pierwowzorami wskazującymi na Chrystusa. My nie chcemy twierdzić, że każdy pełniący tą zaszczytną służbę, Syn Merariego rozumiał ich znaczenie, to zagadnienie nie jest przedmiotem naszego rozważania. My możemy zrozumieć te pierwowzory. Nam został dany przywilej rozpatrywania tych zagadnień w jasnym świetle Nowego Testamentu i wszędzie znajdować w nich Chrystusa. W każdym wypadku, nie decydując się na podstawie naszych osobistych domysłów, wydawać opinii, w jakim stopniu lewici rozumieli sens powierzonej służby możemy twierdzić głęboko wierząc że oni posiadali wielki przywilej korzystając z prawa dotykania cieni rzeczy niebieskich i opiekowania się nimi oraz ich noszenia przez pustynię szczególną dobrocią tchnęły na nich słowa stosunek do rozkazu Jahwe 448 według rozkazu Jahwe na rozkaz Jahwe uświęcające każde ich dotknięcie do świętych przedmiotów kto może dostatecznie docenić znaczenie podobnej dobroci podobnego przywileju, każdemu człowiekowi tego zadziwiającego pokolenia Izraela została powierzona szczególna służba określona ręką samego Boga i dokonywana pod bezpośrednim nadzorem Arcykapłana. Nie można było wykonywać pracy innego człowieka. Wszyscy musieli podporządkować się autorytetowi Bożemu i robić to, do czego oni zostali powołani. I w tym była zawarta tajemnica tego szczególnego porządku, panującego wśród tych ośmiu i pół tysiąca osiemdziesięciu pracowników. 4,48. My także możemy z pełnym zaufaniem stwierdzić, że w tym także i obecnie znajduje się tajemnica wszelkiego porządku. Dlaczego spotyka się tyle nieporządku w Kościele Bożym? Dlaczego widzimy tak wiele różnych poglądów, przypuszczeń, odczuć, myśli? Dlaczego to wszystko przeciwstawia się jedno drugiemu? Dlaczego widzimy tyle prób mieszania się do obecnego dzieła, tylko na skutek braku pełnego i bezwarunkowego podporządkowania się Słowu Bożemu? Nasza osobista wola działa. Zamiast tego, aby Bogu pozostawić decyzję wyboru dla nas drogi, my wybieramy sami. My powinniśmy przebywać w takim stanie i nastroju duszy którym wszystkim myślom ludzkim, a szczególnie naszym myślom osobistym, zostałoby dane miejsce, które im się należy, przy czym pełna wolność i swobodny przepływ powinien być dany myślom Bożym. Nie wątpimy, że w tym właśnie zawiera się wielka próba dla naszego życia, a tego właśnie nam nie dostaje. To jest największą potrzebą naszego życia. Aby wola Boża wszędzie zapanowała nad wszystkimi. Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Jachwe i przeciw Jego pomazańcowi. Stargajmy ich więzy i odrzućmy ich pęta. Psalm drugi od pierwszego do trzeciego wiersza. Takim jest duch obecnego wieku. A jaki jest środek zapobiegawczy przeciwko temu? Jaki środek obronny, zupełne podporządkowanie? Podporządkowanie czemu? Podporządkowanie Kościołowi? Podporządkowanie głosowi tradycji, statusowi, nakazom i naukom ludzkim? Dzięki Bogu tego wszystkiego to nie dotyczy. A więc czemu mamy się podporządkować? Głosowi Boga żywego. Głosowi Pisma Świętego. W nich zostało zawarte prawdziwe, jedyne świadectwo, jedyny środek przeciwko samowoli z jednej strony i podporządkowania się ludzkiemu autorytetowi z drugiej. My powinniśmy być poddani oto odpowiedź naszej osobistej woli my powinniśmy być podporządkowani woli Bożej. Oto odpowiedź dla naszej skłonności do służalczości ludzkim interesom, autorytetom w zagadnieniach dotyczących wiary. I tak my zawsze spotykamy się z tymi dwoma początkami. I tak pierwszym jest nasza osobista wola, która doprowadza nas do niewiary względem Boga, drugim podporządkowanie się woli człowieczej, podporządkowanie się człowiekowi, prowadzi do przesądów i uprzedzeń. Te dwa środki kierujące mają decydujący wpływ na cały cywilizowany świat. I one pociągają za sobą wszystkich, prócz tych, którzy zostali pouczeni przez Ducha Świętego w swoich słowach, uczuciach i w całej swojej działalności dostosowali się do tej wielkiej, bożej prawdy. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzień Apostolskie, 5,29. Ta świadomość czyniła, że syn Merariego poświęcał się w służbie ochrony palików dla oka ludzkiego tak bardzo mało ważnych. Ta sama świadomość i w naszych czasach daje chrześcijaninowi możliwość wykonywania z całej siły i z całej duszy służby, do której został przez Boga powołany. I chociaż jego służba mogłaby okazać się dla człowieka zbyt trudną i niepociągającą, lub niezbyt przyjemną dla ciała, a nawet poniżającą godność ludzką, to jednak wystarcza zupełnie dla nas świadomość, że to miejsce pracy i sama praca została nam wskazana przez Boga. To Bogu upodobało się wybrać nas do tego, i to dzieło służy Jemu i ku chwale Jego. A On jest tym, który jest lepszy niż dziesięć tysięcy. Pieśń nad pieśniami, piąty rozdział dziesiąty i szesnasty wiersz. My także możemy być zadowoleni z tego, że została powierzona nam troska, nad grubymi, szorskimi skórami okrycia lub nad mało znaczącymi palikami. Pamiętajmy, że wszystko, co ma związek z Chrystusem i z Jego imieniem, z Jego osobą, z Jego dziełem tutaj na ziemi, posiada wielką cenę w oczach Bożych. Wszystko może mieć bardzo małe znaczenie w oczach tego świata, ale cóż nam do tego? My powinniśmy patrzeć na te wszystkie sprawy z Bożego punktu widzenia. Powinniśmy mierzyć ich miarą Bożą, która jest Chrystus. Bóg wszystko mierzy w odniesieniu do Chrystusa. Wszystko, choćby najmniejsze, najbardziej niepozorne, ale mające związek z Chrystusem, zawiera w sobie wielki interes. I wielkie znaczenie w oczach bożych. Przy czym, nawet najbardziej zaszczytne zamiary, najlepsze plany, wszelkie zadziwiające założenia ludzi tego świata, wszystko to zanika podobnie jako poranna mgła rozwiewana wiatrem, podobnie jak poranna rosa. Człowiek czyni swoje własne ja centrum, swoim celem, przewodnikiem swojego życia. Człowiek ceni na tyle poszczególne rzeczy, na ile one służą jemu i świadczą o nim, i sprzyjają jego interesom. Nawet religię wykorzystuje do swoich własnych wygód, widząc w niej piedestał dla swojej chluby ku swojemu własnemu ja. Wszystko służy jako reflektor, przeznaczony dla podświetlania całej sławy i chluby, aby wszyscy podziwiali i chwalili to, co jest tak bardzo barwne dla oka ludzkiego. Dlatego też wielka przepaść istnieje pomiędzy myślami Bożymi i myślami ludzkimi. Poszczególne brzegi tej przepaści są bardzo oddalone od siebie, tak jak daleko Chrystus od egoizmu ludzkiego. Wszystko to, co dotyczy Chrystusa, a zawiera w sobie Jego Ja, bardzo szybko zanika i bywa zapomniane na zawsze. W rezultacie czego w błąd wpada ten, kto służy w swojemu własnemu Ja i czyni z niego jedyny cel swojego życia ten będzie musiał rządzić wieczną mękę bardzo mądrze czyni człowiek który czyni Chrystusa jedynym celem swojego życia dlatego że to właśnie doprowadzi jego do chwały i wiecznego błogosławieństwa umiłowany słuchaczu zastanów się przez chwilę i zajrzyj w swoje serce i do swojego sumienia wiem że w tej chwili niosę odpowiedzialność przed Bogiem za Twoją duszę. Chociaż mówię te słowa w Anglii, a Ty być może słuchasz w samotności w Twojej komórce, pokoju w Nowej Zelandii, Australii lub w innym dalekim ode mnie kraju, chciałbym przypomnieć Tobie, że wcale nie mam na celu głoszenia tylko jakiejś księgi lub komentarza, który by wyjaśniał pismo święte. Bardzo pragnę być używanym przez Boga, aby oddziaływać na głębię twojej duszy. Pozwól zaproponować ci, abyś odpowiedział na bardzo ważne i wieloznaczne pytanie, którego odpowiedź nie może być odkładana. Co stanowi cel twojego życia? Chrystus lub twoje własne ja? bądź szczerym przed tym, który doświadcza serca przed Bogiem. Władcą wszystko widzącym. Bardzo poważnie prześledź siebie w obecności Bożej. Nie poddawaj się powierzchownej miłej dla oka, ale fałszywej piękności. Wzrok Boga przenika znacznie głębiej, niżeli to, co jest zewnątrz. Taką samą przenikliwością powinieneś i Ty się kierować. Tego pragnie Bóg i chce Cię tym obdarować. Bóg stawia przed Twoim wzrokiem Chrystusa w przeciwieństwie do wszystkiego pozostałego. Czy przyjąłeś Jego do swojego serca? Czy On stał się sprawiedliwością Twoją? Sprawiedliwością Twojej sprawiedliwości, Twoją świętością i Twoim odkupieniem? Możesz Ty bez najmniejszego wahania powiedzieć umiłowany mój należy do mnie, a ja do Niego? Pieśń nad pieśniami 2,16 Skontroluj siebie i upewnij się w tym, czy tak jest dla ciebie bliskim, poznanym i mającym zastosowanie w twoim życiu? Jeżeli tak, to czy Chrystus jest jedynym celem twojego życia? Czy wszystko wymierzasz według miary Chrystusowej? Te wszystkie pytania, drogi przyjacielu, powinny odkryć całą głębię serca twego. Chcemy Cię zapewnić, że proponując Ci to wszystko, doświadczyliśmy to na sobie. Ich działanie i ich siłę. Bóg jest naszym świadkiem, że zostaliśmy przeniknięci, chociaż jeszcze nie w dostatecznym stopniu, ich ważnością i ich znaczeniem. Jednak jesteśmy pewni, że nic nie ostoi się przed Bogiem prócz tego, co dotyczy Chrystusa. Jesteśmy pewni tego, że nawet najmniejsza sprawa i tylko trochę dotycząca Jego posiada wielkie znaczenie w oczach Nieba. Jeżeli nam udało się utwierdzić tą świadomość prawdy choćby tylko w jednym sercu, aby ona rzeczywiście tam funkcjonowała, to możemy powiedzieć, że nie na próżno zostały wypowiedziane te słowa. Zanim zakończymy naukę nad tą trzecią częścią Bożej Księgi Liczb, Zwróćmy naszą uwagę na synów hechatytowych i na ich pracę. Następnie mówił Jachwę do Mojżesza i Arona tymi słowami Wyłącz spośród synów Lewiego hechatytów, pełno ich liczbę według szczepów od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. Zadaniem kechatytów będzie troska o rzeczy najświętsze. Kiedy będzie się zwijać obóz, wejdzie Aaron z synami, zdejmą oni zasłonę okrywającą i owiną nią arkę świadectwa. Następnie położy pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozciągnie tkaninę całą z fioletowej purpury, wreszcie założy drążki. Również nad stołem pokładnym rozciągną tkaninę z fioletowej purpury, na której położą misy. Czasze, patery i dzbany dla ofiar płynnych. Chleb ustawicznej ofiary winie się również na nim znajdować. Następnie okryją go tkaniną karmazynową, wreszcie pokrowcem ze skóry delfinów. Na koniec założą drążki. Potem wezmą tkaninę z fioletowej purpury i okryją nim podstawę świecznika, łącznie z lampami, nożycami i naczyniami do knotów. Oraz wszystkimi naczyniami na oliwę używanymi do jego obsługi. Następnie owinął go wraz z całym przynależnym sprzętem. Pokrowcem ze skóry delfinów i umieszczą na noszach. Teraz rozciągnął nad ołtarzem złożonym tkaninę z fioletowej purpury i okrył go okryciem ze skór delfinów i założą drążki. Następnie wezmą wszystkie pozostałe sprzęty należące do służby w świątyni. Owinął je tkaniną z fioletowej purpury, okryją pokrowcem ze skór delfinów i umieszczą na noszach. Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu i okryją czerwoną purpurą. Położą na nim wszystkie naczynia używane do służby przy ołtarzu i popielnice, widełki, łopatki, kropielnice. Wszystkie te sprzęty ołtarza przykryją pokrowcem ze skór delfinów. I założą drążki przy zwijaniu obozu, gdy Aaron, jego synowie skończą okrywać przedmioty święte i wszystkie przynależne do nich sprzęty. Wtedy przystąpią kechatyci, aby je ponieść. Nie wolno im jednak przedmiotów świętych dotykać, w przeciwnym razie umrą. Taką to służbę mają do spełnienia kechatyci w namiocie spotkania. Czwarty rozdział od pierwszego do piętnastego wiersza. Tutaj czytamy o obowiązkach, które zostały powierzone synom kechatowym. arka, złoty stół, złoty świecznik, złoty ołtarz i ołtarz dla ofiar całopalnych wszystko to były cienie przyszłych dóbr, przedmioty których wzorce znajdowały się w niebie. Pierwowzory wskazujące na Chrystusa, na Jego osobę, Jego dzieło, Jego służbę, o czym była mowa w księdze wyjścia w 24. Do 30. rozdziału. W pustyni wszystkie te pierwowzory, które zostały tutaj nam przedstawione, jeżeli możemy się tak wyrazić, były w podróżnym odzieniu. Prócz arki przymierza wszystkie przedmioty zostały osłonięte skórami z delfinów. Arka przymierza, w odróżnieniu od innych przedmiotów, miała to, że na okrycie ze skór kładzione było okrycie z fioletowej tkaniny, co w pełni Oznaczało niebiański charakter Pana Jezusa i Jego niebiańską osobowość. Przez cały okres Jego ziemskiego życia niebiański charakter okazywał się we wszystkim. On zawsze był człowiekiem niebiańskim, panem z nieba. Odzież z fioletowej purpury była pokryta nakryciem skórzanym, co mówi nam o ochronie od zła. Tylko arka była pokryta na wierzchu nakryciem z fioletowej purpury. Jeżeli chodzi o złoty stół chlebów pokładnych, to on przedstawia nam typ Pana Jezusa Chrystusa w stosunku do dwunastu pokoleń synów Izraela. Dlatego też on najpierw był przykryty odzieżą z fioletowej purpury, a następnie był kryty tkaniną karmazynową i na wierzchu było okrycie ze skór delfinów. Czyli innymi słowy, został tutaj przedstawiony pierwowzór niebiańskiego charakteru Chrystusa. Następnie zostaje przedstawiona Jego ludzka chwała, i to wszystko zostaje przykryte skórami znak ochronny od wszelkiego rodzaju zła. Cel Boży był zawarty w tym, ażeby dwanaście pokoleń synów Izraela pełniło rolę wiodącą na ziemi, żeby oni stali się uosobieniem najwyższej chwały ludzkiej. Stąd też tkanina karmazynowa na stole chlebów pokładnych. Dwanaście chlebów przedstawiało dwanaście pokoleń. Jeśli chodzi o znaczenie koloru, jaki miała tkanina karmazynowa, to każdy czytający Biblię bardzo szybko zrozumie na podstawie wielu pism Pisma Świętego, że jest to wszystko, co człowiek uważa za szlachetne. Nakrycia podstawy świecznika i złotego ołtarza były bardzo uroczyste. Wewnątrz znajdowała się tkanina z fioletowej purpury, kolor nieba. Następnie było okrycie ze skór delfinów. W świeczniku oglądamy pierwowzór Chrystusa za pośrednictwem pracy Ducha Świętego objawiającego Boże światło i Boże objawienie. Złoty ołtarz przedstawia nam Chrystusa i wielkie znaczenie jego wstawiennictwa, jego miłą woń i wielką siłę jego służby przed Bogiem. Te dwa przedmioty przechodziły przez piaski pustyni. Ukryte w nakryciach obrazowo przedstawiających niebiańską osobowość, w ukryciu, które chroniło od wszelkiego zła. Jeżeli chodzi o ołtarz z miedzi, to on był przykrywany w szczególny sposób. W miejsce nakrycia z fioletowej lub karmazynowej tkaniny, na niego była nakładana purpurowa tkanina. A dlaczego? Dlatego, że miedziany ołtarz przedstawiał sobą Chrystusa, który cierpiał za grzechy nasze, dlatego jemu należy się królewskie berło. Purpura – kolor królewskiej odzieży. Dlatego też ten, który ucierpiał w tym świecie, będzie królować. Ukoronowany wieńcem ścierni otrzyma wieniec chwały. Kolor purpury był podobny do koloru ołtarza z miedzi brązu, Dlatego, że to na nim była zabijana ofiara. My wiemy, że w Piśmie Świętym wszystko ma swoje znaczenie. Dlatego wszelkie wysiłki, aby zrozumieć wszystko to, co w wielkim miłosierdziu swoim dla naszego dobra napisał nasz Pan, jest naszym przywilejem, jak i obowiązkiem. To wszystko osiągnąć my możemy tylko w pokorze, cierpliwości i modlitwie, oczekując pomocy Bożej. Ten, kto natknął Tą księgę wie, jaki jest jej cel, zarówno całości, jak też i każdej jej oddzielnej części. Takie podejście kładzie przegrodę wszelkim domysłom i ludzkim wyobrażeniom. Tylko jedynie Duch Boży może odkryć sens pisma dla duszy naszej. Tylko jedynie Bóg może być wykładowcą swojego objawienia, jak też i swojego przewidywania. I czym bardziej w swojej świadomości o swojej niemocy opieramy się na Nim, to tym głębszym staje się nasze poznanie dotyczące Jego słowa i Jego dróg. Chcemy bardzo poradzić Tobie, drogi przyjacielu, chrześcijaninie, abyś odszukał w swojej Biblii pierwszych piętnaście wierszy czwartego rozdziału Księgi Liczb i abyś je przeczytał w obecności Bożej. Proś Boga! Aby odkrył tobie sens wszelkiej frazy, znaczenie arki i wyjaśnienie, dlaczego tylko ona była okryta w odzież niebieską. Proś Jego, aby tobie także dał zrozumienie i pozostałych pierwowzorów. Dotknęliśmy się, myślę, w pełnej pokorze znaczenia tych wspaniałych pierwowzorów, ale bardzo gorąco pragniemy, abyś ty sam mógł poznać ukryty w nich sens. Bezpośrednio od Boga, a nie przez pośrednictwo człowieka, wyznajemy, że bardzo boimy się jakiejkolwiek pracy naszej wyobraźni w tej dziedzinie. Jesteśmy świadomi, że podjęliśmy się pisać pewnego rodzaju wyjaśnienia dotyczące Pisma Świętego, będąc głęboko przekonani, że podjęliśmy się głoszenia pewnego rodzaju wyjaśnienia, dotyczącego Pisma Świętego, będąc głęboko przekonani, że nikt. Poza Duchem Świętym nie może ich w rzeczywistości wyjaśnić. Być może zapytasz, dlaczego w takim razie to wszystko czynisz? Czynimy to z żywą nadzieją, chociaż i w zbyt niedoskonały sposób, to jednak bardzo pragniemy przyjść z pomocą dla tego, kto chciałby poważnie rozpocząć naukę Pisma Świętego. A żeby odkryć wspaniałe i drogocenne kamienie, rozsiane na tych drogocennych stronicach i wykorzystać je dla siebie. Tysiące czytelników mogłyby bardzo wiele razy przeczytać księgę liczb i wcale nie zauważyć faktu, że z wszystkich tych symbolicznych przedmiotów przybytku jedynie tylko arka nie była przykryta skórami z wierzchu. I gdyby ten jeden fakt pozostał niezauważonym, to w jaki sposób można by było wyjaśnić to sobie? To samo możemy powiedzieć o miedzianym ołtarzu. Jak wielu chrześcijan, czytając o nim, nawet nie zauważyło, że on był okryty wewnątrz purpurą. Jednak wierzymy, wierzymy jednak, że oba te fakty mają swój duchowy sens. Arka była wyższym przejawem obecności Bożej. Dlatego też zrozumiałym jest, dlaczego na pierwszy rzut oka powinna być koloru nieba. Ołtarz z brązu był miejscem, gdzie następował sąd nad grzechem, i był obrazem Chrystusa dokonującego swoje podwyższenie: Chrystus, który niesie na sobie grzechy. On przedstawia nam, do jakiego stopnia Chrystus z powodu nas uniżył się, ponieważ jednak tylko ten ołtarz był pokryty nakryciem. Czy można sobie przedstawić pierwowzór bardziej doskonały? Jaka wielka mądrość była ukryta we wszystkich tych szczegółach i właściwościach? Arka podprowadza nas do najwyższego miejsca na niebie. Ołta z brązu pokazuje nam najniższe miejsca na ziemi. Te przedmioty były umieszczone po przeciwnych stronach przybytku. W warce widzimy tego, kto przyszedł, aby wykonać prawo. W ołtarzu z brązu widzimy tego, kto stał się ofiarą za grzech, warce wzrok ludzki najpierw spotykał kolor nieba i tylko znacznie głębiej można było zobaczyć nakrycie ze skór z delfinów, a najgłębiej tajemniczą zasłonę, pierwowzór ciała Chrystusa. Międzianym ołtarzu przede wszystkim widoczne były okrycia ze skóry, pod którym było królewskie przykrycie. W obu tych pierwowzorach widzimy Chrystusa, ale jakby z dwóch różnych stron. W arce mamy przed sobą Chrystusa, obecnie uwielbionego u Ojca. W miedzianym ołtarzu widzimy Chrystusa idącego naprzeciw potrzebom grzesznika. Cudowne dla nas prawdy Boże. Zauważ, drogi słuchaczu, że w całym tym zadziwiającym opisie, na który zwracaliśmy szczególną uwagę, nie wspomina się w ogóle o jednym jeszcze przedmiocie, bardzo ściśle związanym z przybytkiem, a który według świadectwa wyjścia 30 rozdział i jeszcze innych miejsc zajmował bardzo ważne miejsce w przybytku. Mamy na myśli kać z brązu. Dlaczego o niej nie wspomina Księga Liczb, Czwarty rozdział? Bardzo wielu współczesnych jasnowidzów. Racjonalistów nawet nie zawahałoby się nazwać to niedopowiedzeniem, omyłką, lub sprzecznością. A czy tak ma się sprawa w rzeczywistości? Dzięki Bogu czegoś podobnego nie ma. Każdy prawdziwy chrześcijanin wie, że czegoś takiego w Bożej Księdze być nie może. On wie i ogłasza, że błędów tutaj być nie może. Jeśli by nawet nie mógłby znaleźć przyczyny, to odrzuca możliwość popełnienia błędu w piśmie świętym. Na ile my dzięki miłosierdziu Bożemu możemy zrozumieć duchowy pierwowzór cieni, to znajdujemy, że właśnie tam, gdzie racjonalista odkrywa lub myśli, że odkryje błąd, chrześcijanie odkrywa błyszczące perły. To samo bez wahania możemy powiedzieć o opuszczeniu kadzi w opisie czwartego rozdziału liczb. To wszystko jest jednym z dziesiątek tysięcy dowodów piękna i doskonałości natchnionej księgi. Może jednak słuchającego interesować odpowiedź na pytanie: dlaczego w opisie została pominięta Kać z brązu? Przyczynę tego należy szukać albo w materiale, z którego została zrobiona Kać, albo w tym, do jakiego celu on służył. Zarówno to, jak i drugie zostało nam pokazane w księdze wyjścia. I uczynił kać z brązu z podstawą również z brązu wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu. 38-8. Takim był ten przedmiot i jego przeznaczenie. Kać była przeznaczona dla oczyszczenia człowieka. Natomiast we wszystkich zajęciach i obowiązkach synów Kechatyty, Widzimy wyłącznie uwidocznienie się Boga w Chrystusie, poczynając od Arki, stojącej w miejscu świętym świętych, a kończąc na miedzianym ołtarzu, stojącym na dziedzińcu. Wszystko świadczy o tym, ponieważ Kać z brązu nie była pierwowzorem uwidocznienia się Boga, ale służyła wyłącznie dla człowieka, dlatego nie spotykamy jej pośród przedmiotów, które były pod ścisłym nadzorem synów Kechatyty. Uważamy za konieczne, aby pozostawić teraz samemu czytelnikowi wnioski nad tą częścią naszej księgi, a jest to jedna z głębszych części naszej księgi trzeciego i czwartego rozdziału. W niej zostały zawarte skarby naprawdę wprost niewyczerpalne. Moglibyśmy naszymi rozważeniami nad nimi nie tylko wypełnić stronice, ale i tomy. I nawet wtedy byśmy uznali, że jedynie tylko zbadaliśmy powierzchnię, Odkrywki kopalni skarbów, której głębia jeszcze nie była dla nikogo dostępną, a której bogactwa są niewyczerpalne. Czyż więc może pióro człowieka choćby po części wyrazić tą cudowną naukę, ukrytą w natchnionym opisie służby pokolenia Lewiego? Kto może podjąć się, aby wyrazić działanie wyższej łaski, które okazało się w gotowości samowolnego Lewiego odpowiedzieć? Na wzruszający głos wezwania: Kto za jachwę? Kto może godnie ocenić bogatą i obfitą wyższą dobroć Bożą, objawioną w tym, że tego, czyje ręce zostały zmazane krwią, otrzymały pozwolenie dotykać przedmiotów przybytku? Że to ci, wśród których nie było miejsca duchowi Bożemu, byli wprowadzeni do społeczności Bożej, ażeby dokonywać służby, bardzo cennej w oczach Bożych, o jak wielką naukę czerpiemy z opisu tych trzech społeczności pracowniczych składających się z synów Merariego, Gerszona i Kechatyty. Cudowny pierwowzór różnych członków Kościoła Bożego i różnorakiej służby Bogu. Wielka głębia tajemniczej mądrości ukryta w tym wszystkim. Wobec tego czyż my, Wykorzystujemy zbyt silne wyrażenie tego wszystkiego, mówiąc, że nic tak głęboko nas nie dotyka, jak świadomość, niedoskonałości, niewielkiej dokładności tego, co tak bardzo byśmy chcieli przekazać, a zawartych w tej błogosławionej księdze? Jednak przyprowadziliśmy naszego słuchacza do kopalni bogatego złoża, którego bogactwo jest niemożliwym do oszacowania. Oczekujemy jednak, że czytelnik zagłębi się w nim, z pomocą tego, do kogo te wszystkie bogactwa należą i kto tymi bogactwami zarządza. Wszystko to, co człowiek jest w stanie napisać lub wypowiedzieć, obojętnie jakiej by to nie dotyczyło części Słowa Bożego, dotyczy tylko jednego naprowadzenie na te lub inne myśli, albo, aby liczyć Słowo Boże najwyższym skarbem, którym można dowoli wykorzystać w swoim życiu. Jednak należy okazywać jemu szacunek, gdyż są to słowa święte, Boże. Dlatego wstąpmy w święte miejsce, zdejmując przedtem obuwie z naszych nóg, starając się być podobnymi do sług Bożych szukających w objawieniach samego Boga. A prawdziwy sługa Boży wszystkie swoje myśli i wszystkie usiłowania kieruje tam, gdzie może oglądać piękno Pana. Rozdział 5. Przemówił znów Jahwe do Mojżesza: Rozkaz Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was. Uczynili tak synowie Izraela i usunęli ich poza obóz. Synowie Izraela postąpili tu według rozkazu jaki Jahwe dał Mojżeszowi. Przemówił znów Jahwe do Mojżesza tymi słowami: Powiedz synom Izraela, jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszczą się jakiego grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Jahwe, to osoba ta zaciągnie winę mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu wobec kogo zawinili. A jeśli on nie ma krewnego, któremu można by zwrócić zwrot należny, jachwe przejdzie na kapłana, z wyjątkiem barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona on na nim obrzędu przebłagania. Wszystkie zaś święte dary, które przynoszą kapłanowi synowie Izraela, należeć będą do niego. Święte dary każdego Izraelity będą należały do kapłana. Cokolwiek ktoś da kapłanowi, stanie się jego własnością. Rzekł znowu Jahwe do Mojżesza. Tak mów do synów Izraela. Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go zdradzi, przez to, że inny mężczyzna z nią obcuje cieleśnie, wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego jej mąż i dopuściła się nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na gorącym uczynku. Gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, w wypadku gdy rzeczywiście się splamiła, lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła, Wówczas winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana i przynieść jako dar ofiarny za nią dziesiątą część efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy, ani też nie położy kadzidła, gdyż jest to ofiara posądzenia, ofiara wyjawienia, która ma wykazać winę. Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed jachwę. Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego, weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. Teraz postawi kapłan kobietę przed jachwę, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia. Wodę zaś gorzką, niosącą klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku. Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej, jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i jeśliś się z innym nie splamiła nieczystością względem swego męża, wówczas woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczystą, ponieważ inny mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą wylewając nasienie, Wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: Niechże cię, Jahwe, uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu twego, niech zwiotczeją twoje biodra, a łono niech spuchnie. Woda niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a biodra zwiotczeją. Odpowie na to kobieta: Amen. Amen. Teraz wypisze kapłan na zwoju słowa przekleństwa, następnie je zmyje wodą goryczy. Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką, niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią, sprawiając gorzki ból. Następnie weźmie kapłan z rąk kobiety ofiarę posądzenia, dokona obrzędu kołysania przed jachwę i złoży na ołtarzu. Potem weźmie z niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu. Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą, jeśli naprawdę stała się nieczystą, i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból. Łonej spuchnie, a biodra zwiotczeją i będzie owa kobieta przedmiotem przekleństwa pośród swego narodu. Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczystą, lecz przeciwnie, jest czysta, pozostanie bez szkody i znów będzie rodzić dzieci. Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczystą, lub gdy mąż zacznie ją posądzać, wtedy stawi ją przed Jachwę. A kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa. Mąż będzie wtedy bez winy, a ta żona poniesie zasłużoną karę. Rozdział 5: Temat. Świętość Boża. Zbyt czyste oczy Twoje by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Abakuka 1,12. Przemówił znów Jachwę do Mojżesza. Rozkaż usunąć Izraelitom z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was. Uczynili tak synowie Izraela i usunęli ich poza obóz. Synowie Izraela postąpili tu według rozkazu, jaki Jahwe dał Mojżeszowi. Piąty rozdział od pierwszego do czwartego wiersza. Tutaj przed nami wysuwana jest do przodu wielka podstawowa prawda, na której jest utrzymywany cały porządek społeczeństwa. Możemy tutaj śmiało powiedzieć, że jest to podstawa najważniejsza, niestety jednak bardzo często ma obrana pod uwagę. Przebywanie Boga Jahwe wśród Jego narodu Izraela wymagało, aby naród przestrzegał świętości, aby nie znalazła się nieczystość wśród nich, abyście nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród Was. Miejsce przebywania Boga musiało być świętym i ta rzecz jest oczywista i zrozumiała. To jest bardzo ważna prawda. Jak już było odnotowane, że odkupienie było podstawą przebywania Boga wśród jego narodu. Jednak musimy tutaj pamiętać, że posłuszeństwo było niezbędnym warunkiem jego przebywania wśród Izraelitów. Bóg nie mógł przebywać tam, gdzie dobrowolnie tolerowano zło. On okazuje przychylność dzięki jemu za to. On zniża się do człowieka, współczuje jego niemocy, cierpi z powodu jego nieświadomości, ale jego oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na bezprawie. Zło nigdy nie może zadomowić się z Bogiem i Bóg nie może przebywać w społeczności ze złem. Aby to mogło nastąpić, on musiałby wyrzec się swojej osobowości, ale on nie może wyrzec się samego siebie. Bardzo często słyszę sprzeciw, czyż w duszy człowieka wierzącego nie przebywa duch święty? Skąd więc bierze się tyle zła w duszy? Rzeczywiście, na podstawie dokonanego przez Chrystusa odkupienia duch święty przebywa w duszy wierzącego. Ale on tam nie przebywa, aby wzmacniać apetyt żyjącej w nim cielesnej natury, ale dla zapieczętowania w niej wszystkiego, co należy do Chrystusa. I my urzeczywistniamy Jego obecność i społeczność z Nim na tyle, na ile my w sobie osądzamy żyjące w nas zło. Czy ktokolwiek może twierdzić, że my możemy odczuwać obecność Ducha Świętego i napełniać się Nim, i w tym samym czasie zniżać się do naszej cielesnej natury, i wzmacniać jej apetyty i wypełniać jej zamiary i zachcianki, a także dopuszczać do realizacji naszych nieczystych myśli? Nie, my musimy sami siebie osądzać i odrzucać wszystko, co nie jest współistotne ze światłością tego, który mieszka w nas. Nasz stary człowiek w ogóle nie jest brany pod uwagę. Przed Bogiem on nie istnieje. On był osądzony na śmierć na Krzyżu Chrystusowym. Niestety my jeszcze bardzo odczuwamy jego wpływy na nas. A to. Powinno nas smucić i prowadzić nas do samosądzenia. Jednak Bóg widzi nas w Chrystusie, w Duchu Świętym, w odnowionym człowieku naszym. Duch Święty przebywa w człowieku wierzącym na podstawie przelanej krwi Chrystusa i przebywanie Jego w nas wymaga osądzenia zła we wszelkich Jego przejawach. To samo możemy powiedzieć i o całej społeczności Bożej. Niestety i wśród tej społeczności mieszka zło. To zło żyje w każdym z jej członków, w rezultacie czego mieszka i pośród nich w całym zgromadzeniu. Jednak to zło powinno podlegać osądzeniu. Jeżeli więc zło zostało osądzone, to ono nie może działać, gdyż zostało unicestwione. Jednakże twierdzenie, że społeczność Boża nie powinna osądzać zła, oznacza wprost sprzeciw prawu Bożemu, które odróżnia zło od dobra. Co byśmy mogli powiedzieć o chrześcijaninie, który by przekonywał innych, że on nie jest zobowiązany do osądzenia zła w samym sobie i w swoim zachowaniu? Na pewno taki człowiek byłby przestępcą prawa. Jeżeli takie nastawienie nie wytrzymuje krytyki dla pojedynczych osób, to czyż nie powinno to dotyczyć także i całej społeczności? My nawet nie rozumiemy, jak można mieć co do tego wątpliwości. Do jakich następstw doszłoby w Izraelu, gdyby oni wyrzekli się tego, co mówił Boży nakaz, o czym mówiliśmy na początku rozdziału? Przedstawmy sobie, że oni by powiedzieli: My nie jesteśmy zobowiązani do tego, aby osądzać złowinnych. My wcale nie wyobrażamy sobie, że my sami, będąc słabymi, godnymi pożałowania, grzesznymi, śmiertelnymi, zostaliśmy powołani, aby sądzić innych. Przecież ci wszyscy trędowaci i chorzy są takimi samymi Izraelitami jak i my. Oni mają takie samo prawo jak i my do wszelkich błogosławieństw i przywilejów darowanych przez Boga dla całej społeczności. My zdecydowanie nie widzimy przyczyny, dlaczego by ich należało wykluczyć z obozu. Co by na to odpowiedział Bóg? Jeżeli zajrzymy do Księgi Ozłego, to zobaczymy jak ten argument był zupełnie nieodpowiedni do rzeczywistości. Tam też znajdziemy odpowiedź na tą wątpliwość. Każdy mający taką samą wątpliwość niech podejdzie do dużej kupy kamieni Józuego, siódmy rozdział, w Dolinie Achor i niech przeczyta uczyniony tam napis, co on w sobie zawiera. Bóg w gronie świętych przyjmuje bojaźnią, większy od wszystkich wokół Niego przyprawia odrżenie. Psalm 89, wiersz 8, Bóg nasz jest Ogniem pochłaniającym, Hebrajczyków 1229. A co to oznacza? Posłuchajmy, co na ten temat mówi Słowo Boże i zwróćmy uwagę na jego sens. Porządliwość jednego z członków społeczeństwa Bożego zrodziła grzech. Czyż ten grzech mógł paść na całe społeczeństwo? Tak właśnie się stało. I rzekł Jachwę do Jozłego, wstań. Dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, złamali przymierze, jakie z nimi zawarłem, wzięli sobie z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zatajili, schowali między swoje rzeczy. Jezuego siódmy rozdział, jedenasty, dwunasty wiersz. Izrael zgrzeszył, a nie tylko Achan. Jest to jedna z bardzo surowych wypowiedzi słowa Bożego. Głośny głos dochodzi do naszego ucha i święte pouczenie przenika do naszego serca. Sądząc po świadectwie księgi złego, setki tysięcy Izraelitów wraz z samym Jozułem przebywali w pełnej nieświadomości względem dokonanego przez Achana przestępstwa. I oto powiedziano: Izrael zgrzeszył, złamali przymierze, jakie z nimi zawarłem, wzięli sobie z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zatajili i schowali między swoje rzeczy. W jaki sposób to powiązać jedno z drugim? Społeczeństwo było jedną całością. Obecność Boża była przyczyną ich jedności. Jedność ich była tak wielką, że grzech każdego jednego członka był grzechem wszystkich. Niewielka ilość kwasu potrafi zakwasić całe ciasto. Rozum ludzki może w tym wszystkim pogubić się, podobnie jak i do wszystkiego on odnosi się z niedowierzaniem, czego nie jest w stanie pojąć. Jednak tak mówi Bóg i to jest wystarczającym dla człowieka wierzącego. My nie możemy mówić co, gdzie, po co, dlaczego. Świadectwo Boże wyjaśnia i określa wszystko, a nam pozostaje tylko Jemu wierzyć i być zupełnie poddanym. Dla nas wystarczającym jest fakt, że obecność Boża wymaga świętości, czystości i osądzenia zła. Pamiętajmy, że to nie polega na tym, że mamy kierować się postawą, która jest zupełnie obca dla ducha pokory i uniżenia. To lud, który mówił: Odejdź, nie przystępuj do mnie, bo uczyniłbym Cię poświęconym. Izaja 65, 5. Nie. To powinno być dla mnie oparte na istocie samego Boga. Bóg nie może uświęcić swoją obecnością nieosądzonego zła. W jaki sposób można było dać zwycięstwo dla swojego narodu, kiedy w obozie znajdował się Achan? To było niemożliwe. Zwycięstwo Izraela nad Aj w podobnych warunkach byłoby czymś hańbiącym Boga i zgubnym dla narodu Izraela. Odniesienie zwycięstwa było niemożliwym. Izrael musiał ponieść klęskę. Izraelici powinni upokorzyć się i z sercem pełnym skruchy stanąć przed obliczem swojego Boga. Oni musieli iść do doliny Akor, do miejsca przestępstwa, gdyż tylko tam mogły zostać przed nimi odkryte drzwi nadziei. Dlatego chcę ją przynęcić na pustynię, ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Oddam jej znowu w doliny Akor, uczynię bramą nadziei. Ozeasz, drugi rozdział, szesnasty, 17 wiersz. Bardzo pragniemy, aby każdy ze słuchających te słowa bardzo głęboko wniknął w tą tak bardzo ważną prawdę dla życia. Boimy się, że ona jest niezbyt doceniana przez bardzo wiele owiec w Bożym stadzie. Bardzo wielu liczy, że nie jest koniecznym dbanie o dyscyplinę wśród ludzi zbawionych łaską Bożą, będących żywymi pomnikami miłosierdzia Bożego. Dlatego uważają, że to nie jest ich sprawą, jak ktoś spośród braci postępuje. Według ich zrozumienia przykazanie, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza 7,1 raz na zawsze rozstrzyga wszelkie niejasności. I czyni niemożliwym, kogokolwiek osądzać. Czyż pan Jezus nie zakazał nam kogokolwiek osądzać? Czyż nie są to jego słowa? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni? Na pewno tak. Ale co oznaczają te słowa? Czy one nie oznaczają, że nie powinniśmy osądzać fałszywych nauk lub lekkomyślnego życia ludzi, którzy jednak zaliczają się do chrześcijan? Czy te słowa potwierdzają fakt, że powinniśmy mieć duchową społeczność z człowiekiem obojętnie w co wierzącym i obojętnie jakie by nie było jego postępowanie? Czy w tym jest zawarta siła i znaczenie tego, co Pan nasz mówił? Czy ktoś może choćby przez chwilę tak pomyśleć? Nasz Pan Jezus w całym tym rozdziale nakazuje nam strzeście się fałszywych proroków. A w jaki sposób my możemy kogokolwiek się wystrzegać, jeżeli nie możemy osądzać? Jeżeli osądzanie jest zabronione, to dlaczego jest powiedziane, aby się strzec? Słuchających chrześcijaninie, wszelka prawda jest oczywista. Społeczeństwo Boże powinno bardzo krytycznie odnosić się do nauk i poglądów a także moralności wszystkich ludzi, którzy chcieliby stać się członkami społeczeństwa Bożego. My nie możemy osądzać motywów postępowania, ale samo postępowanie. Natchnione słowa apostoła zawarte w pierwszym liście do Koryntian 5:12-13 dają nam wskazówkę o konieczności sądzenia wszystkich członków należących do kościoła. Jakże bowiem mogą sądzić ty, którzy są na zewnątrz Czyż i Wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg, usuńcie złego spośród was samych. To wszystko jest jasnym. Zostaliśmy powołani, aby sądzić nie tych, co są na zewnątrz, ale tych, którzy są wewnątrz, to znaczy tych, którzy uważają siebie chrześcijanami, członkami Kościoła Bożego? Wszyscy ci ludzie podlegają prowadzeniu przez Kościół. Od chwili kiedy człowiek został przyjęty przez Kościół, znajduje się w atmosferze, która nie dopuszcza czegokolwiek, co jest obce świętości tego, kto w nim mieszka. Dlatego też nikt nie powinien wątpić, że troska o porządek w domu Bożym rozciąga się na cały dom Boży, na całe ciało Chrystusa. Gdyby tak nie było, to byłoby wielkim błędem. Jednak niestety wielu tak właśnie postępuje. I dlatego bardzo często o ludziach, którzy troszczą się o dyscyplinę w domu Bożym, mówi się, że oni rozrywają na części ciało Chrystusa. Nie ma większego błędu od takiego rozumowania. Zachowanie i przestrzeganie duchowej dyscypliny domu Bożego jest bardzo ważne i powinno być uczynione odpowiednie dla niego miejsce. Niektórzy mówią o oderwaniu członków od ciała Chrystusa i to jest także wielkim błędem. Żaden z tych członków ciała Chrystusa nie może być oderwany. Każdy z członków został postawiony w ciele przez Ducha Świętego według odwiecznego Planu Bożego i na podstawie dokonanego odkupienia Chrystusa, dlatego też żadna siła ludzka, ani diabelska nie może oddzielić choćby jeden z członków od ciała. Wszystkie są nierozdzielne związane razem stanowiąc jedną całość i utrzymując się na swoim miejscu siłą Bożą. Jedność kościoła Bożego możemy porównać do wielkiego łańcucha rozciągniętego nad rzeką. My dostrzegamy tylko oba końce z jednej strony rzeki i z drugiej, ale środek jego jest pogrążony w wodzie. I gdybyśmy sądzili na podstawie tego, co widzimy, to moglibyśmy powiedzieć, że są to dwie części łańcucha rozerwanego na środku. To samo można powiedzieć o Kościele Bożym. Na początku jest widoczna jedność, jednakże w końcu jedność jego okaże się. Jednak w oczach Bożych on jest jeden I w naszych czasach, chociaż jedność jest zakryta dla naszych oczu, to jedność ta istnieje. Każdy chrześcijanin powinien zrozumieć i przyswoić sobie to wielkie zagadnienie w Kościele. Wróg wszelkimi, mającymi do swojej dyspozycji środkami, stara się zaślepić naród Boży, ażeby tylko on nie był przekonany o jedności Kościoła. I tak, z jednej strony widzimy jedność tak bardzo eksponowaną w katolickiej nauce, z drugiej zaś wielkie podziały wśród protestantów. Rzym z wielkim podnieceniem pokazuje na wielkie zabłądzenie i upadek i przyjawy działalności przeciwnej Ewangelii rzymskich katolików. Człowiek, który prawdziwie szuka jedności zupełnie nie wie, gdzie ma się zwrócić albo jak wierzyć. Ludzie bezpieczni, równoduszni, ceniący swoje wygody. I ludzie świeccy bardzo chętnie opierają się o to, co widzą wokół siebie, a żeby tym samym oddzielić się od wszelkiej poważnej myśli o interesach bożych i zupełnie ich zapomnieć. Podobnie jak Piłat zadają pytania, cóż to jest prawda? I podobnie do niego odwracają się od wszelkiej prawdy, nie otrzymawszy na to odpowiedzi. Jesteśmy pewni, że prawdziwe rozwiązanie tego zagadnienia i że wielkie mnóstwo tych różnych przeszkód wszystkie dzieci Boże znajdują w prawdzie potwierdzającej jedność Kościoła Bożego, ciała Chrystusa na Ziemi, a tym samym znajdą prawdziwą pomoc dla swojego serca. Ta prawda Boża nie powinna pozostawać dla nas tylko nauką, należy ją także przy pomocy wszelkich możliwych środków przekazywać innym i wyznawać samemu. Ta wielka prawda staje się opoką dla duszy, jej niewzruszonym fundamentem dający możliwość odpowiedzi nauce protestantyzmu, że my rzeczywiście znaleźliśmy prawdziwą jedność, a dla kościoła rzymskokatolickiego, że znaleźliśmy prawdziwą jedność ducha. Być może nam zarzucą niektórzy, że jedność, o której mowa w obecnym czasie i przy obecnym porządku rzeczy jest utopią. Wokół nas jest widocznych tyle śladów rozwaliń i zamieszania pojęć religijnych tak, że my w końcu podobnie jesteśmy do dzieci, które zbłądziły w lesie, a które ciągle chcą odnaleźć drogę do domu. Jedni idą większą grupą, drudzy mniejszą, a niektóre samotnie. Bardzo możliwe, że to jest tak i my w tym nie wątpimy, że bardzo wiele z tych czynników wykazuje bardzo silny wpływ na niektórych ze sług Bożych. Jednak dla wiary podobnego rodzaju służby są pozbawione wszelkiego znaczenia i to z tej prostej przyczyny, że zawsze Należy najpierw dać odpowiedź na to ważne pytanie. Czym jest jedność Kościoła? Jest to ludzka teoria, czy Boża Prawda? Na pewno Boża Prawda, ponieważ jest napisane jedno ciało, jeden duch. Efezjan 4.4. Jeżeli więc odrzucamy istnienie jednego ciała, to tym samym odrzucamy jedno ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje Wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna Wiara, jeden Chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkiego, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Efezjan 4, rozdział 4-6, wiersza. Istnieje jednego Pana, jednej wiary, jednego chrztu, jednego Boga i Ojca wszystkich, ponieważ, jak widzimy, jedno idzie za drugim. A co także potwierdzają natchnione stronicę Bożej Księgi, to odejmując od tego długiego łańcucha jedno ogniwo tracimy cały łańcuch. Mamy także jeszcze inne dowody w Piśmie Świętym, a potwierdzają ten fakt, chociaż nam w zupełności wystarcza to, co zapisane było w Efezjan czwartym rozdziale. Chcemy jednak wskazać na jeszcze jedno, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa, chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. 1 Koryntian 10, rozdział 16, 17 wiersz. Przeczytajmy także 1 Koryntian 4, rozdział 12 do 27 wiersza. Podobnie tak jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, pomimo tego, że są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też i jest z Chrystusem. Słowo Boże w ten sposób zupełnie jasno potwierdza jedność ciała Chrystusa. Słowo Boże ustanawia także i dyscyplinę Domu Bożego w sposób jasny i czytelny dla każdego. Należy tutaj zauważyć, że dokładne wypełnienie tego drugiego nigdy nie może zaszkodzić jedności. Pełna harmonia istnieje między nimi, czy przez to należy rozumieć, że apostoł Paweł dokonywał zamachu? Na jedność ciała Chrystusa, nakazując korynckiemu zborowi wyrzucić stary kwas spośród nich? Na pewno nie. A czyż ten, który uległ zepsuciu, nie był uczestnikiem ciała Chrystusa? Na pewno tak. Dlatego też widzimy przywrócenie jego na dawne miejsca, o czym pisze drugi list do Koryntian. Dyscyplina Domu Bożego dokonała to, co należało dokonać w stosunku do jednego z członków ciała Chrystusa. I człowiek, który wcześniej uległ zepsuciu, teraz po naprawieniu szkód został przywrócony kościołowi. I to jest właściwe działanie kościoła. Wszystko rzuca światło na bardzo ważne zagadnienie, mówiące o dopuszczeniu chrześcijanina do wieczerzy pańskiej i o odłączeniu od niej. Bardzo wielu z chrześcijan posiada bardzo słabą wiedzę o tym zagadnieniu. Niektórzy myślą, że od chwili, kiedy tylko człowiek wstępuje do chrześcijańskiej społeczności, to on już ma stale tam przebywać i nie można go pozbawiać uczestnictwa wieczerzy pańskiej. Opisane w pierwszym Koryntian 5 rozdziale wydarzenie zdecydowanie rozwiązuje to zagadnienie. Jest rzeczą oczywistą, że człowiek ten został wykluczony ze zboru nie dlatego, że on był niewierzącym. On był dzieckiem bożym, nie patrząc nawet na jego upadek i grzech. A jednak zbór w Koryncie otrzymał polecenie od apostoła, by go wykluczyć ze społeczności. I gdyby oni tego nie uczynili, to tym oni podlegaliby sądowi Bożemu. A więc zbór podpadłby pod sąd. Nasz Bóg pragnie przebywać w swoim kościele, dlatego wszelki grzech musi być osądzony. Dlatego też, czy to my rozpatrujemy piąty rozdział Księgi Liczb, czy też piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian, przed nami ciągle stoi ta sama prawda. Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary, domowi Twojemu przystoi świętość po wszystkie dni o Jahwe. Psalm 93, wiersz 5. Prócz tego widzimy, że duchowa dyscyplina powinna być podtrzymywana wśród narodu Bożego, a nie na zewnątrz jego. A czyż o tym nie świadczą pierwsze słowa 5 rozdziału Księgi Liczb? Nakazano Izraelitom, aby wyprowadzić wszystkich nieizraelitów, wszystkich nieobrzezanych? Wszystkich, którzy nie mogli udowodnić swojego pochodzenia od Abrahama lub podobnym im ludziom. Czy to były przyczyny wyłączenia z obozu? Na pewno nie. A kto podlegał wykluczeniu? Wszyscy trendowaci, to znaczy wszyscy ludzie, u których było widoczne działanie grzechu, cierpiący wycieki, to znaczy wszyscy ci, którzy wpływają negatywnie na otaczających ich ludzi oraz każdy, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach. Oto osoby, które podlegały oddaleniu z obozów w pustyni. Podobnie i w naszych czasach ludzie, którzy podobnie do Izraelitów w pustyni okazują podobne, zgubne skutki na Kościół, podlegają wykluczeniu z Kościoła. Do czego doprowadziło takie wykluczenie? Czy to wszystko dokonywane było po to, aby zdobyć dobrą reputację i chlubę dla narodu? O nie. A dlaczego? aby nie plugawili obozu waszego, gdzie ja mieszkam wśród was. Tak powinno być i teraz. My nie sądzimy i nie odrzucamy fałszywej nauki dla podtrzymania czystości wiary, nie sądzimy i nie wykluczamy ze zboru i spośród siebie moralnego zła po to, aby nie stracić szacunku i dobrego imienia, ale z powodu tego, że domowi twojemu o jachwę przystoi świętość po wszystkie dni. Psalm 93, 5. Oto jedyna motywacja osądzenia i wykluczenia. Bóg mieszka wśród swojego narodu, gdzie was dwoje, troje zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród was mateusz 18:20. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i Duch Boży mieszka wśród was? 1 Koryntian 3,16. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych, i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim zespolona cała budowla rośnie na święto w Panu świątynię. W nim także i wy wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Ducha Świętego. Efezjan 2 rozdział 19 do 22 wiersza. Bardzo możliwe, że tutaj powstanie pytanie w umysłach słuchających czy obecnie można znaleźć na ziemi kościół w pełni czysty i doskonały? Czy wobec tego nie okaże się, że pomimo starania członków i pasterzy, zło nadal prowadzi swoją zgubną działalność w kościele? Wobec tego, co należy podejmować lub przedsięwziąć, aby ta czystość była zachowana? Zło powinno być osądzone i zwyciężone. Skaża nie osądzenie zła, ale jego tolerancja. Dopuszczenie do rozwoju. Dlatego, względem całego kształtu Kościoła, musi być stosowana ta sama norma, co i względem każdego jednego członka. Gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy osądzeni. 1 11, 11:31. Jeżeli jednak społeczeństwo Boże odrzuca swój obowiązek osądzania zła, zarówno w nauce, jak i w prawach swoich członków. To takie społeczeństwo nie ma już w sobie Kościoła Bożego i wtedy bez względu na skutki należy się od niego oddzielać. Dopóki społeczność Boża stoi na gruncie Kościoła Bożego, to choćby ona była bardzo słaba i nieliczna, to wszelkie oddzielenie się jest bardzo zgubnym. Jeżeli jednak schodzi z tego gruntu, lub kiedy już nie stoi na tym pewnym gruncie, odrzucając swoją powinność odrzucania zła. Wtedy rozerwaniem staje się przebywanie w niej. Czy wobec tego, o czym tutaj była mowa, nie możemy powiedzieć, że to wszystko posłuży jeszcze większym podziałom i rozdarciom? Na pewno nie. Być może to nakaże przerwać więź z ludzkimi ustawami i przepisami, z narzuconymi statutami i innymi wymysłami ludzi pragnących uzależnienia innych od siebie. Ale to nie jest wcale rozerwanie, lecz coś wręcz przeciwnego. Dlatego że obojętni jak wielkim, potężnym, silnym i korzystnym by nie były ludzkie ustawy, ponieważ naruszają jedność ciała Chrystusa, jedność Kościoła Bożego są obce Bogu. Każdy zainteresowany człowiek nie przeoczy faktu, że Duch Boży zawsze i wszędzie wzbudza zainteresowanie do wielkiego zagadnienia o Kościele Bożym. Ludzie zaczynają rozumieć, że istnieje tutaj coś, co jest bardziej znaczniejsze niżeli osobisty pogląd człowieka lub jakiś dogmat obojętnie jakiej partii religijnej. Pytanie, czym jest Kościół, wynika wbrew własnej woli w sercach wielu, wymaga też konkretnej odpowiedzi. Dlatego też jest czymś wspaniałym wiedzieć, że taka odpowiedź istnieje. Odpowiedź jasna, ściśle określona. Potwierdzona autorytetem samego Boga i Jego słowa, czyż nie wspaniałą rzeczą, że wśród różnych przeciwdziałań przedstawionych przez kościoły, państwowe, narodowe, narodowościowe, wolne i tym podobne, Kościół Boży pozostaje prawdziwym, jednolitym, któremu to wszystko nie może zaszkodzić, takim jest prawdziwy kościół, i my jesteśmy pewni, że w tym właśnie jest zawarta Boża decyzja dla wszystkich rzecz Bożych dzieci. Gdzie taki Kościół się znajduje? Czy na próżno byłoby poszukiwanie wśród ogólnego chaosu i otaczającego nas nieporządku? Dzięki Bogu nie. Dlatego że chociaż nam nie dano, aby widzieć wszystkich członków Kościoła złączonych razem, to jednak dano nam znać i odczuwać grunt Kościoła Bożego, a nie czegoś innego. I to jest naszym wielkim przywilejem i świętą powinnością. A w jaki sposób my możemy odczuwać, że stoimy na tym pewnym gruncie? Pierwszym krokiem naszym powinno być odejście od wszystkiego, co jest obce dla Kościoła Bożego. My nie możemy odkryć prawdy Bożej pogrążając się w kłamstwie. Boży nakaz brzmi przestańcie czynić zło, nauczcie się czynić dobro. Bóg nigdy nie posyła swojego światła dla dwóch kroków naraz. Z chwilą, kiedy uznajemy, że stoimy na niewłaściwym gruncie, to naszym obowiązkiem jest opuszczenie tego miejsca i oczekiwanie, że Bóg daruje nam nowe światło. I On na pewno to uczyni. Powróćmy jednak do przykładu opisanego nam w naszym rozdziale. Przemówił znów Jachwę do Mojżesza tymi słowami. Powiedz synom Izraela, jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszczą się jakiego grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciwko Jachwę, to osoba ta zaciągnie winę. Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili. A jeśli on nie ma krewnego, któremu można zwrócić, zwrot należny jachwę przejdzie na kapłana z wyjątkiem barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona on na nim obrzędu przebłagania. Od 5 do 8 wiersza. Ofiara zadośćuczynienia była rozpatrywana w naszym komentarzu księgi kapłańskiej, piąty rozdział. Dlatego też tutaj zwracamy uwagę słuchacza, nie mając zamiaru ponownie rozpatrywać tej ofiary. Tutaj zastanowimy się na sprawie bardzo ważnej, a mianowicie wyznaniu grzechu i zwrotu nieprawnie zabranego dobytku lub rzeczy należącej do kogoś drugiego. Nie tylko Bóg, ale także i człowiek otrzymuje swoją część od wielkiej ofiary za grzech, która ucierpiała na krzyżu Golgoty. Z powyższego tekstu dowiadujemy się, że kiedy został dokonany grzech, Bóg wymagał, aby ten grzech był wyznany i powrotu rzeczy ukradzionych, naprawy wyrządzonej szkody. Szczerość wyznania grzechu powinna być wyrażona przez naprawę wyrządzonej szkody. Izraelita, który popełnił jakikolwiek grzech przeciwko swojemu bratu, nie mógł tylko pójść i przeprosić go. Nie było wystarczającym, że poszedł i szczerze mu powiedział: "Jest mi bardzo żal, że to popełniłem". On musiał oddać to, co zostało zabrane i do tego dołożyć jeszcze piątą część. I chociaż my nie jesteśmy pod prawem, możemy z tego wyciągnąć wiele korzyści dla siebie. I tak chociaż ustawa nie odnosi się bezpośrednio do nas, my możemy z niej wyciągnąć wspaniałą lekcję i dla nas. Wspaniała lekcja dla nas praw starotestamentowego nauczyciela. Jeżeli więc uczyniliśmy wobec kogokolwiek krzywdę, to nie jest wystarczającym wyznanie popełnionego grzechu przed Bogiem i naszym bratem. Powinniśmy także naprawić wyrządzoną krzywdę. Zostaliśmy powołani, aby praktycznie wykazać, że osądziliśmy samych siebie w tym wszystkim, co uczyniliśmy dla swojego brata. Musimy tutaj powiedzieć, że boimy się o to, że ten obowiązek jest źle zrozumiany. Źle rozumiemy sposób zgładzenia grzechu lub upadku. Czynimy to w sposób bardzo lekki, powierzchowny i nieodpowiadający do wielkości naszego przestępstwa, a który smuci Ducha Świętego. Zadowalamy się tym, że to wszystko wyznajemy ustami, wcale nie okazując głębokiej pokory przed Bogiem z powodu popełnionego czynu. Moralne korzenie naszego postępku pozostają nieosądzone, i na skutek tak lekkomyślnego odniesienia się do grzechu, serce nasze staje się zatwardziałe, a czułość sumienia przytępiona. Jest to jednak bardzo poważna sprawa. My nie znamy czegoś cenniejszego od uczucia sumienia. Tutaj nie mamy na myśli sumienia bojaźliwego, kierującego się swoimi własnymi pragnieniami. Są to dwa rodzaje stanu sumienia wskazującego na stan duchowy człowieka. Takie sumienie może być u człowieka nierzeczliwego, rozgoryczonego. Tutaj jednak mówimy o sumieniu i o jego czułości, które są pod kierownictwem słowa Bożego i zawsze starających się aby przebywać pod jego autorytetem. Taki zdrowy stan duszy uważamy za nieoceniony skarb. To doprowadza nas do wzorowego porządku, wnika nawet do drobnych, niezauważalnych nawyków naszego ziemskiego życia do porządku naszej odzieży, porządku w naszym domu, w naszych domowych obowiązkach, porządku naszego słownictwa, porządku naszego stołu, naszego umiaru, naszych myśli, naszego rozumu. Do porządku naszego tonu rozmowy przenika do zachowania się naszych dzieci. Jeżeli jesteśmy powołani do służenia innym, to ono kieruje i kontroluje tą służbę, obojętnie jaką by ta służba nie była. Czyli wszystko podporządkowane jest zdrowej kontroli przebudzonego sumienia. I sam usilnie staram się, aby mieć sumienie czyste zawsze wobec Boga i wobec ludzi dzie Apostolskie 24:16. Myślę, że Apostoł Paweł nie mógłby przeżyć spokojnie nocy, gdyby jego sumienie wykazywało, że jest coś winnym wobec Boga i ludzi. Tego należy życzyć wszystkim ludziom. Jest w tym dążeniu coś przepięknego i pociągającego, bardzo cennego dla każdego sługi Chrystusa, nie patrząc na wszystkie swoje zauważalne dary, nie patrząc na zadziwiającą moc swojego ducha, głęboką znajomość dróg i zamierzeń Bożych, nie patrząc na wszystkie swoje zdumiewające objawienia, nie patrząc na wszystko to, co on posiadał i czym mógł chwalić się. Przecież to on był w trzecim niebie i widział i słyszał to nawet, co nie godzi się, aby opowiedzieć człowiekowi. I ten wielki, uprzywilejowany apostoł starał się, aby. Zachować czyste sumienie przed Bogiem i ludźmi. Należy koniecznie wyznać swoją winę, jeżeli my zgrzeszymy słowem lub czynem. Jeżeli z naszej strony nie ma wyznania grzechu, nasza społeczność z Bogiem zostanie naruszona. Społeczność nie może być ponownie nawiązana, dopóki grzech pozostaje na sumieniu. Może się nam wydawać, że społeczność istnieje, ale to jest tylko złudzenie z naszej strony. Jeżeli więc chcemy chodzić z Bogiem, to musimy chronić w czystości nasze sumienie. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od braku moralnych uczuć obwinionego sumienia, przytępionego uczucia, dopuszczających mnóstwo niedomówień i zupełnie ich nie osądzając. W podobnych warunkach bardzo lekko można popaść w grzech i nawet nie zauważyć, jego jeszcze chłodno oświadczyć, co ja złego zrobiłem. Drogi słuchaczu, Będziemy ze świętą czujnością strzec się od tego wszystkiego. Bądźmy szczególnie uczuleni na to, aby wypracowywać w nas samych szczególną czułość. Wtedy będziemy przynaglani, aby postępować tak, jak to czynił apostoł Paweł, aby przepasać się dobrymi czynami, bezustannie dążąc ku dobru. Jest to dążenie bardzo dobre, dążenie przynoszące drogocenne owoce. Nie myśl, że do tego dążenia dopisana jest zależność od zakonu. Nie. To wszystko ma charakter czysto chrześcijański. W tych tak bardzo wysokich słowach apostoła Pawła widzimy, jakby wcielenie w zwięzłej postaci całego zachowania się chrześcijaństwa, aby mieć sumienie czyste wobec Boga i ludzi. W tym zawarte jest wszystko. No, niestety, my bardzo mało liczymy się sprawami naszych bliźnich i sprawami bożymi. Nasze sumienie jest bardzo dalekie od tego, czym ono powinno być. Lekceważymy obowiązki wszelkiego rodzaju i nawet tego nie zauważamy. Nasze serce nie okazuje żadnej skruchy, my nie okazujemy żadnej pokory przed Bogiem. Dokonujemy wszelkiego rodzaju przestępstw, wcale nie przyznajemy się do ich popełnienia, zupełnie nie starając się naprawić wynikłej szkody. Pozostają niezauważone postępki, które powinny być wyznane i osądzone. Spotykamy grzech nawet w naszych świętych obowiązkach. Spotykane jest bardzo płytkie podejście i obojętny stosunek do modlitwy, do wieczerzy pańskiej. W różny sposób okradamy Boga. Kierujemy się swoimi własnymi przemyśleniami, mówimy swoimi słowami, wykonujemy swoje własne zamiary i pragnienia. A to wszystko czyż nie świadczy o okradaniu Boga? A przecież my nie należymy do samych siebie, ale zostaliśmy kupieni drogocenną krwią baranka. Takie zachowanie może tylko zahamować nasz wzrost duchowy. Ono zasmuca Ducha Bożego i przeszkadza w przyjęciu przez dusze nasze łaski Chrystusa, która jedynie daje możliwość wzrastania w Chrystusie. Słowo Boże wielokrotnie podkreśla, że najbardziej cennym dla Boga jest duch skruszony i serce pokorne. Ale ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu i który ze drżeniem czci moje słowo. Izaja 66, 2. Z takim człowiekiem Bóg może przebywać. Ale Bóg nie może mieć społeczności z zawziętością, z brakiem czułości, z chłodnością i obojętnością. Dlatego starajmy się zawsze mieć sumienie czyste i nieprzygniecione zarówno przed Bogiem. Jak i przed ludźmi. Trzecia część i zarazem ostatnia naszego rozdziału zawiera w sobie bardzo ważną dla nas lekcję i to niezależnie w jaki sposób będziemy ją rozpatrywać, czy to w związku z dawnym Izraelem, czy też w związku z moralnymi obowiązkami każdego. Sprawa dotyczy posądzenia. Treść ustaw jest pełna bardzo głębokiego znaczenia, i tak w pierwszej części zawarte zostało powszechne osądzenie grzechów. W drugie, osądzenie samego siebie. Osądzenie samego siebie, wyznanie swojej winy, wyrównanie szkody pojedynczej osoby. Z trzeciej części dowiadujemy się, że Bóg nie cierpi niczego, co nosiłoby na sobie choćby tylko cień grzechu. Stąd zakładamy, że ta zdumiewająca ustawa obrazowo przedstawiała związek jachwe Boga z Izraelem. Prorocy bardzo często porównywali Izrael do żony, wspominając przy tym, o zazdrości Jahwe w stosunku do niej. My tutaj nie mamy zamiaru przedstawiać wszystkich przykładów dotyczących tego tematu, a podejmowanych przez proroków Jeremiasza, Ezechiela. Izrael nie mógł bez ukarania poddać się próbie za pośrednictwem gorzkiej wody. Nieprawość jego występowała przy tym na wierzch. Izrael naruszył obietnicę swojej wierności. Żona porzuciła swojego męża, świętego Izraela, który był tak bardzo zazdrosny o nią, i ona stała się niewierną Bogu. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i on nie może pogodzić się z myślą, że serce, którego on tak bardzo pragnie, staje się własnością kogoś innego. Widzimy, że ta ustawa o podejrzeniu przedstawia nam charakter Boga, istotę charakteru Bożego. Przedstawia w pełni myśli i uczucia zdradzonego męża, a także męża, który tylko podejrzewał niewierność swoją żonę. Nawet samo podejrzenie było bardzo poważnie potraktowane i ono wymagało wszechstronnego wyjaśnienia. Podejrzana osoba musiała się poddać tak poważnemu doświadczeniu próbie, że przejść przez nią mogła tylko osoba w pełni niewinna. I gdyby Pojawił się tylko najmniejszy symptom winy, to gorzka woda obnażyłaby go, nawet w samej głębi duszy, jego obecność. Winny nie miał najmniejszej szansy, aby się ukryć, dlatego możemy powiedzieć, że fakt niewinności niewinnego był bardziej efektownym. To, co odkrywało winę tego, kto dopuścił się niewierności, to samo świadczyło o niewinności niewinnego. Do człowieka, który był przekonany o swojej niewinności, bardzo dokładne śledztwo mówiło, że jego niewinność będzie udowodniona. I gdyby nieprawidłowe śledztwo nie winniło winnego, gdyby prawo dotyczące podejrzanego zostało źle potraktowane, to na tym tylko ucierpiałby niewinny. Jeżeli sposób dochodzenia był w pełni zgodny z Bożą ustawą, to i jego rezultaty były w pełni doskonałe. Jeżeli podpadająca pod to prawo kobieta, na którą padło podejrzenie, wychodziła z tego czystą i niewinną wiarygodność, do niej była przywrócona. O jak szczęśliwi byli Izraelici, mający w swoich rękach taki środek do rozstrzygnięcia wszystkich podejrzanych przypadków. Podejrzenie powodowało śmiertelne uderzenie dla wszelkiej miłości. Bóg nie mógł dopuścić, ażeby ono mogło istnieć pośród jego narodu. On nie tylko chciał, ażeby naród jego osądzał wszelkie zło i ażeby Izraelici osądzali każdy siebie oddzielnie, lecz tam, gdzie istniał choćby najmniejszy cień podejrzenia, a nawet choćby wiadomego grzechu i nie było widać, on darował wiarygodny sposób doświadczenia, wypróbowania, odkrywający całą prawdę. Winny wypijał kubek wody która groziła mu śmiercią i zostawał poddany sądowi Bożemu. Dusza niewinna przy zetknięciu się ze śmiercią zwyciężała ją. Uwaga! Ziemia wzięta z podłogi przybytku może służyć dla nas jako obraz śmierci. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Psalm 22,16 Woda obrazowo przedstawia nam Słowo Boże, które oddziałuje na sumienie i przez siłę Ducha Świętego odkrywa stan duszy. Jeżeli w sercu okaże się niewierność w stosunku do Chrystusa, do prawdziwego oblubieńca odkupionej przez Niego oblubienicy, to musi to wszystko być poddane natychmiast próbie osądzenia. To wszystko jest stosowane względem narodu Izraela, Kościoła i względem każdego wierzącego oddzielnie. Jeżeli serce nie wierzy Chrystusowi, to ono nie może ostać się przed doświadczającą siłą Słowa Bożego. Jeżeli jednak serce jest pełni oddane Chrystusowi, to czym bardziej dusza jest próbowana i doświadczana, tym dla niej lepiej. Jakże my jesteśmy szczęśliwi, kiedy z pełną ufnością możemy powiedzieć: Zbadaj mnie Boże, i poznaj moje troski, i zobacz, czy zdążam drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną. Psalm 139, wież 23 i 24. Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem według słów Twoich warg. Wystrzegałem się ścieżek gwałtu. Psalm 17, 3 i 4 wiersz. Rozdział 6. Przemówił znowu Jahwe do Mojżesza tymi słowami. Tak mów do synów Izraela, gdy jaki mężczyzna lub kobieta złoży ślub Nazireatu, aby się poświęcić dla Jahwe. Musi się powstrzymać od wina i sysery. Nie może używać octu winnego i octu z sysery ani soku z winogron. Nie wolno mu jeść winogron, zarówno świeżych, jak i suszonych. Przez cały czas trwania naziratu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych aż do wytłoczyń. Przez cały czas trwania Naziratu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie okres czasu, na który poświęcił się Jachwę, będzie święty i ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie. W okresie, kiedy jest poświęcony dla Jahwe nie może się zbliżyć do żadnego trupa. Nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie może zaciągnąć nieczystości, gdyż Nosi na swej głowie znamię poświęcenia dla jachwe. Podczas całego okresu trwania naziratu jest poświęcony dla jachwe. Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł i on sprowadził nieczystość na swoją głowę poświęconą, ostrzyże ją w dniu oczyszczenia, ostrzyże ją dnia siódmego. Ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie kapłanowi przy wejściu do namiotu spotkania. Jednego złoży kapłan jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną i dokona przebłagania za niego, za winę, jaką zaciągnął przy zwłokach zmarłego. W ten dzień zostanie znów głowa jego poświęcona. Poświęci się znowu dla Jachwe na czas Nazireatu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarę za dość uczynienia. Poprzedni jednak okres nie będzie policzony, gdyż splamił swoje poświęcenie. Takie jest prawo dotyczące Nazirejczyków. W dniu, kiedy upłynie czas Nazireatu, przyprowadzi się go ku wejściu do namiotu spotkania, a on przyniesie jako dar ofiarny dla Jahwe. Baranka jednorocznego bez skazy na ofiarę całopalną, dalej jednoroczną owieczkę bez skazy na ofiarę przebłagalną, i barana bez skazy jako ofiarę pojednania. Nadto kosz chlebów niekwaszonych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą, i cienkie placuszki niekwaszone pomazane oliwą, łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynów. Kapłan. Zaniesie wszystko przed Jahwe i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia. Barana natomiast złoży jako ofiarę pojednania dla Jahwe łącznie z koszem chlebów niekwaszonych. Kapłan złoży potem jego ofiarę z pokarmów i płynną. Wtedy u wejścia do namiotu spotkania ostrzyże Nazirejczyk swe poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara pojednania. Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chleb niekwaszony z kosza oraz niekwaszony cienki placuszek i złoży je na ręce Nazirejczyka, gdy on już ostrzyże swe włosy. Kapłan darami ofiarnymi dokona obrzędu kołysania przed jachwę. Jest to święty dar należny kapłanowi, prócz mostka kołysania, i uda, Odłożonego na ofiarę. Odtąd może Nazirejczyk pić wino. Takie jest prawo odnoszące się tak do Nazirejczyka, który złoży śluby, jak do darów ofiarnych ślubowanych Jachwe, niezależnie od tego, na co go stać. Stosownie do ślubu, winien wypełnić wszystkie prawa swego nazireatu. I mówił znowu Jachwe do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi jego synom, tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im, niech cię Jachwę błogosławi i strzeże. Niech Jahwe rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. Rozdział szósty. Temat: Nazireat. Przemówił znowu Jahwe do Mojżesza tymi słowy: Tak mów do synów Izraela, gdy jaki mężczyzna lub kobieta złoży ślub Nazireatu, aby się poświęcić dla Jahwe, musi się powstrzymać od wina i sysery. Nie może używać octu winnego, ani soku z winogron. Nie wolno mu jeść winogron, zarówno świeżych, jak i suszonych. Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych, aż do wytłoczeń. Przez cały czas nazireatu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie okres czasu, na który poświęcił się Jahwe, będzie święty i ma pozwolić, by jego włosy rosły swobodnie. W okresie, kiedy jest poświęcony dla Jachwe, nie może zbliżyć się do żadnego trupa. Nawet przy swoim zmarłym ojcu czy matce nie może zaciągnąć nieczystości, gdyż nosi na swej głowie znamię poświęcenia dla Jachwe. Podczas całego okresu trwania naziratu jest poświęcony dla Jachwe. Od pierwszego do ósmego wiersza. Ustawa o Nazireacie jest dla nas bardzo interesująca. W niej znajdujemy położenie człowieka, który odrzuca od siebie wszystko, co nawet samo w sobie nie było czymś grzesznym, a mimo to mogłoby wpłynąć negatywnie na zupełne oddanie serca Bogu, co było główną cechą Nazirejczyka. I tak, jako pierwsze wymienione jest wino. Nazirejczyk miał zabronione picie wina. Jedzenie winogron lub produktów pochodzących z nich było zabronione. Wino, jak wiemy, jest symbolem ziemskiej radości, wyrazem ziemskiego zadowolenia, którego tak bardzo pragnie serce człowieka. Nazirejczyk musiał się tego wszystkiego wystrzegać w pustyni. Dla niego ten zakaz był zrozumiałym wymaganiem Bożym. On nie mógł pobudzać swoich cielesnych pragnień przez mocny trunek. I tak przez wszystkie dni swojego naziratu musiał strzec się od spożywania wina. Taki opis ku nauce nam został zapisany w cudownej księdze liczb. O jak bardzo on pasuje do tego wszystkiego, co się znajduje wokół nas w pustyni tego świata. To właśnie powinniśmy oczekiwać od księgi liczb. Zadziwiająca ustawa o nazireacie zupełnie odpowiada charakterowi tej księgi. I jak już było powiedziane, wszystko dotyczy narodu przebywającego w pustyni. Popatrzmy, jakaż to lekcja jest ukryta w tym wstrzemięźliwym życiu nazirejczyka, który wystrzegał się wszystkiego, co miało związek z winem, a kończąc na tym, co dotyczyło jego skóry, powierzchni ciała, poczynając od pestek winogron, a kończąc na tym, co rośnie na własnej skórze. Istniał tylko jeden, prawdziwy Nazirejczyk w tym świecie. Od początku jego istnienia aż do końca oddzielony od radości tego świata. Od chwili, kiedy przystąpił do swojej jawnej służby, trzymał się z dala od wszystkiego, co było świeckie. Jego serce było zajęte wyłącznie Bogiem i dziełem Bożym. I z oddaniem, które nic nie było w stanie zachwiać, czynił wolę swojego ojca. Ani przez chwilę nie gościła w jego sercu ziemska myśl lub interes ludzki. On był zajęty wyłącznie czynieniem woli Boga. Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Łukasz 2,49. I jeszcze czyż to moja lub twoja sprawa niewiasto? Jan 24. Czy podobne słowa wypowiedział on w celu zaspokojenia swoich osobistych, cielesnych rządz? On miał na celu tylko jedno i z powodu tego oddzielił się od tego świata. Oko jego było czyste, jego serce całkowicie należało do ojca i to wszystko było widoczne w jego ziemskim życiu. On mógł powiedzieć swoim uczniom, tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. A on im rzekł: Ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego. Czyż mógł to przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mi nie posłał i wykonać jego dzieło. Jan 4,31 Po zakończeniu swojej ziemskiej podróży podczas pożywania paschalnego baranka, bierze kielich, podaje uczniom i mówi, weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Łukasz 22, rozdział 17, 18 wiersz. Widzimy wyraźnie, jak postępował prawdziwy nazirejczyk. On nie mógł, żyjąc tutaj na ziemi, cieszyć się radościami ziemskimi, ani też radościami Izraela. Ku temu jeszcze nie przyszedł czas i dlatego on odwracał się od wszystkiego, co było radością ziemską, aby mieć możliwość skoncentrowania wszystkich swoich sił i interesów na jednym tylko dziele – które całkowicie wypełniało jego umysł. Przyjdzie jednak czas, kiedy On jako Mesjasz będzie dzielił radość swojego narodu i całej ziemi, ale do nastania tego błogosławionego czasu, On jako prawdziwy Nazirejczyk jest oddzielony od tego świata jego lud także przebywa w oddzieleniu z Nim. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posyłam a za nich ja poświęcam samego siebie aby i oni byli uświęceni w prawdzie Jan 17 rozdział od 16 do 19 wiersza drogi słuchaczu chrześcijaninie wniknijmy bardzo głęboko w tą pierwszą szczególną właściwość charakteru nazirejczyka jest rzeczą konieczną abyśmy dokładnie zbadali siebie z tej strony jest rzeczą bardzo ważną, do jakiego stopnia my, jako chrześcijanie, rozumiemy prawdziwy sens i siłę tego pełnego wyrzeczenia od wszelkiego popierania ludzkich interesów, pragnień i od wszelkiej czysto ziemskiej radości. Można tutaj zapytać, a cóż złego z lekkiej zabawy lub niewinnym odpoczynku? Przecież nie zostaliśmy powołani, aby być zakonnikami. A czyż Bóg nie darował nam wszystkiego, abyśmy z tego korzystali? Czyż więc dopóki żyjemy na tym świecie i należy nam z tego wszystkiego korzystać? Całe to zagadnienie sprowadza się tylko do jednego czym jesteśmy pełni zapału, aby być nazirejczykami? Myśleliśmy o pełnym oddzieleniu i oddaniu samych siebie ciała i ducha na wyłączną własność Bożą? Jeżeli tak, to należy nam wyrzec się wszystkiego, co zaspokaja pragnienie ciała. W tym jest zawarte całe zagadnienie. Nie możemy pytać siebie, czy w ten sposób nie uczynimy z siebie zakonników. Lepiej byłoby, abyśmy zadali sobie pytanie, czy mamy taką potrzebę, aby stać się nazirejczykiem. Pragniemy z całego serca oddzielić się podobnie jak Chrystus nasz Pan od wszelkiej radości czysto ziemskiej. Oddzielić się dla Boga od wszystkiego, co samo w sobie nie byłoby nagannym, jednak mogłoby być przeszkodą w pełnym poświęceniu Bogu serca, które pragnie, aby w pełni poświęcić się Bogu, pragnie prawdziwego nazirectwa. Czyż dla chrześcijan nie jest wiadomym, że w świecie jest całe mnóstwo spraw i rzeczy, które zabawiają i osłabiają naszego ducha, a które według norm moralnych wyglądają na zupełnie niewinne? Musimy pamiętać, że nazirejczyk Boży nie kieruje się normami zmiennej moralności. Jego moralny ideał jest wyższy, znacznie wyższy. Nazirejczyk na wszystko patrzy z Bożego punktu widzenia, z punktu widzenia nieba. Dlatego nie mogą być dla niego czymś małoznacznym wszystkie sprawy i rzeczy, które mogą rzucić choćby niewielki cień na wyższy charakter poświęcenia się Bogu, a którego tak bardzo pragnie dusza. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy przemyśleli to wszystko bardzo dokładnie, wyważając, sprawdzając i wystrzegając się wszystkiego, co ma zły wpływ. Każdy powinien wiedzieć, co właśnie dla niego gra rolę wina i mocnego napoju. To może okazać się drobnostką, ale powinniśmy być świadomi, że to drobnostka przerywa naszą społeczność z Bogiem. I pozbawia nas świętej społeczności z Bogiem, stanowiącej dla nas wyższy przywilej. Istniała także jeszcze jedna charakterystyczna cecha należąca do Nazirejczyka. Przez cały czas trwania Nazireatu nożycy nie dotknął jego głowy. Piąty wiersz. Z pierwszego listu do Koryntian, 11. rozdział i 14. wiersz dowiadujemy się, że długie włosy na głowie mężczyzny były hańbą dla niego. Czyż sama natura nie poucza nas? że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy. To nam mówi wyraźnie, że jeżeli my chcemy żyć życiem prawdziwego oddzielenia dla Boga, to musimy być gotowymi wyrzec się wszelkich zaszczytów ziemskich. Tak właśnie postępował Pan nasz Jezus Chrystus. On uniżył samego siebie, on wyrzekł się u swoich praw. Dlatego on mógł powiedzieć: Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Psalm 22,7 On wyrzekł się wszystkiego, zajął ostatnie miejsce. On zlekceważył swoje interesy, aby troszczyć się o interesy innych. Jego nazireat, zarówno w tym, jak i w pozostałych stosunkach, był bezspornie doskonałym. A tego właśnie brakuje nam. My zawsze wszelkimi siłami staramy się zachowywać swoją godność, nigdy też nie ustępujemy swoich praw innym. I to wszystko nazywamy jeszcze pełną dojrzałością. Jedyny doskonały na Ziemi człowiek nigdy tak nie postępował. Jeżeli więc pragniemy być nazwajczykami, to nie możemy tak postępować. Powinniśmy wyrzec się wszelkich cielesnych przywilejów, wyrzec się wszelkiej ziemskiej radości, jeżeli chcemy w tym świecie iść jednym wytyczonym szlakiem pełnego oddzielenia się dla Boga. Nadejdzie czas, kiedy będzie można połączyć to jedno z tym drugim, ale teraz to jest niemożliwe. Zauważmy, że to całe zagadnienie nie sprowadzało się do tego, czy to było według prawa lub nie. Mężczyźni strzygli głowy na swojej głowie, ale dla Nazirejczyka było zakazane to, a nawet było to przestępstwem. I w tym zawarta jest cała różnica. Dla każdego przeciętnego człowieka strzyżenie włosów było czymś normalnym, tak samo picie wina czy spożywanie winogron, ale nazirejczyk nie był normalnym człowiekiem. On był człowiekiem odseparowanym od normalnego obrazu życia, ażeby zdążać drogą szczególną. Dlatego też dla niego strzyżenie włosów, golenie się, picie wina byłoby odwróceniem się od tej szczególnej drogi życia. Ktoś mógłby tutaj powiedzieć, a czyż nie należało korzystać z praw życia, z wygód i ze wszystkiego, co daje prawo dla człowieka? Możemy tutaj odpowiedzieć. To wszystko jest dobre dla tych ludzi, którzy chcą żyć normalnie, tak jak żyją wszyscy ludzie. Jeżeli jednak my chcemy żyć tak, jak ma żyć prawdziwy Nazyrejczyk Boży, to to wszystko będzie dla nas zgubnym. I to znacznie upraszcza odpowiedź na to zagadnienie. Daje odpowiedź na tysiące niedomówień. Dlatego na próżno byśmy chcieli ustanowić prawo odnośnie tego, czy to lub tamto jest dla nas dobrym lub niedobrym. Całe zagadnienie dotyczy tylko jednego, jakim jest nasz prawdziwy cel, nasze rzeczywiste dążenie. Czy my tylko chcemy żyć nie gorzej od innych ludzi, lub pragniemy żyć życiem prawdziwych nazirejczyków? A więc zgodnie z sensem tego, o czym mówi pierwszy Koryntian 3,3, ciągle przecież jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem między wami jest zazdrość i niezgoda, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Czyż nie jesteście cieleśni? Czyż więc jesteśmy pod wpływem ducha takiego rodzaju? Doświadczajmy na sobie całą siłę tego, co mówi Pismo Święte. A może kierujemy się duchem i prawami tego świata bez Boga i bez Chrystusa? A więc będziemy tracić siłę na sporach o zagadnieniach, które by nigdy nie wynikły, gdybyśmy zajmowali wysoki poziom duchowy. Ludzie tego świata postępują zgodnie z prawami, odczuciami moralnymi, korzystają ze wszystkiego, co im może dać świat. A nawet o to zabiegają, aby te normy i prawa były dokładnie przestrzegane, co by przyczyniło się do ich godności i powagi. Ale o tym zagadnieniu nie chcemy mówić i wątpić, że jest inaczej. Jednak z drugiej strony to wszystko, co należy się prawnie, moralnie, co jest normalnym dla ludzi tego świata, to może być naganne, nieistotne, niepotrzebne dla nazirejczyka Bożego. W taki właśnie sposób przedstawia się nam to zagadnienie, jeżeli my chcemy je rozpatrywać w świetle prawdy Bożej. Szósty rozdział mówi nam, że jeżeli ktoś spożyłby wino, golił swoją głowę, to tym samym zostałby naruszony nazireat, tego, kto złożył taką obietnicę Nazjratu. Czyż to nie zawiera w sobie wielkiej nauki dla was, czy to nie przemawiaj do serca naszego? Na pewno przemawia. Ten fakt świadczy, że jeżeli my pragniemy pełnego poświęcenia serc naszych Bogu, to powinniśmy wstrzymywać się przed wszelkimi słodyczami ziemskimi, powinniśmy wyrzec się uczuć ludzkiej godności, należnych nam praw. Tak właśnie powinno to wyglądać, ponieważ Bóg, a świat, ciało i duch Boży są sobie zupełnie obcymi i pomiędzy nimi nie ma i być nie może przyjaźni. Przyjdzie czas, kiedy to wszystko zostanie zmienione. Jednak w obecnym czasie wszyscy pragnący żyć dla Boga i postępować w duchu powinni oddzielać się od świata i umartwiać ciało. Niechaj więc Bóg dzięki swojemu wielkiemu miłosierdziu. Uczyni nas sposobnymi do tego. Pozostaje nam omówić jeszcze jedną cechę nazireatu. Nazirejczyk nie miał prawa przez cały okres trwania swojego nazireatu, dotykania martwego ciała. W okresie, kiedy poświęcony jest dla Jahwe, nie może się zbliżyć do żadnego trupa, nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze. Nie może zaciągnąć nieczystości, gdyż nosi na głowie swojej znamię poświęcenia dla Jahwe. Szósty siódmy wiersz. Możemy dojść do wniosku, że konsekwencje dotknięcia martwego ciała człowieka, picie wina, strzyżenie włosów były takie same. Każda z tych trzech działalności prowadziła do zerwania, złamania przymierza Nazirejczyka, z tego wydawać się mogłoby, że pomiędzy tymi zdarzeniami powinna znajdować się wielka różnica. Jednak tak nie jest. Picie wina i strzyżenie głowy nazirejczyka jest takim samym jak i dotykanie umarłego dla nazirejczyka. Pomyślmy o tym. My możemy odróżnić poszczególne czyny na mniej i bardziej grzeszne, jednak taka różnica, taki podział nie może się ostać przed obliczem Boga, ponieważ poświęcenie dotykało Głowy człowieka ten fakt stawał się przewodnikiem dla wysokiej moralności życia człowieka. Człowiek stawał na gruncie zupełnie nowym i szczególnym, otrzymywał na skutek tego zupełnie nowy pogląd, nowe wejrzenie na wszystko wokół niego. On nie musiał już zapytywać samego siebie, co należy się jemu czynić jako człowiekowi, ale co należy czynić się jemu jako nazirejczykowi. W rezultacie tego nawet wypadek śmierci bliskiego przyjaciela nie mógł być wytłumaczeniem zetknięcia się z Jego jako zmarłym. On powinien trzymać się z dala od nieczystego wpływu doczesności i był zobowiązany tak czynić dlatego, że poświęcenie się Bogu spoczywało na głowie Jego. Kiedy głęboko wnikniemy w sens obietnicy Naziratu, to zrozumiemy, że tutaj nie ma mowy o zbawieniu duszy ani o życiu wiecznym, ani też o pełnym bezpieczeństwie wierzącej duszy w Chrystusa. Jeżeli w pełni nie zdajemy sobie z tego sprawy, to wątpliwości ciągle będą martwiły duszę. W chrześcijaństwie istnieją dwa ogniwa, i chociaż są bardzo ściśle związane między sobą, to zawsze jednak spotykamy je oddzielnie. Są to ogniwo wiecznego życia i ogniwo osobistej społeczności z Bogiem. I tak to pierwsze. Nie może ulec rozbiciu przez żadną siłę. Jednak to drugie może ulec rozerwaniu w jednej chwili i to przez znikomą dozę zła. Nauka o Nazireacie dotyczy tego drugiego ogniwa. Po sobie Nazirejczyka widzimy pierwowzór tego, kto zajmuje miejsce szczególnego oddania i pełnego poświęcenia się Chrystusowi. Siła podtrzymania człowieka na tej drodze jest ukryta w bardzo cennej społeczności duszy z Bogiem, także w momencie przerwania społeczności odchodzi siła. I to pogłębia powagę zagadnienia. Bardzo niebezpieczną rzeczą jest udawanie się w drogę bez zapasu siły, dającej możliwość iść po tej drodze. To pociąga za sobą wiele kłopotów, dlatego wymaga bardzo wielkiej przezorności. I tak dokonaliśmy krótkiego przeglądu wszystkiego, co mogłoby naruszyć naszą społeczność z Bogiem. Jednakże nie ma takich słów, które można by było użyć, aby opisać, jak smutny widok przedstawia dla ludzi człowiek, który stara się zachować pozór Nazireatu, kiedy wewnętrzny stan świadczy, że jego Nazireat został całkowicie wzruszony. Jest to najbardziej niebezpieczny stan. O wiele lepiej Otwarcie się przyznać do swojego upadku i zająć miejsce właściwe dla takiego stanu, aniżeli stwarzać pozór, że wszystko jest w porządku. Bóg chce, aby wygląd zewnętrzny był odpowiedni do stanu wewnętrznego, dlatego możemy być pewni, że wcześniej czy później nasza słabość i nasza głupota zostanie obnażona. O jak bardzo haniebnym dla Nazirejczyka jest, kiedy on będąc czyściejszym od śniegu staje się czarny jak węgiel? Jej młodzieńcy nad śnieg jaśniejsi, i bielsi od mleka, ciałem cierwieńsi nad koral, wyglądali jak szafir. Pociemniał ich wygląd na węgiel na ulicy, iż nie można ich poznać. Płacz. Jeremiasz, IV, rozdział, siódmy, ósmy wiersz. A mimo tego, liczy siebie za czystego. Aby to zrozumieć, zwróćmy naszą uwagę na bardzo ważne wydarzenie. Jakie miało miejsce w życiu Samsona, opisane jest ono w Księdze Sędziów w XVI rozdziale. Oto Samson w bardzo krytycznym momencie swojego życia objawia swoją tajemnicę. I tym samym traci swoją siłę. Tracąc swoją siłę, on nawet nie wie o tym. Tym niemniej, dla jego wroga bardzo szybko stało się jasnym, że on utracił swoją moc. Wkrótce wszyscy poznali, że on zbezcześcił swoją głowę. Zbezcześcił swój nazirat. Nożyce dotknęły głowy jego, i gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiła o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej. Głowy mojej nigdy nie dotknęła brzytwa, albowiem od łona matki mojej jestem Bożym Nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie. Osłabne stanął się zwykłym człowiekiem. 16 rozdział, 16 xvii wiersz. Niestety w tym, co on jej wyjawił, była ukryta tajemnica jego siły. Tu właśnie znajdowało się źródło święte, ukryte całej siły, całego jego powodzenia. Do tego momentu droga jego była drogą od jednego zwycięstwa do drugiego, a to dlatego, że była to droga świętego Nazirejczyka. Niestety serce Samsona uwiodła Dalila i to, czego nie udało się uczynić tysiącom filistynczyków, uczyniła kobieta, która oczarowała go swoją pięknością. I tak z bardzo wysokiego poziomu nazirejczyka Samson spada do poziomu zwykłego człowieka. Dalila zrozumiawszy, że jej otworzył całe swoje serce, posłała po władcu filistynczyków z wiadomością – przyjdźcie jeszcze raz gdyż mi otworzył całe swoje serce. Przyszli więc do niego władcy filistynscy, niosąc srebro w swoich rękach. Tymczasem uśpiła go na swojej kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił siedem splotów na głowie. Wtedy go zaczęła obezwładniać, a jego siła opuściła go. Zawołała więc filistyni nad tobą, Samsonie. On zaś ocknął się i rzekł, wyjdę jak poprzednio i wybawię się. Nie wiedział jednak, że Jachwę go opuścił. Wówczas filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili go do gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał mleć ziarno w więzieniu. 16 rozdział 18-21 wiersza. O jak bardzo tragiczny widok otwiera się przed nami. Ten widok powinien wstrząsnąć nami. To powinno nas oszczec. Jak bardzo smutny widok przedstawia dla nas obudzony z głębokiego snu, który mówi: Wyjdę jak poprzednio. Niestety, słowa jak poprzednio były tutaj już nie na miejscu. On mógł się od nich uwolnić, ale już nie w ten sam sposób jak poprzednio, dlatego że siła odeszła od niego. Jachwe pozostawił go i odszedł od niego, i sławny ze swojej potężnej siły, Nazirejczyk stał się teraz ślepym więźniem swoich wrogów. I zamiast tego, aby odnieść kolejne zwycięstwo nad wrogami, teraz musi mleć ziarno dla nich w domu więźnia. przykuty dwoma łańcuchami. Oto następstwa dogadzania dla swojego ciała. Samson już nigdy więcej nie powrócił do swojej poprzedniej wolności. Bóg darował jeszcze jemu jedno zwycięstwo nad nieobrzezanymi, ale to kosztowało go życie. Nazirejczyk Boży musi zachowywać siebie w czystości, gdyż w przeciwnym wypadku utraci on swoją siłę. Siła i czystość dwie rzeczy nierozłączne. Jeżeli nie są podtrzymywane wewnętrzną świętością, to nie mogą iść do przodu. Stąd też wymagana jest dla nich potrzeba, aby zawsze trzymać się z dala od wszystkiego, co mogłoby uwieść serce, wpłynąć na umysł zaniżyć poziom umysłu, zniżyć poziom duchowy. Dlatego nigdy nie zapominajmy słów 6 rozdziału ósmego wiersza. Podczas całego okresu trwania Nazireatu jest poświęcony dla Jahwe, ósmy wiersz. Świętość jest wielką i niedocenioną właściwością codziennego życia Nazirejczyka, dlatego też jeżeli świętość zanika, następuje nieuchronny koniec Nazireatu. Co w takim wypadku uczynić? Na to pytanie mamy odpowiedź Pisma Świętego. Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł i on sprowadziłby nieczystość na swoją głowę poświęconą, ostrzyże się w dniu oczyszczenia, ostrzyże ją dnia siódmego, ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice, albo dwa młode gołębie przyniesie kapłanowi przy wejściu do namiotu spotkania. Jednego złoży kapłanowi jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną i dokona przebłagania za niego za winę, jaką zaciągnął przy zwłokach zmarłego. W ten dzień zostanie znów głowa jego poświęcona, poświęci się znów dla Jahwe na czas Naziratu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarę za dość uczynienia. Poprzedni jednak okres nie będzie policzony, gdyż splamił swoje poświęcenie od 9 do 12 wiersza Tutaj oglądamy dwie wielkie cechy odkupienia jako jedyny środek jedyna podstawa która mogła powrócić Nazirejczykowi utraconą społeczność z Bogiem jego nazirat został splamiony a ta plama mogła być zmyta tylko odkupieńczą krwią My jako ludzie moglibyśmy bardzo powierzchownie odnieść się do faktu zetknięcia się z martwym ciałem a szczególnie w opisanym przykładzie. Tutaj można byłoby powiedzieć, jak mógł Nazirejczyk nie dotknąć martwego ciała, skoro ten umarł nagle w jego obecności? Odpowiedź była jednak prosta i bardzo sroga. Nazirejczyk był zobowiązany do zachowywania czystości w każdej sytuacji. Prócz tego, ich świętość musiała być dostosowana nie do poglądów ludzkich, ale do miary bożej. Dlatego wystarczającym było jedno dotknięcie się martwego, aby zostało rozerwane ogniwo społeczności z Bogiem. I gdyby Nazirejczyk chciał przedłużyć trwanie swojego naziratu, tak jakby się nic nie stało, on byłby przestępcą Bożego prawa, a tym samym podlegałby pod sprawiedliwy sąd Boży. Dzięki Bogu za to, że wszystko przewidziała łaska Boża. Istniała ofiara za grzech, pierwowzór tej samej śmierci, ale za nas. Istniała ofiara za dość uczynienia, pierwowzór śmierci Chrystusa, stosowanej nie tylko względem korzenia grzechu lub początków grzechu żyjącego w nas, w naszym ciele, ale także stosowanej do oczyszczenia popełnionego grzechu w obecnym czasie. Wymagana była cała pełnia siły śmierci Chrystusa, dla zdjęcia nieczystości z nazirejczyka spowodowany jednym dotknięciem jego do martwego ciała. I to zostało szczególnie uwidocznione. Grzech jest czymś szczególnym, czego Bóg nienawidzi. Wystarczy jedna myśl, jedno spojrzenie, jedno grzeszne słowo, ażeby dusza została zaciemniona przez chmurę, która zakryła światło oblicza Bożego, abyśmy tym samym popadli w kłopoty i głęboki smutek. Dlatego też nigdy nie odnośmy się do grzechu lekceważąco i pamiętajmy, że dlatego, aby zdjąć z naszej duszy choćby najmniejsze piętno pozostawione przez grzech, Pan Jezus Chrystus przechodził przez straszne cierpienia golgoty. Donośny głos przerażający każdą duszę, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Może nam zaświadczyć, czym w rzeczywistości jest grzech. Dlatego też ani dla aniołów, ani też dla człowieka nie zostało dane, aby mogli zgłębić tego wielkiego wołania. I chociaż nam nigdy nie uda się choćby po części poznać tajemnicę cierpień Chrystusa, to jednak my powinniśmy jak najczęściej nasze myśli kierować na krzyż i na cierpienia naszego Pana Jezusa. I w ten sposób poznawać, jak obrzydliwym jest grzech w oczach Boga. Jeżeli więc takim jest grzech w oczach Boga, jeżeli tak bardzo Bóg nienawidzi grzechu, że aż został zmuszony, aby odwrócić światłość oblicza swego od swojego umiłowanego syna, jeżeli więc ojciec opuścił syna w momencie, kiedy ten niósł grzech nasz na ciele swoim, na drzewo krzyża, to cóż w takim razie przedstawia sam w sobie grzech? Pozostajmy na chwilę jeszcze przy tej myśli. I zastanówmy się jeszcze przez chwilę. Niech ona wejdzie głęboko do naszego serca, które tak bardzo szybko poddaje się grzechowi, jak bardzo często nasze myśli biegną ku temu, co nie tylko kosztowało życie naszego Zbawiciela, ale co pozbawiło go tego, co było dla niego najdroższym i najcenniejszym. Światło oblicza Ojca okaże nam wielkie miłosierdzie, abyśmy zostali całkowicie Przeniknięci uczuciem nienawiści do grzechu. Niech da nam siłę, aby nasze oko ani na chwilę nie zbaczało. Szósty rozdział, od 16 do 17 wiersza. Drogi i celu Bożego, gdyż wiemy, że nasze serce zawsze skieruje się tam, gdzie patrzy nasze oko, a nogi zawsze podążą za sercem. I w ten sposób oddalimy się od Boga, tracąc poczucie obecności Bożej i Jego miłości. Staniemy się godni opłakania chrześcijanami. Jeśli nie poczujemy się nieszczęśliwymi, to staniemy się złymi, chłodnymi, bezuczuciowymi i poddanymi wpływowi grzechu. Niechaj więc Bóg nasz dzięki swojemu wielkiemu miłosierdziu nas zachowa od upadku. Niech nam da gorące pragnienie do wystrzegania się wszystkiego, co mogłoby splamić głowę naszego naziratu. Utrata społeczności z Bogiem jest dla nas bardzo, bardzo niebezpiecznym stanem. Jednak próba przedłużenia służby dla Boga, mając sumienie zanieczyszczone grzechem, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych stanów dla naszej duszy. Łaska przebacza i podnosi, ale nigdy nie możemy już powrócić do poprzedniego stanu, nigdy nie odzyskamy tego, cośmy utracili. A to ze szczególną siłą podkreśla Boża wypowiedź. Poświęci się znów dla Jachwy na czas Naziratu. Poprzedni jednak okres nie będzie policzony, gdyż splamił swoje poświęcenie. Ta część tego zagadnienia jest dla nas bardzo pouczająca. Kiedy dla Nazirejczyka przydarzyło się, że zostało splamione jego poświęcenie, obojętnie czym by to nie było, choćby to było tylko jedno dotknięcie się umarłego, to należało wszystko rozpocząć ponownie od początku. Pismo przedstawia nam wiele takich przykładów, dlatego, dobrą rzeczą z naszej strony będzie, kiedy to wszystko dokładnie przeglądniemy i zważymy całą sprawę z nich wypływającą. Weźmy dla przykładu to, co przydarzyło się Abrahamowi w Egipcie, a opisane jest w Księdze Rodzaju 12 rozdziale. Jakie były tego następstwa? Abraham szedł z drogi, którą powinien iść. Czas spędzony w Egipcie był utracony. Nie były mu policzone dni spędzone w Egipcie, one przepadły bezpowrotnie. Abraham musiał powrócić do miejsca, z którego wyszedł i stamtąd wyruszyć w swoją drogę. Utracone zostały nie tylko dni, w których nastąpiło splamienie swojego poświęcenia, ale wszystkie poprzednie dni. I tak księdze rodzaju 12.8 czytamy. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel. I rozbił namiot pomiędzy Betel od zachodu a Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Jahwe i wzywał imienia Jahwe. A po powrocie jego z Egiptu czytamy: Zatrzymując się na postojach, Abraham zawędrował z Negabu do Betel, do miejsca, w którym poprzednio rozbił swoje namioty. Między Betel a Aj do tego miejsca, w którym poprzednio zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe. 13 rozdział, trzeci i czwarty wiecz. Cały okres przebywania Abrahama w Egipcie został wymazany. Tam nie było ołtarza, tam Abraham nie oddawał pokłonu Bogu, tam nie miał Abraham społeczności z Bogiem. Dlatego Abraham musiał powrócić do miejsca, z którego wyszedł. I tak bywa zawsze. I w tym możemy wyjaśnić brak postępu przez niektórych w ich duchowym życiu. My upadamy. Odstępujemy i oddalamy się od Boga, pogrążamy się w duchowym mroku, i wtedy Jego głos miłosierdzia, głos mocny i surowy, głos Jego władzy i zwierzchnictwa nad nami dochodzi do naszego słuchu. I my powracamy do miejsca, skąd wyszliśmy. Dusza nasza znów zostaje podniesiona i postawiona, ale myśmy utracili czas bezpowrotnie i bardzo mocno ucierpieliśmy duchowo. I to jest bardzo poważne ostrzeżenie, które powinniśmy traktować bardzo poważnie i chodzić ze świętą powagą i przezornością, abyśmy nie byli zmuszani do powrotu tam, skąd wyszliśmy, tracąc cenny czas. Jest prawdą, że zbłądzenie, zejście z właściwej drogi, upadki nasze, świadczą bardzo wyraźnie o stanie naszego serca. Uczymy się przez to nie zawierzać samym sobie. Wszystkie te błędy dają powód do przejawów niezmiennej i nieograniczonej dobroci Boga naszego. Wszystko to jest prawdą, jednak nam zostało darowane coś lepszego ponad wszystkie nasze błędy i upadki, środek poznania samego siebie i naszego Boga. Nasze ja w całej pełni powinno być osądzone z całym swoim zgubnym wpływem w obecności Boga. A to pomaga duchowemu wzrostowi naszych dusz. Przez poznanie Boga takim, jakim On samego siebie objawia za pośrednictwem Ducha Świętego w osobie Pana Jezusa Chrystusa i na drogocennych stronicach Pisma Świętego. A to jest środek bez porównania lepszy do poznania samych siebie i Boga. W tym także jest zawarta siła każdego prawdziwego oddzielenia nazirejczyka od świata. Dusza, która nieustannie przebywa w świątyni Bożej albo innymi słowy – Żyjąca w ciągłej społeczności z Bogiem zrozumie, czym jest ciało we wszystkich fazach jego rozwoju i nie musi dochodzić do tego przez smutne doświadczenia i upadki, prócz tego taka dusza może głębiej poznać i zrozumieć, czym Chrystus jest dla wszystkich ufających Jemu i czym jest i co przedstawia jako osoba. Poznawanie siebie na podstawie własnych doświadczeń jest zbyt przykrym doznaniem. Możemy być pewnymi, że najlepszym sposobem to nauczenie się tego wszystkiego, chodząc Bożymi drogami i znajdując się w ciągłej społeczności z Bogiem. I kiedy w taki sposób zostajemy nauczeni, to nie bywamy zajęci myślą o całkowitym opuszczeniu nas, ale bywamy zajęci myślą o tym, co jest poza nami, powyżej nas, to jest poznaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na zakończenie Przeczytajmy cały tekst Prawa Naziratu, szóstego rozdziału, 13 do 21 wiersza. Takie jest prawo dotyczące Nazirejczyka. W dniu, kiedy upłynie czas Naziratu, przyprowadzi się go ku wejściu do namiotu spotkania, a on przyniesie jako dar ofiarny dla Jahwe baranka jednorocznego bezkazy na ofiarę całopalną, dalej jednoroczną owieczkę bez kazy na ofiarę przebłagalną, i baranka bez skazy, jako ofiarę pojednania. Nadto kosz chlebów niekwaszonych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą i cienkie paluszki niekwaszone pomazane oliwą, łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynów. Kapłan zaniesie wszystko przed jachwę i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia. Barana natomiast złoży jako ofiarę pojednania dla Jahwe, łącznie z koszem chlebów niekwaszonych. Kapłan złoży potem jego ofiarę z pokarmów i płynną. Wtedy u wejścia do namiotu spotkania ostrzyże Nazirejczyk swe poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara pojednania. Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chlebnie kwaszony cienki placuszek i złoży je na ręce Nazirejczyka, gdy on już ostrzyże swoje włosy. Kapłan darami ofiarnymi dokonał obrzędu kołysania przed jachwę, jest to święty dar należny kapłanowi prócz mostka kołysania, Juda odłożonego na ofiarę. Odtąd może nazirejczyk pić wino. Takie jest prawo odnoszące się tak do nazirejczyka, który złożył śluby, jak i do darów ofiarnych, ślubowanych jachwę, niezależnie od tego wszystkiego, na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa złego nazireatu. Ta zadziwiająca ustawa przynosi nas przyszłość, kiedy to pojawi się końcowy rezultat cudownego dzieła Chrystusa. Kiedy to po zakończeniu swojego nazireatu, Pan jako Mesjasz Izraela zakosztuje prawdziwej radości na ziemi wraz ze swoim ludem. Wtedy to prawdziwy Nazirejczyk będzie pić wino radości. On powstrzymywał się od wszystkiego, wykonując wielkie swoje dzieło. On powstrzymywał się od tego, o czym wszechstronnie mówi nam ta ustawa. Obecnie on jest oddzielony od swojego narodu, oddzielony od tego świata przez siłę prawdziwego nazirejstwa, tak jak on to sam powiedział tej pamiętnej nocy do swoich uczni. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. I tak, Doszliśmy do końca naszego tematu. Chcemy bardzo pozostawić naszemu słuchaczowi myśl, nad którą mógłby jeszcze porozmyślać, myśl o Naziracie, który zawiera tak wiele wspaniałych dla naszego serca pouczeń. Zwracamy szczególną uwagę na to, że Duch Święty dał nam pełne przedstawienie o ustawie Naziratów, Księdze Liczb, Księdze Pustyni i że oprócz tego nie tylko należy zastanowić się nad samym faktem, ale przeniknąć wszelkie detale tej ustawy. Nie każdy stara się dobrze zrozumieć, dlaczego Nazirejczyk nie mógł pić wina, nie mógł golić włosów na swojej głowie, nie mógł dotykać umarłego. Niech przemyśli te trzy warunki i niech postara się znaleźć w nich ukrytą naukę. Niech także każdy z siebie zapyta – czy ja chcę rzeczywiście być Nazirejczykiem Bożym, chodzić ściśle wytyczonymi wąskimi ścieżkami wyłącznego oddzielenia dla Boga? Jeżeli tak, to czy jestem gotowym wyrzec się wszystkiego, co może zanieczyścić, sprowadzić z drogi, zahamować duchowy wzrost Nazirejczyka? I niech każdy pamięta także i o tym, że zbliża się czas, kiedy Nazirejczyk będzie mógł pić wino. Czyli innymi słowy, nadchodzi czas, kiedy już nie potrzeba wewnątrz i na zewnątrz nas, kiedy to wszystko będzie czystym, kiedy zostanie dane pole rozwoju działalności duszy, działań wyższych i doskonałych. Wtedy już więcej nie będzie zła, którego należy się wystrzegać, a więc nie będzie potrzeby oddzielenia. Wtedy jednym słowem pojawi się nowe niebo i nowa ziemia, na której zamieszka prawda. 2 Piotra 3:13 Niech więc Bóg, dzięki swojemu wielkiemu miłosierdziu, zachowa nas, aż do nastania tego błogosławionego czasu, w pełni poświęconymi sercem, całkowicie oddanym jednemu umiłowanemu Synowi Bożemu i tylko jemu. I tak każdy uważny słuchacz zauważy, że zbliżamy się do końca tej szczególnej, oddzielnej części naszej Księgi. Pełny porządek został zaprowadzony w obozie Izraela. Rozdział 1 2. Każdy żołnierz zajmuje swoje wyznaczone miejsce. Rozdział 3-4. Każdy pracownik zajęty swoją własną pracą. Rozdział 5. Społeczność Boża oczyszczona od nieczystości. Rozdział 6. Dana ustawa o konieczności pełnego oddzielenia dla Boga. Wszystko dokładnie określone, wszystko uporządkowane i tchnie szczególnym pięknem. I tak przed nami leży obóz nie tylko oczyszczony od nieczystości, ale obóz uporządkowany. Dano nam także oglądać wygląd i charakter nieskończenie doskonałego poświęcenia Bogu, które zostało całkowicie urzeczywistnione jedynie w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dosięgnąwszy tej wysokości, stoimy w oczekiwaniu objawienia się samego Jachwe, błogosławiącego całą społeczność zgromadzoną w jedno. I tak rzeczywiście jest. Znajdujemy w końcu szóstego rozdziału prawdziwie królewskie błogosławieństwo. Przeczytajmy więc je. I mówił znowu Jachwe do Mojżesza tymi słowy: Powiedz Aaronowi jego synom, tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiedzcie im, Niech Cię, Jachwę, błogosławi i strzeże. Niech Jahwe rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy łaską swoją. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. 22-27 do wiersza Szczodre błogosławieństwo jest wylewane za pośrednictwem kapłanów bożych. Nakazane zostało dla Arona i jego synów wypowiadanie tych dziwnych słów. Społeczność Boża powinna być zawsze pokryta błogosławieństwem Bożym, żyć pod osłoną i ochroną Jachwe, Powinna korzystać z życiodajnych promieni pochodzących od oblicza Jachwę. Jego pokój powinien płynąć pośród nich jak rzeka. Imię Jachwe powinno być wzywane nad nimi – Bóg był stale z nimi, ażeby ich błogosławić. O, jak wielkie bogactwo! O, gdyby Izraelici skorzystali z tego, gdyby oni to wszystko wprowadzili w czyn i doświadczyli całą jego potęgę. Izraelici tego nie uczynili i jak my to zobaczymy w bardzo krótkim czasie, oni odeszli, odwrócili się od Jachwę, zamienili światło oblicza Bożego na mrok góry Synaj. Zeszli z gruntu łaski, dobroci dobrowolnie oddali siebie pod władzę prawa. I zamiast tego, aby korzystać z tego, co im zostało darowane przez Boga ojców ich, zaczęli myśleć o innym. Porównaj Psalm 105 i 106. Musimy pamiętać, że wielkie błogosławieństwa i przywileje stają się na tyle Jego fortuną, majątkiem, na ile sam Kościół zachowuje porządek, czystość nazirejskie oddzielenie od tego świata. Zachowuje wszystko to, do czego został powołany jako mieszkanie Boże, jako ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego. Niech zostaną przeniknięte miłością Bożą serca nasze tymi myślami i niech te myśli okażą uświęcający wpływ na całe nasze życie. Rozdział siódmy Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, Namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami. Podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi, namaścił i poświęcił. Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodnicy w spisie przynieśli swoje dary. Przyprowadzili oni dla Jahwe, Sześć krytych wozów i dwanaście wołów, przypadał więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wolę od każdego. Przyprowadzili to przed przybytek. Wówczas rzekł Jahwe do Mojżesza: Weź to od nich i niech będzie przeznaczone do użytku w namiocie spotkania. Podziel je pomiędzy Lewitów odpowiednio do ich służby. Wziął więc Mojżesz woły i wozy i oddał je Lewitom. Odpowiednio do ich służby dał Gerszonitom dwa wozy i cztery woły. Osiem wołów i cztery wozy dał Merarytom odpowiednio do ich służby, jaką mieli pełnić pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Arona. Kehatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze które mieli nosić na ramionach. Dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je przynieśli przed ołtarz, rzekł Jahwe do Mojżesza: Niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza. Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachson, syn Aminadaba z pokolenia Judy. Jego dar ofiarne stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów oraz czara srebrna wagi 70 syklów. Według wagi przybytku obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwę na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem Młody cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych owieczek. To był dar ofiarny na chrzona syna Aminadaba. Drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netanel, syn Suara, książę i Sacharytów. Jego dar ofiarne stanowiły misa srebrna wagi 130 cyklów, czara srebrna wagi 70 cyklów według wagi przybytku obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 cyklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozią na ofiarę przebłagalną, i wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć owieczek jednorocznych jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny Netanela, syna Suara. Trzeciego dnia przyniósł dar ofiarny książę z Zebulonitów. Eliab syn Helona. Jego dar ofiarne stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką, zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, Młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozią na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny Eliaba, syna Helona. Czwartego dnia przyniósł dar ofiarny książe Rubenitów, Elisur, syn Szeteura. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 cyklów, czara srebrna wagi 70 cyklów. Według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran, jednoroczny jagnię na ofiarę całopalną. Kozią na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek, jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny Elisura, syna Szedewar. Piątego dnia przyniósł dar ofiarny książę Simeonitów, Szelumiel, syn Suliszaddaja. Jego dar ofiarny stanowiły: Misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą, mąką, zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozią na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek, jako ofiara pojednania, to był dar ofiarny, Szelumiela, syna Surishadada. Szóstego dnia przyniósł dar ofiarny książeł Gadytów, Elisab, syn Deuela. Jego dar ofiarny stanowiły Misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozią na ofiarę przebłagalną, Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela. Siódmego dnia przyniósł dar ofiarny książę Efraimitów, Eliszama, syn Amichuda. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 cyklów. Czara srebrna wagi siedemdziesięciu cyklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi dziesięciu cyklów, napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną. Kozią na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny Eliszamy, syna Amichuda. Ósmego dnia przyniósł dar ofiarny książeł Manasytów. Gamliel, syn Pedaschzura. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, Czara srebrna wagi siedemdziesięciu cyklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi dziesięciu cyklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczny jagnię na ofiarę całopalną, kozią na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów. Pięć jednorocznych owieczek jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny Gamliela, syna Pedachsura. Dziewiątego dnia przyniósł dar ofiarny książę beniaminitów, Abidan, syn Gideoniego. Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi 130 cyklów, czara srebrna wagi 70 cyklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi dziesięciu cyklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczny jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny, aby dana syna Gideoniego. Dziesiątego dnia przyniósł dar ofiarny książę Danitów, Achiezer, syn Amiszaddaja. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 cyklów, czara srebrna wagi 70 cyklów, według wagi przybytku – Obydwie napełnione najczystszą mąką, zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi dziesięciu cyklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozią na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek jako ofiara pojednania, to był dar ofiarny. Achiezera, syna Amiszaddaja. Jedenastego dnia przyniósł dar ofiarny książę Aserytów, Pagiel, syn Okrana. Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi dziesięciu cyklów napełniona kadzidłem, młody cielec baran i jednoroczny jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny pagiela syna okrana. Dwunastego dnia przyniósł dar ofiarny książę Neftalitów. Achira, syn Enana. Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi 130 cyklów, czara srebrna wagi 70 cyklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczny jagnię na ofiarę całopalną. Kozią na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek, jako ofiara pojednania. To był dar ofiarny Achiry, syna Anana. Dary na poświęcenie ołtarza, które przynieśli książęta izraelscy w dniu jego namaszczenia, były następujące: Dwanaście mis srebrnych. 12 czar srebrnych i 12 czasz złotych każda misa ważyła 130 cyklów srebra a każda czara 70 ogólny ciężar naczyń srebrnych wynosił 2400 cyklów srebra według wagi przybytku czasz złotych wypełnionych kadzidłem było 12 każda czasza ważyła 10 cyklów według wagi przybytku Ogólny ciężar złota czasz wynosił 120 cyklów. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę całopalną wynosiła 12 cielców, 12 baranów, 12 jednorocznych jagniąt z dodatkiem przynależnych ofiar z pokarmów i 12 kozłów na ofiarę przebłagalną. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę pojednania wynosiła 24 woły, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów i sześćdziesiąt jednorocznych owieczek. To były dary ofiarne na poświęcenie ołtarza, gdy został namaszczony. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, by rozmawiać z nim, słyszał mówiący do niego głos z nadprzebłagalni, która była nad arką świadectwa pomiędzy dwoma cherubami. Tak mówił do niego. Rozdział siódmy, temat dary ofiarne wodzów pokoleń. Obecnie otwieramy najdłuższy z rozdziałów księgi liczb. Rozdział ten zawiera spis dwunastu książąt, synów Izraela, przynoszących dary po poświęceniu przybytku i ołtarza. Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami, podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi, namaścił i poświęcił. Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodnicy w Spisie przynieśli swoje dary. Przyprowadzili oni dla Jahwe. Sześć krytych wozów i dwanaście wołów, przypadł więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wole na każdego. Przyprowadzili to przed przybytek wówczas rzek Jachwe do Mojżesza. Weź to od nich i niech będzie przeznaczone do użytku w namiocie spotkania. Podziel je pomiędzy Lewitów odpowiednio do ich służby. Wziął więc Mojżesz wozy i woły oddał je lewitom odpowiednio do ich służby, dał gerszonitom dwa wozy i cztery woły. Osiem wołów i cztery wozy dał merarytom odpowiednio do ich służby, jaką mieli pełnić pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Arona. Kechatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach. 1 do 9 wiersza. Już przy omawianiu poprzednich rozdziałów trzeciego i czwartego była mowa, że synowie Kechatyty mieli przywilej noszenia wszystkiego, co było szczególnie cenne ze wszystkich przedmiotów poświęconych należących do przybytku. I to była przyczyna, że oni nie otrzymali nic z tych darów, które przynieśli książęta izraelscy. Ich święta i wyższa służba, ich powołanie do przynoszenia rzeczy świętych, nie pozwalała, aby oni mogli posługiwać się wozami lub wołami. Dlatego, czym uważniej będziemy się przypatrywać przedmiotom oddanym pod opiekę synom Kechatowym, tym bardziej stanie się nam jasnym, że są oni pierwowzorem przedstawiającym głębię i pełnię odbicia Boga w Chrystusie. Przeciwnie do tego, synowie Gerszona i synowie Merariego mieli do czynienia z przedmiotami bardziej zewnętrznymi. Ich praca była zatem trudniejsza i bardziej niebezpieczna, w rezultacie czego im została dana pomoc z darów przyniesionych przez książąt. Wysoka służba synów kechatowych nie wymagała pomocy, powozu lub wołów. Ich plecy... Powinny były przenosić to, co zostało na nich położone. W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je przynieśli pod ołtarz, rzekł Jachwe do Mojżesza: Niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza. 1011. Słabo rozwinięty duchowo czytelnik, czytający ten rozdział, tak szczególnie długi, na pewno zechce zapytać, dlaczego to, co mogłoby według ludzkiej oceny i zgodnie ze swoim sensem zająć dziesięć lub najwyżej dwanaście wersetów, zajęło cały długi rozdział w Bożej Księdze? Gdyby to człowiek przedstawiał sprawozdania z ceremonii przynoszenia daru w ciągu dwunastu dni Bogu. To według wiarygodnych przypuszczeń wyraziłby to bardzo zwięzłej, krótkiej formie, że każdy z książąt przyniósł według kolejności takie dary. Jednak to wcale nie odpowiada myślom i ocenom Bożym. Myśli Boga to nie nasze myśli, drogi Jego to nie nasze drogi. Dlatego też Bóg pragnął dać pełny i szczególny spis książąt, odnotowując imię każdego z nich, zaznaczając przy tym i pokolenie, z którego oni pochodzili oraz dokładnie wszystko to, co zostało przez nich przyniesione. Dlatego też ten rozdział jest tak obszerny i zawiera 89 wersetów. W nim zawarte są wszystkie imiona, każdemu jednemu poświęcona jest oddzielna część rozdziału. Każdy jeden opis jest podobny, jak też i podobna ocena. Imiona i to, co zostało przyniesione, nie stanowi jakiegoś pomieszanego chaosu. To zupełnie by nie odpowiadało dla charakteru Boga. We wszystkim, co On mówi lub czyni, pozostaje wiernym swojej istocie. Człowiek może to wszystko przeczytać i odnosić się obojętnie względem przynoszących, jak też i względem tego, co zostało przyniesione przez nich. Bóg jednak tak nie może się odnosić do nich. On nie postępuje tak sam i nie życzy sobie, aby ludzie traktowali lekceważąco szczodrość jego sług. Z wielką miłością przygląda się nawet najbardziej małoznacznej formie szczerej służby wobec niego. W jego oczach jest cennym wszystko, co pochodzi od szczerego, ochotnego serca. On nigdy nie zapomina nawet małego przyjawu szczerości, i nie tylko on sam nie zapomina maleńkich czynów miłości, ale także stara się usilnie o to, aby one stały się wiadome dla ogółu. O jak dalecy byli naczelnicy od myśli, że ich imiona będą powtarzane przez wiele wieków przez usta tych, którzy będą czytali o tym. Pamięć o nich pozostała na zawsze. A to stało się dlatego, że taka była wola Boża. Nasz Bóg zwraca uwagę w swoją na sprawy i rzeczy, które według nas są mało znaczne i nieważne, i nigdy ich nie pozostawia niezauważonymi. On nie pozostawi nawet najbardziej nieznacznego sługi swojego niezauważonym, zapomnianym. Nie może także, przechodząc, nie zwrócić uwagi na choćby najmniejszy przejaw miłości. Dlatego też w tym rozdziale zostaje wyznaczony dzień, kiedy każdy z książąt ma stanąć ze swoim darem przed ołtarzem. Duch Święty uważał także za konieczne każdego z nich umieścić imię na stronicach natchnionej księgi, jak też i dar każdego z nich. W tym wszystkim jest zawarta cecha Bożej osobowości. Czyż wobec tego nie mamy prawa uważać ten siódmy rozdział Księgi Liczb wzorcem i przykładem wiecznej Księgi, na stronicach której zostały uwidocznione imiona sług Boga i czynów, które oni dokonali? Taki jest nasz pogląd, i jeżeli otworzymy drugą Samuela, 23 rozdział i Rzymian, 16 rozdział, to tam znajdziemy podobne opisy. W 23 rozdziale drugiej Samuela Znajdujemy spis, imion i bohaterskie czyny sławnych rycerzy epoki Dawida. Natomiast w Rzymian XVI rozdziale imiona i czyny towarzyszy i przyjaciół Apostoła Pawła w Rzymie. W obu tych rozdziałach oglądamy wspaniałą Bożą zasadę stosowaną w stosunku do wszystkich świętych Bożych w stosunku do każdego od pierwszego aż do ostatniego sługi Bożego Sługi Chrystusa. Każdy z nich posiada swoje szczególne, właściwe dla niego miejsce w życiu. Każdy zajmuje swoje szczególne miejsce w sercu Chrystusa, które nie może ulec wzruszeniu. Pomiędzy bohaterami Dawida odnotowano trzy postacie główne trzy i 30 wodzów, naczelników. Żaden z tych trzydziestu nie otrzymał miejsca na równi z tymi trzema, i nikt z tych trzech nie osiągnął imię, ale zostało także opisane wszystko, czego oni dokonali oraz w jaki sposób to zostało dokonane. Wszystko zostało zapisane z zwięźle i z niebywałą dokładnością. Poznajemy imię człowieka, co on uczynił i w jaki sposób tego dokonał. Nieomylne i niestronicze pióro Ducha Świętego wszystko zapisało z nieskazitelną dokładnością i troską. To samo możemy powiedzieć o szesnastym rozdziale listu do Rzymian. Tam jest mowa o Febie. Powiedziano, jakie miejsce zajmowała, co uczyniła i na jakiej podstawie miała prawo, aby ją wsparto w każdej potrzebie w rzymskim zborze. Następnie są wymienieni Pryska i Akwilla, przy czym żona wymieniona jest przed mężem. Następnie jest powiedziane, że oni nawet za życie... Apostoła nastawili swoje głowy, dlatego zasługują na szczególne względy wśród kościoła powołanego z Pogam. Dalej czytamy, że apostoł każe pozdrowić umiłowanego Epeneta, Marię, która nie tylko pomagała, ale poniosła wiele trudów. Czyż te wyrażenia nie mówią o szczególnym zainteresowaniu Ducha Świętego tymi osobami, które były tak bardzo bliskimi sercu Chrystusa? Dlatego te słowa umiłowany. Wielki, zostały użyte, ażeby oddać w pełni to, co chciał Duch Święty przekazać o nich. Nie chcemy komentować tak szczegółowo dalszej części tego rozdziału, zwróćmy naszą uwagę tylko na dwunasty werset. Dlaczego tutaj apostoł nie wymienił tryfeneł i tryfozę wraz z persydą razem, ale oddzielnie? Przyczyna jest oczywista. O dwóch pierwszych on mógł powiedzieć, że oni trudzą się w Panu, a co do trzeciej trzeba było dodać, poniosła wiele trudu. Czy można było dodać w lepszy sposób, istniejącą pomiędzy nimi różnicę? Jest to tym samym, co zostało wyrażone słowami "trzy", "trzech sławnych i trzydziestu." To nie jest jakieś wybiórcze porównanie imion, czynów dokonanych przez słabnych ludzi. Tutaj wcale nie odczuwa się jakiegoś pośpiechu w przekazywaniu relacji. Ten, kto przekazuje, wczuwa się sam w to, co mówi. On zna doskonale temat przekazu, dlatego zostało nam przekazane to, co każdy sam w sobie przedstawiał i co on uczynił dla Boga. Każdy ma swoje miejsce i otrzymuje swoją część pochwały. Odnotujemy to tutaj, że przed nami została otwarta charakterystyczna Księga Wieczności, o jakież wszystko w niej wzniosłe, i jak bardzo wszystko w niej pocieszające, miłe i serdeczne. Żadna nasza działalność w służbie naszego Boga nie została pominięta czy zapomniana. Wszystko zostało naniesione na karty Jego Księgi. I nie tylko została zapisana istota naszego czynu, ale zostało także odnotowane, w jaki sposób to zostało dokonane, ponieważ dla Boga jest to tak bardzo ważne, dlatego też i dla nas. On miłuje tego, kto udziela chętnie potrzebującemu, miłuje tego, kto pracuje ochotnie z całego serca, ponieważ tak właśnie postępuje on sam. Dla jego serca było miłym widzieć, jak przedstawiciele dwunastu pokoleń synów Izraela obsypali darami jego przybytek. Dla Jego było miłym odnotować bohaterskie czyny rycerzy Dawida w czasie wygnania Dawida. Miłym było odnotować oddanie pryski, akwily i innych w późniejszych latach. Możemy tutaj dodać, że miły jest dla Jego serca i w naszych czasach wszelki przejaw miłości do Chrystusa. Każde serce oddane Jemu, gotowe do dobrego dzieła, jest miłym w Jego oczach. On się cieszy z takich, kiedy ich spotyka w swojej winnicy, niech więc Duch Boży wzbudzi w naszych sercach pragnienie służby Bogu z głębi duszy. Niech miłość Boża coraz bardziej i bardziej napełnia serca nasze, abyśmy żyli nie sami dla siebie, ale dla Chrystusa, który tak nas umiłował, że oddał samego siebie na śmierć, aby nas obmyć swoją świętą krwią. I uczynić nas tym, czym my jesteśmy obecnie, a także i tym, czym będziemy w przyszłości. Rozdział 8. Mówił Jahwe do Mojżesza tymi słowami: Tak mów do Aarona i to mu powiedz: Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak, na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy według nakazu, jaki dał Jachwę Mojżeszowi. Świecznik zaś był sporządzony w następujący sposób. Był kuty ze złota, od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie ze wzorem, jaki ukazał Jachwę Mojżeszowi. Mówił znów Jachwę do Mojżesza tymi słowami – Wyłącz lewitów spośród Izraela i oczyść ich. Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić. Pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty i wtedy będą czyści. Następnie wezmą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą, ty zaś Weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną. Każ wystąpić Lewitom przed namiot spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraela. Gdy wyprowadzisz Lewitów przed Jahwe, synowie Izraela włożą na nich ręce. Następnie Aaron gestem kołysania ofiaruje Lewitów jako ofiarę ze strony Izraela i będą przeznaczeni na służbę dla Jahwe. Lewici włożą ręce na głowy cielców, a ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną, a drugiego jako całopalenie dla Jachwe, by w ten sposób dokonać nad Lewitami obrzędu przebłagania. Stawisz Lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich gestem kołysania dla Jahwe. Wyodrębnij Lewitów spośród Izraela, gdyż oni do mnie należą. Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz gestem kołysania, przyjdą Lewici służyć w namiocie spotkania. Są oni mnie oddani na własność spośród Izraela. Biorę ich spośród Izraela w miejsce tego, co otwiera łono matki, to znaczy w miejsce wszystkich pierworodnych. Do mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Obecnie biorę lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraela i daję ich Aaronowi, jego synom, jako własność spośród Izraelitów, by mieli troskę o służbę synów Izraela w namiocie spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara, w wypadku, gdyby sami zbliżali się do przybytku. Mojżesz więc, Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z Lewitami tak jak rozkazał Jachwe Mojżeszowi. Według tego postąpili Izraelici z nimi. Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty. Aaron zaś, gestem kołysania, ofiarował ich dla Jachwe. Potem dokonał nad nimi obrzędu przebłagania, by w ten sposób zostali oczyszczeni. Następnie zostali lewici dopuszczeni do pełnienia służby w namiocie spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów. Jak rozkazał Jachwę Mojżeszowi w sprawie Lewitów, tak postąpiono z nimi. I tak mówił dalej Jachwę do Mojżesza. Takie jest prawo odnoszące się do Lewitów, po ukończeniu 25 roku życia, mogą służyć w namiocie spotkania. Po ukończeniu 50 lat, są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w namiocie spotkania przy wykonywaniu zajęć, ale do właściwej służby nie mogą być dopuszczeni. Tak masz postąpić z Lewitami w sprawie ich służby. Rozdział 8. Lampy świecznika. Mówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy: Tak mów do Arona i to mu powiedz: Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak: Na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy, według nakazu, jaki dał Jahwe Mojżeszowi. Świecznik zaś był sporządzony w następujący sposób. Był kuty ze złota, od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie ze wzorem, jaki ukazał Jahwe Mojżeszowi od pierwszego do czwartego wiersza. Chcemy zwrócić uwagę słuchających na dwa punkty: a mianowicie na miejsce, które zajmował złoty świecznik, i na to, co nam ten pierwowzór przedstawia. Musimy tutaj zauważyć, że tutaj jest tylko mowa o złotym świeczniku. Nie ma tutaj mowy o złotym ołtarzu ani o złotym stole. Tutaj został przedstawiony tylko złoty świecznik i to niezawinięty wraz z innymi przedmiotami przybytku, przygotowany do podróży, tak jak zostało pokazane nam w czwartym rozdziale. Jest to świecznik wolny od przykrycia z fioletowej purpury i nakrycia ze skór. I tak oglądamy świecznik w pełni swojego piękna, nieprzykryty, ale widoczny dla naszego oka. Opis świecznika został tutaj przedstawiony nam wraz z opisem ofiarowania i poświęcenia Lewitów. I zgodnie z poleceniem Bożym rozlewa tajemnicze światło w przybytku. Nie można było obejść się bez światła w pustyni. Dlatego koniecznym było, aby złoty świecznik był uwolniony od swojego przykrycia i mógł świecić swoim światłem przed Bogiem. Musimy pamiętać, że świecenie światłem bożym oto wielki cel, przed którym wszystko musi się pochylić. Czy to sprawa dotyczy poświęcenia majątku Bogu lub darów, tak jak to uczynili książęta izraelscy? Czy też sprawa dotyczy naszego osobistego poświęcenia Bogu, tak jak poświęcili siebie lewici, to zupełnie jest obojętnym. Jednak tylko przy świetle bywa odkrywana prawdziwa cena każdego przedmiotu każdej rzeczy, każdej osoby. Zdumiewająca i cudowna kolejność tej części Bożej księgi może każdego zachwycić. Wszystko tutaj boskie, wszystko doskonałe. Dowiedziawszy się siódmego rozdziału o szczodrych darach przyniesionych przez książąt izraelskich, i zgodnie z logiką ludzką, należałoby się spodziewać teraz opisu poświęcenia Lewitów, stanowiących jakby dalszy ciąg poświęcenia Bogu, naszych osób i naszych darów. Jednak tego tutaj nie ma. Duch Święty najpierw przypomina o świetle przybytku, abyśmy mogli dzięki temu światłu zrozumieć prawdziwą cenę wszelkiej szczodrości i wszelkiej służby bogów pustyni. Czyż nie przychodzi się nam zdumiewać nad duchową kolejnością tych rozdziałów? To nie może ujść uwadze duchowo nastrojonego czytelnika. Dlaczego nie widzimy przed sobą złotego świecznika okrytego obłokiem wonnego kadzidła dlaczego nie ma tutaj złotego stołu ze znajdującymi się na nim chlebami pokładnymi dlatego że zarówno ołta złoty jak i stół chlebów pokładnych nie miały związku zarówno z poprzednimi, jak i z następnymi rozdziałami tej księgi natomiast złoty świecznik miał taką więź i związek wskazując nam że wszelki przejaw szczodrości wszelka nasza działalność powinny być rozpatrywane w świetle przybytku uwidoczniającym ich prawdziwe piękno. Jest to wielka lekcja udzielona w pustyni, ona została także i przekazana nam w bardzo zrozumiałej formie pod postacią pierwowzoru. Przeglądając księgę liczb, zastanawialiśmy się nad szczodrością książąt Izraela. Na uroczystość po poświęceniu ołtarza. Następnie podchodzimy do przeglądu poświęcenia Lewitów. Jednak natchniony autor czyni przerwę pomiędzy tymi opisami, ażeby oświecić to wszystko światłem przybytku Bożego. Takim jest Boży porządek. Można się o tym wyrazić tak, że jest to jeden z niezliczonych dowodów rozsianych po całym piśmie świętym. Aby nam przedstawić Bożą Doskonałość, zarówno całej Bożej Księgi, jak i każdej jej części, choćby tej najmniejszej. Jesteśmy szczęśliwi i to bardzo szczęśliwi, że mamy możliwość posługiwania się tymi wszystkimi dowodami w naszej dyskusji ze słuchaczami. Mamy też nadzieję, że tym samym okażemy dobrą usługę, przynosząc na skromny datek szacunku. I podziwu względem drogocennej księgi, którą dzięki swojej wielkiej dobroci i przychylności napisał dla nas nasz niebiański Ojciec. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta księga wcale nie potrzebuje, abyśmy ją popierali naszym słabym świadectwem, nie potrzebuje też wsparcia ani pochwał pisanych ludzkim piórem lub wypowiadanych przez dobrych mówców. Jest jednak wspaniałą rzeczą dla nas zaświadczyć w obliczu tak bardzo licznych prób odrzucenia jej duchowego charakteru i prób zdegradowania jej do zwykłej książki, i wskazać na prawdziwe źródło i na prawdziwy charakter wszystkich prób i zamysłów wroga. I w miarę tego, jak my otrzymujemy głęboką i coraz żywszą, dzięki naszym doświadczeniom, podstawę poznania boskiej głębi i boskiej doskonałości Słowa Bożego, to wszelkie usiłowania wroga stają się dla nas coraz bardziej jawne. Oto dlaczego samymi najbardziej prawdziwymi dowodami potwierdzającymi boskość pisma świętego są potężne oddziaływania korzeni naszego charakteru i naszego zachowania, a także jego wewnętrzne piękno i godność, i na koniec cudowna zgodność wszystkich oddzielnych części pisma. Księga, która pokazuje mi, czym jestem w rzeczywistości, która mówi mi o tym wszystkim, co żyje w moim sercu, księga, która wyjawia wszystkie najbardziej ukryte pragnienia i dążenia mojej cielesnej natury, która mnie całkowicie osądza i w tym samym czasie odkrywa mi tego, kto zaspokaja wszelkie moje potrzeby, to taka księga zasługuje na pełną wiarygodność. Ona nie ma potrzeby, aby ją czczono i podziwiano. Ona tego wcale nie potrzebuje. Na tej księgi jest obojętnym zachwyt nad nią, jak też i strach i gniew człowieka. Bardzo często przychodzi na myśl, że gdyby ludzie tak myśleli o Biblii, jak ta kobieta z miasta Sychar sądziła o naszym Panu, to otrzymalibyśmy o Biblii wierne świadectwo, takie jakie otrzymali ludzie z miasta Zustej Samarytanki, o Panu. – Pójdźcie – mówiła – Uszczęśliwiona rozmową z Panem Jezusem, zobaczycie człowieka, który mi wszystko powiedział, co uczyniłam. Czyż on nie jest mesjaszem? Jan 4:29. A czyż my, z podobnym zaufaniem w sercu do Słowa Bożego, nie możemy powiedzieć: Pójdźcie, popatrzcie na księgę, która mi powiedziała wszystko, co uczyniłem, czyż nie jest to Słowo Boże? To jest wszystko prawda, jednak my możemy przyjść do Bożego Słowa nie tylko dlatego, że Ono nam mówi, co uczyniliśmy, ale także i to, co myślimy, to co mówimy i czym w rzeczywistości jesteśmy? Rzymian 3 rozdział 10 do 18 wiersza Mateusz 15, 19. Czyż to więc nie oznacza, że lekceważymy zewnętrzne dowody tego faktu? Na pewno nie. Z radością idziemy im naprzeciw. Bierzemy pod uwagę każdy dowód, każde świadectwo mogące potwierdzić wiarygodność, wlewające do serc pewność boskości pisma świętego. A takich dowodów i świadectw spotykamy bardzo wiele. Już sama historia ukształtowania się Bożej Księgi ze wszystkimi zadziwiającymi faktami jest jakby wielkim dopływem, dopełniającym swoimi wodami ocean rzeczywistości. Historia jej ukształtowania, przechowywania, przekazu z ust do ust, ogłaszania jej po całym świecie czyli cała jej historia bardziej cudowna niż fabuła jakiejkolwiek baśni, a mimo to prawdziwa. Jest wielkim dowodem do potwierdzenia jej boskiego pochodzenia. Weźmy tylko dla przykładu jeden z wielu faktów: przechowanie jej przez więcej niż tysiąc lat i to przez tych, którzy by bardzo chętnie ją zniszczyli, gdyby mogli to uczynić. Czyż ten fakt nie świadczy sam za siebie? A podobnych faktów spotykamy całe mnóstwo w zadziwiającej historii tej księgi, niepodobnej do żadnej innej i nieocenionej. Jednak czyniąc miejsce dla podobnych faktów, tym niemniej potwierdzamy, że świadectwa wewnętrzne czerpiemy z samej księgi, gdyż one tworzą główną apologetyczną siłę, stając się niepokonanym murem, wytrzymującym napór fal potoku niewiary i sceptycyzmu. Dalej już nie będziemy kontynuować i rozwijać tej wielkiej myśli dotyczącej miejsca i położenia w księdze liczb złotego świecznika. Nie moglibyśmy tutaj naświetlić naszych poglądów dotyczących naszego stosunku do drogocennej dla nas Biblii. Obecnie jednak powrócimy do ósmego rozdziału, aby wykorzystać wszystko to, co zostało tam zapisane dla naszego pokrzepienia. Mówił znowu Jahwe do Mojżesza tymi słowy. Tak mów do Arona i to mu powiedz. Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Pierwszy wiersz. Tych siedem lamp oznacza światło świadectwa Ducha Świętego. One spotykały się z podstawą świecznika, który był pierwowzorem Chrystusa i przedstawiał Jego osobę i Jego dzieło. Zarówno osoba, jak też i dzieło Chrystusa jest podstawą pracy Ducha Świętego w Kościele. Wszystko stoi w zależności od Chrystusa. Każdy jeden promyk oświecający Kościół, czy też pojedynczą wierzącą duszę, pochodzi od Chrystusa. I nie tylko o tym świadczy nam ten pierwowzór. Wtedy siedem lat ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Ubierając ten pierwowzór, słowo Nowego Testamentu, moglibyśmy tutaj powołać się na cytat z Ewangelii Mateusza 5,16, wypowiedź samego Pana Jezusa. Tak niechaj świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I tak gdzieżby nie zapłonęło prawdziwe światło Ducha Świętego, ono zawsze z siłą będzie świadczyć o Chrystusie. Ono nie będzie kierować uwagi na siebie, ale na Niego. I dzięki temu Bóg będzie uwielbiony. Wtedy na przednią stronę świecznika ma rzucać światło siedem lamp. W tym jest zawarta wielka prawda potrzebna do życia wszystkich chrześcijan. Najbardziej o duchowości jakiegokolwiek dzieła świadczy zawarty w nim cel uwielbienia Chrystusa. Jeżeli ludzie starają się, aby ich dzieło było widocznym, a żeby zwracano na nie uwagę, lub żeby podziwiano robotnika, wtedy światło słabnie i niebiański arcykapłan musi używać kapłańskich nożyczek do przycinania knota, aby ten nie kopcił. To właśnie na Aaronie spoczywał obowiązek zapalania lamp, on także musiał je oczyszczać. Innymi słowy, światło, którym my jako chrześcijanie zostaliśmy powołani, aby świecić, nie tylko jest oparte o Chrystusa, ale jest także i przez niego podtrzymywane przez całą noc, a bez niego my nie możemy cokolwiek uczynić. Złoty świecznik podtrzymywał lampy, a ręka arcykapłana zaopatrywała je wolej, oczyszczała, przycinała. Wszystko w Chrystusie, wszystko pochodzi od Chrystusa i przez Chrystusa, i wszystko dokonywane jest dla Chrystusa. I gdziekolwiek by świeciło światło Ducha Świętego, prawdziwe światło przybytku, czy to w pustyni tego świata, czy też gdziekolwiek, to światło ma tylko jeden cel uwielbienie imienia Jezusa. Cokolwiek by nie było dokonane przez pośrednictwo Ducha Świętego, Cokolwiek by było powiedziane, cokolwiek by zostało napisane, wszystkiemu przyświecał tylko jeden cel uwielbienie błogosławionego zbawiciela. Dlatego możemy powiedzieć, że wszystko to, co nie służy temu, to nie pochodzi od ducha świętego. Wśród różnych dobrze wykonanych prac, pośród wielkiej ilości różnych czynów i pośród mnogości faktów, które mogłyby zwrócić na siebie uwagę człowieka, i spowodować jego zachwyt i poklask może okazać się, że w tym wszystkim nie ma najmniejszego promyka pochodzącego ze złotego świecznika. A dlaczego? Dlatego, że to wszystko zwraca uwagę na pracę, czyn człowieka, zamiast Chrystusa jest wielbione dzieło i słowo ludzkie. A więc światło pochodzi nie z oleju nalanego ręką wielkiego arcykapłana, dlatego też światło to nie jest prawdziwe. Światło to nie oświeca przedniej strony świecznika, a oświeca jednego z beznadziejnych śmiertelników, jak też jego czyny, lub jego imię, pozycję, którą zajmuje w oczach ludzi. Wszystko to jest bardzo ważnym, dlatego też zasługuje na bardzo poważne potraktowanie z naszej strony. Jest szczególnie niebezpiecznym wysuwanie na pierwszy plan człowieka i jego czyny. Możemy być całkowicie pewnymi, że szatan osiąga swój cel. Kiedy uwaga skupia się na czymś innym lub na kimś innym prócz osoby samego pana Jezusa. Bywa i tak, że praca rozpoczęta w duchu, jednak na skutek braku czujności i duchowości ze strony robotników bożych, ogólna uwaga może zostać zwrócona na pracownika, jak też na rezultaty jego pracy, i w ten sposób on może dostać się w sieci diabła. Największą troską diabła jest pozbawienie sławy i czci Pana Jezusa. Jeżeli jemu uda się osiągnąć ten cel przy pomocy tego, co ma w sobie pozory chrześcijańskiej służby, to tym samym odnosi wielkie zwycięstwo, choć może czasowe. Diabeł nie ma nic przeciwko samej pracy, on tylko dąży do tego, aby ją oddzielić od imienia Jezusa. On zawsze, kiedy tylko to okaże się możliwym, sam przystąpi do pomocy. On wmięsza się pomiędzy sług Chrystusa, tak jak kiedyś on się znalazł pośród synów bożych. Jednak cel jego zawsze jest ten sam – pomniejszenie sławy Pana. On nawet pozwolił swojej służebnicy, o której czytamy w Dziejach Apostolskich 16, świadczyć o sługach Chrystusowych, wołając – ci ludzie są sługami Boga, oni wam zwiastują drogę zbawienia. 17 wiersz. Postępując w ten sposób, on miał tylko jeden cel na myśli: złowić w swoich sieciach tych pracowników bożych, a tym samym zrujnować ich dzieło. Jednak tym razem on poniósł klęskę, ponieważ światło wychodzące z Pawła i Sylasa było prawdziwym światłem oświecającym tylko samego Chrystusa. Ci prawdziwi słudzy Chrystusa nie szukali chwały dla swojego imienia ponieważ jednak służebnica diabła oddawała cześć właśnie im, a nie Chrystusowi, nie ich nauczycielowi. Oni odwrócili się od tej chwały, gdyż oni uważali za lepsze cierpieć z powodu ich miłości do swojego nauczyciela, niż przywłaszczać sobie jego chwałę, a tym samym zaszkodzić jego dziełu. Jest to wspaniały przykład godny naśladowania przez wszystkich pracowników bożych. Otwierając Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, Znajdziemy tam jeszcze jeden zdumiewający przykład. Światło przybytku jaśnieje tam przy uzdrowieniu Chromego. Kiedy jednak uwaga, której apostołowie wcale nie szukali, została zwrócona na pracowników, Piotr i Jan, będąc zazdrośni o chwałę swojego nauczyciela, ukryli się za nim i jemu przypisali całą sławę. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku. Który zwano Salomonowym, na ten widok Piot przemówił do ludu. Mężowi izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? Dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że On chodzi? Bóg naszych Ojców, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa. Trzeci rozdział dwunasty i trzynasty wiersz. Tutaj znów przed naszymi oczami pojawia się siedem lamp rzucających swoje światło na przednią stronę świecznika. Innymi słowy, widzimy przed sobą pełen blask światła Ducha Świętego, jawnie świecącego o imieniu Jezusa. Dlaczego także patrzycie na nas? Mówią prawdziwe naczynia Boże. Tutaj nie potrzeba było używać kapłańskich nożyczek i szczypiec do przeczyszczania i odcinania. nic, nie zaciemniało światła jaśniejącego w nich. A jak widzimy, tutaj była okazja, którą oni mogli wykorzystać, gdyby chcieli, i zdobyć dla siebie popularność i sławę. Oni mogli podnieść swoją reputację, zdobyć wielkie uznanie w oczach tysięcy ludzi, którzy przyglądali się im z uznaniem. Gdyby jednak oni tak postąpili, to tym samym pozbawiliby Boga czci należnej Jemu. A tym samym zniweczyliby świadectwo Ducha Świętego, zasmuciliby jego, a przez to zostaliby poddani sądowi tego, kto nie może oddać swojej chwały komuś innemu. Jednakże tak się nie stało, gdyż w tym czasie siedem lamp bardzo jasno świeciły w Jerozolimie. Prawdziwy świecznik znajdował się w przedsionku Salomonowym, a nie w samym kościele. I tam właśnie znajdowało się siedem lamp wiernie wypełniających swoje zadanie. Ci godni zaufania słudzy wcale nie szukali chwały dla siebie, a wręcz przeciwnie, bardzo szybko skierowali cały swój wysiłek na to, aby odwrócić od siebie wzrok wpatrzonych w nich ludzi, a skierować na tego, kto jest godny całej czci i sławy i kto, chociaż przebywa na niebie, przez ducha swojego dokonywał swoje działania na ziemi. Wiele podobnych temu przykładów znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich i te, które omawialiśmy wystarczającym pokazują nam w stopniu szczególną prawdę Bożą, a którą nam pokazuje złoty świecznik z siedmioma lampami. Niech każdy to wszystko zapieczętuje w swoim sercu. My naprawdę w obecnej chwili potrzebujemy tego cennego pouczenia. Zawsze istniało i istnieje niebezpieczeństwo, że zarówno pracownik, jak i jego praca zbyt mocno wysuwają się do przodu przed samego nauczyciela. Bądźmy ostrożni, aby nie wpaść w diabelskie sieci, które są rozciągnięte zawsze wokół nas. Jest to bardzo wielkie zło. To wszystko zasmuca Ducha Świętego, który zawsze stara się uwielbić i wysławić imię Pana Jezusa. Jest to także obrazą dla naszego Ojca Niebieskiego, który zawsze pragnie, aby za pośrednictwem naszego słuchu, w głębi serc naszych zostały zapieczętowane słowa pochodzące z samego nieba, a słyszane na górze przemienienia. Ten jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie, Mateusz 17,5. A to wszystko, co dzisiaj jest widocznym w świecie chrześcijańskim, idzie zupełnie w innym kierunku, przeciwnym do zamiarów, jakie ma nasz Ojciec Niebieski, aby wszelkie serce zwracało swój wzrok ku niebu i było zajęte wyłącznie Panem Jezusem, i aby był słyszany jedyny ogólny i wszystkim znany głos, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Pomyślmy o tym wszystkim. Niech ono będzie naszą myślą na co dzień, abyśmy mogli wstrzymać się od wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z zaszczytami i chwałą ludzką. Odrzućmy zupełnie służbę naszemu ja, wszelką naszą działalność, nasze wypowiedzi i myśli. Niech w tym wszystkim pomoże nam Bóg, abyśmy z większym zapałem wybierali dla siebie ścieżki skromne, spokojne. Ukryte przed wzrokiem ludzkim, po których duch tego, kto był cichym i pokornego serca, prowadzi nas do przodu w naszym życiu i w naszej służbie jemu. Niech więc pomoże nam Bóg przebywać w Chrystusie i uczyć się wszystkiego od Niego każdego dnia i każdej chwili, i otrzymywać czysty olej, aby światło nasze płonęło bez jakiegokolwiek wysiłku z naszej strony. Ku chwale i sławie tego, w kim jedynie my mamy wszystko, i poza kim my nie mamy nic, i nie możemy niczego dokonać. Koniec ósmego rozdziału Księgi Liczb mówi nam o obrządku związanym z poświęceniem Lewitów, o czym była już mowa w rozdziałach trzecim i czwartym. Rozdział dziewiąty. W pierwszym miesiącu drugiego roku, po wyjściu z Egiptu. Mówił Jachwe do Mojżesza na pustyni Synaj. W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. Będziecie ją obchodzić dnia czternastego tego miesiąca o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić Paschę. Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia 14 pierwszego miesiąca o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko co nakazał Jahwe Mojżeszowi. Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić paschy. Mężowie ci stanęli w owym dniu przed Mojżeszem i Aaronem i rzekli do nich: Zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich. Czemuż więc mamy być wykluczeni od przyniesienia dla Jachwe daru ofiarnego w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi synami Izraela? A Mojżesz im odpowiedział: Zaczekajcie, a ja posłucham, co Jachwe względem was rozporządzi. Jachwe w ten sposób przemówił do Mojżesza: Tak, mów do synów Izraela, jeśli kto z Was, albo z Waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach, albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Jachwe. Ci wszyscy winni ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesiącu. Powinni wtedy spożywać chleb niekwaszony i gorzkie zioła. Nie mogą nic zostawić aż do rana, ani też żadnej kości łamać. Winni obchodzić Paschę według ustalonego obrządku. Kto zaś jest czysty i nie jest podróży, a mimo to zaniedba świętowania Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł w oznaczonym czasie daru ofiarnego dla Jachwe. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za swój grzech. Jeśli jakiś obcy zatrzymał się pośród Was i pragnie obchodzić Paschę dla Jachwe, winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy. Jedne i te same prawa dotyczą obcych, jako też i tubylców. W dniu, kiedy ustawiono przybytek. Okrył go wraz z namiotem świadectwa obłok, i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. I tak działo się zawsze: obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby blask ognia. Kiedy obłok podnosił się nad przybytek, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie się zatrzymywał, rozbijali go znowu. Na rozkaz Jahwe Izraelici zwijali obóz. I znowu na rozkaz Jachwę rozbijali go z powrotem. Jak długo obłok spoczywał nad przybytkiem, pozostawali w tym samym miejscu. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici posłuszni rozkazowi Jachwę nie zwijali obozu. Lecz zdarzało się również tak, że obłok krótki czas pozostawał nad przybytkiem, wtedy również rozbijali obóz na rozkaz Jachwę i na tenże rozkaz go zwijali. Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem się podnosił, wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc, skoro tylko się podniósł, natychmiast zwijali obóz. Jeśli pozostawał dwa dni, Miesiąc czy dłużej, gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu. Skoro tylko się podniósł, zwijali obóz. Na rozkaz Jahwe rozbijali obóz i na rozkaz Jahwe go zwijali, przestrzegali nakazów Jahwe danych przez Mojżesza. Rozdział dziewiąty. Temat Pascha w pustyni – znak obecności Bożej W pierwszym miesiącu drugiego roku, po wyjściu z Egiptu, mówił Jahwe do Mojżesza na pustyni Synaj W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę Będziecie ją obchodzić dnia 14 tego miesiąca o zmierzchu Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i obyczajów nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić paschę obchodzili ją na pustyni Synaj dnia 14 pierwszego miesiąca o zmierzchu Izraelici wykonali dokładnie wszystko co nakazał Jahwe Mojżeszowi od 1 do 5 wiersza Świętowanie tego wielkiego święta odkupienia zostało zanotowane w trzech różnych miejscach w Egipcie Wyjścia, dwunasty rozdział, w pustyni, liczb, dziewiąty rozdział, w ziemi kananejskiej, Jozue piąty rozdział. Odkupienie dotyczy wszystkiego, co odnosi się do historii narodu Bożego. Potrzeba było im uwolnić się od niewoli śmierci i mroku egipskiego. To dokonywało się w imię odkupienia. Kiedy naród potrzebował pokrzepienia wśród różnych przeszkód i niebezpieczeństw pustyni, pokrzepienie takie otrzymywał w imię odkupienia. Kiedy ich nogi stawały na ruinach murów Jerycha, lub kiedy nogi ich stawiane były na karkach królów amorejskich. I to także Izrael dokonywał przez siłę odkupienia. Dlatego też krew paschalnego baranka spotykała naród w Egipcie bardzo poniżony. Otoczony ze wszystkich stron nienawiścią, ona ich wyprowadziła z Egiptu. Ona także znalazła ich w dzikiej pustyni, przez którą ich przeprowadziła. Ona także była przy nich w czasie wejścia do ziemi Kanaanu. Ona także ich pokrzepiała podczas osiedlania się w Kanaanie. Czyli krew Baranka spotykała naród w Egipcie, prowadziła ich przez pustynię, utwierdzała, zasiedlała. Ziemię Kanaanu. Ona była błogosławionym początkiem wszystkich dróg Bożych pośród nich i z nimi. I tak, kiedy sąd Boży dotykał Egiptu, krew baranka odgradzała Izraela od niego. Kiedy wynikła potrzeba lub problem w pustyni, których było tyle, że nie można było zliczyć je lub nazwać, krew baranka była dla nich pełnym i pewnym. Zadatkiem pełnej i sławnej wolności. Od tej chwili, od kiedy my przyglądamy się działaniom Jachwe, przychodzącemu na pomoc w imieniu tej krwi narodowi swojemu, to widzimy, że postęp i sukces był gwarantowanym. Cała droga tej zadziwiającej wędrówki, od pieców do wypalania cegły w Egipcie, aż do pokrytych winnicami wzgórz i równin Palestyny. Jest potwierdzeniem różnorodnego zastosowania doskonałości krwi Baranka. Ten rozdział jednak opisuje nam Paschę obchodzoną w pustyni. To wyjaśnia nam sytuację, dlaczego brane są pod uwagę następujące okoliczności. Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Mężowie ci. Stanęli w tym czasie przed Mojżeszem i Aaronem. Szósty wiersz. Zdarzyło się, że coś nie można było przewidzieć, a co nie pozwalało, aby tacy ludzie, którzy zaciągnęli nieczystość, mogli obchodzić Paschę. Sprawa ta została oddana do rozpatrzenia Mojżeszowi i Aaronowi. Oni więc przyszli do Mojżesza, przedstawiciela praw bożych i do Arona, przedstawiciela zbawczej siły, łaski bożej. Ludzie ci potraktowali swoją sprawę bardzo poważnie, dlatego oddali ją do rozpatrzenia dla dwóch przedstawicieli ustanowionych przez Boga. Dwie władze potrzebne tutaj były, by rozwiązać tą sprawę. I powiedzieli im ci ludzie: Zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich, czemuż więc mamy być wykluczeni od przyniesienia daru ofiarnego dla Jahwe w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi synami Izraela? VII wiersz. Oni w sposób jawny przyznają się do zaciągnięcia nieczystości. I całe zagadnienie sprowadza się do tego, czy oni z powodu tego zajścia mają być pozbawieni tego świętego przywileju, aby stanąć z ofiarą przed obliczem Bożym. Czyż nie można byłoby im pomóc w wyjściu z tej sytuacji? Sprawa bardzo poważna i cierpiąca zwłoki, która jednak do tej pory nie znalazła sobie rozwiązania. Kiedy była dawana ustawa dotycząca Paschy, Księgi Wyjścia, XII rozdział, podobny wypadek nie został przewidziany, chociaż tam także były te same prawa i obowiązki dotyczące obchodzenia Paschy. Kłopoty wyniknęły w czasie przechodzenia Izraela przez pustynię. To były problemy codziennego życia w pustyni. Oto dlaczego cała ta sprawa została odnotowana przez księgę liczb, księgę pustyni. A Mojżesz im odpowiedział: zaczekajcie, a ja posłucham, co Jahwe względem Was rozporządzi. Ósmy wiersz. Mojżesz nie miał gotowej odpowiedzi, ale on wiedział, kto może dać właściwą odpowiedź. On zwrócił się z tym do najwyższego. Cudowne oczekiwanie. Lepiej już nie można było postąpić. Wiedząc, że nie może sam odpowiedzieć na to pytanie, on wcale nie wstydzi się tego, że nie zna odpowiedzi. Śmiało im mówi, poczekajcie, a ja posłucham, co Jachwę powie. Nie patrząc na całą swoją mądrość, na swoją uczoność, on wcale nie boi się obnażać brak wiedzy w tym zakresie. Dla człowieka, który by zajmował położenie podobne do Mojżesza, Mogłoby wydawać się czymś poniżającym, aby wykazać swój brak wiedzy, obojętnie jakiego by nie dotyczyło to zagadnienia. Czyż naprawdę mógł człowiek taki jak Mojżesz nie rozwiązać takiego nieznacznego problemu? Przecież on wyprowadził naród z Egiptu, przeprowadził ich przez morze. To on rozmawiał z Jachwę. To jego Jachwę ustanowił wodzem nad narodem. To jemu Bóg objawił swoje imię: Jestem, który jestem. Czy było więc możliwym, aby człowiek podobny do Mojżesza nie był w stanie zdecydować, jak należy postąpić z ludźmi, którzy zaciągnęli nieczystość przy zetknięciu się z umarłym? Naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy nawet nie zajmując takiego położenia, jakie zajmował Mojżesz. Mogłoby powstrzymać siebie od rozstrzygania takiego lub innego zagadnienia. Możesz jednak był najskromniejszym człowiekiem na Ziemi. On bardzo dobrze wiedział, że nie powinien uważać siebie za zbyt mądrego. Mówić wtedy, kiedy powinien właśnie milczeć, kiedy nie ma nic do powiedzenia. O, gdybyśmy byli naśladowcami w tej dziedzinie, to na pewno uniknęlibyśmy wielu niepowodzeń, nie wpadlibyśmy w zabłądzenia, błędy, nieporozumienia. To doprowadziłoby nas do zajęcia takiego miejsca, takiej pozycji, jaką zajmował Mojżesz, a więc przebywania w prostocie, cichości, posłuszeństwie co czyni, że człowiek staje się prawdziwym chrześcijaninem, odpowiedzialnym, mającym swoją godność przed Bogiem. Bardzo często, na skutek nieznajomości naszej, wstydzimy się tego, że nie znamy wiele spraw. Dlatego, Wyobrażamy sobie, że szkodzimy sobie swojej reputacji jako mądrych ludzi posiadających wysoką moralność, wielkie doświadczenie. Boimy się użyć słów ja tego nie wiem. To jest zupełne zbłądzenie. Wręcz przeciwnie, największą uwagę na sobie skupiają ludzie, którzy bardzo mało mówią, nigdy nie uważają siebie, że znają wszystkie zagadnienia, potrafią mówić otwarcie. Że nie potrafią odpowiedzieć wtedy, kiedy nie wiedzą. Przeciwnie, do człowieka, który gotowy jest na wszystko odpowiadać, który ufa swojemu rozumowi. Dlatego zawsze dostosowujemy się do ducha tej wspaniałej wypowiedzi. Poczekajcie, a ja posłucham, co Jachwe względem Was rozsądzi. Jachwe w ten sposób przemówił do Mojżesza: Tak, mów do synów Izraela. Jeśli kto z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach albo będzie w tym czasie odbywał daleko podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Jahwe. Ci wszyscy winni ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesiącu powinni wtedy spożywać chleb niekwaszony i gorzkie zioła, od dziewiątego do jedenastego wiersza. Święto Paschy zawiera w sobie dwie wielkie podstawowe prawdy odkupienie i jedność narodu Bożego. Są to prawdy, które nie można zachwiać ani wzruszyć. Mogą zdarzyć się wszelkiego rodzaju upadki, braki wierności, jednak sławne prawdy Bożego odkupienia i pełnej jedności narodu Bożego zawsze zachowują pełnię siły i całe swoje znaczenie. Dlatego też ustawa w tak żywy sposób przedstawiająca w sobie te wielkie prawdy była obowiązkową dla każdego. Żadne okoliczności nie mogły powstrzymywać Izraelity od wykonania tego wszystkiego, co było związane z Paschą. Jeżeli kto z was albo z waszych potomnych zaciągnie nieczystość przy zwłokach, albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż winien mimo to obchodzić Paschę dla Jachwe. Święcenie tego święta było na tyle ważnym dla każdego członka Bożej Społeczności, że dla ustanowionej przez Prawo Paschy stosowana była w Księdze Liczb w 9 rozdziale szczególna miara. Oni powinni obchodzić Paschę 14 dnia następnego miesiąca. I znów łaska Boża usunęła wszelkiego rodzaju nieuniknione przeszkody z powodu śmierci i dalekiej podróży. Otwierając drugą księgę kronik możemy zobaczyć, że z tego wielkiego przywileju skorzystał król ludzki Ezechiasz i wielka rzesza społeczeństwa Izraela. I tak zebrał się wielki tłum ludu w Jerozolimie, aby obchodzić w drugim miesiącu święto przaśników. Zgromadzenie to było liczne. Ofiarowali potem paskę 14 dnia miesiąca 2, 30 rozdział od 13 do 15 wiersza. Łaska Boża może nas spotkać w naszej największej słabości, jeżeli my tylko jesteśmy jej świadomi i wyznajemy ją. Uwaga. Czytający drugą kronik 30 rozdział powinien zauważyć i odnotować z wielką korzyścią dla siebie różnicę pomiędzy tym działaniem a tym, co uczynił. Jeroboam, król Izraela w I Królewskiej 12:32. Pierwszy korzystał z możliwości darowanych łaską Bożą, drugi natomiast był naznaczony dla tych, którzy nie mogli obchodzić paschy w pierwszym. Natomiast ósmy wymyślony przez człowieka. Zapobiegawcze miary przewidziane przez Boga, aby wyjść naprzeciw potrzebom człowieka, a ludzki wysiłek odrzucający to, co mówi Boże Słowo, jest czymś co nie ma nic ze sobą wspólnego. Niechaj ta drogocenna Boża prawda nie posłuży nam za powód do lekomyślnego odnoszenia się do grzechu i nieczystości. I chociaż łaska Boża dopuściła zamianę pierwszego miesiąca na drugi, obchodzenie Paschy zamiast pierwszym miesiącu drugim, to jednak nie pozwoliła na choćby najmniejsze odstępstwo od przepisów, które towarzyszyły tym świętom. Przaśny chleb i gorzkie zioła, powinny temu towarzyszyć. Także mięso ofiary nie mogło być przechowywane do następnego dnia. Żadna kość nie mogła być złamana. Bóg nie mógł dopuścić, aby zostało cokolwiek pominięte lub obniżony standard tych wielkich prawd bożych, co by bezcześciło jego imię. Na skutek różnych niemocy, słabości swoich, człowiek mógł się spóźnić. Ale to wcale nie oznaczało, że jakikolwiek przepis mógł być zlekceważony lub ominięty. Łaska Boża dopuszczała możliwość spóźnienia się. Świętość Boża nie pozwalała, aby człowiek zlekceważył cokolwiek z ustaw bożych. I gdyby ktoś, licząc na łaskę Bożą, świadomie zlekceważył jakikolwiek przepis z ustawy, to tym samym zostałby wyłączony z Bożej społeczności. Czy to wszystko, o czym jest mowa tutaj nie znajduje odzewu w naszym sercu? Powinniśmy zawsze pamiętać, czytając te cudowne stronice Bożej Księgi Liczb, że wszystko to, co działo się z Izraelem, było pierwowzorem dla nas. Dlatego też jest naszym obowiązkiem zastanawiać się nad tymi wzorcami, starając się zrozumieć naukę płynącą z nich, która została zawarta w woli Bożej. Dlaczego więc nas nauczają przepisy związane ze święceniem Paschy w drugim miesiącu? Dlaczego dla Izraela zostało nakazane, aby obowiązkowo przy tym wykonywano wszystkie przepisy związane z tym świętem? Dlaczego w dziewiątym rozdziale Księgi Liczb zostały podane te wszystkie przepisy odnośnie święcenia Paschy w drugim miesiącu, czego nie ma, kiedy jest mowa o święceniu w pierwszym miesiącu? Na pewno nie dlatego, że w tym wypadku ustawa miała większe znaczenie, bo w oczach Boga wszystkie zarządzenia Boże miały jednakowe znaczenie. Nie dlatego, że istniał chociażby cień, różnicy w tych ustawach, one były zupełnie jednakowe. Kiedy jednak uważnie czytamy ten rozdział, to spotykamy się z bardzo zadziwiającym stwierdzeniem, że kiedy sprawa dotyczy święcenia Paschy w pierwszym miesiącu, to czytamy tylko: Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Trzeci wiersz. Kiedy z drugiej strony jest mowa o święceniu paschy drugiego miesiąca, to znajdujemy bardziej szczegółowy opis praw i zwyczajów. Czego uczy nas ten fakt? Wiemy, że to wszystko pokazuje nam, że na skutek upadku lub słabości narodu Bożego nigdy nie powinien być zaniżony duchowy poziom. Poziom świętości dzieł i spraw Bożych, że z powodu tej przyczyny powinniśmy się starać, aby wysoko podnosić znamię Pańskie wraz z towarzyszącą Jemu czystością i świętością. Musimy przy tym być świadomi upadku i czym ta świadomość głębsza, tym lepiej, lecz w żadnym wypadku nie możemy zaniżać poziomu świętości Bożej. Zawsze powinniśmy liczyć na pomoc Bożą, na łaskę i miłosierdzie Boże i w tym samym czasie starać się utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie znamię prawdy Bożej. Niech to zostanie zapieczętowane w myślach i sercach naszych, gdyż z jednej strony skłonni jesteśmy zapominać o naszym upadku upadku wielkim, niewierności i grzechu przed Bogiem. A z drugiej strony, skłonni jesteśmy zapominać także niezmienną wierność Bożą, która ze wszech stron nas otacza, nie patrząc na nasz upadek, wbrew wszystkiemu. Chrześcijański świat upadł i znajduje się w stanie rozkładu. I nie tylko świat, my także, każdy oddzielnie, zgrzeszyliśmy i dopomogliśmy temu upadkowi. Powinniśmy być świadomi tego, nasza świadomość, powinna być głęboką. I być ciągle przed nami, powinniśmy pokutować z tego powodu, serce nasze powinno być przepełnione głęboką skruchą i żalem, że w taki bardzo hańbiący sposób postąpiliśmy w domu Bożym. Jeżeli byśmy utracili to poczucie winy przed Bogiem, to jeszcze bardziej stalibyśmy się winnymi. Kiedy wspominamy o tym w głębokiej pokorze, chcemy mieć serce pełne skruchy, aby przez to i w całym naszym życiu i postępowaniu zostało to wszystko wyrażone. Twarda, Boża Podstawa Stoi, mając na sobie pieczęć. Poznał Pan tych, którzy są Jego. Oraz niechaj odstąpi od nieprawości wszelki, który wzywa imienia Pańskiego. Drugi Tymoteusza, 2,19: Oto działanie łaski dla każdego wiernego sługi Bożego pośród ruin tego świata. Bóg nigdy nie wyrzeka się tego, co powiedział. On nigdy się nie zmienia, dlatego należy nam tylko odstąpić od nieprawdy i przybliżyć się do Niego. Należy żyć w prawdzie, dążyć do niej, a całą resztę pozostawić dla Boga. Dlatego też bardzo prosimy każdego czytającego te słowa, aby potraktował je bardzo poważnie. Chcielibyśmy, aby każdy choćby przez kilka chwil pozostał z nimi i w duchu modlitwy przemyślał to całe zagadnienie. Jesteśmy przekonani, że poważne przemyślenie tych dwóch faktów poruszonych przez nas pomogłoby znaleźć drogę wśród ruin, które zewsząd nas otaczają. Myśl o tragicznym położeniu chrześcijaństwa, a także i o naszej osobistej niewierności powinna zmusić nas do pozostawania w pokorze, a wiedza o ustawach bożych i o Bożej wierności powinna odwrócić nas od wszelkiego rodzaju zła, które zewsząd nas otacza, utrzymując nas w dali od tego wszystkiego. Zarówno to, jak też i to drugie, razem wzięte, odgrodziłoby nas z jednej strony od bardzo zgubnej pychy, a z drugiej od obojętności i niechlujności. Musimy zawsze liczyć się z haniebnym faktem naszego upadku, trzymając się w tym samym czasie wielkiej Bożej prawdy, że Bóg nasz jest wiernym. Oto szczególne Lekcje właściwe dla pustyni, lekcje stosowne także i dla nas i w naszym czasie. A jest nimi przepełniony Boży Rozkaz Święcenia Paschy w drugim miesiącu. Rozkaz spotykany tylko w Księdze Liczb, Wielkiej Księdze Pustyni. To właśnie w pustyni z całą swoją siłą jest widoczny upadek człowieka, także i w pustyni ze szczególną mocą przejawia się niekończąca się głębia łaski Bożej a więc przedstawmy jeszcze raz tą wielką prawdę i niechaj ona znajdzie się zawsze w naszym sercu. Niewyczerpane zapasy łaski Bożej, i miłosierdzia Bożego nie dają żadnego prawa, aby można było obniżać wysoki poziom prawdy Bożej. Gdyby ktoś z jakiegokolwiek powodu lekceważył obchodzenie pamiątki lub będąc czystym nie obchodził, czy obchodził niezgodnie z poleceniem, to taki był wykluczony ze społeczności Bożej. Podobnie i my, jeżeli wyrzekamy się od wykonywania jakiegokolwiek Bożego polecenia, dlatego że zgrzeszyliśmy przed Bogiem, jeżeli na skutek niewiary naszego serca ustępujemy na rzecz tego świata, ze szkodą dla spraw Bożych, jeżeli na skutek zbiegu różnych okoliczności, które nas zewsząd otaczają, usprawiedliwiamy siebie i nie poczuwamy się winnymi, jeżeli schodzimy z niby Bożej i nie uznajemy autorytetu Bożego jako obowiązujący i zobowiązujący, do naszego sumienia lub nie dostosowujemy się do obowiązujących nas standardów bożych, mających wpływ na nasze zachowanie i na nasz charakter, to nasza społeczność z Bogiem zostanie niebawem przerwana. Uwaga, należy pamiętać, że wyłączenie ze społeczności bożej Izraelity odpowiada dzisiaj przerwaniu społeczności człowieka wierzącego z Bogiem z powodu nieosądzonego grzechu. Bardzo chętnie byśmy przedłużali nasze rozmyślania w tym właśnie kierunku chcemy zakończyć je jednak słowami zapisanymi w 13. i 14. wierszu Kto zaś jest czysty i nie z podróży a mimo to zaniedba świętowanie paschy taki ma być wyłączony spośród swego ludu gdyż nie przyniósł w oznaczonym czasie daru ofiarnego dla Jahwe taki człowiek poniesie odpowiedzialność za grzech jeżeli jakiś obcy zatrzymał się w pośród Was i pragnie obchodzić Paschę dla Jachwe, winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy. Zamiar odstępstwa od świętowania Paschy obnażałby ze strony Izraelitów ich pełne lekceważenie w stosunku do przywilejów i błogosławieństw, których wynikiem było odkupienie i uwolnienie od egipskiej niewoli. Dlatego kto bardziej urzeczywistnił to wszystko, co się stało tej pamiętnej nocy, kiedy cała społeczność Izraela znalazła sobie miejsce schronienia i pełny pokój pod osłoną krwi, to taki człowiek bardziej tęsknił i oczekiwał na ten dzień i ten miesiąc, 14 dnia pierwszego miesiąca, związanego z tym pamiętnym wydarzeniem. A nawet jeżeli jemu cokolwiek przeszkodziło skorzystać z tego cudownego przywileju w pierwszym miesiącu, to on z tym większą radością i wdzięcznością obchodził tą pamiątkę w drugim miesiącu. Natomiast człowiek, który przez lata nie obchodziłby pamiątki, to pokazałby, że jego serce jest zupełnie obcym dla Boga Izraela. Na próżno starałby się upewnić wszystkich, którzy wokół niego mieszkali, że on miłuje Boga Izraela, Boga swoich Ojców i że rozumie wielkie znaczenie odkupienia, przy czym ustawa dana przez Boga o tym odkupieniu byłaby przez niego lekceważona przez lata. Oto lekcje bardzo przydatne w pustyni, lekcje także na czasie dla nas. A w nich znajduje się natchniony rozkaz, aby świętować Paschę w drugim miesiącu. Ten rozkaz spotykamy tylko w Księdze Liczb, Księdze Pustyni. Czyż wobec tego nie należy to wszystko zastosować i w naszym życiu, a w szczególności w stosunku do wieczerzy pańskiej? Jesteśmy pewni, że jest to koniecznym, niezbędnym dla nas, ponieważ pomiędzy świętowaniem Pascha a spożywaniem wieczerzy pańskiej istnieje więź. Ta pierwsza była pierwowzorem śmierci Chrystusa. Druga jest wspominaniem tej śmierci. Dlatego też w 1 Koryntian 5:7 czytamy: Chrystus bowiem został złożony jako nasza Pascha. Ta fraza podkreśla tą więź. Pascha była wspominaniem odkupienia Izraela z niewoli egipskiej. Wieczerza Pańska jest wspominaniem odkupienia z niewoli jeszcze cięższej, z niewoli grzechu i diabła. I podobnie jak każdy prawdziwy i wierny przymierzu Bożemu Izraelita. Przestrzegał świętowania w odpowiednim czasie Paschy zgodnie z ustawą dotyczącą tego święta, tak samo i spożywa wieczerzę pańską każdy wierny sługa pański w dzień odpowiednio przeznaczony dla tego i zgodnie z ustawą daną przez Pana. Gdyby Izraelita choćby jeden raz zlekceważył obchodzenie Paschy, zostałby wykluczony ze społeczności Bożej. Podobnego rodzaju lekkomyślność była nie do pomyślenia w społeczności Izraela. Czyż w obliczu tego szczególnego faktu nie powinniśmy zadać sobie samym pytania, czyżby wieczerza pańska utraciła swoje pierwotne znaczenie? Dlaczego więc chrześcijanie tak bardzo lekko traktują wieczerzę pańską i opuszczają ją, nie uczestniczą w niej przez wiele miesięcy, a nawet i lat? Czyż moglibyśmy przypuszczać, że ten, kto w dziewiątym rozdziale Księgi Liczb objawił, że każdy nieuczestniczący wieczerzy paschy zostanie wykluczony ze społeczności Izraela, pozostawi niezauważony fakt, że chrześcijanin w sposób lekceważący odnosi się do wieczerzy pańskiej? Na pewno nie pozostawi. I chociaż obecnie sprawa nie dotyczy tego, czy nieuczestniczenie wieczerzy pańskiej powoduje wieczne odłączenie od Kościoła od ciała Chrystusa, ale czy Duch Święty może akceptować podobny stosunek lekceważący, niech Bóg zachowa nas od podobnej myśli. I to właśnie powinno spowodować w nas błogosławione następstwa, pobudzając nas do większego zapału i chęci, aby obchodzić cudowną pamiątkę, w której ilekroć bowiem spożywacie ten chleb. Albo pijecie kielich, śmierć Pańską ogłosicie, aż przyjdzie. 1 Koryntian 11, 27 Dla każdego prawdziwego Izraelity nie istniało coś, co było wspanialszym od święta Paschy. Dlatego też i dla każdego prawdziwie miłującego Chrystusa, chrześcijanina, udział w wieczerzy Pańskiej jest największą radością, dlatego że ona jest wspominaniem, odkupienia i śmierci Jego Pana. Obojętnie, na jakąkolwiek by służbę się poświęcił chrześcijanin, to i tak nie istnieje dla niego coś, co byłoby cenniejszego i bliższego sercu od wieczerzy pańskiej, w której on widzi najbardziej wzruszający moment w życiu swojego Pana i nauczyciela przez Jego śmierć, w której on także może być uczestnikiem. On może pieśnią wdzięczności wychwalać śmierć Chrystusa, może w jej imieniu prosić o wszystko Boga, może wsłuchiwać się w cudowny jej opis, może słuchać świadectw mających związek z jej działaniem na życie ludzi. Jednakże tylko przez uczestnictwo wieczerzy Pańskiej może opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go. I podał, mówiąc, to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za Was będzie wylana. Łukasz 22, drugi rozdział, dziewiętnasty, dwudziesty wiersz. Tutaj czytamy o ustanowieniu tego święta, kiedy jednak czytamy dzieje apostolskie, 20 rozdział, siódmy wiersz, to możemy zobaczyć obchodzenie tej pamiątki. W pierwszym dniu po Szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, a w 1 Koryntian 10 rozdziale 16-17 wierszu czytamy: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. I jeszcze jedenasty rozdział dwudziestego trzeciego do dwudziestego szóstego wiersza: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej czyńcie to! Ile razy pić będziecie na moją pamiątkę? Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Tutaj mamy wyjaśnienie święta, czyż więc nie mamy podstaw, aby powiedzieć, że w tych ustawach i ich wyjaśnieniach mamy przed sobą mocną więź, która nie może być przerwana? Jednak chrześcijanie. Wbrew tym wszystkim nakazom, lekceważąco odnoszą się do uczty pańskiej, albo podchodząc do tego zagadnienia, z drugiej strony nasuwa się pytanie dotyczące braku chęci, aby wykonywać to wszystko, co Chrystus nakazał. I tak upływają miesiące, lata, a być może i całe życie, a chrześcijanin nie ma wcale pragnienia, aby obchodzić pamiątkę wieczerzy pańskiej. Znajdują się chrześcijanie, którzy uważają, że należy obchodzić pamiątkę wieczerzy pańskiej, ale na zasadach żydowskich, co znów zupełnie nie odpowiada wysokiemu położeniu kościoła. Spożywanie wieczerzy pańskiej, podobnie jak i sam chrzest, są rozumiane w sposób duchowy, i dlatego tacy ludzie twierdzą, że trzymając się literalnie tego, co pokazuje słowo, my oddalamy się od sensu duchowego. Na to wszystko możemy odpowiedzieć w sposób taki, że nasz Bóg jest mądrzejszy od wszystkich. Jeżeli Chrystus przekazał nam sposób obchodzenia pamiątki wieczerzy pańskiej, jeżeli Duch Święty nauczył pierwszy powstały Kościół Apostolski, jak należy obchodzić to wszystko, jeżeli On to wszystko nam wyjaśnił, to czyż my mamy prawo, aby to wszystko sami sobie wyjaśnić w sposób, który nam najbardziej odpowiada? Na pewno wieczerza pańska. Powinna być kapłańskim działaniem dla wszystkich, którzy do niej przystępują. Jednak ona także jest aktem widzialnym, literalnym i namacalnym dowodem. Spożywając chleb i wino, prawdziwy pokarm i prawdziwy napój, tym samym uznajemy prawdziwość Jego Kościoła. Jeżeli odrzucamy to pierwsze, to tym samym nie uznajemy i prawdziwości Jego Kościoła, który jest widocznym. My nie mamy prawa, aby samowolnie komentować słowo Boże. Naszym obowiązkiem jest podporządkowanie się całkowite Słowu Bożemu, chyląc czoła przed Jego autorytetem. W danym wypadku sprawa dotyczy nie tylko podporządkowania się autorytetowi Słowa Bożego. Pokazaliśmy dostateczną ilość wypowiedzi Bożej Księgi wyjaśniających nam to zagadnienie, które powinno upewnić w tym każde serce, które jest prawdziwie oddane Bogu. Musimy zadać sobie pytanie. Czy w duszy chrześcijanina żyje odpowiedź miłości, która jest odpowiedzią na miłość serca Chrystusa? Czyż nie powinniśmy się starać, aby choć tylko w jakimś stopniu odpowiedzieć na miłość Bożą? Jeżeli nasz błogosławiony Pan ustanowił spożywanie chleba i wina jako wspominanie o swoim startym ciele i o swojej przelanej krwi, jeżeli On polecił jeść ten chleb i pić ten kielich, jako przypomnienie o nim, to czyż nie powinniśmy z płomienną miłością wyjść naprzeciw tym pragnieniom miłującego serca? Żaden poważny chrześcijanin nie może w tym wątpić. Zawsze z radością powinniśmy podchodzić do wieczerzy naszego miłującego Zbawiciela, wspominać o nim przez ustanowiony przez niego sposób, opowiadać jego śmierć, aż on przyjdzie. Jest zadziwiającą rzeczą, jak on bardzo pragnął zająć miejsce w sercach tych, którzy będą jego wspominać. Jest to jednak prawdziwy fakt i bardzo smutnym byłoby, gdyby z jakiejś przyczyny chrześcijanin lekceważąco odnosił się do tego święta, z którym on tak bardzo związał drogocenne swoje imię. Na pewno tutaj nie jest odpowiednie miejsca, by szczegółowo omówić wszystkie ustawy dotyczące Wieczerzy Pańskiej, Wypowiedzieliśmy tylko swoje myśli. O wszystkich tych ustawach jest mowa w innej księdze. Pragniemy tylko podkreślić wielką wagę i bardzo głęboki interes tego wszystkiego, a także w związku z naszą miłością, odpowiadającą na miłość samego Pana. Chcielibyśmy bardzo przekazać te wspaniałe wersety w sposób żywy dla wszystkich, którzy to słuchają, gdyż. Zdajemy sobie sprawę o działaniu tych, którzy są przeciwni takiemu podejściu do sprawy wieczerzy pańskiej i uczestnictwa w niej. Pamiętajmy, że nie można bezkarnie lekceważyć danych przez samego Boga ustaw i nakazów, gdyż to świadczyłoby o zupełnym braku w nas duchowości i że nasze sumienie zupełnie nie jest podporządkowane autorytetowi Słowa Bożego. I że serce jest głuche na zew miłości Chrystusa. Musimy zdawać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności w stosunku do wieczerzy pańskiej. Starajmy się więc, aby nasze obchodzenie tego święta było zgodne z postanowieniem Ducha Świętego. Oto prawo dotyczące paschy, a także wspaniałe lekcje z niego wypływające i dające wielką korzyść duszom naszym. Obecnie. Chcemy zatrzymać się przy końcowej części naszego rozdziału, wyróżniającej się swoim charakterem. Oglądamy przed sobą wielkie mnóstwo mężczyzn, kobiet i dzieci, idących przez wielką pustynię, będących w zupełnej zależności od Boga i to we wszystkich dziedzinach życia. Przed nami wielka armia, idąca szlakiem, który jednak nie był wytyczony przez człowieka, gdyż to miejsce było omijane przez ludzi. Dlatego nie widzimy tam przeciwników lub ludzi, którzy posługiwaliby się instrumentami, mapami, które by pomagały w wyborze drogi. Bardzo dziwny widok. Miliony ludzi idących do przodu, nie znających drogi, którą by już kiedyś szli, ale zupełnie zależnych od Boga. Oni nie robią najpierw planów, nie wytyczają szlaków, nie znają miejsc swojego postoju. I kiedy tylko rozbijają obóz, aby odpocząć, nie wiedzą, jak długo pozostają na danym miejscu. Nie wiedzą, kiedy będą musieli zwijać swoje namioty, kiedy wyruszą, a kiedy ponownie rozłożą swoje namioty. Ich powszednie życie ustawicznie było uzależnione od Boga, ich zadaniem było podnoszenie oczu do góry, skąd oczekiwali pomocy, ich ruchem kierowały koła Rydwanu Jachwę. To było naprawdę wielkie widowisko. Czytając o nim, my naprawdę czerpiemy wielką naukę dla naszych dusz. W dniu, kiedy ustanowiono przybytek, okrył go wraz z namiotem świadectwa obok, i od tego wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. I tak działo się zawsze. Obok okrywał go w dzień, a w nocy jakby blask ognia. Kiedy obok podnosił się nad przybytek, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie zatrzymywał, rozbijali go znowu. Na rozkaz Jahwe Izraelici zwijali obóz, i znowu na rozkaz Jahwe rozbijali go z powrotem. Jak długo obłok spoczywał nad przybytkiem, pozostawali w tym samym miejscu. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici posłuszni rozkazowi Jahwe nie zwijali obozu, lecz zdarzało się również tak, że obok krótki czas pozostawał nad przybytkiem, wtedy również rozbijali obóz na rozkaz Jahwe i na tenże rozkaz go zwijali. Zdarzało się i tak, że obok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem podnosił się, wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc. Skoro tylko podnosił się, natychmiast zwijali obóz. Jeżeli pozostawał dwa dni, miesiąc czy dłużej, gdy obok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu. Na rozkaz Jachwe zwijali obóz i na rozkaz Jachwę rozbijali obóz. Przestrzegali nakazów Jachwę danych przez Mojżesza. Od 15 do 23 wiersza. Jest naprawdę bardzo trudno przedstawić sobie bardziej zadziwiający widok, zupełnej zależności od Boga, od Bożego kierownictwa, a także zupełnego poddania się temu kierownictwu. Być może na tej pustyni jeszcze nigdy noga ludzka nie pozostawiła po sobie śladu. To była naprawdę pustynia wielka i straszna. Nie było tam źródeł wód, które by potrafiły zaspokoić potrzeby człowieka i ją nawodnić. Trudno byłoby znaleźć jakikolwiek opisów, lub planów, według których można byłoby podróżować po niej. U ludzi takie plany nie istniały. Czyniąc każdy jeden krok, synowie izraelscy liczyli tylko i wyłącznie na Boga. Jedynie tylko od niego mogli oczekiwać pomocy. Taka pozycja byłaby trudną do wytrzymania dla niepokornego ducha, dla nieskruszonej woli. Jednak nie było lepszej. I wspanialszej pozycji dla duszy miłującej Boga, ufającej Bogu i w Bogu się uspokajającej. Oto klucz do odpowiedzi na pytanie: Znany jest dla nas Bóg, miłuje jego dusza nasza, ufa Jemu całkowicie? Jeżeli tak, to serce nasze raduje się z pełnej zależności względem Niego. Jeżeli nie, to taka zależność staje się dla człowieka niemożliwym do wytrzymania. Człowiek nieodrodzony bardzo lubi wystawiać na widok publiczny swoją niezależność. Bardzo lubi siebie przedstawiać jako niezależnego, lubi myśleć, że może czynić to, co jemu się podoba, iść tam, gdzie chce mówić to, co jemu się podoba. Niestety jest to zupełna iluzja. Człowiek nie jest wcale wolny. On jest niewolnikiem diabła już prawie przez okres sześciu tysięcy lat. Oddaje siebie pod władzę przywódcy niewolników, który od bardzo dawna nimi włada. Włada nimi i obecnie. I tak szatan trzyma w bardzo surowej niewoli cielesnego człowieka, który nie zwrócił się do Boga w pokorze i ze skruszonym sercem. On związał nogi i ręce grzesznika z żelaznymi łańcuchami, których prawdziwy wygląd jest ukryty pod pozłacaną i pięknie rzeźbioną powierzchnią, którą on je Pokrył. Szatan kieruje człowiekiem za pomocą porządliwości, namiętności i różnych pragnień, wygód i zadowoleń. To on powoduje w sercu pragnienie, aby następnie przedstawić i zaproponować różne wygody i zadowolenia świeckie. Człowiek na próżno liczy siebie za wolnego, wskazując na to, że może zaspokajać swoje pragnienia w dowolny sposób według tego, jak sam chce. To jest naprawdę tragiczna pomyłka wcześniej lub później i tak wyjdzie na wierzch. nie ma innej wolności ponad tą, którą Chrystus obdarza swoich odkupionych. Dlatego On mówi i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Jan 8.32.36. Oto prawdziwa wolność, tą wolność nowa natura znajduje w życiu według ducha. Dokonywaniu czynów godnych Boga. Służba Bogu to prawdziwa wolność. Jednakże taka służba wymaga od człowieka pełnej zależności od Boga, nawet w najdrobniejszych sprawach. A tak właśnie było w życiu jedynego prawdziwego i doskonałego człowieka, sługi żyjącego na Ziemi. On był zawsze uzależniony od Boga. Każda jego czynność, każdy ruch, każda działalność. Wszelka wypowiedź, wszystko, co On czynił, a także wszystko to, czego On nie czynił, wszystko było rezultatem jego pełnego podporządkowania się u Ojcu. On szedł tam, gdzie posyłał Go ojciec, zatrzymywał się tam, gdzie nakazywał Mu ojciec. Mówił czy też milczał, w zależności od tego, jaka była wola Ojca. Takim był nasz Pan Jezus, kiedy chodził po tym świecie. Dlatego też i my, będący uczestnikami Jego natury, Jego sposobu życia, mający Jego ducha żyjącego w nas, zostaliśmy powołani, aby każdego dnia iść Jego śladami i żyć codziennie, życiem pełnej zależności od Boga. Dlatego też w końcu tego rozdziału rozpościera się przed nami cudowny pierwowzór życia w zupełnej zależności od Boga. Oglądamy obóz Izraela w pustyni. To wielkie mnóstwo ludzi jest zupełnie uzależnione od ruchu obłoku. Oni wszelkie wskazówki otrzymywali z nieba. I to jest prawdziwe położenie człowieka. Człowiek został tak stworzony, aby swoją twarz mógł zwracać w stronę nieba. Zwierzęta natomiast zostały tak stworzone, że w przeciwieństwie do człowieka swój wzrok kierują przeważnie na Ziemię. Greckie słowo użyte do określenia człowieka oznacza istotę, której twarz jest skierowana do góry. Izraelici nie mogli planować tego, co będą robili następnego dnia. Oni nie mogli powiedzieć: Jutro pójdziemy tam, lub tam będziemy robić to, a tego robić nie będziemy. Oni byli całkowicie uzależnieni od położenia obłoku. Tak właśnie było z Izraelem i tak też powinno być z nami. My także przechodzimy przez straszną pustynię doświadczeń, w której nie ma utartych szlaków dróg, i nie wiedzielibyśmy, jak mamy się posuwać do przodu, i nie wiedzielibyśmy, gdzie mamy iść, gdyby nie zostało dane jedno z drogocennych słów, wielkiej i wspaniałej obietnicy, które wyszły z ust naszego umiłowanego Zbawiciela: Ja jestem drogą. Oto Boża wskazówka, nieomylna i dokładna. Nam należy się tylko podporządkować jej. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jan 8:12. Jest to bardzo wyraźna wskazówka dla nas mówiąca, że mamy prowadzić życie, ale nie według tylko niektórych ustaw prawa. My mamy iść za Chrystusem żywym, mamy chodzić w tym świecie tak, jak On chodził. Postępować tak jak On postępował, naśladować Jego we wszystkim. Oto chrześcijańskie życie, oto powołanie chrześcijanina, a wszystko zmierza ku temu, aby nasz wzrok ani na chwilę nie zbaczał z celu, jakim jest Chrystus. Nasz wzrok ma być w Nim utkwiony. Nasze chodzenie, zachowanie się musi być odbiciem Jego chodzenia i Jego zachowania. Jego charakter ma być zupełnie przyswojony przez naszego nowego człowieka, stając się widocznym na każdym etapie naszego życia. To wszystko jednak wymaga od nas zupełnego wyrzeczenia się naszych planów, zamierzeń, prób wyboru kierunku drogi. My mamy tylko podążać za obłokiem, oczekiwać wskazówek tylko od Boga. Dlatego nie możemy powiedzieć dziś, Jutro pójdziemy tam lub uczynimy to, wszystkie nasze czynności powinny być uzależnione tylko od jednego warunku, który jednak bardzo często jest zapominany i pomijany przez nas, a który jest zawarty w słowach jeżeli w tym jest wola Boża. Niech pomoże nam Bóg w pełni zrozumieć to wszystko, abyśmy mogli w pełni przeniknąć sens Bożych nakazów. Bo jak bardzo często w sposób lekkomyślny. Zapewniamy siebie, że Boży obok posuwa się równolegle z naszą drogą, zgodnie z naszymi nawykami i pragnieniami. I kiedy chcemy wybrać dla siebie jakąś wygodną dla nas drogę, staramy się siebie upewnić, że nasza w tym wola jest zgodna z wolą Bożą. W rezultacie czego, zamiast być kierowanym i prowadzonym przez Boga, zostajemy oszukani przez siebie i idziemy wbrew woli Boga. Nasza własna wola nie została rozbita, dlatego też nie możemy być prowadzeni po właściwej drodze. A to dlatego, że prawdziwa podstawa chodzenia, właściwą drogą jest zawarta w zupełnym podporządkowaniu się woli Bożej. Rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. Psalm 25, wiersz 9. I jeszcze: Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz umocnił moje spojrzenie na Tobie. Zastanówmy się jeszcze nad dalszymi słowami tego psalmu. Nie będziecie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, nie zbliżą się inaczej do Ciebie. Psalm 32, ósmy dziewiąty wiersz. Jeżeli więc zwracamy się, aby dokładnie śledzić ruchy oka Bożego, to nie będzie potrzeba nam ani wędzidła ani uzdy jednakże jest to dziedzina w której my najczęściej grzeszymy a to dlatego że nie przebywamy w dostatecznej bliskości względem naszego Boga nasza wola nie jest poddana woli Bożej chcemy iść drogą którą sami sobie wybieramy i w rezultacie zbieramy plon z tego cośmy sami zasiali owoce samowoli podobnie stało się z Jonaszem Jonasz otrzymał rozkaz, aby udać się do Niniwy, jednak on chciał płynąć do Tarsiszu. Z początku wszystko wydawało się sprzyjającym, i z punktu ludzkiego wszystko było w porządku. Jonasz miał prawo sam decydować o swoim losie. Jednak taki wybór doprowadził do tego, że Jonasz znalazł się we wnętrzu ryby, gdzie sitowie zewsząd oplatało jego głowę. Tam doświadczył cały ogrom goryczy spowodowanej swoją własną wolą. Tam spośród wód musiał być poddany działaniu wędzideł i uzdy. A to dlatego, że nie chciał być posłuszny kierownictwu patrzącego Boga. Jednakże Bóg nasz jest Bogiem litości i miłosierdzia, cierpi bardzo długo. Zawraca, podnosi swoje sługi, stawia ich z powrotem na właściwej drodze, bezustannie troszczy się o nas, przestrzega nas przed obraniem swojej osobistej drogi życia. Pełnej cierni i wybojów, kieruje nas na drogi, które są drogami miłymi, prowadzącymi ku szczęściu. Przypowieści 3,17. Nie można porównać do czegokolwiek błogosławionego życia pełnej zależności od Boga. Być zależnym w każdej chwili od Boga, oczekiwać Jego wskazówek i poleceń, w nim posiadać wszystkie swoje źródła. Oto tajemnica pokoju i prawdziwej wolności wszystkiego stworzenia. Każda dusza, która może z głębi serca powiedzieć w Tobie są wszystkie moje źródła, psalm 87, wiersz 7, znajduje się ponad wszelkimi okolicznościami. Ona nie będzie brała pod uwagę ludzkich możliwości i nie będzie wiązać z nimi jakiejkolwiek nadziei. To jednak wcale nie oznacza, że Bóg przez tysiące różnych sposobów nie czyni narzędziami w wykonywaniu i wypełnianiu nadziei swoich sług a także w pokrzepianiu ich serc takie sprawy mają miejsce i my tego nie odrzucamy gdyż on działa przez swoje stworzenia jeżeli jednak my opieramy się bardziej na jego stworzeniu niż na nim samym to bardzo szybko odskniemy się w swoim beznadziejnym położeniu istnieje wielka różnica pomiędzy posługiwaniem się przez Boga ludźmi a naszym uzależnieniu się od ludzi. Bóg używa ludzi i oni mogą stać się przyczyną naszego błogosławieństwa, i przez to Bóg jest uwielbiony. Kiedy jednak my zaczynamy naszą ufność opierać o ludzi, to tym samym doznajemy niepowodzeń i Bóg nie otrzymuje należnej mu czci i chwały. Powinniśmy bardzo poważnie podejść do tej sprawy, gdyż bardzo często nie bierzemy tego pod uwagę. Wyobraźmy sobie tylko, że opieramy się na Bogu i na Niego zwracamy swój wzrok, jednak w rzeczywistości sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. I kiedy tylko w świetle Bożym dokonamy ścisłej kontroli naszego stanu duchowego, to odkryjemy w sobie działanie prowadzące do zguby. My opieramy się na człowieku, opieramy się na cielesnym człowieku. Bardzo często mówimy o wierze i o życiu wiarą w Boże działanie. Jednak podczas dokładnej rewizji naszego serca, znaleźlibyśmy mnóstwo różnych spraw, które są uzależnione od okoliczności życiowych, działań ludzkich i od różnych innych rzeczy, nie mających nic wspólnego z wiarą. Drogi przyjacielu, chrześcijaninie, zastanówmy się nad tym wspólnie. Czyńmy wszystko, aby tylko nasze oko było zwrócone wyłącznie na naszego Boga. A nigdy nie patrzymy na człowieka, którego oddech w Jego nostrzach. Oczekujmy na Boga w cierpliwości i posłuszeństwie. We wszystkich sprawach, czy to trudnych, czy też łatwych, zwracajmy się tylko do Niego. Miejmy w pamięci tylko to, co On powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem Jan 14,6. Dlatego też pójdźmy za Nim, a On uczyni wszystko jasnym i właściwym. Jeżeli więc idziemy za nim, to dla nas nie istnieje niebezpieczeństwo ciemności, niepowodzenia, niewiary, ponieważ On powiedział, a my jesteśmy zobowiązani wierzyć. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jan 8,12. Jeżeli więc przebywamy w ciemności, to możemy być pewnymi, że za nim nie idziemy. Ciemność nie może istnieć na Bożej drodze, którą nas sam Bóg prowadzi. Jego czyste oko prowadzi nas po oświetlonej Jego światłem drodze. Tutaj jednak może wyniknąć wątpliwość u naszego słuchacza. Przecież w rzeczywistości znajdujemy się w miejscu, z którego patrząc nic nie wiemy o drodze, którą musimy iść, którą więc mamy wybrać. Nie wiem, w którą stronę mam iść, lub gdzie skierować moje kroki. Gdyby z takim pytaniem słuchający chciał zwrócić się do nas, to my z kolei zadalibyśmy tylko jedno pytanie. Patrzysz na ruch obłoku? Jeżeli tak, to droga, po której idziesz, jest tą właściwą, wytyczoną przez Boga. Oto klucz do wszelkiej wątpliwości. A jak wiemy, trudności i wątpliwość bardzo często jest owocem naszej samowoli. Robimy na skutek pragnień serca naszego i to, czego Bóg nie każe nam czynić. Idziemy tam, gdzie Bóg nas posłać nie chce. Modlimy się o te problemy, a jednak nie otrzymujemy odpowiedzi od Boga, i ciągle powtarzamy nasze prośby, a odpowiedzi nadal nie ma. Skąd więc to pochodzi? To pochodzi z tej prostej przyczyny, że Bóg nasz pragnie, abyśmy przebywali w pełnym pokoju, abyśmy stali w miejscu, w którym się znajdujemy. Dlatego porzućmy nasze wszelkie usiłowania, wymuszania. I czekajmy spokojnie na dalsze wskazówki. Oto w czym jest zawarty nasz pokój, źródło naszej społeczności z Bogiem. Gdyby dla Izraelity przyszła myśl wyruszenia, obojętnie w jaką stronę, bez wyraźnej wskazówki pochodzącej od Jahwe i gdyby zdecydował udać się w drogę wtedy, kiedy obok pozostawał nad namiotem lub gdyby chciał pozostać wtedy, kiedy obok przesuwał się do przodu, to do jakich skutków doprowadziłaby go taka decyzja? Tak będzie też i zawsze z nami, jeśli będziemy szli wtedy, kiedy należałoby pozostać lub pozostawać wtedy, kiedy należałoby iść do przodu. Jego obecność nie będzie z nami. Na rozkaz Jahwe rozbijali obóz i na rozkaz Jahwe go zwijali. Przestrzegali nakazów danych przez Jachwę. Mojżeszowi, 23 wiersz. Oni byli w ciągłej zależności od Boga. A było to położenie z niczym nieporównywalne, położenie błogosławione. Dlatego też przede wszystkim potrzebna była decyzja, aby zająć to nadzwyczajne położenie. Jest to dziedzina, która powinna być dla nas najważniejszą, powinniśmy ją doświadczyć i wprowadzić w życie. To nie jest tylko teoria, o której ludzie tylko mówią, to jest rzeczywistość. Niech Bóg pomoże nam to wszystko urzeczywistnić na drodze. Naszego życia. Rozdział dziesiąty. Tak mówił dalej Jachwe do Mojżesza. Sporządź sobie dwie trąby srebrne, mają być wykonane robotą kutą i będą służyć do zwoływania całej społeczności i dawania znaku do zwijania obozu. Gdy się na nich zatrąbi, ma się zebrać przy Tobie cała społeczność u wejścia do namiotu spotkania. Lecz gdy tylko w jedną zatrąbisz, zbiorą się wokół ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów Izraela. Gdy zatrąbicie przeciągle, zwiną obóz ci, którzy go rozbili od wschodniej strony. Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci, którzy są od południowej strony. Znakiem na zwinięcie obozu będzie przeciągły głos trąby. Lecz dla zwołania zgromadzenia nie będziecie trąbić przeciągle. Trąbić mają kapłani, synowie Arona, będzie to dla Was i dla Waszych potomków prawem wiekuistym. Gdy w Waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, który Was napadnie, będziecie przeciągle dąć w trąby. Wspomni wtedy na Was Jachwę, Wasz Bóg. I będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół. Również w wasze dni radosne, w dni święte, na Nowiu Księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i pojednania, będziecie dąć w trąby, one będą przypomnieniem o was przed Jachwę. Jam jest Jahwe, Bóg wasz. Drugiego roku, dnia dwudziestego drugiego miesiąca, podniósł się obłok nad przybytku świadectwa. Rozpoczęli Izraelici swoją podróż z pustyni Synaj, przestrzegając postojów. Obóg zatrzymał się dopiero na pustyni Paran. Tak wyruszyli po raz pierwszy według rozkazu Jahwe danego przez Mojżesza. Pierwsza ruszyła chorągiew obozu synów Judy według swoich zastępów, a zastępom jego przewodził Nachszon syn Aminadaba. Zastępy pokolenia synów Zachara. Prowadził Netanel, syn Suara. Zastępy pokolenia synów Zabulona prowadził Eliab, syn Helona. Skoro zwinięto przybytek, ruszyli, dźwigając przybytek Gerszonici i Meraryci. Potem ruszyła chorągiew obozu synów Rubena według swoich zastępów, a zastępom jego przewodził Elisur, syn Szeduara. Zastępy pokolenia synów Symeona prowadził Szelumiel, syn Szuriszaddaja. Zastępy pokolenia synów Gada prowadził Eliasa, syn Deuela. Wtedy ruszyli Kechatyci, którzy mieli nieść sprzęty najświętsze. Zanim oni przyszli, inni postawili już przybytek. Następnie ruszyła Chorongie w obozu synów Efraima według swoich zastępów, a... Zastępom jego przewodził Elishama, syn Amichuda. Zastępy pokolenia synów Manassesa prowadził Gamliel, syn Pedachsura. Zastępy pokolenia synów Benjamina prowadził Abidan, syn Gideoniego. Potem ruszyła chorągiew synów Dana według swoich zastępów, tworząc tylną straż całego obozu. Zastępom ich przewodził Achiezer, syn amin szaddaja Zastępy pokolenia synów Asera prowadził Pagiel, syn Okrana. Wreszcie zastępy pokolenia synów Neftalego prowadził Achira, syn Enana. Taki był porządek marszu Izraelitów, podzielonych na oddziały. W ten sposób ruszali. Rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela. Madianity swojego teścia. Idziemy do kraju, o którym Jahwe powiedział: Daję go Wam. Pójdź z nami, a będziemy ci świadczyć dobro. Bowiem Jahwe przyrzekł dobra Izraelowi. Ten mu odpowiedział: Nie mogę iść z Tobą, lecz wrócę raczej do mego kraju i mej rodziny. Nie opuszczaj nas, rzekł Mojżesz. Ty bowiem znasz miejsca na pustyni, gdzie możemy rozbić obóz. Ty będziesz naszym przewodnikiem, gdy zaś wyruszy z nami, dopuścimy Cię do udziału we wszystkich dobrach, jakich nam udzieli Jachwe. Tak więc ruszyli od góry Jachwe i ciągnęli przez trzy dni. Arka przymierza Jachwe szła przed nimi podczas trzech dni podróży, gdy szukali miejsca postoju. Podczas dnia obok Jachwe był nad nimi, gdy wychodzili z obozu. Gdy arka wyruszała, mówił Mojżesz, Podnieś się, O Jachwe, i niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy cię nienawidzą, niechaj uciekną przed Tobą, a gdy się zatrzymywała, mówił wróć się, o Jachwe, do mnóstwa izraelskich zastępów. Rozdział dziesiąty temat Srebrne trąby, przemarsz, chobab. Tak mówił dalej Jachwe do Mojżesza. Sporządź sobie duże trąby srebrne. Mają być wykonane robotą kutą i będą służyć do zwoływania całej społeczności, i dawania znaku do zwijania obozu. Gdy się na nich zatrąbi, ma się zebrać przy tobie cała społeczność u wejścia do namiotu spotkania. Lecz gdy tylko w jedną zatrąbisz, zbiorą się wokół ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów Izraela. Gdy zatrąbicie, przeciągle zwinął obóz ci, którzy go rozbili od wschodniej strony. Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwinął obóz ci, którzy są od strony południowej. Znakiem na zwinięcie obozu będzie przeciągłe trąbienie. Lecz dla zwoływania zgromadzenia nie będziecie przeciągle trąbić. Trąbić mają kapłani, synowie Arona. Będzie to dla Was i Waszych potomków prawem wiekuistym, gdy w Waszym kraju będziecie przeciągle dąć w trąby. Wspomnij wtedy na Was Jachwę, Wasz Bóg, i będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół. Również w Wasze dni radosne, w dni święte na nowiu księżyca, przy Waszych ofiarach całopalnych i pojednania będziecie dąć w trąby. One będą przypomnieniem o Was przed Jachwę. Jam jest Jachwę. Bóg Wasz od pierwszego do dziesiątego wiersza. Przedstawiliśmy cały tekst tego bardzo interesującego prawa, po to, aby każdy ze słuchających miał przed sobą oryginał tego, co wyraża w tej części natchniona księga, a dotyczącego zastosowania srebrnych trąb. To prawo zostało dane bezpośrednio po ustawie dotyczącej zachowania się Izraelitów zgodnie z ruchem obłoku. Ono także posiada więź z całą historią narodu Izraela. I to nie tylko to z dalekiej przeszłości, ale będzie związane z cudowną przyszłością, która jest jeszcze przed nimi. Dźwięk trąb był czymś normalnym dla każdego obrzycanego ucha. To właśnie ten dźwięk oznajmiał sens myśli Bożej. Był to dźwięk bardzo prosty i zrozumiały dla każdego członka społeczności Bożej, obojętnie gdzie on by się nie znajdował, czy to w centrum obozu, czy też na krańcu jego. On mógł usłyszeć świadectwo Boże. Bóg uczyni to tak, aby każdy mieszkaniec obozu Bożego mógł usłyszeć dźwięki trąb. Każda trąba była wykuta z jednej całości metalu. Przeznaczenie ich było dwojakie, czyli innymi słowy Źródło świadectwa było zawsze tym samym, cel mógł być różnoraki. Każdy ruch w obozie był efektem działania trąb. Było to zgromadzenie uroczyste dla święcenia uroczystych świąt. Wzywał ich głos trąb, chociaż głos trąb był innym, a mimo tego pochodzi ze srebrnych trąb. Kiedy następowało zgromadzenie bojowe wszystkich pułków Izraela, to powodem był odgłos srebrnych trąb. A więc każde zgromadzenie się było poprzedzone głosem srebrnych trąb, każde wydarzenie uroczyste, każde ogłoszenie zgromadzenia wojennego, które byłoby poprzedzone czymś innym niż głosem srebrnych trąb, nie miało jakiegokolwiek znaczenia w oczach Bożych. Pułki pielgrzymów w pustyni były na tyle uzależnione od dźwięku trąb, na ile te dźwięki były uzależnione od poruszania się obłoku. Świadectwo Boże przekazywane w ten sposób powinno było być powodem każdego przedsięwzięcia Zgromadzenia Bożego. Obowiązek trąbienia srebrnymi trąbami spoczywał na synach Aarona, kapłanach, gdyż w ten sposób myśl Boża stawała się wiadomością społeczeństwu Izraela, ale był to skutek ich osobistej bliskości z Jachwę. Rodzina kapłańska posiadała bardzo wysoki przywilej zgromadzania się wokół przybytku Bożego, aby z tego miejsca obserwować każdy ruch obłoku i oznajmiać, aż do najdalej położonych namiotów. To było związane ze świadectwem. Kapłani trąbili w różny sposób, a każdy żołnierz gotowy do boju w swoim pułku zobowiązany był do podporządkowania się temu wszystkiemu, o czym mówił dźwięk srebrnej trąby. Gdyby ktokolwiek zamyślał udać się w drogę, nie doczekawszy się objawienia z góry, lub gdyby nie chciał udać się w drogę, kiedy to oznajmiono przez głos trąb, że ma się przygotować do wyjścia, to taki człowiek okazałby się buntownikiem. Każdy musiał oczekiwać świadectwa Bożego i chodzić w świetle tego świadectwa. Wyruszenie w drogę bez wyraźnego Bożego polecenia oznaczałoby, że człowiek znajduje się w mroku duchowym. Tak samo pozostanie na miejscu, kiedy Boże Słowo mówiło, aby wyruszyć. Wszystko to stosowane w życiu miało wielkie znaczenie dla Izraela przebywającego w pustyni. Musimy pamiętać, że są to cienie i pierwowzory, i że one zostały napisane i opisane jako przykład i dla nas. Zostaliśmy powołani, aby bezustannie przyglądać się w nich i poszukiwać i zachowywać treść głębokiej nauki. Zawartej w nich. O jak wielka nauka dla nas została zawarta w ustawie o srebrnych trąbach. To właśnie tego my potrzebujemy w obecnym czasie. Każdy ze słuchających powinien odnieść się do tego wszystkiego z głębokim szacunkiem. Srebrne trąby świadczą nam, że naród Boży powinien być zawsze podporządkowany głosowi Bożemu i dostosowywać się do tego wszystkiego, o czym ten głos mówi. To właśnie chrześcijanin powinien dostosować każdy swój ruch do tego, co mówi Bóg. Tutaj ten pierwowzór może zrozumieć nawet małe dziecko. Społeczność Boża nie miała prawa, aby zgromadzać się, aby świętować obojętnie jakieś święto, lub do dokonania obojętnie jakiego obrzędu religijnego, dopóki nie usłyszeli dźwięków srebrnych trąb. Żołnierze nie mogli brać swoich zbroi, tarcz, mieczy, nakładać pancerzy na siebie i ruszać na wyprawę wojenną, dopóki nie wezwał ich dźwięki trąb. Zarówno we wszystkich uroczystościach ku czci Boga, jak też we wszystkich walkach z wrogiem, wszyscy byli podporządkowani temu, co mówiły odgłosy trąb. Tam nie było zagadnienia, problemu, wątpliwości, które by nie zależały od decyzji Bożej. Nie było też miejsca na własne uznanie czy też czegoś, co byłoby uzależnionym od interpretacji człowieka, od jego smaku lub możliwości, lub osądu. Cała rzecz sprowadzała się tylko do jednego do bezpośredniego podporządkowania się Słowu Bożemu. Każdy ich ruch był uzależniony od Bożego świadectwa pochodzącego z przybytku Bożego, przekazanego przez kapłanów. Chymne uwielbienia Boga, wezwanie do otwartej walki były owocami świadectwa Bożego. O jakież to wszystko zdumiewające, pouczające dla nas. Dodajmy jeszcze do tego, że to wszystko posiada bardzo głębokie znaczenie dla naszego życia. A dlaczego my tak bardzo to podkreślamy? Dlatego, że w tym została ukryta szczególna nauka dla nas, a szczególnie właściwa w czasie, w którym my żyjemy. Gdybyśmy chcieli odnotować szczególną cechę dla naszych czasów, w których my żyjemy, to musielibyśmy ze smutkiem przyznać, że najbardziej charakterystyczną cechą jest sprzeciw względem prawdy Bożej. Boża prawda wymaga od nas zupełnego wyrzeczenia się naszej samowoli. Wszystko jest mile przyjmowane, dopóki dotyczy Bożej prawdy o przebaczeniu grzechów, o synostwie, o naszym życiu, usprawiedliwieniu. O naszym położeniu bezpiecznym i niewzruszonym w Chrystusie. To wszystko bardzo się podoba dla człowieka. Kiedy jednak sprawa dotyczy praw i władzy tego, kto oddał swoje życie, aby nas zbawić od ognia wiecznego i wprowadzić do wiecznej radości, wtedy natychmiast wynikają przeszkody i nieporozumienia wszelkiego rodzaju. Zaczynają się wątpliwości, które smucą duszę i zatwardzają serce. I zaczyna się podawanie wątpliwość całej Bożej prawdy na wszelki ludzki sposób. Nasze serce wcale nie oczekuje na głos trąby. I kiedy głos taki rozlega się, kiedy Bóg objawia człowiekowi swoją wolę, wtedy wezwanie Boże pozostaje bez odpowiedzi. I my idziemy wtedy, kiedy należałoby zatrzymać się, a stajemy wtedy, kiedy należałoby wyruszyć w drogę. I do jakich następstw to wszystko doprowadza? A do takich, że albo nie będzie postępu we wszystkich naszych działaniach, lub że będzie postęp bez błogosławieństwa Bożego, co jest jeszcze gorszym niż to pierwsze. My jesteśmy całkowicie pozbawieni postępu w duchowym życiu, jeżeli nie jesteśmy całkowicie poddani Słowu Bożemu. Dzięki miłosierdziu Bożemu została dana nam możliwość zbawienia. To właśnie dzięki przelaniu od krwi naszego zbawiciela. Jesteśmy zbawieni? Czy możemy jednocześnie być zadowoleni z naszego zbawienia, darowanego przez Chrystusa, nie starając się w tym czasie choćby tylko częściowo chodzić dla Niego i żyć dla Niego? Czy możemy przyjąć i w tym samym czasie nie pragnąć być w ciasnej społeczności z Nim, nie uznawając Jego za Pana naszego życia i naszego postępowania? Co by się stało z Izraelem w pustyni, gdyby oni nie chcieli być posłusznymi głosowi trąb? Na pewno każdy bardzo szybko to zrozumie. Gdyby Izraelici postanowili obchodzić święto w określonym dniu lub dokonać jakiegokolwiek innego obrzędu religijnego, a nie doczekaliby się danego od Boga sygnału, to co by z tego wyszło? Albo gdyby wyruszyli przeciwko wrogowi, albo kontynuowali podróż bezpotrzebnej na to decyzji Bożej, to do czego by to doprowadziło? Czy w takich przypadkach ich podróż doprowadziłaby ich do celu? Albo ich walka miałaby sens? Niepodporządkowanie się woli Bożej miałoby straszne skutki. Odpowiedź na te wszystkie pytania jest bardzo jasna, zauważmy ją. W tej odpowiedzi zawarta jest lekcja i dla nas. Srebrne trąby, ich dźwięk kierował ruchem starodawnego Izraela. Podobnie teraz świadectwo Boże powinno być decydującym o każdej inicjatywie, o każdym czynie i każdym ruchu w Bożym Kościele. Prawo trąbienia posiadali kapłani Izraela. W obecnym czasie Boże Świadectwo poznajemy przez kapłańską społeczność dusz z Bogiem. Chrześcijanin nie ma prawa ani działać, wyruszać w podróż lub pozostawać na miejscu. Bez wyraźnego świadectwa Bożego. Chrześcijanin powinien oczekiwać wyraźnych wskazówek od Boga i dopóki on ich nie otrzyma, powinien przebywać w ciszy. Kiedy otrzyma wyraźną wskazówkę od Boga, to jego obowiązkiem jest podporządkowanie się tej decyzji. Bóg może objawiać swoje myśli, i obecnie Bóg objawia swoje myśli tym, którzy idą za Nim. Boże objawienia są takie same jak dawniej, dokładne i jasne dla każdego wierzącego. Obecnie On nie mówi za pośrednictwem srebrnych trąb, nie przez poszczególne ruchy obłoku, lecz przez swoje słowo, za pośrednictwem Ducha Świętego. Nasz Ojciec nie prowadzi nas za pomocą jakichkolwiek uczuć lub wewnętrznych przejawów, ale On objawia nam sens swojego słowa nie przez nasze cielesne zmysły lecz za pośrednictwem darów duchowych danych nam. Wierzymy, że Bóg nasz może dać nam i daje dla naszych serc pełne i szczegółowe wskazówki dotyczące tego, co powinniśmy czynić, a czego nie powinniśmy. On bardzo dokładnie określa czas, w którym mamy wyruszyć oraz gdzie się udać. Jest rzeczą niewątpliwie smutną, że taką podstawową prawdę Bożą trzeba jeszcze udowadniać dla chrześcijan. Czyż taką podstawową naukę można lekceważyć i odrzucać? Niestety, wielu tak właśnie czyni. Bardzo często spotykamy chrześcijan, którzy zupełnie odrzucają możliwość otrzymania Bożego objawienia dotyczącego spraw codziennego życia, jak też wskazówek dla naszego działania. Nie są to tylko jakieś pojedyncze przypadki, jednak jest to wielki błąd. Czyż nasz cielesny ojciec nie może przekazywać swojemu dziecku swoich myśli? I zamierzeń? Czy może ktoś to odrzucać? A czyżby nasz Ojciec Niebieski nie mógłby przekazać nam swoich zamiarów względem nas? Na pewno tak. On nie tylko może, ale on to czyni. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. I nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek został pozbawiony tego cudownego przywileju poznawania myśli, serca naszego Ojca, dotyczących codziennego obrazu naszego życia. Czy możemy choćby przez chwilę popadać w wątpliwość i myśleć, że Kościół Boży został postawiony w mniej uprzywilejowanym miejscu, a tym samym pozbawiony możliwości otrzymania Bożego objawienia? Czyżby Kościół zajmował mniej uprzywilejowane miejsce niż Izrael? To jest niemożliwym. Dlaczego więc spotykamy chrześcijan, którzy idą w nieznane, błądzą, upadają. To wszystko jest tylko dlatego, że wielu ludzi posiada nieobrzezane ucho, które nie rozróżnia dźwięków srebrnych trąb. Ich wola nie została podporządkowana woli Bożej, dlatego nie mogła być poddana wezwaniu Bożemu. Należy jednak tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że my nie spodziewamy się usłyszeć głosu trąby z nieba, lub innego głosu mówiącego nam, co mamy czynić lub mówić. Nie możemy też twierdzić, że w Piśmie Świętym znajdziemy wyraźne polecenie dotyczące najmniejszych spraw naszego życia, a też i wielkich. W jaki więc sposób możemy dowiedzieć się, dla przykładu, czy mamy udać się do tego miasta, lub tamtego, lub w jakim czasie mamy coś uczynić? Odpowiemy na to w bardzo prosty sposób. Jeżeli nasze ucho jest obrzezane, to na pewno ono usłyszy głos srebrnej trąby. I do tego momentu Dopóki ona wyraźnie nie zabrzmi, nie podejmujemy jakiejkolwiek decyzji. Kiedy jednak odezwie się, pozostawanie na dawnym miejscu traci dla nas sens. Oto, co do naszego życia wnoszą dźwięki trąby: jasność, prostotę i zdecydowanie. I to jest jedyny środek, który potrafi nas skutecznie uleczyć od niewiary, braku zdecydowania w podejmowanych decyzjach. To nas uchroni od załamania, nieufności, rzucania się raz w prawo, a drugi raz w lewo w poszukiwaniach wyjścia z kłopotliwej sytuacji życiowej. To nauczy nas także, że nie zostało dane nam prawo wchodzenia w kompetencje drugiego brata. Praca mojego brata jest pracą przeznaczoną dla niego, a nie dla mnie. Jeżeli posiadamy otwarty słuch, pokorne serce, to każdego dnia będziemy otrzymywali szczegółowe wskazówki dotyczące naszej drogi. Nasz Bóg otworzy nam możliwości głębszego poznawania spraw duchowych i to wszechstronnego obeznania się z nimi. A jak wiemy, nikt prócz Niego nie może tego dokonać. Jeżeli on to dla nas czyni, to my nie mamy potrzeby do zasięgania rad u kogokolwiek. Może zbyt wiele czasu poświęciliśmy temu wspaniałemu zagadnieniu dotyczącemu srebrnych trąb. Z powodu niedostatku czasu nie będziemy mogli już powrócić do tego tematu. Chociaż jak była już mowa, to zagadnienie nie ogranicza się tylko do przebywania Izraela w pustyni, ale jest związane z całą historią od jej początku aż do końca. I tak oglądamy Święto Trąb, słyszymy trąbę jubileuszu, dźwięki trąby wzywającej do przyniesienia ofiary. Pomimo tych szczególnych cech, jakie przedstawiały te cudowne pierwowzory, chcemy zwrócić naszą uwagę na cudowną myśl, która była zawarta w początkowej części naszego rozdziału. Ona także pojawia się i w drugim rozdziale księgi Objawienia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Siódmy wiersz. I tak doszliśmy do momentu, kiedy społeczność Izraela przygotowuje się do wymarszu przez pustynię. I tak oglądamy, jak wszystko przygotowuje się zgodnie z tym, co powiedział Jachwe. Każdy jeden człowiek wraz z rodziną, każde pokolenie synów Izraela pod swoim sztandarem. Danym przez Boga, przygotowuje się do drogi. Lewici stoją na swoich miejscach, każdy z nich zajęty wykonywaniem swoich powinności. Dzięki okazanemu przez Boga miłosierdziu, Bóg darował niezbędny środek do oczyszczenia całego obozu i nie tylko obozu. I teraz podnoszą chorągwie ze znamionami świętości każdego uczestnika Bożej społeczności, jako widoczny owoc czynnej miłości. Następnie widzimy złoty świecznik z siedmioma lampami, który oświecał wszystko wokół siebie. Teraz zawinięty w szczególny sposób, przygotowany do drogi, podobnie jak i inne przedmioty Bożego Przybytku. To wszystko służyło do podtrzymywania czystości i świętości całemu Izraelowi. To właśnie tam było miejsce, gdzie przebywał Bóg. Teraz ognisty słup obłoku podniósł się, dlatego też kapłani. Mogli rozebrać przybytek i wziąć to wszystko na swoje ramiona. Podniesienie się oboku zostało zauważone przez kapłanów i przekazane za pomocą trąb do najdalszych zakątków obozu. Możemy tutaj stwierdzić, że naród przechodniów i wędrowców został we wszystkie środki zabezpieczony i w niczym nie miał potrzeby, aby udawać się do własnych ludzkich środków. Zabezpieczał i ubezpieczał sam Bóg. Czuwające nad nimi oczy Boże, wszechmogąca prawica i przepełnione miłością serce Boga przewidziało wszystkie niezbędne środki dla zaspokojenia wszystkich możliwych potrzeb w pustyni, tak aby każdy uczestnik, jak też i cała społeczność miały wszystko, co było potrzebne. Nie moglibyśmy oczekiwać od naszego Boga czegoś mniejszego. Jeżeli nasz Bóg podejmuje się, aby zaspokoić wszystkie potrzeby każdego jednego człowieka z jego ludu, to On to doskonale wykona. Jest niemożliwym, aby Bóg mógł cokolwiek zapomnieć. Nic nie jest w stanie się ukryć przed czuwającym Jego wzrokiem. Nie ma też czegoś takiego, co byłoby niemożliwym dla Niego. Wszyscy mogli powiedzieć, Jachwe jest moim pasterzem i bez najmniejszej wątpliwości dodać, nie brak mi niczego, psalm 23., Każda dusza opierająca się na prawicy wszechmogącego nie będzie potrzebowała czegokolwiek, co byłoby dla niej korzystnym. I chociaż nasze nierozumne, godne pożałowania serce może wymyślać tysiące potrzeb, jednak Bóg wie, czego najbardziej potrzeba dla człowieka. On przewidział dla człowieka wszystko. I tak obóz gotowy do wymarszu, jednak zadziwiający fakt tutaj spotykamy pewnego rodzaju odchylenie od podanego porządku, podanego na początku Bożej Księgi Liczb. Arka Przymierza zamiast tego, aby zajmować miejsce w środku pochodu, wyprzedza idących. Innymi słowy, Jachwe zamiast zajmować miejsce w środku idących jego sług, dzięki swojej cudownej dobroci staje się poprzednikiem swojego narodu. Popatrzmy jednak na to, co spowodowało takie zachowanie się Jachwe i do czego doprowadziło. Rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Madianity swojego teścia, idziemy do kraju, o którym Jachwe powiedział, daję go wam, pójdź z nami, a będziemy ci świadczyć dobro, bowiem Jachwe przyrzekł dobro Izraelowi. Ten mu odpowiedział, nie mogę iść z Tobą, lecz wrócę raczej do mojego kraju i do mojej rodziny. Nie opuszczaj nas, rzekł Mojżesz, ty bowiem znasz miejsca na pustyni, gdzie możemy rozbić obóz, i ty będziesz naszym przewodnikiem. Od 29 do 31 wiersza. Moglibyśmy czytać to miejsce Pisma Świętego z wielkim zdziwieniem, gdybyśmy nie wiedzieli, jak bardzo są skłonne nasze serca znajdować sobie oparcie w człowieku, niż opierać się na swoim Bogu. Moglibyśmy tutaj zapytać, po cóż był potrzebny Mojżeszowi Chobab? Czyż obecność Boża była niewystarczająca? Czyż Chobab lepiej znał pustynię od Boga? Czyżby Bóg mógł dopuścić, aby Jego wybrani mogli zabłądzić? Po cóż więc nad nimi nieustannie unosił się obłok? A do jakiego celu służyły srebrne trąby? Czyż one nie były lepsze od oczu chobaba? Dlaczego w takim razie Mojżesz szukał parcia w człowieku? Niestety, my możemy to dokładnie zrozumieć. Ku naszemu nieszczęściu my wszyscy bardzo lubimy opierać się na czymś, co jest widoczne. My nie lubimy pełnej zależności od Boga, nie lubimy chodzić pod kierownictwem Jego wzroku, który wszystko potrafi dostrzec. Uważamy za zbyt wielką trudność opieranie się o niewidzialną rękę. Każdy spotykany przez nas chobab, którego my możemy oglądać na co dzień, jest dla nas bardziej wiarygodnym aniżeli żywy Bóg, którego nie widzimy. I wyruszamy w drogę śmiało i odważnie, kiedy przy nas idzie podobny nam śmiertelnik. Natomiast kiedy zostajemy powołani przez Boga, to wahamy się, wątpimy, nie chcemy wyruszyć. Bardzo ciężko jest chodzić z wiarą przed Bogiem. Być może taki osąd okaże się dla nas zbyt surowym, jednak zagadnienie całe sprowadza się do tego, czy taka ocena jest wiarygodna. Czy znajdzie chociażby wśród czytających te słowa jeden chrześcijanin. Który mógłby szczerze wobec Boga powiedzieć, że z nim jest zupełnie inaczej? Że on temu nigdy nie uległ? Niestety my wszyscy jesteśmy skłonni opierać się o ciało i pomimo wielu przykładów, o których czytamy w Bożej Księdze, nadal tak samo postępujemy, wykazując tym samym nasze prawdziwe zamiary. Już wielokrotnie moglibyśmy sami na sobie doświadczyć, czym jest ciało, pomimo tego, dla nas o wiele łatwiej jest ufać ciału niż Bogu. Z drugiej strony wielokrotnie moglibyśmy doświadczyć wiarygodności Bożego słowa i tego jak potężną i niezawodną jest prawica wszechmogącego. Widzimy, że Bóg nigdy nie zawiódł naszych oczekiwań, nigdy nie pozostawił nas bez pomocy. Przekonaliśmy się, że on czyni daleko więcej niż to, o co prosimy lub myślimy i pomimo tego wszystkiego zawsze jesteśmy gotowi aby zawierzać słomianej czcinie Poszukiwać pomocy w zaspokojeniu pragnienia w cysternach, które nie mogą w sobie zatrzymać wody. Takimi jesteśmy my wszyscy. Dzięki jednak Bogu, Jego łaska ciągle zlewa się na nas w obfitości. Podobnie możemy oglądać wylew tej cudownej łaski Bożej i w tym dziesiątym rozdziale. I chociaż Mojżesz szuka pomocy u ja Jachwę udowodni swojemu słudze, że wystarczającym jest mieć Jego jedynego zawodza i przewodnika na drodze przez pustynię. Tak więc ruszyli od góry Boże i ciągnęli przez trzy dni podróży. Arka przymierza Jachwę szła przed nimi podczas trzech dni podróży, gdy szukali postoju. Czysty trzeci wiersz. O jakże bogate miłosierdzie, Boże, jakaż drogocenna dobroć. Zamiast tego, aby poszukiwać miejsca spoczynku dla siebie we pragnie znaleźć miejsce odpoczynienia dla swojego ludu. Cudowna myśl. Potężny Bóg, stwórca całej ziemi i wszystkiego, co ją napełnia, idzie przez pustynię, szukając odpowiedniego miejsca odpoczynku dla narodu, który jest gotowy, aby w każdej chwili szemrać, narzekać na Niego. A takim jest nasz Bóg, Bóg długocierpliwy, miłosierny, szczodry, wszechmogący, święty. Bóg swojej wielkiej łasce zawsze stoi powyżej naszej niewiary, Naszych upadków i dzięki swojej miłości ku nam, zawsze objawia swoją wszechmoc w pokonywaniu wszelkich przeszkód, które są efektem naszej niewiary. Bardzo jasny sposób pokazuje Mojżeszowi, Izraelowi, że jest nieporównywalnie lepszym przewodnikiem i wodzem aniżeli 10 tysięcy Chobabów. Nie jest tutaj powiedziane, czy odszedł Chobab do swojego kraju, czy też nie. On prawdopodobnie nie dał się uprosić tym razem, podobnie jak to uczynił poprzednio. Jednak Biblia mówi nam, że Jahwe poszedł z nimi. Jego obłok szedł z nimi, podczas dnia obłok Jahwe był nad nimi, gdy wychodzili z obozu. Cudowna osłona w pustyni, niewyczerpalne źródło wszelkiego dobra. On idzie przed nimi, aby upatrzyć odpowiednie miejsce dla nich. I kiedy odnajdywał miejsce odpowiednie dla tych potrzeb, to pozostawał tam z nimi, pokrywając ich cieniem swoich skrzydeł, ochraniając ich od wszelkiego niebezpieczeństwa. Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowi wśród dzikiego wycia, opiekował się nim i pouczał z jak źrenicy oka jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi. Tak jakwę sam go prowadził, nie było z Nim Boga obcego. Powtórzonego prawa drugi rozdział 10 do 12 wiersza. Chmurę rozpostarł niczym przykrycie i ogień by świecił wśród nocy. Psalm 105, wiersz 39. W taki oto sposób dzięki swojej miłości i dobroci Bóg przewidział dla nich wszystko. Jego naród nie miał potrzeb, które by nie były zaspokojone. Żaden niedostatek nie miał prawa wśród nich. Być, dlatego, że Bóg był z nimi. Gdy Arka wyruszała, mówił Mojżesz: Podnieś się, O Jachwę, i niech się rozproszą nieprzyjaciele twoi, a ci, którzy ciebie nienawidzą, niechaj uciekną przed tobą. A gdy się zatrzymała, mówił: Wróć, O Jachwę, do mnóstwa izraelskich zastępów. 35 i 36 wiersz. Rozdział 11. Lecz lud Zaczął szemrać przeciw Jahwe, narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał, Jahwe zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Jahwe i zniszczył ostatnią część obozu. Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do Jahwe i wygasł ogień. Dlatego też dano temu miejscu nazwę Tabera, gdyż ogień Jachwe wśród nich zapłonął. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, był wygłodniały. Izraelici również zaczęli płakać mówiąc Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebuleł i czosnek. Tymczasem tu giniemy pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Manna zaś była podobna do nasion kolendra, i miała wygląd bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem meli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garkach lub robili z niej pod Smak miała taki jak ciasto na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. Gdy Mojżesz usłyszał, że ludna rzeka rodzinami każda u wejścia do swego namiotu, wtedy rozpalił się potężnie gniew Jachwe. To wydało się złe Mojżeszowi. Rzekł więc Mojżesz do Jachwe, czemu tak źle się obchodzić ze sługą swoim? Czemu nie jesteś dla mnie łaskawy i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie? Albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom? Skądże wezmę mięsa, by dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Jeśli chcesz tak ze mną postępować, to raczej mnie zabij, jeśli jesteś dla mnie łaskawy, bym już nie patrzył na swoje nieszczęście. Wtedy rzekł Jachwe do Mojżesza: Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z tobą. Wtedy ja stąpię i będę z tobą mówił. Wezmę z ducha, który jest w Tobie i dam im, i będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu, a Ty go sami już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Ludowi zaś powiedz, oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Jachwę i wołaliście, kto nam da mięso, abyśmy jedli. O jak nam dobrze było w Egipcie. Teraz dawam jachwę mięso do jedzenia. Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień, albo dwa, albo pięć, czy dziesięć, lub dwadzieścia, lecz przez cały miesiąc, aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem. Odrzuciliście bowiem Jahwe, który jest pośrodku Was, i narzekaliście przed nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. Odpowiedział Mojżesz: Sześćset tysięcy mężów pieszych liczy ten lud. Pośród którego jestem, a ty mówisz, dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc? Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć? Jachwe jednak odpowiedział, Mojżeszowi: Czyż ręka Jachwe jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie. I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Jachwe, następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Jachwe stąpił w obłoku i mówił z nim, wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym, a gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie, nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie, jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzienic i doniósł Mojżeszowi, Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue syn nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł, czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud jachwę prorokował, aby mu dał jachwę swego ducha. Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi, z powrotem do obozu, podniósł się wiatr, zesłany przez jachwę i przyniósł od morza przepiórki i rzucił na obóz z obu jego stron na dzień drogi, i pokryły ziemię na dwa łokcie wysoko. Ludzie byli na nogach przez cały dzień, przez noc i następny dzień, i zbierali przepiórki. Kto mało zebrał, przyniósł najmniej dziesięć homerów i rozłożyli je wokół obozu. Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przerzute, gdy już zapalił się gniew Jachwe przeciw Ludowi, uderzył go Jachwę wielką plagą. Dlatego też nazwano to miejsce Kibrot Hattawa, bo tam pochowano ludzi, których opanowało pożądanie. Z kibrot ruszył lud do Haserot i tam rozbili obóz. Rozdział jedenasty. Temat. Narzekanie ludu. Odpowiedź Boga. Siedemdziesięciu starszych. Przy rozpatrywaniu Księgi Licz pod początku aż do dziesiątego rozdziału oglądaliśmy szczególny sposób, w jaki Bóg prowadził swój lud przez pustynię. Widzieliśmy także, jak zaopatrywał ich we wszystko, co było niezbędne do życia, zaspokajał ich potrzeby, rozwiązywał ich problemy. W tych dziesięciu rozdziałach można było zauważyć przejaw szczególnej mądrości, dobroci, łaski, miłosierdzia, a także szczodrości Boga Izraela. Obecnie podchodzimy do miejsca, gdzie ciemne chmury zaczynają się gromadzić nad głową Izraela. Aż do tego momentu oglądaliśmy Boga i Jego działanie. Obecnie jesteśmy wezwani, aby oglądać człowieka i godne opłakania jego ścieżki. Człowiek zawsze prezentuje sobą coś, co jest poniżającym, a nawet wręcz hańbiącym całą ludzkość. Człowiek zawsze i wszędzie pozostawał wiernym samemu sobie. Takim widzimy Jego w ogrodzie Eden, takim samym był na odnowionej przez wodę ziemi w Pustyni, w Kanaanie, takim oglądamy Jego i w Kościele. Przez okres tysiącleci pozostał takim samym. Widzimy, że człowiek ciągle znajduje się w stadium upadku i to upadku zupełnego. Każde jego podniesienie jest ponownym upadkiem. I tak w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju oglądamy Boga, Stwórcę Wszechświata. Wszystko zostało stworzone z Bożą dokładnością i doskonałością. Zostaje powołany człowiek do życia, aby karmić się owocami mądrości, łaski i siły Bożej. Jednakże już w trzecim rozdziale cały obraz zmienia się. Kiedy tylko człowiek zaczął działać, sam popada w grzech. Brak pokory doprowadza do strasznych następstw. Tak samo było i po potopie. Kiedy tylko minął gniew Boży i zaraz po przejściu strasznego chrztu wodą, pojawia się znów człowiek cudownie ocalały, jednak sam sobie pozostaje tym samym, co był poprzednio. I ponownie udowadnia, że nie potrafi podporządkować siebie ziemi i zabładnąć nią, a nawet więcej, człowiek nie potrafi zapanować nad samym sobą. Rozdział dziewiąty. Następnie oglądamy Izraela zaraz po wyjściu i przejściu przez morze, stawia sobie złotego cielca. Jeszcze dobrze nie zapoznali się ze swoją służbą kapłani, synowie Arona, a już przynoszą ogień obcy. Zaraz po wyborze na króla Saul okazuje się samowolnym i nieposłusznym. Podobne fakty odnotowują także stronicę Nowego Testamentu. Ledwie zdążył się pojawić Kościół na ziemi zaraz po potężnym zlaniu Ducha Świętego, zaraz po zlaniu potężnych darów, a rozlegają się słowa narzekania i niezadowolenia. Czyli możemy powiedzieć, że cała historia ludzkości od początku aż do końca przez wszystkie epoki odnotowuje upadek i odstępstwa od Boga. Porządek rzeczy pozostaje bez zmiany, podobnie jak było w ogrodzie Eden tak też będzie do tysiąclecia, a także i w samym tysiącleciu. Porównaj Objawienie 20, wiersz 7. Powinniśmy bardzo wnikliwie spojrzeć na ten fakt, aby on został głęboko zapieczętowany w naszych sercach. To nam pomoże wzruszyć fałszywe przedstawienie i wyobrażenie, które my mamy na temat człowieka. Należy zdawać sobie sprawę, że tak srogi sąd, który dotknął króla babilońskiego właściwie, Dotyczy całej ludzkości, oskarżając każdego syna, każdą córkę upadłego Adama słowami: Zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Daniel 5,27. Czy każdy z czytających, jak też i piszących te słowa jest świadomy tego wyroku? Jest to bardzo poważne zagadnienie. Chcemy ten temat podkreślić z całym naciskiem i mocą. Powiedzmy sobie prawdę. Czy należymy do grona dzieci mądrości? Porównaj Łukas 735. Przyznajesz rację we wszystkim Bogu, a osądzasz samego siebie? Czy zająłeś właściwe miejsce grzesznika upadłego, winnego, zasługującego na potępienie i piekło? Jeżeli tak, to Chrystus jest dany Tobie, On umarł, aby zdjąć z Ciebie grzechy. Zaufaj całkowicie Jemu i wtedy wszystko, czym On włada, stanie się Twoim udziałem. On jest Twoją mądrością, usprawiedliwieniem, Twoją świętością i odkupieniem. Wszyscy, którzy z całego serca i w prostocie swojej wiary zaufali Jezusowi Chrystusowi, zupełnie porzucili grunt grzechu i osądzenia, na którym poprzednio stali. I teraz Bóg widzi ich na nowej drodze do życia wiecznego, usprawiedliwionych i uświęconych. Oni zostali przyjęci przez Boga w zmartwychwstałym i zwycięskim Jezusie Chrystusie. Przez to miłość osiąga kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak jak on jest w niebie, tak i my jesteśmy na tym świecie. 1 Jana 4:17. Chcielibyśmy prosić każdego, kto będzie słuchał te słowa, aby nie poprzestawał na czymkolwiek połowicznym. Dopóki to tak bardzo ważne zagadnienie nie zostanie doprowadzone do rozwiązania. Dopóki w świetle obecności Bożej nie zobaczy siebie w pełni pojednanym z Chrystusem. Bardzo pragniemy, aby Duch Święty podziałał na serce i na sumienie nieodrodzonego, który jeszcze nie podjął decyzji, aby iść wyłącznie za Chrystusem i aby przyprowadził go do nóg Chrystusa. Powróćmy do naszego rozdziału. Lecz lud zaczął szemrać przeciwko Jachwę, narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał, Jachwę zapłonął gniewem. Zapalił się przeciwko nim ogień Jachwę i zniszczył ostatnią część obozu. Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do Jachwę i wygasł ogień. Dlatego też dano temu miejscu nazwę Tebera, gdyż ogień Jachwę wśród nich zapłonął. Dłum pospolitego ludu, który był wśród nich, był wygłodniały. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: Któż da nam mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, które darmo jedliśmy w Egipcie: ogórki, melony, pory, cebule i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego oczy nasze nie widzą nic poza manną od pierwszego do szóstego wiersza godne opłakania serce odsłania swoje oblicze. Zostają odsłonięte dla naszego wzroku jego pragnienia i dążenia. Naród zaczyna wzdychać za Egiptem z zawiścią i zazdrością, wspomina o owocach, o kotłach pełnych mięsa. Natomiast nic nie mówią o uderzeniach, sińcach, ranach, które były zadawane przez nadzorców nad robotami. Oni nic nie mówią o zmęczeniu i wyczerpaniu, do którego doprowadziły ich prace przy produkcji cegieł. Oni pamiętają tylko źródła, z których były zaspokajane ich pragnienia ciała. O jak często to samo dzieje się i z nami. Kiedy serce traci świeżość pochodzącą od Bożego życia, kiedy rzeczy niebiańskie tracą dla Niego wartości, kiedy słabnie w nas pierwsza miłość, kiedy Jezus Chrystus przestaje być jedynym naszym udziałem, kiedy modlitwa i Słowo Boże traci dla nas swoje znaczenie i staje się tylko mechanicznym obowiązkiem. Wtedy wzrok nasz przenosi się na świat, a za wzrokiem podąża serce, za sercem idą nogi. I w tym momencie my zapominamy, czym dla nas był świat, kiedy żyliśmy w nim i byliśmy jego częścią. Zapominamy, jaką niewolę, zmęczenie musieliśmy codziennie znosić, służąc grzechowi i szatanowi. Nasze myśli są skierowane tylko na zaspokajanie naszych cielesnych pożądań i uwolnienie od wszelkich życiowych niedogodności. Od wszelkiej walki ze złem oczekujących naród boży i na drodze przez pustynię tego świata. To wszystko, brane pod uwagę, powinno doprowadzić duszę do samoosądzenia i bardzo poważnego zastanowienia się nad tym wszystkim. Niestety było to straszne położenie tych, którzy zaczęli iść śladami Boga, a potem przesycają się dobrocią Bożą, która towarzyszyła im na drodze za Bogiem. O, jak bardzo ciężko dla Jahwe było słuchać słowa, które dolatywały do jego uszu. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. O Izraelu, czegóż ci brakowało? Czyż nie powinniście być zadowoleni z manny z tego niebiańskiego pokarmu? Czyż nie powinniście być zadowoleni z tego, co wam darowała ręka Boża? A jak jest z nami? Czy jesteśmy zadowoleni z manny niebiańskiej, która została nam darowana? A cóż oznaczają te różne nieporozumienia i wątpliwości w to, czy chrześcijanin może to lub tamto czynić, lub brać w tym czy w tamtym udział, lub czy może chodzić na różnego typu rozrywki świeckie? Czyż nieraz słyszymy z ust ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami słowa – w jaki sposób mamy więc spędzić nasz wolny dzień? Przecież cały czas nie możemy myśleć i rozmawiać o Chrystusie i o niebie. Musimy mieć też i inne rozrywki. Czyż te słowa nie przypominają nam częściowo słów, z którymi Izrael występuje przeciwko Bogu w tym jedenastym rozdziale Księgi Liczb? Niestety, pomiędzy tym wszystkim występuje zbieżność, a wiemy, że i od tego wszystkiego zależą rezultaty. Już sam fakt, że my szukamy dla siebie różnych rozrywek, wskazuje, że Chrystus nas nie zadowala, nie potrafi wypełnić naszych serc. A jak bardzo często lekceważymy naszą Biblię i zamiast tego, aby zająć się interesującym czytaniem tej wspaniałej księgi, to my tracimy bezpowrotnie drogocenny czas na bezmyślną i niszczącą nas literaturę, o czym świadczą gazety, które my tak często czytamy, o czym świadczy Biblia leżąca na półce pokryta kurzem. Czy podobne fakty nie świadczą same za siebie? Czyż nie jest to fakt oczywisty, że już nam zbrzydła niebiańska manna, a chcemy ogórków, melonów, cebuli, czosku, ziemi egipskiej? Jest rzeczą konieczną, abyśmy porozmyślali nad tym wszystkim i to bardzo poważnie. Niech Bóg nam pomoże żyć według Ducha, żeby Chrystus był zawsze najważniejszym naszym udziałem. Gdyby Izrael w pustyni chodził zawsze w pokorze przed swoim Bogiem, nie mógłby powiedzieć: Oczy nasze nic nie widzą poza manną. Ta manna powinna była ich w pełni zadowalać. To samo dotyczy i nas, jeżeli my w pełni chodzimy przed naszym Bogiem w pustyni tego świata, to nasze dusze w pełni będą zadowalać się udziałem darowanym nam przez Boga. A tym udziałem jest Jezus Chrystus, Pan nasz z nieba. Mając tego za nasz udział, czyż możemy mieć w czymkolwiek potrzebę? Czyż On nie syci serca w pełni oddanego Bogu? Czyż on nie napełnia niebios chwałą swoją? Czyż to nie do niego niosą się pochwalne hymny aniołów? Czyż to nie jemu oddają aniołowie cześć i chwałę? Czyż to nie on stał się jedynym wiecznym celem wiecznych planów i zamiarów Bożych? Te wszystkie zamiary i odwieczne plany Boże odnoszą się do dalekiej przyszłości, kiedy to już będą zrealizowane. Cóż możemy odpowiedzieć na te wszystkie pytania? Cóż możemy powiedzieć poza jednym słowem? Tak, i to wypowiedzianym z głębi serca bez najmniejszej wątpliwości. I cóż więcej powiemy, czy możliwym jest, że ten syn, umiłowany przez Ojca, osoba, która jest obleczona głęboką tajemnicą świętości, którego drogi są pełne światłości i świętości, pełne chwały, którego charakter przedstawia nam pełną boskość i niewyrażone piękno, czy możliwym byłoby, aby on był niewystarczającym dla naszego serca? Czy jeszcze czegoś nam nie dostaje w Nim? Czy wobec tego należy jeszcze, aby artykułami z gazet lub innego rodzaju literaturą, zapełniać pustkę naszych serc? Czy możemy przypisywać różnego rodzaju rozrywki lubiane przez nas Chrystusowi? Jest nam bardzo przykro, że musimy przypominać to wszystko, jest to bardzo smutny fakt. Niestety jednak konieczność skłania nas do tego. Dlatego też zwracamy się do naszego słuchacza z pytaniem: Czy Ty wobec tego wszystkiego uważasz, że Chrystus nie może zaspokoić pragnienia Twojego serca? Czy posiadasz potrzeby, które On nie może zrealizować? Jeżeli tak, to stan duszy Twoje jest wręcz tragiczny. Ty musisz przemyśleć to zagadnienie w całości. Upokój się przed Bogiem, osądzając samego siebie, otwórz przed nim swoje serce, wypowiedz o wszystkim, co jest w nim ukryte. Wyznaj o tym, jak bardzo nisko upadłeś, jak daleko odszedłeś od niego, skoro on ciebie już nie potrafi zadowolić. Wyznaj wszystko Bogu i nie zaspokajaj się niczym połowicznym, dopóki w pełni nie wstąpisz do pełnej społeczności z nim, wyumiłowanym Jego synu. Obecnie powróćmy do naszego rozdziału. Najpierw zwróćmy naszą uwagę na wyrażenie, które zawiera dla nas bardzo ważne ostrzeżenie. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, był wygłodniały i Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc, nic bardziej nie szkodzi dziełu Chrystusa, nie przynosi więcej szkody dla dusz należących do Niego, jak zbliżanie się, zbratanie się z ludźmi z niejasnym pojęciem lub pomieszanymi pojęciami i poglądami. O wiele bezpieczniej jest mieć do czynienia z ludźmi, którzy są otwartymi wrogami Chrystusa. Szatan doskonale sobie zdaje sprawę z tego. Dlatego też zawsze stara się ze wszystkich swoich sił, aby naród Boży zbliżyć z ludźmi o nieokreślonych poglądach. A z drugiej strony do tego, aby takie niejasne, niemające potwierdzenia doktryny przeniknęły do tych, którzy chcą iść śladami Chrystusa oddzielając się od tego świata. W Nowym Testamencie bardzo często spotykamy tego rodzaju przypadki. O tym wszystkim jawnie wypowiada się Ewangelia, o tym samym świadczą historyczne dane odnotowane w dziejach apostolskich. I tak w Ewangelii Mateusza 13 rozdział jest mowa o pszenicy i plewach. W dziejach apostolskich czytamy o ludziach, którzy przybrali wygląd pobożny i znaleźli się w kościele, a jednak pozostali tym, czym byli poprzednio, stając się bardzo podobnymi do tych. O których czytamy w 11 rozdziale Księgi Liczb. W listach także znajdujemy opis elementu znajdującego się w Kościele Bożym. To właśnie staraniem szatana dostali się niektórzy do kościoła, by skazić żywe świadectwo Boże, a tym samym niepokoić prawdziwie żyjące dusze. I tak apostoł Paweł mówi o tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia. Galacjan 2,4. Apostoł Juda także mówi o tym samym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy już dawno są zapisani na to potępienie. Juda 4. Wszystko to pokazuje nam bardzo wyraźnie, że konieczna jest wszechstronna czujność. I nie tylko wszechstronna czujność, ale należy przebywać w ciągłej zależności od Boga, który jako jedyny jest w stanie zachować i ochronić od elementów, które są bardzo szkodliwe dla nas, a są obce wobec Niego. Tylko on może odgrodzić od zetknięcia się z ludźmi, którzy są chwiejnymi o podejrzanej szczerości. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, był wygłodniały i Izraelici również zaczęli płakać. I tak tłum pospolitego ludu, który znajdował się pośród nich, zaczął wykazywać niezadowolenie, a tym samym gardził Bożą manną. Ponieważ jednak lud Boży miał bezpośredni kontakt z nimi, to samo udzieliło się im. Lud Boży znalazł się na krawędzi utraty niebiańskiej manny, i tak powinniśmy być całkowicie, zawsze zdecydowani, aby odpowiadać się po stronie Chrystusa, być Jemu całkowicie poddanymi. Kiedy społeczność Boża uczy się chodzić przed obliczem Bożym sercem, zupełnie oddanym dla Chrystusa i oddzielonym od tego świata Jego wpływów, to wtedy nie będziemy tak mocno narażeni na wtargnięcie świeckich wpływów do naszej społeczności. Chociaż szatan będzie starał się, aby użyć całej swojej piekielnej chytrości, abyśmy zapomnieli o Bożym świadectwie. On także ciągle stara się wprowadzić pomiędzy ludzi wierzących fałszywych braci, którzy będą się starali, aby skazić świadectwo Boże. Ci ludzie, wkradając się do społeczności dzieci Bożych, bezczeszczą imię Boże. Szatan. Doskonale wiedział, jaką korzyść uzyska wprowadzając tłum pospolitego ludu do społeczności Izraela. I chociaż następstwa nie zostały od razu zauważone, to jednak musiały wyjść na jaw. Naród Izraela został wyprowadzony z Egiptu możną ręką Jahwe. Bez przeszkód przeszli Morze Czerwone. Śpiewał hymn pochwalny ku czci Boga po przejściu przez morze. I wydawało się, że przed nimi rozpościerała się wspaniała przyszłość. Jednak tłum ludu pospolitego zmniejszał się z nimi i wpływ ich na lud uwidocznił się. I tak zawsze dzieje się wśród narodu Bożego, zawsze w każdym przebudzeniu możemy zauważyć obecność zarodka upadku. I tak najpierw to wszystko jest przykryte potokiem, wszystko obejmującej łaski Bożej. Następnie, kiedy ten potok zaczął się zmniejszać, przyczyna upadku wychodzi na wierzch. To jest bardzo poważne zagadnienie i wymagające szczególnej czujności. To zagadnienie dotyczy zarówno całej społeczności, jak i pojedynczego jej członka. W czasie pierwszych chwil naszej duchowej młodości. Potok Bożej łaski jest na tyle obfity w błogosławieństwo Boże, że wiele spraw z naszego życia może pozostawać nadal nieosądzonych. Jednak to już są właśnie nasiona posiane ręką diabła na roli, które w swoim właściwym czasie wydadzą plon. Z tego widzimy, jak oczywistym staje się dla Kościoła, a także dla każdego członka oddzielnie. Potrzeba wielkiej czujności, aby nie pozwolić wrogowi szkodzić naszej duszy. Kiedy serce prawdziwie należy do Chrystusa, wszystko kończy się z korzyścią dla naszych dusz. Bóg jest miłosiernym dla nas. On troszczy się o nas i ochrania nas od wpadnięcia do wrogiej sieci. Niech nauczy nas sam Bóg ufać mu stale i całkowicie i za wszystko go uwielbiać. Jednakże my nie możemy nauczyć się także i wielu innych lekcji, które zostały zawarte w tym rozdziale księgi liczb. Tutaj jesteśmy świadkami nie tylko upadku społeczeństwa Izraela, ale także wahania się u samego Mojżesza, który jest zmęczony niesieniem ciężkiego jarzma, włożonego nań. Rzekł więc Mojżesz do Jachwe, czemu tak źle się obchodzić ze sługą swoim? Czemu nie jesteś dla mnie łaskawy i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem? Żeś mi powiedział, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię i zanieś go do ziemi, którą przysiągłeś dać ich przodkom? Skądże wezmę mięsa, aby dać ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają, daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Jeśli tak chcesz ze mną postępować, to raczej mnie zabij, jeśli jesteś dla mnie łaskawy, bym już nie patrzył na swoje nieszczęście. Od 11 do 15 wiersza. Naprawdę, zadziwiająca rzecz. Jesteśmy dalecy od pragnienia przypatrywania się. I dziwienia się upadającym sługom Bożym, takim jak był Mojżesz. W Nowym Testamencie o takich upadkach nie wspomina się, a jest to dla nas pokrzepiającym. Jak wynika z innych miejsc Słowa Bożego, Duch Święty świadczy o Mojżeszu, że Mojżesz był wiernym w całym domu Jego. Porównaj Hebrajczyków 3:2. I podobnie jak wszyscy święci mężowie Starego Testamentu, zajął miejsce wśród duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu. Hebrajczyków 12, 12,23. I kiedy tylko jest mowa o nim w Nowym Testamencie, to zawsze jest wypowiedź pełna szacunku względem wiernego sługi Bożego, zaszczytne naczynie. Dlatego nie możemy jego postępowania osądzać. Kiedy jednak czytamy Stary Testament, to widzimy, że Duch Boży z wielką dokładnością podaje opis tego wydarzenia. W jakim celu więc to czyni? Dla nauki, dla nas. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Rzymian 15:4 Jakaż więc nauka została zawarta w tych wersetach liczb 11 rozdział od 11 do 15 wiersza? Gdzie tak dokładnie zostało opisane nam to wydarzenie? Uznajemy więc z tego faktu to, że przebywanie w pustyni odsłania niedostatki ukryte w sercach nawet najlepszych z nas. To właśnie tutaj wychodzi na wierzch zło mieszkające w sercach naszych. A ponieważ Księga Liczb jest według swojego charakteru Księgą życia w pustyni, to musimy liczyć się z tym, że to właśnie w niej znajdziemy opisy upadków i niemocy wszelkiego rodzaju. Duch Boży zapisał w tej Księdze wszystko z wielką dokładnością. On nam pokazuje ludzi takich, jakimi oni są w rzeczywistości. Dlatego też chociażby sam Mojżesz zgrzeszył ustami swoimi, jego grzech zostaje odnotowany i zapisany jako ostrzeżenie dla nas. I w momencie rozpatrywanej przez nas historii jego życie wpada w błąd pod brzemieniem wielkiej odpowiedzialności leżącej na nim. Niektórzy mogą tutaj powiedzieć, to dla nas nie jest zupełnie dziwnym, że takie jarzmo było ponad siły dla tego człowieka. Jednak cała sprawa w rzeczywistości sprowadza się tylko do jednego. Czy ten ciężar był zbyt ciężkim dla ramienia Bożego? Czyż z Mojżeszem nie było Boga żywego? A czyż skoro Bóg był z nim, to nie było dla niego w zupełności wystarczającym? Czyż dla Boga nie było czymś zupełnie obojętnym działanie przez jednego czy przez wielu ludzi? W nim Jednym jest zawarta pełnia wszechmocy, mądrości i łaski, to On jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa a dla wiary jest to zupełnie obojętnym, czy istnieje tylko jeden lub tysiące przewodów, po których spływa Boża pełnia. Tutaj musimy odnotować cudowną moralną podstawę, która ma zastosowanie względem wszystkich sług Bożych. Oni powinni pamiętać, że jeżeli Bóg czyni odpowiedzialnym za jakieś dzieło to on właśnie czyni jego sposobnym do wykonania tego dzieła. Zupełnie inaczej by się przedstawiała sprawa z człowiekiem, który sam z własnej inicjatywy wziąłby się za dzieło bez wyraźnego Bożego polecenia lub sam by wyszedł z tego rodzaju inicjatywą. Kiedy jednak sam Jachwe stawia człowieka w obojętnie jakie położenie, to obdarowuje jego siłą, czyniąc możliwym to wykonanie. Nigdy też Bóg nie wysyłał żołnierza na wojnę, który by pozostawał na swoim własnym żołdzie. My mamy tylko jedno zadanie oczekiwanie na wyraźne jego wskazówki. I to jest jedyna obowiązująca zasada wszystkich jego sług. I nigdy nie doznamy upadku, jeżeli będziemy całkowicie liczyli tylko na niego, jeżeli będziemy czerpali siły tylko z jego źródła. Nasze małe cysterny. W bardzo krótkim czasie całkowicie wysychają. A nasz wielki wódz, Pan Jezus Chrystus mówi. Jeżeli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza Jan 7.38. To jest wielka lekcja dla wszystkich przechodniów pustyni, aby osiągnąć postępy w podróży przez pustynię. To wszystko musi się znaleźć w naszym sercu. Gdyby Mojżesz wyuczył się dobrze tej wspaniałej lekcji, On by nigdy nie wypowiedział słów: Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? Jego wzrok byłby utkwiony w Bogu jedynym. On by zrozumiał, że On sam jest tylko narzędziem w ręku Boga, który jest źródłem wszystkiego dobra. A zasoby jego są niewyczerpalne. Mojżesz, na pewno by nie znalazł wystarczającej ilości pokarmu w pustyni dla tak licznego ludu, nawet na jeden dzień. Jednak Jachwe może zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkających na Ziemi i to na zawsze. A jak jest z nami? Czy wierzymy prawdziwie temu wszystkiemu? Czy nigdy w to nie wątpimy? Czyż my bardzo często nie myślimy, że to my musimy stawić czoła wszystkim przeciwnościom, zamiast to wszystko pozostawić Bogu? Czy wobec takiej postawy należy nam się dziwić, że tak często nie domagamy, chwiejemy się i upadamy? Czy możesz miał podstawę, aby powiedzieć: Ja sam, jeden, nie mogę unieść ciężaru tego narodu, on jest zbyt ciężkim dla mnie? Było tylko jedno serce, które mogło podnieść i nosić taki ciężar, a to było serce umiłowanego Pana, który to wtedy, kiedy Izraelici padali pod ciężarem nałożonym im przez Egipcjan, koło gorących pieców przyszedł ich wybawić z ręki wrogów, który nie tylko ich wybawił, ale także szedł z nimi, postawił swój przybytek pośród nich, w którym także przebywał. Tylko on i jedynie on mógł ich prowadzić. Tylko Jego wypełnione miłością serce, Jego wszechmocna ręka mogłaby dokonać tego wspaniałego dzieła. Gdyby Mojżesz w pełni był świadomym tej siły, On nie mógłby powiedzieć: Jeśli chcesz ze mną tak postępować, to raczej mi nie zabij, jeśli jesteś dla mnie łaskawy, bym już nie patrzył na moje nieszczęście. Wierz 15. To był naprawdę bardzo ciemny dzień w historii wielkiego sługi Bożego. To nam przypomina częściowo proroka Eliasza siedzącego pod krzakiem jałowca i pragnącego umrzeć. I rzekł: Wielki już czas, o Jahwe, odbierz życie, bo nie jestem lepszy od mych przodków. Pierwsza Królewska 19:4. Czyż nie było to wspaniałe wydarzenie, kiedy ich spotykamy na górze przemienienia? To wszystko świadczy, że myśli Boże nie są takie jak myśli nasze, i drogi Boże przewyższają drogi nasze. Bóg przygotował dla Mojżesza i Eliasza coś, co było znacznie lepszym ponad to, czego oni życzyli dla siebie. Dzięki jego łasce i miłosierdziu on nie czyni stosownie do głosu naszego strachu i lęku i tak, gdzie nasze serca upadają i oczekują na śmierć i boleść. On darowuje zwycięstwo, życie i chwałę. Nie możemy jednak nie zauważyć tego, że wyrzekając się tego tak bardzo odpowiedzialnego miejsca, Mojżesz wyrzeka się także od zajęcia honorowego, pełnego uznania miejsca, a także od związanych z tym przywilejów. A to jest widocznym dla nas treści słów wypowiedzianych przez Boga. Wtedy rzekł Jachwę do Mojżesza. Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z Tobą. Wtedy ja stąpię i będę z Tobą mówił: wezmę z ducha, który jest w Tobie, i dam im, i będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu, a Ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. 16. 17. wiersz. Czy wybór siedemdziesięciu mężów pomnożył siłę Mojżesza? Żadnej nowej siły duchowej to nie dało, a to dlatego, że to ciągle była ta sama siła ducha Bożego, która już spoczywała na Mojżeszu. W rezultacie czego zamiast jednego człowieka to teraz był Mojżesz plus siedemdziesięciu ludzi. Ale wzrost liczebności ludzi wcale nie spowodował wzrostu siły duchowej. Ten wzrost liczby mężów na pewno zmniejszy obowiązki, jakie spoczywały na Mojżeszu, ale także były przyczyną pomniejszenia jego czci i godności. Zamiast tego, aby on był jedynym narzędziem w ręku Boga od tej chwili, on stał się jednym z wielu narzędzi działających wspólnie. Możemy tutaj powiedzieć, że Mojżesz, jako wierny sługa Boży. Wcale nie szukał własnej chwały, on wolał pracować w cieniu iść drogą niezbyt widoczną, pozostać osobą skromną. To na pewno było prawdą, ale na pewno nie ma żadnego odniesienia do zagadnienia, o którym my tutaj mówimy. Jak już wkrótce będziemy się mogli przekonać, Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na Ziemi. Dlatego też nawet nie chcemy dopuścić do siebie nawet myśli, żeby ktoś z żyjących ludzi na Ziemi mógł postąpić lepiej niż to uczynił Możesz. Tym niemniej mamy tutaj bardzo pouczającą lekcję. Jeden z lepszych wśród ludzi upada. Z tego jedenastego rozdziału staje się dla nas jasnym, że w tym czasie Mojżesz nie posiadał pełni wiary. W tym krytycznym momencie traci równowagę duszy. Stan, który jest tak dobrze znany wszystkim ludziom, a którego centrum jest żywy Bóg. A do tego twierdzenia dochodzimy nie tylko widząc Mojżesza, który chwieje się w wierze, znajdując się pod ciężarem odpowiedzialności za naród, ale także na podstawie wypowiedzianych słów dalszej części. Ludowi zaś powiedz, oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Jachwę i wołaliście: Kto da nam mięsa, byśmy jedli? O, jak nam dobrze było w Egipcie! Teraz dawam Wam Jachwę mięso do jedzenia. Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień, albo dwa, albo pięć, czy dziesięć, lub dwadzieścia, lecz przez cały miesiąc, aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem. Odrzuciliście, bowiem Jachwę, który jest pośród Was. I narzekaliście, bowiem przed nim mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. Odpowiedział Mojżesz: 600 tysięcy mężów, pieszych, liczy ten lud, pośród którego jestem, a ty mówisz: dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc? Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czy będzie im dosyć? Jachwe jednak odpowiedział Mojżeszowi: czyż ręka Jachwe jest zbyt krótka? Zobaczycie, czy mowa moja się spełni, czy też nie od 18 do 23 wierszy. W tym wszystkim widzimy robotę Ducha niewiary, który wszystkimi siłami starał się aby ograniczyć siłę Świętego Izraelskiego, wszechmogącego, władcy nieba i ziemi, Boga stwórcy wszechświata. Stwórcy wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, czyżby on nie mógł nakarmić mięsem sześćset tysięcy pieszych? Niestety, właśnie w tej dziedzinie grzeszymy wszyscy. Niezbyt poważnie traktujemy fakt, że mamy do czynienia z Bogiem żywym. Wiara zawsze oczekuje działań Bożych, żadne przeciwności, przeszkody w jej mniemaniu nie mogą cokolwiek uczynić. Gdyż dla wiary poza Bogiem nie istnieje nic. Wiara zawsze wszystko wręcza Bogu. Na wszystkie trudności, niebezpieczeństwa patrzy z uśmiechem. Wiara wszystko powierza Bogu, dlatego że dla wiary jest zupełnie obojętnym, czy ma do czynienia z 600 tysięczną armią pieszych, albo z wieloma milionami ludzi. Ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że obecność Boga jest wystarczającym dla zaspokojenia wszelkich potrzeb. W jedynym Bogu znajdą się wszystkie źródła wiary. Niewiara mówi, jak to możliwe, ona zawsze wstawia swoje jak. Wiara natomiast na tysiące takich wątpliwości stawia jedno słowo, a tym słowem jest Bóg. I wyszedł Mojżesz, aby oznajmić ludowi słowa Jachwe. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Jahwe stąpił w obok i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 24, 25 wiersz. Prawdziwa tajemnica postępu w każdej służbie zawarta jest w duchowej sile. To nie geniusz, nie rozum, nie energia ludzka, ale to siła ducha Bożego. A to, co prawdziwym, sprawiedliwym w czasach Mojżesza, to także takim samym jest i w naszych dniach. To mówi Jahwe do Zorobabela, nie siła, nie moc, ale duch mój, tak mówi Jahwe zastępów, Zachariasz 4,6. Wszyscy Boży słudzy powinni o tym pamiętać, gdyż to jest pokrzepieniem dla serca, dając ciągłą świeżość jego służbie. Jeżeli człowiek liczy na swoje własne dary i możliwości, to wkrótce rozczaruje się tym wszystkim. Niepotrzebnymi okażą się jego zdolności, talenty, wielkie obeznanie, oczytanie, wielka znajomość, jeżeli tylko Duch Święty nie jest źródłem Jego siły i służby, gdyż wcześniej lub nieco później i tak to wszystko utraci swoją świeżość i swoją prawdziwość. Dlatego też jest ogromnie ważnym, aby ludzie oddający swoje siły w służbie Kościoła Bezustannie opierali się na służbie Ducha Świętego i na Jego sile. Tylko On zna potrzeby ludzi, tylko On może te potrzeby zaspokoić. Jest koniecznym, aby człowiek całkowicie ufał Bogu, bezustannie przybiegał do Boga i oczekiwał na Jego pomoc. Zupełnie czymś beznadziejnym okazuje się częściowe opieranie się na sobie, a częściowe na Duchu Świętym. Jeżeli w nas znajduje się choćby najmniejsza doza samonadziei, to ona doprowadzi do katastrofy. Ona i tak dojdzie do głosu, a w rezultacie do przykrych następstw. Należy więc całkowicie wyrzec się samych siebie, jeżeli tylko chcemy się stać naczyniami Ducha Świętego. To wszystko na pewno nie mówi nam, że nie powinniśmy mieć usilnego starania o dzieło które zostało nam powierzone to nie mówi że możemy zaniedbywać nauki słowa Bożego powinniśmy bardzo dbać o to żeby w naszym życiu był ciągły wzrost duchowy aby odnoszone były zwycięstwa nad wszelkiego rodzaju pokusami cielesnymi gdyż wierzymy że czym więcej będziemy świadomi naszej osobistej niemocy to tym bardziej będziemy liczyli na pomoc Ducha Świętego i z coraz większym zaangażowaniem będziemy wgłębiali się w tajemnice Bożej księgi, doświadczając we wszystkim własne serce, czy jest ono w pełni napełnione Bożym Słowem, człowiek wpadłby w zgubne zabłądzenie, gdyby tylko zsyłał się na swoją przypuszczalną zależność od Ducha Świętego, a tym samym to posłużyłoby dla lekceważenia nauki Pisma Świętego. On przestałby uważać za konieczne czytanie Pisma Świętego z modlitwą o wyjaśnienia, także nie zważałby na stan swojej duszy. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby Twój postęp był widocznym dla wszystkich. 1 Tymoteusza 4,15 Tutaj należy powiedzieć wyraźnie, że Duch Święty jest niewyczerpalnym, żywym źródłem wszelkiej służby Bożej. Tylko Duch Święty może dać świeżość i boską pełnię skarbom ukrytym w słowie Bożym, i dzięki bezgranicznej, niebiańskiej pełni wszechmocy może je przetworzyć i dać pragnącym duszom. Sprawa tutaj nie dotyczy odkrycia prawd, ale tylko oświecenia przez Ducha Świętego Słowa, a także o wpływ Ducha Świętego na stan moralny i duchowy narodu Bożego. Oto prawdziwe zadanie służby. Sam człowiek może setki razy wyjaśniać jakieś miejsce, cytat Słowa Bożego jednym i tym samym ludziom, i za każdym razem może wnosić nową duchową świeżość w swoim głoszeniu o Chrystusie. Może także człowiek wytężać swój umysł, aby umieć podkreślić nowy punkt widzenia tekstu Słowa Bożego, usiłować nadać Jemu szczególną jasność w rozumieniu, a mimo to w tym całym wysiłku może nie być choćby jakiegokolwiek, choćby najmniejszego zdecydowania duchowego. Wszystko to powinno mieć odniesienie w stosunku do pojedynczego członka, jak też i do całego kościoła. Człowiek może zostać powołanym, aby opowiadać Ewangelię, obojętnie w jakim miejscu, choćby przez 50 lat, albo w 50 różnych miejscach w ciągu jednego roku. Może także głosić jeden człowiek w wielu miejscach lub choćby siedemdziesięciu w jednym i tym samym. To w tym wszystkim czas ilość opowiadających jest mało ważnym. Ważnym jest tylko jedno: czy za tym wszystkim stoi siła ducha świętego. Z podobnym wydarzeniem spotykamy się w tym jedenastym rozdziale księgi liczb. Taka rzecz wydarzyła się właśnie w życiu Mojżesza. Jakość siły wcale nie wzrosła, ale duchowa siła darowana Mojżeszowi została podzielona i na 70 mężów, którzy przyszli z Mojżeszem, aby stanąć przed obliczem Boga. Bóg może wykonać swoje dzieło za pośrednictwem jednego człowieka, a także i przez 70 ludzi. Co nie oznacza wcale, że tym samym zmieniła się wielkość dzieła wraz ze wzrostem liczby ludzi. Jeżeli jednak Bóg nie działa, to i siedemdziesięciu nie uczyni więcej niż jeden. W naszym życiu jest szczególnie ważną rzeczą, abyśmy pamiętali zawsze, jaką rolę w naszej duszy odgrywa obecność Boża. Obecność Boża jest jedynym źródłem siły i świeżości ducha, zarówno dla kaznodziei, jak i dla każdego sługi Bożego. Kiedy człowiek może powiedzieć: wszystkie moje źródła są w Bogu to na pewno nie będzie musiał myśleć o sferze swojej działalności lub o możliwościach wykonania jej. Kiedy jednak tego nie ma, to człowiek istotnie będzie chciał dzielić z innymi swoją pracę i swoją odpowiedzialność. Przypomnijmy sobie, z jak wielkim trudem możesz czynić wszystko, aby tylko nie iść do Egiptu, będąc bezpośrednio uzależniony od Boga. Kiedy tylko koło jego boku stanął człowiek, Aaron, to on od razu z radością zgadza się. Przeczytajmy dokładnie początek Księgi Wyjścia, czyż nie jest tak samo i z nami? My lubimy wszystko to, co ma przyjemny wygląd dla naszych oczu. Natomiast bardzo trudnym wydaje się dla nas poleganie na niewidzialnym. I kiedy my znajdujemy oparcie w nadłamanej czcinie, to okazuje się, że ona kaleczy naszą rękę. Porówna Izajasz 36, 6. Aaron był ciągle dla Mojżesza powodem do zmartwień. I tak jest z nami. Ludzie, o których my myślimy, że są dla nas niezbędnymi, są tylko dla nas ciężarem. Niechaj nauczy nas Bóg znajdowania zupełnego zaspokojenia tylko w żywym Bogu, aby nasze serce odpoczywało tylko w Bogu, ufając Mu całkowicie. Zanim zakończymy ten nasz rozdział, zechciejmy zwrócić naszą uwagę na duchowy sposób, w jaki Mojżesz wyszedł naprzeciw tej sytuacji, w której on sam siebie postawił. I tak czymś innym jest chęć rzucenia z siebie obowiązków, które zostały na nas włożone, aby wykonać określoną pracę, a czym innym jest pokora i czyste podejście do tych, którzy zostali powołani, aby z nami nieść nasz obowiązek. Są to dwie różne sprawy, co do których nie ma wątpliwości. W przedstawionej tutaj scenie możemy oglądać wprost wzruszającą szczerość i pokorę. Dwóch mężów pozostało w obozie: jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jezue syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł – Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł – czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud jachwę prorokował, oby mu dał jachwę swego ducha. Jest tutaj coś wspaniałego. Dla Mojżesza zazdrość była czymś zupełnie obcym. Duch zazdrości, nie dopuszczający do głosu kogokolwiek poza sobą, był obcym dla Mojżesza. Z pomocą Bożą Mojżesz mógł radować się z każdego przyjawu duchowej siły, obojętnie gdzieżby się ona nie przejawiała. On doskonale sobie zdawał sprawę, że tych dwóch ludzi mogło prorokować tylko pod wpływem Ducha Bożego. Czyż wobec tego należało zagłuszać ją, obojętnie gdzieżby się ona nie przejawiała? Odałby Bóg, aby jak najwięcej taki duch miał do powiedzenia i wśród nas. Niech pomoże nam Wszechmogący dążyć do tego z całego serca, abyśmy mogli radować się ze szczerego serca z tych wszystkich, którzy osiągają duchowe postępy, chociaż są dalecy od nas. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, od ducha zawiści, zazdrości. Które nie pozwala, aby człowiek mógł interesować się czymś innym poza swoim postępem i swoją pracą. Możemy być pewnymi, że kiedy Chrystus działa w sercach naszych, to możemy zaprzeć się samych siebie, wyjść, duchem objąć cały obszar pola działalności Bożej, błogosławionego nauczyciela naszego i miłować wszystkich pracowników Jego. Wtedy będziemy w stanie radować się w głębi duszy z postępu pracy Bożej. Obojętnie przez kogo, by ono nie było wykonywane. Człowiek, którego serce jest napełnione Jezusem Chrystusem i tylko Jezusem, ma możliwość powiedzenia szczerze, aby tylko nadal wzrastało dzieło Boże i aby tylko było uwielbiane imię Chrystusa, aby nadal pozyskiwane były dusze dla zbawienia, aby nadal była głoszona dobra nowina, aby była gromadzona owczarnia. Aby przybywało jak najwięcej owiec. A przez kogo to dzieło będzie wykonywane, to dla mnie jest obojętnym. Nie znam większej radości nad to, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. Koniecznością dla nas jest przebywanie w takim duchu, a to jest przeciwnością dla egoizmu, który szuka swojego własnego uznania, szuka takiej pracy, która daje możliwość naszemu własnemu ja, czołowe miejsce. Niechaj, więc, miłosierny Bóg uwolni nas od tego wszystkiego, a da nam pragnienie osiągnięcia stanu duszy, który był u Mojżesza, kiedy on powiedział do Jozłego: Czy jesteś zazdrosny o mnie? Niech by wszyscy w narodzie bożym byli prorokami, kiedy Bóg posłałby na nich ducha swojego. Końcowa część rozdziału przedstawia nam smutny stan ludzi, którzy, powodowani wielkim pragnieniem tego, co pragnęło ich serce, rzucają się na to. Połali rządzą na pustyni na próbę, wystawili Boga na odludziu. uczyni zadość ich żądaniu, lecz zesłał na nich zarazę. Psalm 106 wiersz 15. Otrzymali upragnione jedzenie, lecz to stało się dla nich źródłem śmierci. Oni bardzo chcieli mięsa, a wraz z mięsem otrzymali to, że przyszedł na nich gniew Boży. To jest tutaj dobitnie podkreślone. Niech Bóg nas ostrzeże, abyśmy bardzo poważnie. Odnieśli się do tego ostrzeżenia. Nasze serce jest pełne różnego rodzaju pragnień. Niebiańska manna nie zadowala jego. Ono pragnie czegoś innego. Bóg wypełnia nasze pragnienie, ale rezultatem tego jest osłabienie naszych sił duchowych, bezpłodność, aż wreszcie kończy się sądem bożym. Niech więc będą nasze serca oddane jedynie Bogu, niech jedynie On będzie naszym udziałem. W czasie naszej podróży przez pustynię tego świata, dopóki nie ujrzymy Jego w chwale. Rozdział 12. Temat. Narzekanie Miriam i Aarona. Ta krótka część Bożej Księgi liczb, która obecnie jest przed nami, może być rozpatrywana z dwóch stron. Jest ona bardzo bogata w pierwowzory, a także posiada duchowy sens, który powinien być stosowany w życiu. Związek małżeński Mojżesza z kobietą poganką jest dla nas cudownym pierwowzorem tajemnicy połączenia Kościoła z Chrystusem, który jest Jego głową. Już o tym była mowa, kiedy zastanawialiśmy się nad treścią księgi wyjścia. Jednak tutaj spotykamy się z tym w nowej sytuacji: Arona i Miriam. I tak wyższy przejaw łaski Bożej powoduje niezadowolenie ludzi, którzy wielki nacisk kładą na więzi rodzinne, jak też i na przywileje rodzinne. Ze świadectw przekazanych nam przez Nowy Testament wiemy, że to właśnie rozprzestrzenianie się działania łaski Bożej wśród Pogan spowodowało wielką nienawiść ku nim Żydów. Dla Żydów możliwość zbawienia Pogan była czymś nie do pomyślenia. Oni nie chcieli nawet o tym słyszeć. W jedenastym rozdziale listu do Rzymian w sposób bardzo jasny jest mowa o tym: Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego Wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. 30 i 31 wiersz. Wszystko to zostało nam obrazowo przedstawione w historii Mojżesza i tak on najpierw przyszedł do Izraela, do braci swoich według ciała. Na skutek swojego niedowiarstwa oni odrzucili jego przywództwo. Na skutek odwiecznych planów bożych to posłużyło jako środek okazania miłosierdzia dla poganki. To właśnie podczas swojego wygnania on wstąpił do mistycznego i mającego tak wielkie znaczenie pierwowzoru związku z kobietą poganką. Przeciwko temu właśnie związkowi występują według świadectwa tego rozdziału Miriam i Aaron. Sprzeciw ten spowodował gniew Boży i Boży sąd. Miriam została zarażona trądem aż do momentu dopóki na skutek wstawiennictwa Mojżesza Bóg się nad nimi nie zmiłował, i to tego samego człowieka, przeciwko któremu oni powstali. Jest to zawarty i naprawdę zadziwiający pierwowzór. Żydzi nie uwierzyli cudownej prawdzie miłosierdzia Bożego, dlatego też padł Boży gniew na nich. Jednak w rezultacie tego oni staną na gruncie, na którym już stoją poganie a jest to grunt wyższej łaski. Ta sytuacja jest dla nich upokarzająca, ponieważ oni zamierzali wytrwać na gruncie obietnic i powiązań cielesnych, byli spadkobiercami według ciała. Jednak taka była decyzja nieodmiennej mądrości i dobroci Bożej, która to włożyła z powodu tego cudowny hymn w usta apostoła Pawła. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśli Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Rzymian 11, rozdział od 33 do 36 wiersza. Taki jest sens tego pierwowzoru zawartego w tym rozdziale. Obecnie chcemy przyjrzeć się temu wszystkiemu, aby zrozumieć, jakie to może mieć praktyczne znaczenie. Miriam i Aaron mówili źle przeciwko Mojżeszowi z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął kuszytkę za żonę. Mówili: Czyż Jachwem mówił tylko z samym Mojżeszem? Czyż nie mówił również z nami? A Jahwe to usłyszał. Możesz, zaś był najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle Jachwę do Mojżesza, Arona i Miriam: Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje, a Jachwe stąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Miriam i Arona. gdyby dwoje podeszli, rzekł: Słuchajcie słów moich. Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia. Snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim mojżeszem, uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego, w sposób jawny, nie przez ukryte wyrazy. On też postać Jachwe ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko mojżeszowi źle mówić? I zapalił się gniew Jachwe przeciwko Nim. Odszedł Jachwe, a obok oddalił się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała, jak śnieg od trądu. Garon do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Pierwszego do dziesiątego wiersza. Nie można bezkarnie powstawać przeciwko słudze Bożemu. Możemy być pewni, że wcześniej czy później Bóg ukaże. W tym incydencie, który opisuje nam dwunasty rozdział, sąd Boży dotyka bezpośrednio Miriam. Miriam i Aaron zabłądzili, okazując sprzeciw wobec tego, kogo Bóg postawił wyżej niż innych i wobec tego, na kogo Bóg położył obowiązek wykonania Bożego zadania. A kto pomimo tego oskarżenia, Arona i Miriam działał zgodnie z odwiecznymi planami i myślami Najwyższego, a które podjęte przez Jahwe, Dotyczyły związku Chrystusa z Kościołem. Wszystkie odwieczne plany Boże skupiają się w Chrystusie i ze wszystkim, co jest związane z Chrystusem. Dlatego też powstanie na wszystkich sług Bożych, nawet tych samych, najsłabszych, najmniejszych, jest bardzo ciężkim grzechem. Jest jednak coś wzruszającego, coś szczególnego w zachowaniu Mojżesza, które staje się widoczne dla naszych oczu. On pozostaje nie tylko pokornym człowiekiem względem Eldada i Medada, ale w nieporównanie gorszej sytuacji, w której się znalazł względem Miriam i Aarona. I tak w pierwszym wypadku, zamiast tego, aby okazać zazdrość względem tych, którzy zostali powołani, aby dzielić z nim godność i odpowiedzialność, okazuje zadowolenie z tego i pragnie, aby cały naród Boży otrzymał ten święty przywilej. W drugim wypadku zamiast tego, aby chować w sercu gniew na swojego brata i na swoją siostrę, jest gotów, aby wstawiać się za nimi przed Bogiem. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza, proszę Panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak marny płód, który na pół zgniły wychodzi z łona matki. Wtedy błagał Mojżesz głośno Jachwę o Boże, spraw, by znowu stała się zdrowa. Tutaj oglądamy Mojżesza, który jest wypełniony duchem swojego nauczyciela, stawia się za tymi, którzy go tak bardzo źle potraktowali. To było zwycięstwo człowieka pełnego pokory i uniżenia, zwycięstwo łaski. Człowiek, znający należne jemu miejsce w obecności Bożej, może w ogóle nie zwracać uwagi na wszelkiego rodzaju złorzeczenie. On zupełnie nie jest z tego powodu oburzony, chociaż jest zasmucony, ale powodem smutku jest tamtych, którzy mówią przeciwko niemu. On może przebaczyć w każdej chwili, on nie waha się ani chwili, on nie jest zajęty tylko samym sobą, on wie... Że nikt na świecie nie jest w stanie, by go zdegradować i dać mu pozycję o wiele niższą, niż dał mu Bóg. Dlatego też, jeżeli ktoś mówi coś przeciwko niemu, on może tylko w pokorze skłonić głowę i iść dalej swoim szlakiem, powierzając samego siebie temu, który sądzi sprawiedliwie, a który każdemu odda według uczynków jego. Taką jest prawdziwa godność. Niech więc pomoże nam Bóg, abyśmy mogli to wszystko zastosować. W swoim życiu wtedy będziemy bardzo lekko mogli znieść różnego rodzaju posądzenia tych, którzy będą chcieli poddawać nas krytyce własnemu osądzaniu o naszym zadaniu pracy i tym podobnie. A nawet więcej, będziemy mogli wznieść gorącą modlitwę Bogu za naszych wrogów, a tym samym sprowadzając na nich błogosławieństwo, jak też i na nas samych. W końcowych wersetach tego rozdziału znajduje się potwierdzenie znaczenia tego pierwowzoru, o którym już była mowa. Jahwe rzekł do Mojżesza: Gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałaby się przez siedem dni wstydzić? Tak, ma być ona wyłączona przez siedem dni z obozu, a potem może znowu powrócić. Zgodnie z tym, została Miriam na siedem dni wyłączona z obozu. Lud jednak nie ruszył dalej, zanim Miriam nie została przyjęta z powrotem. Następnie lud wyruszył z Kaserot i rozbił obóz na pustyni Paran, od 14 do 16 wiersza.